Rozdział XIV. Maj to był dziwny miesiąc. W gazetach i telewizji wciąż mówili o tym, co nazywano prawem do śmierci. Jakaś kobieta, cierpiąca na wyniszczającą chorobę, prosiła, żeby prawo mogło chronić jej męża, gdyby pomógł jej w podróży do Dignitas, jeśli jej cierpienie stanie się nie do zniesienia. Młody piłkarz popełnił samobójstwo, przekonawszy wcześniej rodziców, żeby go tam zabrali. Zajęła się tym policja. W Izbie Lordów miała się odbyć debata na ten temat. Oglądałam wiadomości i słuchałam prawnych argumentów zwolenników ochrony życia oraz wybitnych filozofów moralności, i właściwie nie wiedziałam, co mam myśleć. To wszystko wydawało się w dziwny sposób, zupełnie niepowiązane z Welem. Tymczasem zaczęliśmy coraz częściej wychodzić z domu i wybieraliśmy się coraz dalej. Byliśmy w teatrze przy tej samej ulicy, żeby zobaczyć pokaz tradycyjnego tańca angielskiego. Will patrzył na dzwoneczki i haftowane chustki do nosa tancerzy z absolutnie kamienną twarzą, ale najwyraźniej kosztowało go to wiele wysiłku, że aż lekko podróżowiał. Pewnego wieczoru pojechaliśmy na plenerowy koncert do jednej z pobliskich rezydencji. Coś bardziej dla niego niż dla mnie. A raz do multiplexu, gdzie, ponieważ zbyt pobieżnie przeczytałam opis filmu, trafiliśmy na historię o śmiertelnie chorej dziewczynie. Wiedziałam jednak, że on też ogląda wiadomości. Od kiedy zainstalowaliśmy nowe oprogramowanie, częściej korzystał z komputera i nauczył się poruszać kursorem, przeciągając kciukiem po wskaźniku dotykowym. Dzięki temu żmudnemu ćwiczeniu mógł czytać dzienniki online. Kiedy pewnego ranka przyniosła mu herbatę, akurat czytał o tym młodym piłkarzu. Artykuł szczegółowo opisywał kolejne kroki, jakie musiał podjąć, żeby doprowadzić do własnej śmierci. Kiedy usłyszał, że stoję mu za plecami, zgasił ekran, a ja poczułam się jakby gdzieś w piersi, uwięzła mi jakaś gula, która zniknęła dopiero po pół godzinie. Znalazłam ten sam artykuł w internecie w bibliotece. Zaczęłam czytać gazety i coraz lepiej orientowałam się, które teksty sięgają głębiej. Nie zawsze najbardziej użyteczne były informacje sprowadzone do gołych faktów. Tabloidy nie zostawiły suchej nitki na rodzicach tamtego piłkarza. Jak mogli pozwolić mu umrzeć? Krzyczało na Ja właściwie czułam podobnie. Leo McInerney miał 24 lata. Żył ze swoim kalectwem przez prawie 3 lata, niedużo dłużej niż Will. Chyba był za młody, żeby uznać, że nie zostało już nic, dlaczego warto żyć. A potem przeczytałam to samo, co Will. Nie opinię, ale rzetelnie napisany artykuł o tym, co właściwie wydarzyło się w życiu tego młodego człowieka. Autor najwyraźniej kontaktował się z jego rodzicami. Powiedzieli mu, że Lio grał w piłkę już jako trzylatek. Futbol był całym jego życiem. Został inwalidą w wypadku zdarzającym się, jak to określili, raz na milion, kiedy podczas bloku coś poszło nie tak. Próbowali wszystkiego, żeby dodać mu otuchy, dać mu poczucie, że jego życie wciąż ma wartość. Ale on pogrążył się w depresji. Był sportowcem, który nie tylko nie mógł uprawiać sportu, ale w ogóle się ruszać, a nawet niekiedy oddychać bez pomocy. Nic nie sprawiało mu przyjemności. Jego życie było pełne bólu, nękały go infekcje, był zależny od nieustannej pomocy innych. Tęsknił za przyjaciółmi, ale nie chciał się z nimi widzieć. Powiedział swojej dziewczynie, że ma go nie odwiedzać. Codziennie mówił rodzicom, że nie chce już żyć. Powiedział im też, że przyglądanie się jak inni ludzie żyją życiem chociaż w połowie takim, jakie planował dla siebie, jest nie do zniesienia, że to jak tortura. Dwukrotnie próbował zagłodzić się na śmierć, aż trafił do szpitala, a kiedy wrócił do domu, błagał rodziców, żeby udusili go we śnie. Kiedy to przeczytałam, siedziałam w bibliotece wciskając sobie w oczy kostki palców, aż wreszcie mogłam oddychać bez szlochu. Tatę wyrzucili z pracy. Przyjął to bardzo dzielnie. Tego popołudnia wrócił do domu, przebrał się w koszulę i krawat, po czym znów pojechał autobusem do centrum, żeby się zarejestrować w urzędzie pośrednictwa. Powiedział mamie, że weźmie cokolwiek, chociaż jest fachowcem z wieloletnim doświadczeniem. Chyba nie stać nas teraz na kaprysy, stwierdził ignorując protest mamy. Ale jeśli mnie było ciężko dostać pracę, Pięćdziesięciopięciolatek, który przez całe życie pracował w jednym miejscu, miał jeszcze mniejsze szanse. Nie chcieli go nawet na magazyniera czy ochroniarza, jak powiedział zdesperowany, kiedy wrócił do domu po kolejnej serii rozmów. Woleli jakiegoś nieodpowiedzialnego, zasmarkanego siedemnastolatka, bo rząd dopłacał do jego pensji zamiast dojrzałego faceta z udokumentowanym doświadczeniem. Po dwóch tygodniach porażek postanowili z mamą, że oboje złożą podanie o zasiłek żeby jakoś przetrwać i całymi wieczorami ślęczeli nad niezrozumiałymi, pięćdziesięciostronicowymi formularzami, w których pytano, ile osób korzysta z ich pralki, kiedy ostatnim razem wyjeżdżali za granicę. Tato uznał, że w jakimś 1988. Włożyłam pieniądze od łyla do puszki na gotówkę w szafce kuchennej. Pomyślałam, że może da im to trochę poczucia bezpieczeństwa. Ale kiedy obudziłam się rano, Znalazłam banknoty w kopercie wsuniętej pod drzwi. Przyjechali turyści. Miasto zaczęło się zapełniać. Pan trejnor mniej teraz bywał w domu. W miarę jak na zamku pojawiało się coraz więcej odwiedzających, coraz później wracał z pracy. Pewnego czwartkowego popołudnia zobaczyłam go w mieście, kiedy wracałam do domu, wstąpiwszy po drodze do pralni. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, poza faktem, że obejmował jakąś rudą kobietę. Która z pewnością nie była panią trener. Na mój widok puścił ją, jakby była gorącym kartoflem. Odwróciłam się, udając, że oglądam wystawę sklepu, bo sama nie wiedziałam, czy chcę, żeby on wiedział, że ich widziałam, i starałam się więcej o tym nie myśleć. W ten sam piątek, kiedy mój tato stracił pracę, do Willa przyszło zaproszenie. Na ślub Aliszy i Ruperta. Ściślej mówiąc, zaproszenie było od państwa dealerów. Rodziców Alisi, którzy zapraszali Willa na ślub ich córki z Rupertem Freswellem. Zaproszenie przyszło w ciężkiej pergaminowej kopercie z programem uroczystości oraz potężną listą prezentów ślubnych do kupienia w sklepach, o których nigdy w życiu nie słyszałam. Matupet, stwierdziłam, przyglądając się złotym literom i pozłatanym brzegom sztywnej kartki. Mam to wyrzucić? Zrób z tym, co chcesz. Cała postawa Willa wyrażała stanowczą obojętność. Przyjrzałam się liście prezentów. Ale w każdym razie, co to u diabła jest kusku sera. Może chodziło o to, jak szybko się odwrócił i zajął klawiaturą komputera. A może o ton jego głosu, ale z jakiegoś powodu nie wyrzuciłam zaproszenia. Włożyłam je starannie do jego segregatora w kuchni. Will dał mi kolejny zbiór opowiadań który zamówił przez Amazon oraz egzemplarz Czerwonej Królowej. Wiedziałam od razu, że to zupełnie nie jest książka dla mnie. Tu nie ma żadnej historii, powiedziałam, gdy przeczytałam opis na okładce. No to co? Odparł Will. Wysil się trochę. Spróbowałam. Nie dlatego, żebym miała szczególną ochotę czytać o genetyce, ale dlatego, że inaczej dręczyłby mnie w nieskończoność. Ostatnio właśnie tak robił. Właściwie to był z niego trochę terrorysta. A co było już naprawdę wkurzające? Przepytywał mnie z lektur, żeby sprawdzić, czy naprawdę czytałam. Nie jesteś moim nauczycielem, marudziłam. Dzięki Bogu, odpowiadał ze szczerą ulgą. Ta książka, którą co zaskakujące czytało się całkiem nieźle, była o czymś w rodzaju walki o przetrwanie. Zdaniem autora kobiety wcale nie wiążą się z facetami, dlatego że ich kochają. Samite danego gatunku, zawsze wybierają najsilniejszych samców, żeby ich potomstwo miało jak największe szanse. Nic nie mogą na to poradzić. Tak to już jest w przyrodzie. Nie zgadzałam się z tym. I nie podobała mi się cała argumentacja. To, do czego chciał mnie przekonać autor, miało nieprzyjemny podtekst. Z jego punktu widzenia, Will był fizycznie słaby, uszkodzony, biologicznie zbędny. Jego życie stawało się bezwartościowe. Ględził o tym bez końca przez prawie całe popołudnie, kiedy czytałam tę książkę, aż wreszcie nie wytrzymałam. Jest coś, czego ten cały Matt Ridley chyba nie wziął pod uwagę, powiedziałam. Will podniósł głowę z nad ekranu. Czyżby? A jeśli ten genetycznie najlepszy samiec jest w gruncie rzeczy głupim dubkiem? W trzecią sobotę maja przyjechali do domu Trina z Thomasem. Nie zdążyli jeszcze podejść do furtki, kiedy mama już biegła po ścieżce. Ściskając Tomasa wołała, że mogłaby przysiąc, że przez ten czas, kiedy ich nie było, urósł kilkanaście centymetrów. Zmienił się, teraz jest taki dorosły, to prawie mały mężczyzna. Trina obcięła włosy i wyglądała dziwnie elegancko. Miała na sobie żakiet, którego nie widziałam wcześniej i sandały z pasków. Przyłapałam się na wrednej myśli: skąd wzięła na to kasę? I jak tam Zapytałam, kiedy mama chodziła z Tomasem po ogrodzie, pokazując mu żaby w maleńkiej sadawce. Tato oglądał z dziadkiem mecz, wykrzykując, że znów przegapili szansę na gola. Wspaniale, naprawdę fajnie, to znaczy. Mm, ciężko, kiedy nie ma mi kto pomóc przy Tomasie, ale on dopiero po jakimś czasie oswoił się z przedszkolem. Nachyliła się do mnie. Tylko nie mów mamie. Powiedziałam jej, że wszystko poszło bez problemu. Ale studia ci się podobają. Trina uśmiechnęła się szeroko. Jest super. Nie masz pojęcia, jaka to przyjemność znów używać mózgu. Czuję się, jakby od bardzo dawna brakowało mi tego dużego kawałka i jakbym znów go znalazła. Czy to brzmi pretensjonalnie? Potrząsnęłam głową. Naprawdę cieszyłam się, że jest zadowolona. Chciałam jej powiedzieć o bibliotece, komputerach i o tym, co już zrobiłam dla Willa. Ale uznałam, że powinnam skupić się na niej. Siedziałyśmy na składanych krzesłach pod obszarpaną markizą i sączyłyśmy herbatę. Jej palce miały wreszcie normalny kolor. Mama tęskni za tobą, powiedziałam. Teraz już będziemy przyjeżdżać na większość weekendów. Ja po prostu potrzebowałam, lu. Nie chodziło tylko o to, żeby Tomas oswoił się z nowym miejscem. Potrzebowałam trochę czasu, żeby oddalić się od tego wszystkiego. Chciałam mieć czas, żeby stać się kimś innym. Wyglądała, jakby rzeczywiście była trochę inną osobą. To było dziwne. Wystarczyło kilka tygodni nieobecności, a już nie była taka swojska i znajoma jak dawniej. Czułam, że moja siostra jest na drodze do tego, by stać się kimś, kogo jeszcze nie znam. Miałam też dziwne przeczucie, że zostaje w tyle. Mama mówiła mi, że twój facet na wózku był u nas na kolacji. To nie jest mój facet na wózku. Ma na imię Will. Przepraszam, Will. I jak ci idzie z naszą starą listą ratunkową? Tak sobie. Niektóre wycieczki udały się bardziej, inne mniej. Opowiedziałam jej o porażce z wyścigami konnymi i o tym, jak nieoczekiwanym triumfem okazał się koncert skrzypcowy. Powiedziałam jej o naszych piknikach. A kiedy zdałam jej relację z urodzin, roześmiała się. Myślisz, że. Widziałam, jak szuka najlepszego słowa. Myślisz, że wygrasz? Tak jakby to był jakiś konkurs. Urwałam kwiatek kapryfolium i zaczęłam obrywać płatki. Nie wiem. Chyba muszę przyspieszyć działania. Powiedziałam jej, co pani trainer sądzi o wyjazdach za granicę. Nie wierzę, że poszłaś na koncert skrzypcowy. Kto jak kto, ale ty? Na dodatek mi się podobało uniosła brwi. Naprawdę! To było poruszające. Przyjrzała mi się uważnie. Mama mówi, że on jest naprawdę miły. Bo jest. I przystojny. Uszkodzenie kręgosłupa nie znaczy, że człowiek zmienia się w Quasimodo. Tylko nie mów nic o tym, jaka to szkoda, pomyślałam. Ale moja siostra jest chyba na to za inteligentna. W każdym razie mama była bardzo zaskoczona. Chyba spodziewała się quasi moda. W tym właśnie problem, Trin, stwierdziłam i wylałam resztę herbaty na kląb. Ludzie zwykle tak myślą. Mama przy kolacji była wesoła jak skowronek. Zrobiła lasagne, ulubione danie Triny. A Tomasowi pozwolono w drodze wyjątku zostać do późna. Jedliśmy, śmialiśmy się i rozmawialiśmy na bezpieczne tematy, takie jak piłka nożna, moja praca, koledzy Trini ze studiów. Mama chyba ze sto razy zapytała Trinę, czy jest pewna, że da sobie radę, czy nie potrzeba jej czegoś dla Tomasa? Tak, jakby mieli cokolwiek na zbyciu. Cieszyłam się, że uprzedziłam Trinę, jak fatalnie jest z kasą. Odmówiła im z wdziękiem i przekonaniem. Dopiero później zapytałam ją, czy mówiła prawdę. W środku nocy obudził mnie płacz. To był Tomas w małym pokoiku. Słyszałam, jak Trina stara się go uspokoić utulić. Jak zapala i gasi światło, ustawia inaczej łóżko. Leżałam w ciemności, patrząc na sączące się przez żaluzję smugi światła latarni, układające się na świeżo pomalowanym suficie i czekałam, aż zapadnie cisza. Ale ten sam piskliwy płacz rozległ się znów o drugiej. Po chwili usłyszałam, jak mama skrada się korytarzem i jak rozmawiają z Triną półgłosem. Potem nareszcie Tomas ucichł. O czwartej Obudziło mnie skrzypnięcie otwieranych drzwi. Zamrugałam nieprzytomnie, odwracając się w stronę światła. W drzwiach zobaczyłam sylwetkę Tomasa. Za duża piżamka plątała mu się wokół nóg. Ulubiony kocyk ciągnął za sobą po podłodze. Nie widziałam jego twarzy, ale stał niepewnie, jakby nie wiedział co ma teraz zrobić. Gdy podreptał w moją stronę, zobaczyłam, że wciąż na wpół śpi. Szedł potykając się z kciukiem w buzi. Przyciskając do siebie ukochany kocyk, odchyliłam kołdrę, a on wlazł do łóżka obok mnie. Jego zmierzwiona główka zakopała się w drugiej poduszce, po czym zwinął się w kłębek. Przykryłam go kołdrą, a potem leżałam patrząc na niego i podziwiając, jak ufnie i szybko zapadł w sen. Dobranoc, malutki, wyszeptałam i pocałowałam go w czoło. A on wsunął pulchną rączkę i złapał w garść mój t-shirt. Tak. Jakby chciał mieć pewność, że nie zniknę. Jakie było najfajniejsze miejsce, w którym kiedykolwiek byłeś? Siedzieliśmy pod wiatą, czekając, aż ustanie nagła ulewa żebyśmy mogli przejść się po ogrodach na tyłach zamku. Łyl nie lubił głównych ogrodów. Za dużo ludzi gapiło się na niego. Ale ogrody warzywne, odwiedzane przez nielicznych, były jednym z ukrytych skarbów zamku. Ustronne sady i warzywniki przedzielały wysypane drobnym żwirem ścieżki, na których wózek Willa radził sobie zupełnie nieźle. Pod jakim względem? I co to jest? Nalałam z termosu trochę zupy i przesunęłam mu do ust. Pomidorowa. Ok, rany, ale gorące. Daj mi chwilę. Zmrużył oczy patrząc w dal. Kiedy skończyłem trzydzieści lat, wszedłem na kilimandżaro. To było naprawdę niesamowite. To wysoko. Szczyt chóru ma niecałe sześć tysięcy metrów nad poziomem morza. Ostatnie 300 metrów prawie się czołgałem. Wysokość daje człowiekowi w kość. Zimno było? Nie, uśmiechnął się. To nie Everest. W każdym razie nie o tej porze roku. Zapatrzył się w dal. Na chwilę zatopiony we wspomnieniach. Pięknie tam było. Nazywają to dachem Afryki. Tam na górze człowiekowi wydaje się, że może zobaczyć koniec świata. Milczał przez chwilę. Obserwowałam go, zastanawiając się, gdzie jest teraz. Kiedy prowadziliśmy takie rozmowy, przypominał trochę jednego z chłopaków z mojej klasy, który odsuwał się od nas, odpływając myślami gdzieś daleko. Gdzie ci się jeszcze podobało? W zatoce Trododus na Mauritiusie. Cudowni ludzie, piękne plaże, fantastyczne miejsca do nurkowania. Hmm. W Parku Narodowym w Tsavo w Kenii, gdzie ziemia jest zupełnie czerwona i gdzie są dzikie zwierzęta. W Parku Yosemite w Kalifornii. Urwiska są tak wysokie, że mózg ledwo to ogarnia. Opowiedział mi o wspinaczce i o nocy spędzonej na półce skalnej na wysokości kilkuset metrów, gdzie musiał przyczepić śpiwór do skały, bo inaczej, gdyby we śnie przewrócił się na drugi bok, skończyłoby się to katastrofą. Właśnie opisałeś mój najgorszy koszmar. Ale lubię też miasta. Bardzo podobało mi się w Sydney. Terytoria północne, Islandia. Jest takie miejsce, całkiem niedaleko lotniska, gdzie można się kąpać w wulkanicznych, gorących źródłach. Dziwny krajobraz, jak po wojnie atomowej. I podróż przez środkowe Chiny. Pojechałem w takie miejsce, jakieś dwa dni jazdy od stolicy prowincji Szechuan, gdzie miejscowi pluli na mnie, bo jeszcze nigdy nie widzieli białego człowieka. Jest jakieś miejsce, gdzie jeszcze nie byłeś? Wypił łyk zupy. Korea Północna? zastanowił się. Och, nigdy nie byłem w Disneylandzie. Może być? Ani nawet w Euro Disneylandzie. Ja kiedyś zarezerwowałam bilet do Australii, ale nigdy tam nie poleciałam. Spojrzał na mnie zaskoczony. Coś mi przeszkodziło, ale nie o to chodzi. Może tam pojadę któregoś dnia. Nie może. Musisz się stąd wydostać, Clark. Obiecaj mi, że nie spędzisz całego swojego życia w tej cholernej parodii pocztówki. Mam ci obiecać? Dlaczego? Starałam się utrzymać bez troski ton. Dokąd się wybierasz? Po prostu nie mogę znieść myśli, że zostaniesz tu na zawsze. Przełknął ślinę. Za inteligentna jesteś na to. Za bardzo interesująca. Spojrzał w bok. Człowiek ma tylko jedno życie. I właściwie ma obowiązek wykorzystać je najlepiej jak się da. Okej. Okay. Powiedziałam ostrożnie. W takim razie powiedz mi, dokąd powinnam pojechać. Dokąd ty byś pojechał, gdybyś mógł? Teraz? Teraz. I nie wolno ci powiedzieć, że na Kilimandżaro. To musi być takie miejsce, żebym mogła sobie wyobrazić, że ja tam pojadę. Kiedy z twarzy łyla znikało napięcie, wyglądał zupełnie inaczej. Teraz uśmiechał się, mrużąc oczy z zadowoleniem. Paryż. Siedziałbym przed kawiarnią w Le Marais, Pił kawę i jadł ciepłe kruasanty z solonym masłem i dżemem truskawkowym. Le Marais? To taka mała dzielnica w centrum Paryża. Pełno tam brukowanych uliczek, obdrapanych kamienic, gejów, ortodoksyjnych Żydów i kobiet w pewnym wieku, które kiedyś wyglądały jak Brigitte Bardot. Mógłbym tam zamieszkać. Odwróciłam się do niego, ściszając głos. Moglibyśmy się tam wybrać, powiedziałam. Pojechalibyśmy pociągiem. To nie byłoby trudne. Może nawet Nathan nie musiałby z nami jechać. Nigdy nie byłam w Paryżu. Strasznie chciałabym go zobaczyć. Naprawdę bym chciała. Zwłaszcza z kimś, kto już tam był. Co ty na to, Will? Już widziałam siebie w tej kawiarence. Przy tym stoliku, może jak podziwiam parę nowych francuskich butów, kupionych w małym, eleganckim butiku, Albo jak skubię ciastka umalowanymi na czerwono paznokciami. Już prawie czułam smak kawy i zapach gulłazów, które palił ktoś przy stoliku obok. Nie. Co? Dopiero po chwili wróciłam do rzeczywistości za tego stolika przed kawiarnią. Nie. Ale właśnie powiedziałeś, nic nie rozumiesz, Clark. Nie chcę tam jechać w tym... Tym czymś wskazał na wózek. Głos mu się lekko załamał. Chciałbym pojechać do Paryża jako ja, jako dawny ja. Chciałbym siedzieć na krześle, odchylając się na oparcie w swoich ulubionych ciuchach, żeby ładne francuskie dziewczyny zerkały na mnie, przechodząc, tak jak na każdego innego siedzącego tam faceta, a nie żeby szybko odwracały wzrok, kiedy zdadzą sobie sprawę, że jestem mężczyzną w jakiejś przerośniętej spacerówce. Ale moglibyśmy spróbować. Odważyłam się. Może to nie będzie. Nie. Nie moglibyśmy. Bo w tej chwili mogę zamknąć oczy i wiem dokładnie, jak to jest być na ruinę Frank Bourgeois z papierosem w ręku, kiedy przede mną stoi wysoka zimna szklanka z sokiem pomarańczowym. Czuję zapach smażonego dla kogoś steku z frytkami. Słyszę w oddali warkot skutera. Znam doskonale wszystkie te wrażenia. Przełknął ślinę. Jeśli tam pojedziemy, ja w tym cholernym urządzeniu. Wszystkie te wspomnienia, te wrażenia zostaną zatarte przez walkę, żeby dostać się do stolika, przedostać się przez paryskie krawężniki i taksówkarzy, którzy nie będą chcieli nas zabrać, oraz cholerną wtyczkę od wózka, która nie pasuje do francuskich kontaktów okej? Okay? Usłyszałam w jego głosie ostrzejszy ton. Zakręciłam termos, patrząc uważnie na swoje buty, bo nie chciałam, żeby zobaczył moją twarz. Okej, okay, powiedziałam. Okej. Okay. Uel wziął głęboki oddech. Poniżej zatrzymał się autokar, żeby wypluć z siebie kolejną grupkę turystów. Patrzyliśmy w milczeniu, jak wysiadają z autobusu i posłusznie wchodzą gęsiego do zamku, wygapić się na ruiny z innej epoki. Chyba zdał sobie sprawę, że jestem trochę przygnębiona, bo nieco pochylił się ku mnie. Jego twarz złagodniała. No więc, Clark, deszcz chyba ustał. Dokąd pójdziemy dziś po południu? Może do labiryntu? Nie, powiedziałam szybciej, niż bym chciała, i zauważyłam spojrzenie Willa. Masz klaustrofobię? Coś w tym rodzaju. Zaczęłam zbierać nasze rzeczy. Wracajmy do domu. W następny weekend w środku nocy zeszłam na dół, żeby napić się wody. Nie mogłam spać i doszłam do wniosku, że lepiej już wstać, niż leżeć w łóżku i odpędzać kłębiące się myśli. Nie lubiłam takich nocy. Mimowolnie zastanawiałam się wtedy, czy Will też śpi w domu po drugiej stronie zamku, i w wyobraźni wkraczałam w świat jego myśli. Było to mroczne miejsce. Taka była prawda. Nie posuwałam się ani trochę naprzód. Czas upływał, tymczasem mnie nie udało się nawet go przekonać, żebyśmy pojechali do Paryża. A kiedy mi powiedział, dlaczego nie chce jechać, trudno mi było się z nim sprzeczać. Miał powód, żeby odmówić jakiegokolwiek dłuższego wyjazdu, który bym mu zaproponowała. A ponieważ nie mogłam mu powiedzieć, dlaczego tak bardzo zależy mi na tym, żeby gdzieś z nim pojechać, nie miałam żadnych argumentów. Kiedy miałam salon, usłyszałam jakiś dźwięk. Stłumiony kaszel, a może okrzyk. Zatrzymałam się, wróciłam i delikatnie popchnęłam drzwi. Na podłodze w salonie, na poduszkach z kanapy tworzących prowizoryczne łóżko, leżeli moi rodzice pod gościnną kołdrą z głowami na wysokości kominka. Przez chwilę patrzyliśmy na siebie w półmroku, szklanka nawet nie drgnęła mi w ręku. To. co wy tu robicie? Mama podniosła się, opierając się na łokciu. Cii, mów ciszej. My zerknęła na tatę. Uznaliśmy, że mamy ochotę na zmianę. Co takiego? Że mamy ochotę na zmianę. Znów zerknęła na tatę, szukając wsparcia. Oddaliśmy trynie nasze łóżko. Powiedział tato. Miał na sobie stary niebieski podkoszulek podarty na ramieniu. Włosy sterczały mu z jednej strony. Ona i Tomas nie czuli się dobrze w tym pokoiku. Powiedzieliśmy im, że mogą spać w naszym. Ale nie możecie tu spać. Na pewno nie jest wam wygodnie. Wszystko jest okej, okay, kochanie, zapewnił mnie tato. Naprawdę. A potem, kiedy stałam w otępieniu, próbując coś zrozumieć, dodał. Tylko w weekendy. A ty nie możesz spać w tej klitce. Musisz się wyspać, w końcu. przełknął ślinę. W końcu tylko ty pracujesz w tym domu. Mój ojciec nie mógł spojrzeć mi w oczy. Wracaj do łóżka lu. No już. Wszystko w porządku. Mama właściwie mnie wygoniła. Weszłam na górę, bezgłośnie stąpając bosymi nogami po dywanie. Słyszałam, jak rodzice rozmawiają jeszcze przez chwilę ściszonymi głosami. Zawahałam się przed pokojem rodziców, skąd dobiegał teraz dźwięk, którego nie słyszałam wcześniej. Ciche chrapanie Tomasa. Potem powoli poszłam z powrotem do swojego pokoju i starannie zamknęłam za sobą drzwi. Leżałam w za dużym łóżku i patrzyłam przez okno na latarnię. Aż wreszcie nad ranem udało mi się złapać kilka cennych godzin snu. W moim kalendarzu zostało 79 dni. Znów zaczęłam się niepokoić. I nie tylko ja. Pani Trajnor poczekała, aż Nathan zajmie się Willem podczas lunchu, po czym poprosiła, żebym poszła za nią do głównej części domu. W salonie kazała mi usiąść i zapytała, jak stoją sprawy. Cóż, dużo więcej wychodzimy. Skinęła głową, jakby się zgadzając. Rozmawia też więcej niż kiedyś? Może z tobą? Zaśmiała się krótko, ale właściwie to nie był śmiech. Czy rozmawiałaś z nim o wyjeździe za granicę? Jeszcze nie, ale to zrobię. Chodzi o to, że wie pani jaki on jest. Naprawdę nie mam nic przeciwko temu, powiedziała. Gdybyście chcieli gdzieś pojechać. Wiem, że nie byliśmy zbyt entuzjastycznie nastawieni do twojego pomysłu, ale dużo rozmawialiśmy i oboje się zgadzamy. Siedziałyśmy w milczeniu. Podała mi kawę w filiżance na spodeczku. Upiłam łyk, czując się ze spodeczkiem na kolanach, jakbym miała sześćdziesiąt lat. Łyl mówił mi, że odwiedził cię w domu. Tak, to były moje urodziny. Rodzice zrobili kolację na moją cześć. I jak się zachowywał? Dobrze, naprawdę dobrze był bardzo miły dla mojej mamy. Nie mogłam powstrzymać uśmiechu na samo wspomnienie. Chodzi o to, że mamie jest trochę smutno, bo moja siostra i jej synek wyprowadzili się z domu. Mama tęskni za nimi. Myślę, że chciał, żeby przez jakiś czas myślała o czymś innym. Pani Trajnor wyglądała na zdziwioną. To bardzo wykazał się dużą troską. Moja mama też tak uważa. Zamieszała kawę. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz Will zgodził się zjeść z nami kolację. Przepytywała mnie jeszcze trochę. Oczywiście nigdy nie pytała wprost. To nie było w jej stylu. Ale ja nie mogłam powiedzieć jej tego, czego chciała. W niektóre dni sądziłam, że Will jest weselszy, chętnie wychodził, przekomarzał się ze mną, prowokował mnie intelektualnie, wydawał się nieco bardziej zainteresowany światem poza swoją przybudówką. Ale co ja naprawdę wiedziałam? Wyczuwałam w nim ogromny, utajony świat wewnętrzny. Do którego nie pozwalał mi nawet zajrzeć. Przez ostatnie kilka tygodni miałam niepokojące uczucie, że ten świat się powiększa. Wydaje się nieco pogodniejszy, powiedziała. Zabrzmiało to niemal tak, jakby próbowała przekonać samą siebie. Chyba tak? To była ogromna satysfakcja, zerknęła na mnie. Zobaczyć go prawie takim, jakim był kiedyś. Doskonale zdaję sobie sprawę, że tę poprawę, Zawdzięczamy Tobie. Nie tylko mnie. Ja nie potrafiłam do niego dotrzeć. Nie umiałam się do niego zbliżyć. Postawiła filiżankę na spodku na kolanach. Will jest szczególnym człowiekiem. Od kiedy stał się nastolatkiem, zawsze musiałam walczyć z poczuciem, że w jego oczach zrobiłam coś złego. Ale nigdy nie byłam pewna, co takiego. Próbowała się zaśmiać. Ale to znów wcale nie był śmiech. Zerknęła na mnie, po czym odwróciła wzrok. Udawałam, że piję kawę, chociaż moja filiżanka była już pusta. Masz dobry kontakt z mamą, Luisa? Tak. Odparłam, po czym dodałam. To moja siostra doprowadza mnie do szału. Pani trejnor wyjrzała za okno, gdzie zaczął kwitnąć jej ukochany ogród, a kwiaty tworzyły gustowną mieszankę różów, fioletów i błękitów. Mamy tylko dwa i pół miesiąca powiedziała nie odwracając głowy. Odstawiłam filiżankę na stół, starając się nie stuknąć. Staram się jak mogę, pani trejnor. Wiem Luisa. Skinęła głową. Uznałam, że mogę już iść. Leo McInerney zmarł 22 maja. W jakimś anonimowym mieszkaniu w Szwajcarii. Mając na sobie ulubioną koszulkę piłkarską, z rodzicami u jego boku. Jego młodszy brat nie chciał z nimi jechać, ale wydał oświadczenie, że nie było nikogo, kto byłby bardziej kochany ani bardziej wspierany, niż jego brat. Lio wypił mętny roztwór ze śmiertelną dawką barbituranów o 15:47 i, jak powiedzieli jego rodzice, po kilku minutach zapadł w głęboki sen. Chwilę po 16 tego popołudnia został uznany za zmarłego przez obserwatora, który był świadkiem całej procedury, filmowanej też kamerą wideo, żeby zapobiec jakimkolwiek podejrzeniom działania na szkodę. Wyglądał, jakby wreszcie odzyskał spokój, powiedziała podobno jego matka. To jedno mnie trzyma. Rodzice Lio byli trzykrotnie przesłuchiwani przez policję i groził im proces. Dostawali pełne nienawiści listy. Ona wyglądała, jakby postarzała się o dwadzieścia lat, a jednak w wyrazie jej twarzy było coś jeszcze, oprócz żalu, gniewu, niepokoju i wyczerpania. Była to głęboka, głęboka ulga. Nareszcie znów był sobą. Rozdział piętnasty. Jak tam, Clark? Co ekscytującego zaplanowałaś sobie na wieczór? Byliśmy w ogrodzie. Nathan zajmował się fizjoterapią Willa, delikatnie unosząc mu kolana w kierunku klatki piersiowej i opuszczając je z powrotem. Podczas gdy Will leżał na kocu z twarzą zwróconą do słońca i rozpostartymi ramionami, tak jakby się opalał. Siedziałam obok na trawie, jedząc kanapki. Ostatnio przestałam właściwie wychodzić na lunch. Dlaczego pytasz? Z ciekawości. Ciekaw jestem, co robisz, kiedy cię tu nie ma. No cóż. Mam dziś krótki trening zaawansowanych sztuk walki, a potem lecę helikopterem na kolację do Monte Carlo. Może po drodze wpadnę do Cannes na drinka? Jeśli spojrzysz w górę około drugiej, to ci pomacham, jak będę przelatywać. Powiedziałam. Rozłożyłam kanapkę, sprawdzając, co jest w środku. Pewnie skończę czytać książkę. Will zerknął na Neitana. Wisisz mi dziesiątaka, oznajmił z szerokim uśmiechem. Neitan sięgnął do kieszeni. Znowu, powiedział. Patrzyłam na nich zdumiona. Znowu co? zapytałam, gdy Neitan włożył pieniądze do ręki Willa. Zapewniał, że będziesz czytać książkę. Ja powiedziałem, że będziesz oglądać telewizję. On zawsze wygrywa. Kęs kanapki uwiązł mi w ustach. Zawsze? Zakładacie się o to, jakie mam nudne życie? Tak. tak byśmy tego nie nazwali, odparł Will, ale jego lekko skruszone spojrzenie mówiło co innego. Wyprostowałam się. Wyjaśnijmy to sobie. Zakładacie się o pieniądze, czy w piątkowy wieczór będę czytać książkę czy oglądać telewizję? Nie, zaprzeczył Will. Ja obstawiałem jeszcze, że będziesz patrzeć jak pan maratończyk biega. Nathan puścił nogę Willa. Podniósł jego ramię i zaczął je masować od nadgarstka w kierunku barku. A gdybym powiedziała, że będę robić coś zupełnie innego. Ale nigdy tego nie robisz, odparł Nathan. A właściwie to mnie się należy. Wyjęłam pieniądze z dłoni Willa, bo dziś wieczór się myliliście. Sama mówiłaś, że będziesz czytać książkę. Zaprotestował. Ale teraz mam to, odrzekłam, wymachując dziesięciofuntowym banknotem. I pójdę do kina. No i macie prawo nieprzewidzianych konsekwencji, czy jak to się tam nazywa. Wstałam, włożyłam pieniądze do kieszeni, po czym wsypałam resztki lunchu do brązowej papierowej torebki. Uśmiechałam się, kiedy od nich odchodziłam. Ale co dziwne, z niepojętego dla mnie samej powodu oczy piekły mnie od łez. Tego ranka, przed pójściem do Granta House, przez godzinę siedziałam nad moim kalendarzem. W niektóre dni tylko patrzyłam na niego, siedząc w łóżku, i z magicznym markerem w ręku starałam się wymyślić, dokąd mogłabym zabrać Wyla. Wciąż nie byłam przekonana, czy uda mi się go nakłonić do dalszych podróży. Już wizja wyjazdu z noclegiem, nawet gdyby pomagał nam Nathan, wydawała mi się nieco przerażająca. Przejrzałam lokalną gazetę, Zerkając na informacje o meczach piłki nożnej i wiejskich festynach, ale obawiałam się, że tak jak podczas fatalnego wyjazdu na wyścigi, koła wózka Łyla mogą ugrzęznąć w trawie. Obawiałam się też, że w tłumie może czuć się zanadto wystawiony na ludzkie spojrzenia. Musiałam wykreślić wszelkie zajęcia związane z końmi, co w okolicy takiej jak nasza oznaczało zdumiewającą ilość plenerowych rozrywek. Wiedziałam, że nie będzie chciał patrzeć, jak Patrick biega. Nie obchodził go też krykiet ani rugby. Czasem czułam się naprawdę obezwładniona tym, że nie potrafię wymyślić nic nowego. Może Will i Nathan mają rację. Może jestem nudna. Może jestem ostatnią osobą, która powinna wymyślać rzeczy, które mogłyby obudzić Willu apetyt na życie. Książka albo telewizja. Jeśli tak na to spojrzeć, trudno uwierzyć, że jest inaczej. Kiedy Nathan sobie poszedł, Will przyjechał do mnie do kuchni. Siedziałam przy stoliku, obierając ziemniaki na kolację dla niego, i nie podniosłam wzroku, kiedy zatrzymał wózek w drzwiach. Przyglądał mi się wystarczająco długo, żeby uszy podróżowały mi pod jego spojrzeniem. Wiesz? Odezwałam się w końcu. Mogłam zachować się paskudnie wobec ciebie. Mogłam powiedzieć, że przecież ty też nic nie robisz. — Nathan chyba nie postawiłby za dużo na to, że pójdę potańczyć — powiedział Will. — Wiem, że to żart. Ciągnęłam, wyrzucając długi kawałek ziemniaczanej skórki. Ale przez ciebie poczułam się naprawdę okropnie. Jeśli już zakładacie się o to, jak nudne mam życie, czy musieliście mi o tym mówić? Czy to nie mógł być wasz sekretny żarcik? Milczał przez chwilę. Kiedy wreszcie podniosłam głowę, zobaczyłam, że na mnie patrzy. Przepraszam, powiedział. Nie wygląda na to, żeby ci było przykro. No dobra, okej. Okay. Może chciałem, żebyś to usłyszała. Chciałem, żebyś zastanowiła się nad tym, co robisz. Nad tym, że pozwalam, żeby życie przepływało mi przez palce? Właśnie tak. Boże drogi, Well, wolałabym, żebyś przestał mi mówić, co mam robić. A jeśli ja lubię oglądać telewizję? A jeśli nie chcę nic więcej, tylko poczytać sobie książkę? Mój głos zrobił się piskliwy. A może jestem zmęczona, kiedy wracam do domu? Może nie muszę koniecznie ganiać jak kot z pęcherzem w poszukiwaniu rozrywek? Ale któregoś dnia możesz zacząć żałować, że tego nie robiłaś, powiedział cicho. Wiesz, co ja bym zrobił na twoim miejscu? Odłożyłam nożyk do obierania. Podejrzewam, że masz zamiar mi powiedzieć. Tak. I nie czuję się z tego powodu w najmniejszym stopniu zakłopotany. Zapisałbym się do szkoły wieczorowej. Uczyłbym się krawiectwa, albo projektowania mody, albo czegokolwiek, co pasuje do tego, co naprawdę cię kręci. Wskazał gestem moją mini-sukienkę, inspirowaną latami sześćdziesiątymi w stylu pucci, uszytą ze starych zasłon w pokoju dziadka. Kiedy tato ją zobaczył, wskazał na mnie palcem i wrzasnął. Hej, Lu, zupełnie zwariowałaś? Przestał się śmiać po dobrych pięciu minutach. Poszukałbym czegoś, co nie kosztuje za dużo: aerobiku, pływania, wolontariatu, czegokolwiek. Uczyłbym się gry na jakimś instrumencie, albo chodził na długie spacery z czyimś psem. Albo okej, okay, okej, okay, rozumiem, powiedziałam z rozdrażnieniem, ale ja to nie Tyłyl. I masz szczęście. Milczeliśmy przez chwilę. Will wjechał wózkiem do kuchni i uniósł siedzenie tak, że patrzyliśmy na siebie nad stołem. Okej, okay, powtórzyłam: A co ty robiłeś po pracy? Co takiego sensownego? Po pracy nie miałem za dużo czasu, ale starałem się codziennie coś robić. Chodziłem na ściankę wspinaczkową i na skłosza, na koncerty, próbowałem nowych restauracji. Łatwo jest robić takie rzeczy, kiedy ma się pieniądze. Zaprotestowałam. I biegałem. Tak, naprawdę, dodał, widząc, że unoszę brwi. Starałem się też uczyć nowych języków, które przydałyby mi się w miejscach, które może pewnego dnia bym odwiedził, i spotykałem się z przyjaciółmi albo z ludźmi, których uważałem za przyjaciół. Zawahał się przez chwilę. Planowałem podróże, szukałem miejsc, gdzie jeszcze nie byłem, albo czegoś, co by mnie przeraziło, albo było wyzwaniem. Kiedyś przepłynąłem przez kanał Le Mans, latałem na paralotni, wspinałem się na góry i zjeżdżałem z nich na nartach. Tak, powiedział, widząc, że chce się wtrącić. Wiem, że na wiele z tych rzeczy trzeba dużo kasy. Ale na niektóre wcale nie. A poza tym, jak myślisz? Jak zarabiałem pieniądze? Rabując ludzi w City? Zastanowiłem się, co by mnie uszczęśliwiło i co chcę robić. A potem nauczyłem się tego zawodu, żeby to się spełniło. Kiedy to mówisz, brzmi to bardzo prosto, bo to jest proste, powiedział. Problem tylko w tym, że wymaga dużo ciężkiej pracy. Ale ludzie nie lubią się męczyć. Skończyłam obierać ziemniaki. Wrzuciłam obierki do śmieci i postawiłam garnek na kuchence. Odwróciłam się i usiadłam na stole przodem do niego, ze zwisającymi nogami. Żyłaś z rozmachem, prawda? Tak. Przesunął się nieco bliżej i uniósł siedzenie wózka tak, że byliśmy niemal na jednym poziomie. Dlatego mnie wkurzasz, Clark. Bo widzę cały ten talent, całą tę. wzruszył ramionami. Energię i inteligencję i. Tylko nie mów potencjał. Potencjał, tak! Potencjał! I za nic nie mogę pojąć, jak możesz być zadowolona z takiego małego życia. Życia? Która nie sięga dalej niż pięć mil od twojego domu, w którym nie ma nikogo, kto kiedykolwiek cię zaskoczy, albo sprowokuje, albo pokaże ci coś, od czego zakręcić się w głowie i nie będziesz mogła zasnąć w nocy. Chcesz powiedzieć, że powinnam robić coś dużo bardziej sensownego niż obierać ci kartofle? Chcę Ci tylko powiedzieć, że cały świat stoi przed tobą otworem, ale że byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś najpierw ugotowała mi ziemniaki. Czy nie jest tak? Zaczęłam i urwałam. Mów, nie myślisz, że tobie jest trudniej się przystosować, bo ty robiłeś te wszystkie rzeczy? Pytasz, czy wolałbym nigdy nie zajmować się tym wszystkim? Zastanawiam się tylko, czy byłoby ci łatwiej, gdybyś prowadził takie proste życie. Żyć tak, jak teraz. Nigdy, przenigdy nie będę żałował, że robiłem to, co robiłem. Bo kiedy człowiek tkwi w czymś takim jak ja, przez większość dni przynajmniej może odwiedzać miejsca za swoich wspomnień. Uśmiechnął się jakby z trudem. Więc jeśli mnie pytasz, czy wolałbym raczej wspominać widok zamku z targowiska albo ten szereg uroczych sklepików za rądem? To nie. Miałem zupełnie fajne życie. Dzięki. Zeskoczyłam ze stołu. Nie byłam pewna, jak to się stało, ale znów czułam się zapędzona pod ścianę. Sięgnęłam po deskę do krojenia. A. Lu. Przykro mi z powodu tej sprawy z kasą. No tak. Odwróciłam się, żeby opłukać deskę nad zlewem. Tylko nie myśl sobie, że w ten sposób odzyskasz swojego dziesiątaka. Dwa dni później, Will wylądował w szpitalu z infekcją. Powiedzieli, że to na wszelki wypadek, chociaż było widać, że bardzo cierpi. Niektórzy ludzie z porażeniem czterokończynowym nic nie czują, ale chociaż Will nie miał gorączki, poniżej klatki piersiowej czuł ból i ucisk. Odwiedziłam go dwa razy. Zaniosłam mu muzykę i coś dobrego do jedzenia. Proponowałam też, że dotrzymam mu towarzystwa, ale czułam, że tam zawadzam i dość szybko zdałam sobie sprawę, że Will nie chce przy sobie jeszcze jednej osoby. Powiedział, że mam iść do domu i wykorzystać ten czas na coś miłego. Rok wcześniej zmarnowałabym te wolne dni. Łaziłabym po sklepach, może zjadłabym lunch z Patrykiem. Oglądałabym telewizję i może próbowała zrobić porządek w szapach. Pewnie dużo bym spała. Teraz jednak czułam się dziwnie niespokojna. Nie mogłam znaleźć sobie miejsca. Brakowało mi tego, że nie muszę wstawać rano jakiegoś celu. Minęło pół poranka, zanim doszłam do wniosku, że mogłabym zrobić coś pożytecznego. Poszłam do biblioteki i zaczęłam szukać. Zajrzałam na wszystkie strony dotyczące ludzi z tetraplegią, jakie udało mi się znaleźć, szukając tego, co moglibyśmy robić, kiedy Will poczuje się lepiej. Spisałam listę, dodając do każdego punktu sprzęt albo inne rzeczy, o które należałoby zadbać. Odkryłam fora dla osób z uszkodzeniami kręgosłupa i stwierdziłam, że są tysiące ludzi takich jak Will, żyjących w ukryciu w Londynie, Sydney. Vancouver, albo tuż obok, na następnej ulicy, wspomaganych przez rodzinę i przyjaciół, a czasem rozdzierająco samotnych. Nie byłam jedyną opiekunką, którą zainteresowały te strony. Były tam dziewczyny pytające, jak mają pomóc swoim partnerom, odzyskać pewność siebie, żeby znów zaczęli wychodzić z domu. Mężowie szukający porad na temat najnowszego sprzętu medycznego. Były reklamy wózków, które mogą jeździć po piasku, Albo innej, nieutwardzonej powierzchni. Sprytne podnośniki albo nadmuchiwane przybory przydatne w kąpieli. Poznałam ich język. Dowiedziałam się, że uszkodzenie rdzenia C4-5 jest dużo gorsze niż C11-12. Większość ludzi z takim uszkodzeniem mogła poruszać ramionami i górną połową ciała. Były tam historie o miłości i stracie. O partnerach, którzy starali się poradzić sobie z niepełnosprawnymi małżonkami. A jednocześnie z małymi dziećmi. Były żony, które czuły się winne, bo modliły się, żeby mąż przestał je bić, a teraz okazało się, że już nigdy nie będą mogli ruszyć ręką. Byli mężowie, którzy chcieli porzucić niepełnosprawne żony, ale bali się reakcji znajomych i sąsiadów. Było wyczerpanie i rozpacz, i dużo czarnego humoru. Żarty na temat eksplodujących kateterów. Idiotycznych zachowań ludzi, którzy chcieli dobrze, albo żarty z przygód po pijaku. Częstym wątkiem było najwyraźniej wypadanie z wózka. Pojawiały się też wątki na temat samobójstwa. Jedni się nad tym zastanawiali, inni radzili, żeby dali sobie więcej czasu. Nauczyli się patrzeć na życie z innej strony. Czytałam każdy taki wątek i czułam się, jakbym potajemnie zaglądała Willowi w jego myśli. Po wyszłam z biblioteki i poszłam przejść się po mieście, żeby przewietrzyć głowę. Kupiłam sobie kanapkę z krewetkami i usiadłam na murku, patrząc na łabędzie pływające po stawie poniżej zamku. Zrobiło się na tyle ciepło, że mogłam zdjąć kurtkę i wystawić twarz do słońca. Było coś dziwnie relaksującego w przyglądaniu się, jak reszta świata zajmuje się swoimi sprawami. Po całym poranku spędzonym w świecie ludzi przykutych do wózka czułam się, jakbym odzyskała wolność. Kiedy skończyłam, poszłam z powrotem do biblioteki i znów usiadłam przed komputerem. Wzięłam głęboki oddech, po czym napisałam post. Cześć. Jestem przyjaciółką, opiekunką, 35-latka z porażeniem C5-6. Kiedyś był bardzo aktywny i odnosił sukcesy. A teraz trudno mu się przyzwyczaić do nowego życia. Właściwie to wiem, że nie chcę tak dłużej żyć, a ja szukam sposobu, żeby zmienił zdanie. Czy ktoś mógłby mi doradzić, jak mogłabym to zrobić? Jakieś pomysły na coś, co mógłby robić? Albo jak skłonić go, żeby zmienił nastawienie? Będę wdzięczna za wszelkie rady. Wymyśliłam sobie nik pracowita pszczółka. Odchyliłam się na krześle, przez chwilę gryzłam kciuk. O czym kliknęłam, wyślij. Kiedy następnego dnia usiadłam przed komputerem, okazało się, że dostałam czternaście odpowiedzi. Zalogowałam się na forum i aż zamrugałam, widząc listę imion i listów, które nadchodziły od ludzi z całego świata, przez noc i dzień. Pierwsza odpowiedź brzmiała tak: Cześć pszczółko, witaj na pokładzie. Jestem pewna, że Twojego przyjaciela na pewno pocieszy to, że ktoś się o niego troszczy. Nie byłabym tego taka pewna, pomyślałam. Większość nas tutaj miała taki dołek w swoim momencie życia. Może twój przyjaciel właśnie przeżywa coś takiego. Nie pozwól, żeby cię odepchnął. Staraj się nastawić pozytywnie i przypomnij mu, że decyzja o tym, kiedy przychodzimy na ten świat i kiedy z niego odchodzimy, nie należy do niego, ale do Boga. On postanowił zmienić życie twojego przyjaciela. W swej mądrości i może należy czerpać naukę z tego. Przewinęłam do następnego listu. Droga pszczółko, nie da się ukryć, że życie na wózku bywa paskudne. Jeśli twój facet lubi żyć z rozmachem, to może być dla niego bardzo trudne. Mnie pomogły takie rzeczy. Dużo kontaktów z ludźmi, nawet kiedy nie miałam na to ochoty. Dobre jedzenie, porządni lekarze. Dobre leki również na depresję, jeśli trzeba? Nie napisałaś, gdzie mieszkasz, ale gdyby udało ci się go namówić, żeby pogadał z innymi ludźmi na wózkach, może to by mu pomogło. Ja na początku miałem opory, chyba wciąż nie chciałem przyznać, że jestem paralitykiem. Ale to naprawdę pomaga, jeśli człowiek wie, że nie jest sam. I nie pozwól mu oglądać żadnych filmów typu Motyl i Skafander. Koszmar niedołujący. Daj znać, jak ci poszło. Wszystkiego dobrego. Richie Sprawdziłam, o czym jest motyl i skafander. Historia człowieka sparaliżowanego na skutek udaru, który próbuje komunikować się ze światem. Zapisałam tytuł w notesie. Sama nie wiem, czy po to, żeby dopilnować, żeby Will go nie oglądał, czy żeby samej go obejrzeć. Następne dwie odpowiedzi były od Adwentystów Dnia Siódmego oraz od faceta, który sugerował takie sposoby rozweselania Willa, Jakich nie obejmowała moja umowa o pracę. Zarumieniłam się i szybko przewinęłam tekst w obawie, że ktoś może zajrzeć mi w ekran, a potem zawahałam się przy następnej odpowiedzi. Cześć, pszczółko. Dlaczego sądzisz, że twój przyjaciel, podopieczny, powinien zmienić zdanie? Gdybym znał sposób, żeby umrzeć z godnością, i gdybym nie wiedział, że to zdruzgotałoby moich bliskich, to bym z niego skorzystał. Jestem na wózku już od ośmiu lat i moje życie to pasmo upokorzeń i frustracji. Czy naprawdę wiesz, jak on się czuje? Czy wiesz, jak to jest, kiedy człowiek nie może nawet się wypróżnić bez czyjejś pomocy? Jak to jest mieć świadomość, że już na zawsze będziesz tkwić w łóżku, nie mogąc jeść, ubrać się, porozumiewać ze światem zewnętrznym bez pomocy innych? Nigdy więcej nie uprawiać seksu? Z wizją odleżyn, chorób a nawet respiratora. Wyglądasz na miłą osobę i na pewno chcesz dobrze. Ale może za tydzień? To nie ty będziesz się nim opiekowała. Może to będzie ktoś, kto go przygnębia, albo nawet nie bardzo go lubi. To tak samo jak wszystko inne, jest poza naszą kontrolą. My, tetraplagicy, wiemy, że nad bardzo niewielu rzeczami mamy kontrolę. Nad tym, kto nas karmi, ubiera, myje, dobiera leki. Życie z tą świadomością jest bardzo ciężkie. Więc myślę, że zadajesz niewłaściwe pytanie. Kto ma prawo decydować, jakie ma być nasze życie? Jeśli twój przyjaciel nie chce takiego życia, czy pytanie nie powinno brzmieć, jak mu pomóc je zakończyć? Z najlepszymi pozdrowieniami. GeForce, Missouri, Stany Zjednoczone. Wpatrywałam się w tę wiadomość. Z palcami znieruchomiałymi na klawiaturze. Potem przewinęłam dalej. Następne były od innych tetra, którzy krytykowali Jeffors za ponure słowa i protestowali, że oni znaleźli wyjście, że ich życie jest coś warte. Dalej była krótka dyskusja, jakby nie mająca żadnego związku z Welem. Ale kolejne posty znów dotyczyły mojej prośby. Proponowano antydepresanty. Masaże. Ktoś napisał, że czasem zdarzają się cudowne uzdrowienia. Ludzie pisali o tym, jak ich własne życie zyskało nowy sens. Praktycznych porad było mało. Degustowanie wina, muzyka, sztuka, specjalnie dostosowane klawiatury. Partnerka, napisała Grace 31 z Birmingham, jeśli ma kogoś ukochanego, będzie czuł, że ma po co żyć. Bez tego już wiele razy bym się poddała. To zdanie dźwięczało mi w głowie jeszcze długo po wyjściu z biblioteki. Łyla wypuścili ze szpitala w czwartek. Zapakowałam go do samochodu i zawiozłam do domu. Był blady i wyczerpany. Przez całą drogę w milczeniu patrzył w okno. Tam się nie da spać wyjaśnił, kiedy zapytałam, czy wszystko w porządku. Zawsze ktoś jęczy na łóżku obok. Powiedziałam mu, że dam mu weekend, żeby doszedł do siebie. Ale potem zaplanowałam różne wyjścia. Powiedziałam też, że za jego radą próbuję nowych rzeczy i że będzie musiał iść ze mną. To była subtelna zmiana akcentu, ale wiedziałam, że to jedyny sposób, żeby go skłonić, by mi towarzyszył. W rzeczywistości ułożyłam szczegółowy plan na najbliższe tygodnie. Każde wydarzenie zaznaczyłam starannie na czarno w kalendarzu. Na czerwono spisałam środki ostrożności, jakie powinnam podjąć. Na zielono zaś, Niezbędna akcesoria. Za każdym razem, gdy spoglądałam na tył drzwi, czułam lekki dreszcz podniecenia. Po pierwsze, byłam niesłychanie zorganizowana, a po drugie, być może któreś z tych wydarzeń zmieni nastawienie Willa do życia. Jak stale powtarza tato, moja siostra to mózg naszej rodziny. Wycieczka do galerii sztuki trwała niecałe dwadzieścia minut. Łącznie z trzykrotnym objechaniem kwartału w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do parkowania. Weszliśmy i jeszcze zanim zdążyłam zamknąć za Łylem drzwi, stwierdził, że cała wystawa jest koszmarna. Zapytałam dlaczego, na co on odparł, że jeśli sama nie widzę, to on mi tego nie wyjaśni. Z kina także musieliśmy zrezygnować, kiedy personel oświadczył przepraszająco, że niestety mają zepsutą windę. Inne, tak jak nieudana próba pójścia na basen, wymagały więcej czasu i organizacji. Musiałam wcześniej zadzwonić na pływalnię, umówić dodatkowo Neytana, a potem, kiedy już tam dotarliśmy, w milczeniu wypić termos gorącej czekolady na parkingu Aquaparku, kiedy Will stanowczo odmówił wejścia do środka. Następnego wieczoru, była to środa, poszliśmy na koncert śpiewaczki, której Will kiedyś słuchał na żywo w Nowym Jorku. To był udany wieczór. Well słuchał bardzo skupiony. Zazwyczaj przez większość czasu wydawał się niezupełnie obecny, tak jakby stale jakaś jego część pochłonięta była cierpieniem albo wspomnieniami, albo ponurymi myślami. Ale kiedy słuchał muzyki? Było inaczej. A następnego dnia zabrałam go na degustację wina. W ramach promocji zorganizowanej przez jakąś winnicę, w specjalistycznym sklepie z winami. Musiałam obiecać Nathanowi, że nie pozwolę Willowi się upić. Podsuwałam mu pod nos kolejne kieliszki, żeby mógł powąchać, a on wiedział, jakie to wino, zanim jeszcze spróbował. Starałam się nie parsnąć śmiechem, kiedy Will wypluwał wino do kubka. Wyglądało to bardzo zabawnie. A on patrzył na mnie z ełba i powiedział, że jestem kompletną smarkulą. Właściciel sklepu który początkowo chyba czuł się nieswojo z powodu obecności kogoś na wózku, pod koniec był wyraźnie pod wrażeniem. Usiadł przy nas, zaczął otwierać kolejne butelki i rozmawiać z Willem o szczepach winorośli i regionach, podczas gdy ja snułam się spoglądając na etykietki, szczerze mówiąc, dość znudzona. — Chodź tu, Clark, nauczysz się czegoś — powiedział, dając mi znak głową, żebym usiadła obok niego. — Nie mogę — Mama mówiła mi, że to nieładnie pluć. Obaj mężczyźni spojrzeli po sobie, jakby mieli do czynienia z wariatką. Ale Will nie spróbował za każdym razem. Obserwowałam go. I był podejrzanie rozmowny przez resztę popołudnia, łatwo wybuchał śmiechem, i był jeszcze bardziej zadziorny niż zwykle. A potem, po drodze do domu, gdy jechaliśmy przez część miasta, do której zwykle nie zaglądaliśmy i utknęliśmy w sznurze samochodów. Zerknęłam w bok i zobaczyłam salon tatuażu i piercingu. Właściwie to zawsze miałam ochotę na tatuaż, powiedziałam. Powinnam była wiedzieć, że przy łylu nie należy lekkomyślnie mówić takich rzeczy. On nie rzucał słów na wiatr. Od razu chciał wiedzieć, dlaczego wobec tego nie zrobiłam sobie tatuażu. Och, sama nie wiem. Chyba bałam się co inni powiedzą. Dlaczego? Co by powiedzieli? Tata nie znosi tatuaży. A ile ty masz lat? Patryk też ich nienawidzi? A on nigdy nie robi czegoś, co mogłoby ci się nie spodobać. Mogłabym dostać klaustrofobii, albo zacząć żałować, kiedy byłoby za późno. Ale wtedy przecież można usunąć tatuaż laserem. Spojrzałam na niego w tylnym lusterku. W oczach miał rozbawienie. No powiedz. Nie ustępował. Co byś sobie wytatuowała? Zobaczyłam, że się uśmiecha. Nie wiem. Na pewno nie węża. Ani nie czyjeś imię. No i chyba nie serce z napisem Mama. Obiecujesz, że nie będziesz się śmiał? Wiesz, że nie mogę tego obiecać. Rany? Chyba nie kazałabyś wypisać sobie jakiejś hinduskiej maksymy albo czegoś takiego, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Co? Nie. Zrobiłabym sobie pszczółkę. Małą czarno-żółtą pszczółkę. Uwielbiam je. Skinął głową, jakby to był znakomity pomysł. A gdzie byś kazała ją sobie wytatuować? Czy nie powinienem pytać? Wzruszyłam ramionami. Nie wiem, na ramieniu, na biodrze. Zjedź na bok. Poprosił. Dlaczego źle się czujesz? Po prostu zjedź. Tam jest miejsce, patrz. Po lewej. Zaparkowałam przy krawężniku i spojrzałam na niego. No to chodźmy. Powiedział. Dziś nie mamy nic lepszego do roboty. Ale dokąd? Do salonu tatuażu. Zaczęłam się śmiać. Tak, jasne. Dlaczego nie? Połykałeś zamiast wypluwać. Nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Odwróciłam się do tyłu. Mówił poważnie. Ale nie mogę tak po prostu pójść i zrobić sobie tatuaż. Od tak. Dlaczego nie? No bo bo twojemu chłopakowi się to nie podoba. Bo wciąż musisz być grzeczną dziewczynką, chociaż masz 27 lat. Bo to zbyt przerażające. Daj spokój, Clark. Trzeba korzystać z życia. Co cię powstrzymuje? Spojrzałam na witrynę salonu tatuażu. W brudnawym oknie widniało wielkie neonowe serce oraz kilka zdjęć Angeliny Jolie oraz Mikiego Rurka. Głos Willa przerwał moje rozważania. Okej, okay. jeśli zrobisz sobie tatuaż, to ja też każę sobie zrobić. Znowu odwróciłam się do niego. Ty zrobiłbyś sobie tatuaż? Gdyby to miało cię przekonać, żebyś chociaż na chwilę wyszła ze swojego pudełka, zgasiłam silnik. Słuchaliśmy głuchego pomruku mijających nas samochodów. Ale to na stałe? Wcale nie. Patrikowi się nie spodoba. Wciąż tak mówisz. I pewnie dostaniemy żółtaczki od brudnych igieł i umrzemy powolną, straszną, bolesną śmiercią. Odwróciłam się do Willa. Pewnie nie będą mogli tego zrobić tak na poczekaniu. Być może nie. Ale może wejdziemy i sprawdzimy? Dwie godziny później wyszliśmy z salonu. Ja lżejsza o 80 funtów, z plastrem na biodrze, gdzie jeszcze wysychał tusz. Ponieważ tatuaż był dość niewielki, tatuażysta stwierdził, że da się narysować kontur i wypełnić go kolorem za jednym posiedzeniem. I oto byłam wytatuowana, albo... Jakby powiedział Patrick, okaleczona na całe życie. Pod białym opatrunkiem siedział mały, pękaty trzmiel, którego wybrałam z laminowanego katalogu ze wzorami, który wręczył mi tatuażysta, kiedy weszliśmy. Nie mogłam pozbierać się z przejęcia. Wciąż sięgałam, żeby go dotknąć, aż Will powiedział, że mam przestać, bo przesunę opatrunek. Will, co dziwne, wyglądał na zupełnie wyluzowanego i zadowolonego w tym salonie. Nie wzbudził szczególnego zainteresowania. Powiedzieli, że zdarzało im się już robić tatuaże ludziom na wózkach. Może dlatego zachowywali się przy nim tak swobodnie. Zdziwili się, kiedy Will powiedział, że czuje igłę. Przed półtora miesiącem skończyli robić tatuaż innemu sparaliżowanemu mężczyźnie, któremu wytatuowali realistyczną sztuczną kończynę wzdłuż całej nogi. Tatuażysta z gwoździem w uchu zabrał Willa do drugiego pomieszczenia i z pomocą mojego tatuażysty, Położył go na specjalnym stole. Tak, że przez uchylone drzwi widziałam tylko jego nogi. Przez szum elektrycznej igły słyszałam, jak obaj mówią coś półgłosem i śmieją się. Czułam też ostry zapach środków do dezynfekcji. Kiedy poczułam pierwsze ukłucie, zagryzłam wargi, bo nie chciałam, żeby Will słyszał, jak piszcze. Starałam się skupić na tym, co działo się w pokoju obok, podsłuchać, o czym rozmawiają. I zastanawiałam się, co Will każe sobie wytatuować. Kiedy wreszcie pojawił się z powrotem, a i mój tatuaż był gotowy, nie chciał mi pokazać. Podejrzewałam, że to pewnie coś związanego z Alisią. Panie trejnorze, ma pan na mnie cholernie zły wpływ. Powiedziałam, otwierając samochód i opuszczając rampę. Nie mogłam przestać się uśmiechać. Pokaż mi. Obejrzałam się, po czym odwróciłam i odsłoniła mnie co opatrunek na biodrze. Jest super. Podoba mi się twoja pszczółka. Naprawdę. Teraz będę musiała przez resztę życia nosić przy rodzicach spodnie z wysoką talią. Pomogłam mu wprowadzić wózek na rampę i podniosłam ją. A jeśli twoja mama dowie się, że ty też zrobiłeś sobie tatuaż, mam zamiar jej powiedzieć, że to dziewczyna z domów komunalnych sprowadziła mnie na złą drogę. Okej, okay, trener, teraz ty pokaż mi swój. Spojrzał na mnie spokojnie z lekkim uśmiechem. Będziesz musiała założyć mi nowy opatrunek, kiedy dojedziemy do domu. Tak jakbym nigdy tego nie robiła no już. Nie ruszę się, zanim mi nie pokażesz. No to podnieś mi koszulę z prawej twojej prawej. Przechyliłam się przez oparcie i uniosłam mu koszulę, po czym odchyliłam gazę. Na bladej skórze widniał prostokąt w czarno-białe paski, taki mały, że musiałam spojrzeć drugi raz, zanim zrozumiałam, co jest na nim napisane. Najlepszy przed 19 marca 2007. Patrzyłam nieruchomo na ten napis. Najpierw prawie się roześmiałam, ale potem do oczu napłynęły mi łzy. Czy to data mojego wypadku? Tak. Podniósł wzrok. Na miłość boską, tylko mi się tu nie roztkliwaj, Clark. To miało być śmieszne. To jest śmieszne. Śmieszne jak cholera. Najtanowi się spodoba. Daj spokój, no nie patrz tak na mnie. Przecież nie zniszczyłem swojego idealnego ciała. Opuściłam mu koszulę, po czym odwróciłam się, żeby zapalić silnik. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Nie wiedziałam, co to wszystko ma znaczyć. Czy pogodził się ze swoim stanem? Czy też to kolejny sposób, by pokazać pogardę dla własnego ciała? Clark, zrób mi przysługę. Poprosił, gdy miałam już ruszać. Sięgnij do plecaka, do tej zapinanej kieszeni. Zerknęłam w lusterko, po czym znów zaciągnęłam hamulec ręczny. Pochyliłam się nad siedzeniami, i zaczęłam zgodnie z jego wskazówkami grzebać w plecaku. Chcesz coś przeciwbólowego? Miałam twarz tuż przy jego twarzy. Nie wyglądał tak zdrowo, od kiedy wrócił ze szpitala. Powinnam coś mieć w. Nie. Szukaj dalej. Wyciągnęłam kawałek papieru i usiadłam z powrotem. To był zwinięty banknot dziesięciofuntowy. Proszę bardzo. Dziesiątak na wszelki wypadek. No i jest twój. Za co? Ten tatuaż uśmiechnął się szeroko. Aż do momentu, kiedy usiadłaś na krześle u tatuażysty, nie sądziłem nawet przez minutę, że naprawdę się zdecydujesz. Rozdział szesnasty. Nie wiadomo było, jak rozwiązać ten problem. Obecny system spania po prostu nie działał. W każdy weekend, kiedy Trina przyjeżdżała do domu, rodzina Clarków rozpoczynała długotrwałą nocną zabawę w komórki do wynajęcia. Po kolacji w piątkowy wieczór mama i tato proponowali Trinie swoją sypialnię. A ona się zgadzała, po ich zapewnieniach, że będzie im zupełnie dobrze i że Thomas będzie czuł się znacznie lepiej w znajomym pokoju. Wtedy wszyscy się wyśpią. Ale skoro rodzice spali na dole, potrzebowali kołdry, poduszek i prześcieradła, ponieważ mama nie mogła zasnąć, jeśli nie posłała sobie łóżka tak jak lubi. Więc po kolacji razem z Triną zdejmowały pościel z łóżka rodziców i słały je na nowo, łącznie z podkładką na materac, w razie gdyby Tomasowi przydarzył się w nocy mały wypadek. Tymczasem poskładaną pościel rodziców układano w rogu salonu, gdzie Tomas nurkował w niej i naciągał prześcieradła na krzesła żeby zrobić sobie namiot. Dziadek też proponował swój pokój, ale nikt nie skorzystał z jego hojności. Pachniało tam żółknącymi egzemplarzami Racing Post oraz tytoniem Old Holborn i trzeba by całego weekendu, żeby posprzątać. Ja miałam poczucie winy. W końcu to wszystko przeze mnie. Ale jednocześnie nie chciałam proponować, że wrócę do klitki. Ten pokoik bez okien prześladował mnie niczym widmo. Na samą myśl, że znów miałabym tam spać, Aż mnie coś ściskało w środku. Mam 27 lat. Jestem głównym żywicielem rodziny. Nie mogę spać w czymś, co właściwie jest szafą. Kiedy pewnego weekendu Patryk zaproponował mi, żebym spała u niego, wyglądało na to, że wszyscy czują skrywaną ulgę. Ale kiedy mnie nie było, Tomas zapaprał lepkimi paluszkami rolety i pomazał mi narzutę nie dającym się sprać flamastrem. A wtedy mama i tato postanowili. Że najlepiej, jeśli oni będą spać w moim pokoju, a Trina i Tomasz zajmą ich sypialnię, gdzie plama tu czy tam najwyraźniej nie miała znaczenia. Jednak, kiedy się wzięło pod uwagę dodatkowe ubieranie pościeli i pranie, mama sama przyznała, że moje nocowanie w piątki i soboty u Patryka niewiele pomoże. A poza tym, był jeszcze Patryk. Patryk był teraz człowiekiem ogarniętym obsesją. Extreme Viking stało się całym jego życiem. Jego mieszkanie, przedtem oszczędnie umeblowane i nienagannie schludne, obwieszone było programami treningów i planami diety. Kupił też sobie lekki rower, który mieszkał na kortarzu i którego nie wolno mi było nawet dotknąć, bo jeszcze zaburzyłabym jego subtelnie wyważone, ultralekkie wyścigowe właściwości. Poza tym, rzadko bywał w domu, nawet w piątkowe czy sobotnie wieczory. Gdy dołożyć do tego jego treningi i moją pracę, Wyglądało na to, że zaczynamy się przyzwyczajać do spędzenia ze sobą coraz mniej czasu. Mogłam pójść z nim na bieżnię i patrzeć, jak biega w kółko, dopóki nie zaliczy koniecznego dystansu, albo zostać w domu i oglądać samotnie telewizję, zwinięta w rogu jego wielkiej, skórzanej kanapy. W lodówce nie było jedzenia, oprócz pokrojonej na paski piersi indyka oraz paskudnych napojów energetycznych o konsystencji skrzeku. Spróbowałyśmy ich kiedyś z Trino i wyplułyśmy natychmiast, krztusząc się teatralnie jak dzieci. Prawda była taka, że nie lubiłam mieszkania patryka. Kupił je przed rokiem, kiedy wreszcie uznał, że jego mama poradzi sobie bez niego. Jego firma nieźle prosperowała, i, jak mi powiedział, to ważne, żeby jedno z nas wreszcie miało coś na własność. Myślałam, że to mogłaby być okazja do rozmowy o tym, czy zamieszkamy razem, ale jakoś do niej nie doszło, a żadne z nas nie lubi poruszać drażliwych tematów. W rezultacie w tym mieszkaniu nie było nic mojego, chociaż już tyle lat byliśmy razem. Nigdy nie zdobyłam się, żeby mu to powiedzieć, ale wolałabym raczej mieszkać w swoim domu, z całym jego hałasem i gwarem, niż w tej bezdusznej, pozbawionej charakteru kawalerce, z przypisanymi miejscami do parkowania i luksusowym widokiem na zamek. A poza tym czułam się tu dość samotnie. Muszę się trzymać rozpiski, kochanie, powiedziałby, gdybym mu się poskarżyła. Jeśli zrobię mniej niż 23 mile na tym etapie, nigdy nie nadgonię harmonogramu. Potem informował mnie o bieżącym stanie swoich goleni, albo prosił, żebym podała mu spray rozgrzewający. Kiedy nie trenował, odbywał niekończące się spotkania z innymi członkami zespołu, porównując sprzęt i ustalając szczegóły wyjazdu. Odnosiłam wrażenie, jakby rozmawiali po koreańsku. Nie miałam pojęcia, o czym mówią, ani też wielkiej ochoty, żeby się dowiedzieć. Miałam jechać z nimi do tej całej Norwegii za 7 tygodni. Nie wiedziałam, jak powiedzieć Patrykowi, że nie prosiłam jeszcze trenerów o urlop. Ale jak miałam to zrobić? Wyścig Extreme Viking odbywał się akurat na dwa tygodnie przed końcem mojej umowy. Myślę, że unikanie tego problemu było dziecinne z mojej strony. Ale tak naprawdę, przed oczami miałam tylko łyla, i tykający zegar. Właściwie nic więcej się nie liczyło. Poza tym, jak na ironię nie spało mi się dobrze u patryka. Nie wiem, na czym to polegało, ale kiedy szłam stamtąd do pracy, czułam się, jakbym mówiła przez szklany słoik, i wyglądała, jakby ktoś mi podbił oboje oczu. Zaczęłam maskować cienie pod oczami, nakładając grubą warstwę korektora. Niedbale, jakbym tynkowała ściany. Co się dzieje, Clark? zapytał Will. Otworzyłam oczy. Był tuż obok mnie? Spoglądał na mnie z przechyloną głową. Chyba patrzył tak już od jakiegoś czasu. Odruchowo sięgnęłam ręką do ust, na wypadek gdybym się śliniła. Oglądaliśmy film, ale teraz na ekranie przesuwały się wolno napisy końcowe. Nic, przepraszam, po prostu ciepło tutaj. Usiadłam prosto. Zasnęłaś po raz drugi w ciągu trzech dni. Przyjrzał mi się uważnie. I wyglądasz okropnie. No to mu powiedziałam. O mojej siostrze, o systemie spania u nas w domu, i o tym, że nie chcę robić problemu, bo za każdym razem, kiedy patrzę na tatę, widzę jego ledwo skrywaną rozpacz, że nie był w stanie nawet zapewnić rodzinie domu, w którym moglibyśmy wszyscy się wyspać. Wciąż nic sobie nie znalazł? Nie. Myślę, że to przez jego wiek, ale nie rozmawiamy o tym, to jest. wzruszyłam ramionami, zbyt krępujące dla wszystkich. Poczekaliśmy, aż film się skończy, po czym podeszłam do odtwarzacza. Wyjęłam płytę i schowałam do pudełka. Czułam, że nie powinnam opowiadać Willowi o naszych problemach. Wydawały się zawstydzająco trywialne w porównaniu z jego sytuacją. Jakoś przywyknę, powiedziałam. Wszystko się ułoży. Naprawdę. Will wydawał się bardzo czymś pochłonięty przez resztę popołudnia. Pozmywałam, po czym przyszłam ustawić mu komputer. A kiedy przyniosłam mu coś do picia, odwrócił wózek w moją stronę. To bardzo proste. Oświadczył, tak jakbyśmy ani na chwilę nie przerywali rozmowy. Możesz tu nocować w weekendy. Jeden pokój stoi pusty. Zatrzymałam się z kubkiem w ręku. Nie mogę tego zrobić. Dlaczego nie? Nie będę ci płacił za nadgodzinę. Wstawiłam kubek w uchwyt. Ale co sobie pomyśli twoja mama? Nie mam pojęcia. Musiałam wyglądać na zakłopotaną, ponieważ dodał. Nie musisz się obawiać. Nic ci nie grozi. Co? Jeśli się martwisz, że podstępnie knuję, jakby cię tu uwieść, możesz mi po prostu wyciągnąć wtyczkę. Bardzo śmieszne. Poważnie? Pomyśl o tym. To może być plan awaryjny. Sytuacja może się zmienić szybciej niż myślisz. Twoja siostra uzna, że nie chce przyjeżdżać do domu na każdy weekend. Albo może kogoś pozna. Milion rzeczy może się zmienić. A ciebie być może już tu nie będzie za dwa miesiące. Pomyślałam i natychmiast znienawidziłam się za tę myśl. Powiedz mi coś. Odezwał się, kiedy już miał zamiar wyjechać z pokoju: A dlaczego pan maratończyk nie zaproponował ci, żebyś nocowała u niego? Ależ zaproponował? Odparłam. Spojrzał na mnie, jakby miał ochotę zapytać jeszcze o coś, ale najwyraźniej zmienił zdanie. Tak jak powiedziałem wzruszył ramionami. Oferta jest aktualna to lista rzeczy, które lubił Will. Po pierwsze, oglądanie filmów, zwłaszcza zagranicznych z napisami. Co jakiś czas dawał się namówić na thriller albo nawet na melodramat, ale przy komediach romantycznych mówił stop. Jeśli odważyłam się jakąś wypożyczyć, przez całe 120 minut wydawał z siebie pogardliwe prchnięcia albo zwracał mi uwagę na wyświechtane pomysły scenarzystów. Aż w końcu nie miałam już tego żadnej przyjemności. Po drugie, słuchanie muzyki klasycznej. Strasznie dużo o niej wiedział. Lubił też muzykę współczesną, ale jego zdaniem jazz to głównie pretensjonalne bzdury. Kiedy któregoś popołudnia zobaczył zawartość mojej MP3, śmiał się tak bardzo, że niemal wypadła mu jedna z jego rurek. Po trzecie, siedzenie w ogrodzie, teraz kiedy było ciepło. Czasem stałam przy oknie i patrzyłam, jak siedzi z odchyloną głową, ciesząc się promieniami słońca. Kiedy powiedziałam coś o tym, że potrafi siedzieć spokojnie i cieszyć się chwilą sztuka, której ja nie opanowałam nigdy odparł, że jeśli nie możesz ruszyć ręką ani nogą nie masz wielkiego wyboru. Po czwarte zmuszanie mnie do czytania książek albo czasopism a potem rozmawianie o nich. Wiedza to władza, Clark mawiał. Z początku tego nie znosiłam. Czułam się jak w szkole, jakby ktoś sprawdzał, jak dobrą mam pamięć. Ale po jakimś czasie zdałam sobie sprawę, że zdaniem Willa nie ma złych odpowiedzi. Właściwie to lubił, kiedy się z nim nie zgadzałam. Pytał mnie, co sądzę na temat jakiejś informacji w gazecie. Spierał się ze mną o postacie z książek. Wydawało się, że na każdy temat ma swoje zdanie. Na temat tego, co robi rząd, czy jedna firma powinna wykupić drugą, czy ktoś powinien pójść do więzienia. Jeśli uważał, że nie chce mi się myśleć, albo że po prostu powtarzam opinię rodziców lub Patryka, mówił beznamiętnie. Nie, to nie wystarczy. Jeśli mówiłam, że nie mam o czymś pojęcia, wyglądał na bardzo rozczarowanego. Starałam się więc go ubiec i czytałam gazetę jeszcze w autobusie. Słuszna uwaga, Clark, mówił, a ja wtedy promieniałam. A potem ganiłam sama siebie za to, że znów mu pozwalam, żeby traktował mnie protekcjonalnie. Po piąte. Golenie. Teraz, co drugi dzień nakładałam mu piankę do golenia i goliłam, żeby wyglądał przyzwoicie. Jeśli akurat nie czuł się źle, odchylał się na oparciu, przymykał oczy, a na jego twarzy pojawiał się wyraz niemal błogości. Może tylko tak mi się wydawało. Może widziałam to, co chciałam zobaczyć. Ale zupełnie się nie odzywał, podczas gdy ja ostrożnie wodziłam ostrzem po jego podbródku wyrównując i skrobiąc, a kiedy otwierał oczy, jego spojrzenie łagodniało, jak u kogoś, kto budzi się z przyjemnego snu. Trochę się opalił, bo więcej przebywał na dworze. Maszynki do golenia trzymałam wysoko w szafce łazienkowej, schowane za wielką butlą odżywki do włosów. Po szóste. Być facetem. Zwłaszcza z Nejtanem. Niekiedy przed wieczornymi zabiegami siadali na końcu ogrodu i Nejtan otwierał kilka piw. Czasem słyszałam, jak rozmawiają o ragby albo żartują z jakiejś laski widzianej w telewizji. Well zachowywał się wtedy zupełnie inaczej niż zwykle, ale rozumiałam, że jest mu to potrzebne. Potrzebował kogoś, przy kim mógłby po prostu być facetem robiącym to, co robią faceci. To była odrobina normalności w jego dziwnym, odosobnionym życiu. Po siódme. Rzucanie uwag na temat tego, jak jestem ubrana a właściwie unoszenie brwi na widok mojego stroju. Poza czarno-żółtymi rajstopami. Kiedy dwa razy w nich przyszłam, nic nie powiedział, tylko skinął głową tak, jakby wreszcie coś było tak, jak trzeba. Widziałaś kiedyś w mieście mojego tatę? O, tak. Akurat rozwieszałam pranie. Sznur do bielizny ukryty był w czymś, co pani trejnor nazywała ogródkiem kuchennym. Myślę, że nie chciałaby coś tak przyziemnego jak pranie skaziło widok jej rabatki obsadzonej roślinami wieloletnimi. Moja mama wywieszała pranie niemal jak sztandar. To było jak wyzwanie rzucone sąsiadkom. Spróbujcie mi dorównać, moje panie. Tacie udało się ją jedynie powstrzymać od postawienia drugiej obrotowej suszarki od prądu. Pytał mnie, czy coś mówiłaś na ten temat. O, starałam się zrobić obojętną minę. A potem, ponieważ on jakby na coś czekał, powiedziałam. Najwyraźniej nie. Czy był z kimś? Włożyłam ostatnią klamerkę do torebki, a torebkę do pustego kosza na pranie. Odwróciłam się do niego. Z kobietą? Tak. Rudą? Tak. Will zastanawiał się dłuższą chwilę. Przepraszam, jeśli sądzisz, że powinnam była ci powiedzieć, Odezwałam się, ale wydawało mi się, że to nie moja sprawa. Poza tym takie rozmowy nigdy nie są łatwe. Nie. Jeśli to jakaś pociecha, Clark, to nie był pierwszy raz. Powiedział po czym odjechał w stronę domu. Deidre Bellows musiała powtórzyć moje imię dwukrotnie, zanim podniosłam głowę, bazgrałam w notesie nazwy miejsc i pytania za i przeciw. I właściwie zapomniałam, że jestem w autobusie. Próbowałam wymyślić, jakby tu wyciągnąć Willa do teatru. W zasięgu dwugodzinnej jazdy samochodem był tylko jeden, który wystawiał stary jak świat muzykal Oklahoma. Trudno było wyobrazić sobie Willa, jak kiwa głową do taktu piosenki: Och, jakiż cudny poranek! Ale wszystkie poważne teatry były w Londynie. A wyprawa do Londynu wciąż wydawała się czymś poza zasięgiem. Udawało mi się wyciągnąć Łyla z domu, ale wykorzystaliśmy już prawie wszystko, co było dostępne w odległości godzinnej jazdy samochodem. A ja nie miałam pojęcia, jak go namówić, żebyśmy wypuścili się gdzieś dalej. Zatopiona w swoim świecie, co? O cześć, Deidry! Przesunęłam się na siedzeniu, żeby zrobić jej miejsce. Deidry przyjaźniła się z moją mamą, od kiedy były dziewczynkami. Miała sklep z tkaninami dekoracyjnymi i trzy razy się rozwodziła jej włosy były tak gęste jak peruka a twarz mięsista i smutna jakby stale dumała tęsknie o rycerzu na białym koniu który przybędzie żeby ją stąd zabrać zwykle nie jeżdżę autobusem ale oddałam samochód do naprawy co u ciebie mama opowiadała mi o twojej pracy wygląda bardzo ciekawie tak to jest jak się dorasta w małym miasteczku całe twoje życie jest jak na tacy nic się nie da ukryć ani tego, że jako czternastolatka zostałam przyłapana na paleniu papierosów na parkingu supermarketu za miastem, ani tego, że tato położył nowe kafelki w toalecie na dole. Detale codziennego życia były towarzyską walutą dla kobiet takich jak dajtri. Tak. To dobra praca. I dobrze płatna. Tak. Ucieszyłam się, że znalazłaś sobie coś takiego po tej całej kawiarni. Szkoda, że ją zamknęli. Za chwilę zamknął wszystkie potrzebne sklepy w tym mieście. Pamiętam, kiedy na głównej ulicy był sklep warzywniczy, piekarnia i mięsny. Akurat była nam potrzebna wytwórnia świec. Hm. Zobaczyłam, że zerka na moją listę i zamknęłam notes. Ale nadal trzeba gdzieś kupować zasłony. Jak tam sklep? Nieźle, dziękuję. A co to takiego? Coś związanego z pracą? Wymyślam rzeczy, które może Will chciałby robić. Czy to ten niepełnosprawny? Tak, mój szef. Twój szef. Ładnie to ujęłaś, szturchnęła mnie. A jak twoja mądra siostra radzi sobie na uczelni? Dobrze. Tomas też. Zobaczysz. Ona jeszcze kiedyś będzie rządzić tym krajem. Muszę ci coś powiedzieć, Luisa, że zawsze mnie dziwiło, że ty nie wyjechałaś wcześniej. Zawsze myśleliśmy, że taka bystra z ciebie dziewuszka. Nadal zresztą tak uważamy. Uśmiechnęłam się uprzejmie, bo nie wiedziałam, co powiedzieć. Ale cóż, ktoś to musi robić, prawda? Wasza mama na pewno się cieszy, że jedna z was postanowiła zostać w domu. Chciałam zaprzeczyć, ale potem dotarło do mnie, że przez ostatnie siedem lat nie robiłam niczego, co sugerowałoby, że mam ambicje czy pragnienie wyruszyć gdzieś dalej niż poza naszą ulicę. Siedziałam. Słuchając jak zmęczony życiem silnik autobusu rzęzi i dygocze. I nagle poczułam, że czas ucieka, że całe jego kawały tracę na swoje małe podróże w te i z powrotem, po tej samej trasie, dookoła zamku. Albo gdy patrzę jak Patrick robi kolejne okrążenia na bieżni. Codziennie te same małe problemy, te same gesty. No dobrze, ja tu wysiadam. Dajdri obok mnie podniosła się ciężko zakładając na ramię zamykaną na zameczek torebkę. Przekaż mamie pozdrowienia. Powiedz jej, że wpadnę jutro. Spojrzałam na nią, mrugając oczami. Zrobiłam sobie tatuaż, powiedziałam nagle. Pszczołę. Zatrzymała się, chwytając się oparcia. Na biodrze. Prawdziwy tatuaż. Na stałe. Dajdri spojrzała w stronę drzwi autobusu. Wyglądała na nieco zaskoczoną, po czym uśmiechnęła się do mnie, chcąc chyba dodać mi otuchy. To bardzo ładnie, Luisa. Tak jak mówiłam. Przekaż mamie, że wpadnę jutro. Codziennie, kiedy Will oglądał telewizję albo był zajęty czymś innym, siadałam do jego komputera szukając magicznego wydarzenia, które mogłoby go uszczęśliwić. Ale czas płynął, a tymczasem wyglądało na to, że moja lista rzeczy, których nie możemy zrobić, miejsc, do których nie możemy pojechać, zaczyna być znacznie dłuższa niż lista tego, co moglibyśmy zrobić. Wróciłam wtedy na strony z czatami i zapytałam o radę. Ha! napisał Richie. Witaj w naszym świecie, pszczółko. Z rozmowy, która się wywiązała, dowiedziałam się, że z upijaniem się na wózku wiążą się różnorakie zagrożenia. W tym katastrofy z kateterem, przewracanie się okrawężnik i to, że równie pijani kumple mogą cię odwieźć do cudzego domu. Dowiedziałam się, że sprawni pomocnicy przydają się wszędzie mniej więcej tak samo, ale Paryż wskazywano jako jedno z najmniej przyjaznych wózkowiczom miejsc na ziemi. To było rozczarowujące, ponieważ jakaś mała, optymistyczna część mnie wciąż miała nadzieję, że uda nam się tam pojechać. Zaczęłam więc układać kolejną listę rzeczy, których nie da się zrobić ze sparaliżowanym człowiekiem na wózku. Po pierwsze, jazda metrem. Na większości stacji nie ma wind, co wykluczało poruszanie się po większej części Londynu, chyba że bylibyśmy gotowi płacić za taksówki. Po drugie, pójście na basen bez dodatkowej pomocy, pod warunkiem, że woda będzie na tyle ciepła, że Will nie dostanie natychmiast dreszczy. Nawet szatnie dla niepełnosprawnych nie na wiele się przydadzą bez podnośnika. Nie mówiąc o tym, że Will i tak nie dałby się na niego wsadzić. Po trzecie, pójście do kina, chyba że mielibyśmy miejsce z przodu i że Will akurat tego dnia nie ma zbyt silnych skurczów. Ostatnie 20 minut filmu Okno na Podwórze spędziłam na czworakach, próbując pozbierać popcorn, który rozsypał się na wszystkie strony, kiedy Willowi niespodziewanie drgnęło kolano. Po czwarte, pójście na plażę, chyba że ma się wózek z grubymi kołami. Łel nie miał. Po piąte, podróż samolotem, jeśli wszystkie miejsca dla niepełnosprawnych są już zajęte. Po szóste, wyprawa na zakupy, chyba że we wszystkich sklepach są wymagane przepisami rampy. Właściciele sklepów wokół zamku wykręcali się tym, że mieszczą się w zabytkowych budynkach i dlatego nie mogą ich zainstalować. Czasem nawet mówili prawdę. Po siódme: wyjazd gdziekolwiek, gdzie jest za gorąco albo za zimno. Problem regulacji temperatury. Po ósme: wyjazd gdziekolwiek pod wpływem impulsu. Trzeba zapakować bagaże i dwa razy sprawdzić, czy da się wszędzie wejść. Po dziewiąte: wyjście do restauracji, jeśli osoba na wózku nie lubi być karmiona publicznie albo w zależności od sytuacji z kateterem jeśli do łazienki w restauracji idzie się po schodach. Po dziesiąte. Długa podróż pociągiem. Wyczerpujące. Poza tym, nie da się załadować ciężkiego wózka z silnikiem do pociągu bez dodatkowej pomocy. Po jedenaste. Wyjście do fryzjera. Jeśli padało, wszystkie włosy przylepiały się do kółek wózka. Co dziwne? Oboje nas aż mdliło na ten widok. Po dwunaste. Odwiedziny u kogoś, chyba że dysponuje on rampą dla wózków. W większości domów są schody. Większość ludzi nie ma ramp. Nasz dom był rzadkim wyjątkiem. Poza tym, Will i tak twierdził, że nie ma ochoty się z nikim widzieć. Po trzynaste. Zejście ze wzgórza pod zamkiem podczas ulewy. Hamulce nie zawsze działają, a wózek jest za ciężki, żebym dała radę go utrzymać. Po czternaste. Wyjazd gdziekolwiek, gdzie można się spodziewać pijanych ludzi. Will działał na nich jak magnes. Przykucali, dmuchając mu w twarz oparami alkoholu, i patrzyli na niego ze współczuciem wielkimi oczami. Czasem naprawdę próbowali dokądś go zawieść. Po piętnaste. Wyjście gdziekolwiek, gdzie może być tłum. To oznaczało, że w miarę jak nadchodziło lato, wycieczki dookoła zamku były coraz trudniejsze. A połowa miejsc, do których, jak sądziłam, moglibyśmy się wybrać jarmarki, teatr, plenerze, koncerty odpadała. Kiedy gorączkowo szukając pomysłów, zapytałam obecnych na czacie ludzi na wózkach o coś, co najbardziej na świecie chcieliby zrobić, odpowiedź niemal zawsze brzmiała uprawiać seks. Dostarczali mi także wielu szczegółów, o które wcale nie prosiłam, ale generalnie niewiele mi pomogli. Zostało mi tylko osiem tygodni, a mnie skończyły się pomysły. Kilka dni po naszej rozmowie przy suszącym się praniu, Wróciłam do domu i zobaczyłam, że tato stoi na korytarzu. To już samo w sobie było niezwykłe. Przez ostatnie kilka tygodni w ciągu dnia prawie nie ruszał się z kanapy, rzekomo dotrzymując dziadkowi towarzystwa. Ale on na dodatek miał na sobie wyprasowaną koszulę. Ogolił się, a korytarz wypełniał aromat Old Spice'a. Jestem prawie pewna, że przechowywał tę butelkę od jakiegoś 1974 roku. O, jesteś? Zamknęłam za sobą drzwi. Jestem? Byłam zmęczona i niespokojna. Przez całą drogę do domu rozmawiałam przez komórkę z agentem z biura podróży o tym, dokąd mogłabym zabrać łyla. Ale do niczego nie doszliśmy. Chciałam wywieźć go gdzieś dalej, ale nigdzie w odległości większej niż pięć mil od zamku chyba nie było takiego miejsca, do którego rzeczywiście chciałby pojechać. Nie pogniewasz się, jeśli zostawimy cię samą dziś wieczorem? Jasne, nie ma sprawy. Mogę potem pójść z Patrykiem do pubu. A dlaczego? Powiesiłam płaszcz na wolnym haczyku. Na wieszaku zrobiło się pusto, odkąd zniknęły z niego ubrania Triny i Tomasa. Zabieram twoją mamę na kolację dokonałam w myślach szybkich obliczeń. Czyżbym przegapiła jej urodziny? Nie. Świętujemy! Ściszył głos, jakby to był sekret. Dostałem pracę. Niemożliwe! Dopiero teraz to dostrzegłam. Z jego ramion nareszcie spadł ciężar. Stał wyprostowany, marszcząc twarz w uśmiechu. Wyglądał, jakby nagle odmłodniał o kilka lat. Tato, to, to fantastyczne. Wiem, Twoja mama jest w siódmym niebie. A wiesz, że przez ostatnie miesiące było jej ciężko. Trina wyjechała, dziadek i tak dalej, więc chcę ją dokądś zabrać dziś wieczorem. Niech się trochę rozerwie. A co to za praca? Będę szefem konserwatorów na zamku. Zamrugała oczami. Ale to... Pan Trajnor, To prawda. Zadzwonił do mnie i powiedział, że szuka kogoś, a ten twój Will powiedział mu, że jestem wolny. Poszedłem tego samego popołudnia i pokazałem mu, co potrafię. No i jestem na miesięcznym okresie próbnym. Zaczynam w sobotę. Będziesz pracował u ojca Willa? Powiedział, że muszę przejść okres próbny, żeby wszystko było zgodnie z procedurami. Ale stwierdził, że nie widzi powodu, żebym nie miał dostać tej pracy. To... to fantastyczne! Powiedziałam. Ta wiadomość dziwnie wytrąciła mnie z równowagi. Nawet nie wiedziałam, że kogoś tam szukają. Ja też nie, ale to świetnie. To facet, któremu zależy na jakości. Rozmawiałem z nim o zielonym dębie, a on pokazał mi coś, co robił mój poprzednik. Nie uwierzyłabyś, po prostu szok. Powiedział, że jest pod dużym wrażeniem mojej roboty. Tak ożywionego taty nie widziałam od wielu miesięcy. Przyszła mama. Umalowała usta i włożyła najlepsze buty na obcasie. Będzie miał do dyspozycji furgonetkę. I dobrze płacą, Lu. Nawet trochę więcej niż w fabryce mebli. Patrzyła na niego jak na bohatera. Kiedy odwróciła się do mnie, z jej miny wynikało, że ja powinnam patrzeć tak samo. Mama potrafiła przekazać wyrazem twarzy milion różnych rzeczy, a teraz chciała dać mi do zrozumienia, że ta chwila należy do mojego taty. To wspaniale, Tato! Naprawdę! Podeszłam i uściskałam go. Właściwie to powinnaś podziękować Willowi. Równy z niego gość. Jestem cholernie wdzięczny, że o mnie pomyślał. Słuchałam, jak wychodzą z domu. Jak mama jeszcze grzebie się przed lustrem w holu, a tato zapewnia ją, że wygląda pięknie, tak jak jest. I klepie się po kieszeniach, sprawdzając, czy ma kluczyki, portfel i jak śmieją się razem. A potem drzwi się zamknęły. Usłyszałam pomruk odjeżdżającego samochodu. Teraz słychać już było tylko telewizor w pokoju dziadka. Usiadłam na schodach. A potem wyciągnęłam telefon i wybrałam numer Willa. Odebrał po dłuższej chwili. Wyobraziłam go sobie jak podjeżdża do urządzenia, pozwalającego rozmawiać bez użycia rąk i wciska guzik kciukiem. Tak słucham. Czy to twoja sprawka? Milczał przez chwilę. To ty, Clark? Czy to ty załatwiłeś pracę mojemu ojcu? Wydawało się, jakby miał problemy z oddychaniem. Pomyślałam, czy aby prosto siedzi na wózku. Myślałem, że się ucieszysz. Cieszę się, tylko. Sama nie wiem. Dziwnie się czuję. Nie powinnaś. Twój tata potrzebował pracy. Mój potrzebował fachowego konserwatora. Naprawdę? Trudno mi było ukryć powątpiewanie. Co? To nie ma nic wspólnego z tym, o co pytałeś mnie któregoś dnia? Z nimi, z tamtą kobietą? Milczał dłuższą chwilę. Wyobrażałam go sobie, jak siedzi w salonie, patrząc przez wysokie okna. Potem odezwał się, jakby z wahaniem. Myślisz, że zaszantażowałam swojego ojca, żeby dał twojemu pracę? To rzeczywiście byłoby naciągane. Usiadłam znów. Przepraszam, nie wiem to po prostu dziwne tak się zbiegło w czasie dziwne zbieg okoliczności. No więc ciesz się, Clark. To dobra wiadomość. Twój tato świetnie sobie poradzi. A to oznacza. zawahał się. Co to oznacza? Że pewnego dnia będziesz mogła wyjechać i rozwinąć skrzydła, nie martwiąc się o to, jak twoi rodzice poradzą sobie bez ciebie. Czułam się tak, jakby walnął mnie w brzuch. Całe powietrze uszło mi z płuc. Lu? Tak. Okropnie jesteś milcząca. Ja. Przełknęłam ślinę. Przepraszam. Coś mnie rozproszyło. Dziadek mnie woła, ale tak dzięki, że się za nim wstawiłeś. Musiałam odłożyć słuchawkę, bo nie wiadomo skąd w moim gardle. Pojawiła się wielka gula i nie byłam pewna, czy uda mi się powiedzieć cokolwiek więcej? Poszłam do papu. Powietrze było aż gęste od zapachu kwitnących drzew, a ludzie na ulicy uśmiechali się, gdy ich mijałam. Ale ja nie mogłam zdobyć się na uśmiech. Wiedziałam, że nie mogę zostać w domu sam na sam z myślami. Całą drużynę pogromców triatlonu znalazłam w ogródku piwnym przysuniętych razem stołach w rogu, otoczonych różową plątaniną żelastych ramion i nóg. Kilka osób, ale nie kobiety, uprzejmie skinęło mi głową, a Patryk wstał i zrobił mi miejsce obok siebie. Zdałam sobie sprawę, że bardzo brakuje mi triny. Ogródek wypełniała specyficznie angielska mieszanina porykujących studentów i akwizytorów po pracy, w koszulach z podwiniętymi rękawami. Przychodzili tu też chętnie turyści, więc oprócz angielskiego słyszało się też inne języki i akcenty: włoski, francuski, amerykański. Z zachodniego muru widać było zamek, i tak jak każdego lata, turyści ustawiali się w kolejkach, żeby zrobić sobie zdjęcie z zabytkiem w tle. Nie spodziewałam się, że przyjdziesz. Chcesz się czegoś napić? Za chwilę. Chciałam tylko usiąść, oprzeć głowę o jego ramię. Chciałam czuć się tak jak kiedyś, zwyczajnie, bez trosko. Chciałam nie myśleć o śmierci. Dziś pobiłam swój rekord. 15 mil w zaledwie siedemdziesiąt i dwie minuty. To świetnie. Zaraz odlecisz jak rakieta, powiedział ktoś. Patryk zacisnął pięści niczym na manetkach motocykla i wydał dźwięk, jakby dodawał gazu. To super, naprawdę udawałam, że się cieszę. Wypiłam piwo, potem kolejne słuchałam, jak rozmawiają o dystansie, o obtartych kolanach i pływaniu w zimnej wodzie. Wyłączyłam się i obserwowałam innych ludzi w pubie, zastanawiając się nad ich życiem. Na pewno w rodzinie każdego z nich były różne doniosłe wydarzenia. Dzieci kochane i utracone. Mroczne tajemnice, wielkie radości i tragedie. Jeśli oni mogli zapomnieć o tym na chwilę i po prostu cieszyć się ciepłym wieczorem w pubie, to pewnie ja też mogę. A potem powiedziałam Patrykowi, że tato dostał pracę. Zrobił taką minę, jaką pewnie ja miałam wcześniej. Musiałam powtórzyć, żeby mógł być pewny, że dobrze usłyszał. Czyli wszystko w rodzinie. Teraz oboje dla niego pracujecie. Chciałam mu wtedy powiedzieć. Naprawdę chciałam. Chciałam mu wyjaśnić, ile rzeczy wiąże się z moją walką o to, żeby Will żył dalej. Że boję się, że Will chyba próbuje kupić mi wolność. Ale wiedziałam, że nie mogę nic mu powiedzieć. Mm. To nie wszystko. Zaproponował, że mogę u niego nocować, kiedy chcę. W pokoju gościnnym. To by rozwiązało cały problem z łóżkami u nas w domu. Patryk spojrzał na mnie. Masz zamiar u niego nocować? Czemu nie? To miła propozycja, Pat. Wiesz, jak ostatnio u nas jest, a ciebie nigdy nie ma. Lubię do ciebie przychodzić, ale... Jeśli mam być szczera, nie czuję się tam jak w domu. Wciąż się we mnie wpatrywał. W takim razie zrób z tego dom. Co? Wprowadź się. Urządź. Przywieź swoje rzeczy, ubrania. Już pora, żebyśmy zamieszkali razem. Dopiero później, kiedy się nad tym zastanowiłam, zdałam sobie sprawę, że mówił to z bardzo nieszczęśliwą miną. Nie jak ktoś, kto w końcu doszedł do wniosku, że nie może żyć bez swojej dziewczyny przy boku i chce, byśmy nareszcie zaczęli prowadzić radosne wspólne życie. Wyglądał raczej jak ktoś, Przyparty do ściany. Naprawdę chcesz, żebym się wprowadziła? Tak, jasne potarł ucho. To znaczy, nie mówię, żebyśmy zaraz brali ślub. Ale to by chyba było sensowne, prawda? Ale z ciebie, romantyk? Naprawdę tak myślę, Lu. Już pora. Pewnie już od dawna była pora, ale ja chyba wciąż byłem czymś zajęty. Wprowadź się. Będzie dobrze, przytulił mnie. Naprawdę będzie dobrze. Pogromcy triatlonu wokół nas grzecznie podjęli rozmowy. Rozległy się radosne okrzyki grupy japońskich turystów, którzy zrobili sobie takie zdjęcie, jakie chcieli. Ptaki śpiewały, zachodziło słońce, ziemia się kręciła. Chciałam być tego częścią, a nie tkwić w pogrążonym w ciszy pokoju, martwiąc się o człowieka na wózku. Tak. Powiedziałam. Będzie dobrze. Rozdział 17. Najgorsze w pracy opiekuna wcale nie jest to, o czym można by pomyśleć. Wcale nie dźwiganie i mycie, leki, waciki i słaby, ale zawsze jakoś wyczuwalny zapach środków dezynfekcyjnych. Nawet nie to, że większość ludzi sądzi pewnie, że zajmujesz się czymś takim, bo do niczego lepszego się nie nadajesz. Najgorszy jest fakt, że kiedy spędza się cały dzień naprawdę blisko z kimś, nie da się uciec od jego nastrojów, ani swoich własnych. Will przez całe lato zachowywał rezerwę wobec mnie, od kiedy powiedziałam mu o swoich planach. Ktoś z zewnątrz pewnie nic by nie zauważył, ale mniej żartowaliśmy, rozmawialiśmy mniej swobodnie, nie pytał mnie o nic poza tym, co w gazetach. Naprawdę tego chcesz? Zobaczyłam błysk w jego oczach. Ale twarz nie zdradzała niczego. Wzruszyłam ramionami, a potem skinęłam głową. Czułam, że moja wymijająca odpowiedź jest w jakiś sposób dziecinna. Najwyższy czas, naprawdę, powiedziałam. Chodzi mi o to, że mam już 27 lat. Przyglądał mi się, lekko zaciskając szczękę. Nagle poczułam się okropnie zmęczona. Czułam dziwną chęć, żeby go przeprosić, chociaż nie wiedziałam za co. Skinął lekko głową i uśmiechnął się. Cieszę się, że wszystko się wam poukładało. Powiedział i pojechał do kuchni. Zaczynałam być na niego naprawdę zła. Nigdy nie czułam się przez nikogo tak osądzana jak teraz przez Łyla. Tak jakbym, postanawiając wprowadzić się do mojego chłopaka, stała się dla niego mniej interesująca. Tak jakbym przestała być jego ulubionym projektem. Oczywiście nie mogłam mu tego powiedzieć, ale byłam wobec niego tak samo chłodna jak on dla mnie. Szczerze mówiąc było to dość wyczerpujące. Po południu ktoś zapukał do tylnych drzwi. Pobiegłam korytarzem z mokrymi rękami, bo myłam naczynia, a kiedy otworzyłam, zobaczyłam mężczyznę w ciemnym garniturze z steczką w ręku. O nie. Jesteśmy buddystami, oświadczyłam stanowczo i mimo jego protestów zamknęłam drzwi. Dwa tygodnie wcześniej para świadków wiechowy trzymała łyla przy tylnych drzwiach przez prawie kwadrans, podczas gdy on próbował obrócić wózek, który zahaczył się o wycieraczkę. Kiedy wreszcie zamknęłam drzwi, zawołali przez skrzynkę na listy, że on bardziej niż ktokolwiek powinien rozumieć, co znaczy oczekiwania na życie wieczne. Hm. Jestem umówiony z panem trenerem. powiedział mężczyzna, a ja ostrożnie otworzyłam drzwi. Przez cały czas, kiedy pracowałam w Granta House, nikt nigdy nie przyszedł do Willa, puchając do tylnych drzwi. Wpuść tego pana. Polecił mi Will, który pojawił się za moimi plecami. Umawiałem się z nim. Ponieważ nie ruszałam się z miejsca, dodał. Wszystko jest w porządku, Clark. To znajomy. Mężczyzna przeszedł przez próg, wyciągając rękę i uściskał mi dłoń. Michael Lower. Przedstawił się. Miał zamiar powiedzieć coś jeszcze, ale Will wjechał wózkiem między nas, skutecznie ucinając dalszą rozmowę. Będziemy w salonie. Czy mogłabyś zrobić kawę, a potem zostawić nas na chwilkę? Hmm... Jasne. Pan Lowy uśmiechnął się do mnie nieco nerwowo, po czym ruszył za Willem do salonu. Kiedy kilka minut później przyniosłam im kawę, rozmawiali o krykiecie. Konwersowali na temat etapów i punktów, aż w końcu nie miałam więcej powodów, żeby tam sterczeć. Strzepując niewidoczny pyłek z sukienki, wyprostowałam się i powiedziałam: W takim razie zostawiam panów. Dzięki, Luisa. Na pewno nie chcecie nic więcej? Może biszkopty? kopty? Nie, dziękuję. Will nigdy nie mówił do mnie Luisa. I nigdy wcześniej nie odmawiał mi udziału w czymkolwiek. Pan Lower. Był u niego przez prawie godzinę. Kiedy już skończyłam wszystkie prace, siedziałam w kuchni, zastanawiając się, czy będę na tyle odważna, żeby podsłuchiwać. Ale nie byłam. Siedziałam więc, zjadałam dwie markizy, obgryzałam paznokcie, słuchałam przytłumionego pomruku ich głosów i zastanawiałam się po raz piętnasty, dlaczego Will nie poprosił tego człowieka, żeby wszedł frontowym wejściem. Nie wyglądał jak lekarz. Być może był doradcą finansowym, ale jakoś nie wyglądał mi na kogoś takiego. Z pewnością nie wyglądał też jak fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy czy dietetyk. Albo jeden z legionu innych fachowców, zatrudnionych przez miejscowe władze, którzy wpadali, by ocenić, czy potrzeby łyla, jakoś się nie zmieniły. Takiego można było wyczuć z daleka. Zawsze wyglądali na skrajnie zmęczonych, ale starali się być za wszelką cenę dziarscy i optymistyczni. Nosili swetry w zgaszonych kolorach, wygodne buty, i poruszali się zakurzonymi służbowymi samochodami, pełnymi broszurek i pudełek ze sprzętem. Pan Lower miał błyszczące granatowe BMW, jakim raczej nie jeździli pracownicy socjalni. Wreszcie pan Lower wyszedł. Zamknął teczkę, marynarkę trzymał na ramieniu. Już nie sprawiał wrażenia zdenerwowanego. W jednej sekundzie byłam w holu. Czy mogłaby mi pani wskazać łazienkę? Pokazałam mu bez słowa i stałam na korytarzu, przestępując z nogi na nogę, aż z niej wyszedł. Dobrze, na razie to wszystko. Dziękuję ci, Michael. Will nie patrzył na mnie. Będę czekał na wiadomość od ciebie. Odezwę się jeszcze w tym tygodniu, odparł pan Lowell. Lepiej mailem niż pocztą. Przynajmniej na razie. Tak, oczywiście. Odprowadziłam go do drzwi. Potem, kiedy Will znów zniknął w salonie, Poszłam za nim na dziedziniec i zapytałam lekko: Daleko musi pan jechać? Miał doskonale skrojone ubranie. Tkanina i ściegi mówiły o wielkim mieście i wielkich pieniądzach. Niestety do Londynu ale mam nadzieję, że o tej porze jeszcze nie będzie korków. Wyszłam za nim przed dom. Słońce było wysoko na niebie i musiałam mrużyć oczy. A. A gdzie mieści się pana firma? Na Regent Street. Na tej Regent Street nieźle. Tak całkiem niezłe miejsce. No dobrze, dziękuję za kawę, panno Clark, Louisa Clark. Zatrzymał się i spojrzał na mnie przez chwilę. A ja zastanawiałam się, czy połapał się w moich nieudanych próbach wywiedzenia się, kim jest a panna Clark powiedział znów, uśmiechając się profesjonalnie w każdym razie dziękuję. Ostrożnie położył teczkę na tylnym siedzeniu, wsiadł do samochodu i odjechał. Tego wieczoru, po drodze do Patryka, zajrzałam do biblioteki. Mogłabym skorzystać z jego komputera, ale czułam, że musiałabym go prosić, więc tak wydawało mi się prościej. Usiadłam przy terminalu i wstukałam do wyszukiwarki: Michael Lower oraz Regent Street London. Wiedza to potęga, Will, powiedziałam w duchu. Uzyskałam 3290 wyników. Pierwsze trzy wskazywały na Michaela Lowera, prawnika, specjalistę od testamentów, potwierdzeń testamentów i pełnomocnictw z kancelarią na tej właśnie ulicy. Przez kilka minut wpatrywałam się w ekran, po czym znów wpisałam jego nazwisko. Tym razem w wyszukiwarkę grafiki i zobaczyłam go podczas jakiejś mediacji w ciemnym garniturze. Michael Lower, specjalista od testamentów. Ten sam człowiek, który przez godzinę rozmawiał z Uelem. Tego wieczoru przeprowadziłam się do Patryka. W ciągu półtorej godziny między końcem pracy a jego wyjściem na bieżnie. Zabrałam wszystko poza łóżkiem i nowymi roletami. Przyjechał samochodem i załadowaliśmy cały mój dobytek do worków na śmieci. Na dwa razy przewieźliśmy wszystko. Oprócz moich starych podręczników ze strychu, do jego mieszkania. Mama płakała, była przekonana, że to przez nią się wyprowadzam. Kochanie na miłość boską już czas, żeby miała własne życie. Ma dwadzieścia siedem lat powiedział jej tato. Ale to wciąż moje maleństwo odparła, wciskając mi dwie puszki ciastek oraz wielką torbę środków czystości. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Ja nawet nie lubię tych ciastek. Urządzanie się u Patryka okazało się zupełnie łatwe. On miał bardzo niewiele rzeczy, a ja po latach spędzonych w klitce też właściwie nie dużo. Pokłóciliśmy się tylko o mój zbiór płyt CD, którego najwyraźniej nie można było dołączyć do jego kolekcji, dopóki nie pooznaczam swoich nalepkami i nie ustawię ich alfabetycznie. Czuj się jak u siebie w domu! Powtarzał tak, jakbym była gościem. Oboje byliśmy zdenerwowani i sztywni, jak ludzie na pierwszej randce. Kiedy się rozpakowywałam, przyniósł mi herbatę i powiedział: Pomyślałam, że to mógłby być twój kubek. Pokazał mi, gdzie co jest w kuchni, powtarzając: Ale oczywiście, ustaw wszystko tak, jak chcesz. Nie mam nic przeciwko temu. Zwolnił dla mnie dwie szuflady i szafę w pokoju gościnnym. Pozostałe dwie szuflady wypełniały jego sportowe ciuchy. Nawet nie wiedziałam, że jest tyle rodzajów lajkry i polaru. Kiedy powiesiłam swoje dzikokolorowe ciuchy, wciąż zostało sporo wolnej przestrzeni z dźwięczącymi żałośnie metalowymi wieszakami. Muszę chyba kupić sobie więcej ubrań, żeby ją zapełnić, powiedziałam na ten widok. Roześmiał się nerwowo. Co to jest? Patrzył na mój kalendarz, który powiesiłam na ścianie, z pomysłami na zielono i zaplanowanymi wydarzeniami. Zaznaczonymi na czarno. Kiedy coś się udało muzyka, degustacja wina rysowałam obok uśmiechniętą buźkę. Kiedy coś nie wyszło wyścigi konne wystawa sztuki nie rysowałam nic. Na następne dwa tygodnie nie miałam wielu planów. Will znudził się tym, co było bliskie, a ja nie mogłam go przekonać, żebyśmy wybrali się gdzieś dalej. Zerknęłam na Patryka. Widziałam, że patrzy na datę 12 sierpnia, zaznaczoną wykrzyknikami. Mm. To tylko, żebym pamiętała o różnych rzeczach w pracy. Myślisz, że nie przedłużą ci umowy? Nie wiem, Patryk. Patryk wyjął długopis z zacisku, spojrzał na następny miesiąc, po czym napisał pod dwudziestym ósmym tygodniem. Czas zacząć szukać pracy. W ten sposób będziesz zabezpieczona niezależnie od tego, co się stanie. Powiedział. Pocałował mnie i wyszedł. Starannie ustawiłam w łazience swoje kremy. Poukładałam w szafce maszynki do golenia, odżywki i tampony. Książki ustawiłam w schludnym rządku na podłodze pod oknem, w tym nowe tytuły, które Will zamówił dla mnie przez Amazon. Patrick obiecał, że w wolnej chwili powiesi jakieś półki. A potem, kiedy on poszedł biegać, siedziałam i patrzyłam ponad dachami dzielnicy przemysłowej w stronę zamku. I prawie niedosłyszalnie ćwiczyłam słowo dom. Jestem beznadziejna, jeśli chodzi o dotrzymywanie sekretów. Trina mówi, że dotykam nosa, kiedy tylko pomyślę o kłamstwie. Bardzo łatwo się w ten sposób zdradzić. Moi rodzice wciąż żartują na temat usprawiedliwień, które sobie pisałam, kiedy urywałam się ze szkoły. Szanowna pani, pisałam. Proszę o usprawiedliwienie nieobecności Luisy Clark na dzisiejszych lekcjach, ponieważ bardzo źle sobie radzę z kobiecymi problemami. Tato nie dawał nic po sobie poznać, chociaż powinien był drzeć ze mnie pasy. Utrzymać zamiary Willa w tajemnicy przed rodziną to jedno. Całkiem nieźle mi szło ukrywanie różnych rzeczy przed rodzicami. W końcu to jedna z umiejętności, jakich nabywamy dorastając, ale poradzić sobie z własnymi obawami to zupełnie co innego. Przez kolejne kilka wieczorów zastanawiałam się, co zamierza Will i jak mogłabym go powstrzymać. Myślałam gorączkowo, nawet kiedy gawędziliśmy z Patrykiem, gotując w małym anaksie kuchennym. Zdążyłam już dowiedzieć się o nim wielu nowych rzeczy. On naprawdę umiał przygotować filet z indyka na sto różnych sposobów. W nocy się kochaliśmy, co wydawało się niemal obowiązkowe w tej sytuacji, tak jakbyśmy powinni w pełni wykorzystać naszą swobodę. Patryk chyba czuł, że jestem mu coś winna za to, że codziennie byłam tak blisko z Willem. Ale kiedy tylko zasypiał, mnie znów dopadały te same myśli. Zostało tylko siedem tygodni. A chociaż ja nie miałam planów, to Will, owszem, miał. W następnym tygodniu, nawet jeśli Will zauważył, że jestem czymś pochłonięta, nic nie powiedział. Robiliśmy to samo co zwykle. Zabierałam go na krótkie wycieczki po okolicy, gotowałam mu posiłki, i zajmowałam się nim, kiedy byliśmy w domu. Już więcej nie żartował na temat pana maratończyka. Rozmawialiśmy o ostatnich książkach, które mi polecił. Przeczytałam angielskiego pacjenta, strasznie mi się podobał, i jakiś szwedzki thriller, który nie przypadł mi do gustu. Byliśmy wobec siebie uprzejmi, niemal przesadnie grzeczni, brakowało mi jego złośliwości i zrzędzenia. Przez to jeszcze mocniej czułam wiszącą nad nami groźbę. Nathan patrzył na nas jak na jakiś nowy gatunek zwierząt. – Pokłóciliście się? – zapytał mnie pewnego dnia w kuchni, kiedy rozpakowywałam zakupy. – Lepiej jego zapytaj – odparłam. On powiedział dokładnie to samo. Spojrzał na mnie kątem oka, po czym poszedł do łazienki, żeby otworzyć szafkę z lekami Willa. Tymczasem wytrzymałam trzy dni od wizyty Michaela Lowera, zanim zadzwoniłam do pani trejnor. Zapytałam, czy mogłybyśmy spotkać się gdzieś poza domem, i umówiłyśmy się w kawiarence, którą otwarto na terenie zamku. W tej, przez którą straciłam pracę. Było to dużo bardziej elegancko niż Ban. dębowa posadzka, meble z rozbielonego drewna. Podawali domową zupę z prawdziwych warzyw i wymyślne ciastka. I nie dało się kupić po prostu kawy, tylko latę, cappuccino i macchiato. Nie przychodzili tu budowlańcy ani fryzjerki. Powoli sącząc herbatę, zastanawiałam się, czy pani dmuchawiec czułaby się tu na tyle swobodnie, żeby przez cały ranek siedzieć i czytać gazetę. Luisa, przepraszam za spóźnienie. Kamila Traynor weszła energicznym krokiem, z torebką wciśniętą pod ramię, ubrana w szarą, jedwabną bluzkę i granatowe spodnie. Zwalczyłam odruch, by wstać na jej widok. Zawsze, kiedy z nią rozmawiałam, czułam się jak na przesłuchaniu. Zatrzymali mnie w sądzie. Przepraszam, to znaczy, przepraszam, że wyciągnęłam panią z pracy. Po prostu nie byłam pewna, czy powinnam z tym czekać. Podniosła rękę i szepnęła coś kelnerce. Potem usiadła naprzeciwko mnie, przeszywając mnie wzrokiem na wskroś. Will miał w domu spotkanie z prawnikiem. Powiedziałam. Dowiedziałam się, że to specjalista od testamentów. Nie udało mi się wymyślić, jak delikatniej rozpocząć tę rozmowę. Wyglądała, jakbym uderzyła ją w twarz. Zbyt późno zdałam sobie sprawę, że być może sądziła, że mam dla niej jakieś dobre wieści. Prawnik? Jesteś pewna? Sprawdziłam to. Ma kancelarię na Regent Street, w Londynie, dodałam niepotrzebnie. Nazywa się Michael Lower. Mrugała oczami, jakby nie rozumiejąc, co do niej mówię. Czy Welcie ci o tym powiedział? Nie. Chyba nie chciał, żebym wiedziała. Ja. Dowiedziałam się, jak się nazywa, i znalazłam to przez internet. Kelnerka postawiła przed nią filiżankę kawy, ale pani trajnor jakby tego nie zauważyła. Czy może podać coś jeszcze? Zapytała. Nie, dziękuję. Mamy dziś w specjalnej ofercie ciasto marchewkowe, pieczone na miejscu, z pysznym nadzie... – Nie, odpowiedziała ostro pani trajnor. Dziękuję. Dziewczyna stała nad nami jeszcze chwilę, żeby dać do zrozumienia, że czuje się obrażona. Po czym odeszła? Demonstracyjnie wymachując bloczkiem kartek. Przykro mi odezwałam się. Powiedziała mi pani wcześniej, że mam pani mówić o wszystkich ważnych sprawach. Nie spałam przez północy, zastanawiając się, czy mówić cokolwiek. Była blada jak ściana. Wiedziałam, jak się czuję. A jak on się miewa? Czy. Masz jakieś nowe pomysły? Na jakieś wycieczki? Nie jest chętny. Powiedziałam jej o Paryżu i o mojej liście pomysłów. Słuchała mnie, ale widziałam, jak jednocześnie pracuje jej umysł, kalkulując, oceniając. Możecie jechać dokąd tylko zechcesz, powiedziała wreszcie. Ja za wszystko zapłacę. Cokolwiek wymyślisz, zapłacę za ciebie i za Najtana. Tylko spróbuj go do tego przekonać. Skinęłam głową. Jeśli przyjdzie ci do głowy coś jeszcze, byleby tylko zyskać na czasie. Oczywiście zapłacę ci za dodatkowy czas, kiedy skończy się umowa. To naprawdę nie o to chodzi. Dopiłyśmy w milczeniu kawę, obie zatopione w myślach. Przyglądając się jej ukradkiem, zauważyłam, że jej nieskazitelną dotąd fryzurę znaczą pasma siwizny, a oczy ma tak samo podkrążone jak ja. Zdałam sobie sprawę, że chociaż powiedziałam jej o wszystkim, chociaż podzieliłam się ze swoim lękiem, wcale nie czuję się lepiej. Ale czy miałam inny wybór? Stawka rosła z każdym dniem. Zegar wybił drugą. Pani trejnor ocknęła się z zamyślenia. Powinnam chyba wracać do pracy. Proszę daj mi znać, jeśli tylko coś wymyślisz. Lepiej, jeśli będziemy rozmawiały poza domem. Wstałam. O. Przypomniałam sobie coś. Dam pani mój nowy numer. Właśnie się przeprowadziłam. Podczas gdy ona szukała w torebce długopisu, dodałam. Przeniosłam się do Patryka, mojego chłopaka. Nie wiem, dlaczego ta wiadomość tak bardzo ją zaskoczyła. Za zdumioną miną wręczyła mi długopis. Nie wiedziałam, że masz chłopaka. Nie wiedziałam, że powinnam pani o tym powiedzieć. Wstała, opierając się o stół. Will wspomniał mi któregoś dnia, że myślał, że będziesz nocować w przybudówce. Weekendy. Zapisałam jej na kartce numer telefonu Patryka. Cóż, uznałam, że będzie prościej dla wszystkich, jeśli zamieszkam z Patrykiem. Wręczyłam jej kartkę. Ale nie będę daleko. Tuż za dzielnicą przemysłową. To nie wpłynie na dojazdy do pracy ani na moją punktualność. Stałyśmy nad stolikiem. Pani trejnor wydawała się wzburzona. Dotknęła włosów, potem łańcuszka na szyi. Wreszcie, tak jakby nie mogła się powstrzymać, wykrztusiła. Czy naprawdę nie mogłaś trochę poczekać? Kilka tygodni? Słucham? Will. Myślę, że Will cię bardzo lubi. Przygryzła wargi. To nie wpłynie na niego dobrze. Chwileczkę. Chce mi pani powiedzieć, że nie powinnam była przeprowadzać się do mojego chłopaka? Mówię tylko, że to nie był najlepszy moment. Stanuela jest bardzo delikatny. Wszyscy robimy co w naszej mocy, żeby był w jak najlepszym nastroju, a ty. A ja co? Widziałam, że kelnerka nam się przygląda. Notes zastygł w jej dłoni. A ja co? Ośmieliłam się mieć własne życie poza pracą? Ściszyła głos. Robię, co mogę, żeby go powstrzymać. Wiesz, przed jakim zadaniem stoimy. Chcę tylko powiedzieć, że biorąc pod uwagę, jak on bardzo cię lubi, mogłaś zaczekać chwilę, zanim. cisnęłaś mu w twarz swoim szczęściem. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Czułam, że się czerwienie. Wzięłam głęboki oddech, zanim się odezwałam. Jak pani śmie sugerować, że mogłabym zrobić cokolwiek, żeby zranić jego uczucia? Starałam się jak mogłam. Syknęłam. Szukałam pomysłów, wyciągnęłam go z domu, rozmawiałam z nim, czytałam mu, dbałam o niego, sprzątałam po nim. Wybuchnęłam. Zmieniałam cholerny kateter, rozśmieszałam go. Zrobiłam więcej niż cała pani cholerna rodzina. Pani trajnor stała w absolutnym bezruchu. Potem wyprostowała się i wetknęła sobie torebkę pod pachę. Myślę, że na tym zakończymy tę rozmowę, panno Clark. Tak, tak, pani trajnor myślę, że zakończymy. Odwróciła się i szybkim krokiem wyszła z kawiarni. Kiedy zatrzasnęły się za nią drzwi, zdałam sobie sprawę, że wygoczę. Rozmowa z panią traynor wybiła mnie z równowagi na kilka dni. Wciąż słyszałam jej słowa, zarzut, że cisnęłam mu w twarz swoim szczęściem. Nie sądziłam, że cokolwiek z tego, co robię, mogło wpłynąć na Willa. Kiedy nie podobało mu się, że się przeprowadziłam, myślałam, że chodzi raczej o to, że nie lubi Patryka, niż o jego uczucia względem mnie. A co ważniejsze, ja chyba też nie wyglądałam na zanadto tym uszczęśliwioną. W domu wciąż nie dawało mi to spokoju, zapytałam Patryka. Czy gdyby moja siostra nie potrzebowała pokoju, też byśmy to zrobili? Spojrzał na mnie jak na niedorozwinięte dziecko. Pochylił się i przytulił do siebie, całując w czubek głowy. Potem zerknął na mnie. Musisz wkładać te piżamy? Jest wygodna, ale wygląda jak coś, w co mogłaby się ubrać moja mama. Nie będę nosić baskinki i pasa do pończoch co wieczór, tylko po to, żeby cię uszczęśliwić. Poza tym, nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Nie wiem. Pewnie tak. Tak. Ale nie rozmawialiśmy o tym, prawda? Lu. Większość ludzi zaczyna mieszkać razem po prostu z rozsądku. Można kogoś kochać i nadal dostrzegać zalety finansowe i praktyczne. Ja tylko. Nie chciałabym Żebyś myślał, że cię zmusiłam. Nie chcę czuć, że to dlatego. Westchnął i położył się na plecach. Dlaczego kobiety zawsze muszą roztrząsać w nieskończoność jakąś sprawę, aż zrobi się z niej problem? Kocham cię? Ty kochasz mnie? Jesteśmy razem prawie siedem lat, a u Twoich rodziców nie ma miejsca. To dość proste. Ale ja czułam co innego. Czułam się jakby życie mnie zaskoczyło. W ten piątek padało przez cały dzień. Ciepłe, ciężkie fale wody, jakbyśmy byli w tropikach. Deszcz bulgotał w rynnach i pochylał gałązki kwitnących krzewów, jakby w proszącym geście. Will wyglądał przez okno jak pies, któremu odmówiono spaceru. Nathan przyszedł, a potem poszedł sobie, osłaniając głowę plastikową torebką. Will obejrzał film dokumentalny o pingwinach, a później, kiedy zajął się komputerem, ja też znalazłam sobie zajęcie, tak żebyśmy nie musieli ze sobą rozmawiać. Atmosfera była napięta, oboje czuliśmy się nieswojo, a przebywanie z nim w jednym pokoju jeszcze to pogarszało. Wreszcie zaczęłam rozumieć, jaką pociechę można czerpać ze sprzątania. Umyłam podłogę i okna, a potem zmieniłam pościel. Nie usiadłam ani na chwilę. Ani jeden kłaczek kurzu nie umknął przed moim wzrokiem, ani jedno kółko po filiżance herbaty przed moją nieubłaganą ręką. Właśnie usuwałam kamień z kranu w łazience za pomocą zmywaka nasączonego octem. Sposób mojej mamy. Kiedy usłyszałam za sobą wózek łyla. Co ty wyprawiasz? Stałam pochylona nad wanną. Nie odwróciłam się. Czyszczę kranec z kamienia. Poczułam na sobie jego wzrok. Powiedz to jeszcze raz. Odezwał się po chwili. Co? Powiedz to jeszcze raz. Wyprostowałam się. Czy masz jakiś problem z uszami? Czyszczę krany z kamienia. Nie. Chciałem tylko, żebyś sama usłyszała, co mówisz. Nie ma powodu, żeby to robić. Moja matka tego nie zauważy. Mnie to nie obchodzi, a przez to w łazience cuchnie jak w sklepie z piklami. Poza tym chciałbym wyjść na dwór. Odsunęłam z twarzy kosmyk włosów. To prawda. Atmosfera zdecydowanie robiła się kwaśna. Chodź. Wreszcie przestało padać. Rozmawiałam z ojcem. Powiedział, że da nam klucze do zamku, żebyśmy mogli tam wejść po piątej, kiedy już nie ma turystów. Wizja uprzejmej konwersacji podczas spaceru po terenie zamku – nie napawała mnie entuzjazmem. Ale miałam dużą ochotę wyjść z przybudówki. Okej, okay, daj mi pięć minut. Spróbuję usunąć z rąk za octu. Różnica między dorastaniem moim i Willa polegała na tym, że on traktował swobodnie swoje poczucie uprzywilejowania. Myślę, że jeśli ktoś spędza dzieciństwo tak jak on, jako dziecko bogatych rodziców, w ładnym domu, jeśli czymś normalnym jest chodzenie do dobrej szkoły i eleganckich restauracji, być może nabiera poczucia, że tak właśnie być powinno, że w naturalny sposób zajmuje wyższą pozycję. Will powiedział mi, że przez całe dzieciństwo przekradał się na zamek, kiedy nikogo tam nie było. Jego tato pozwalał mu tam buszować pod warunkiem, że nie będzie niczego dotykał. Po wpół do szóstej, kiedy poszli sobie ostatni turyści, a na teren zamku wkraczali ogrodnicy, żeby przycinać i porządkować. Kiedy personel opróżniał kosze na śmieci i zamiatał kartoniki po napojach i krówkach, to był jego prywatny plac zabaw. Kiedy mi o tym powiedział, pomyślałam, że gdybyśmy ja z Triną miały cały zamek tylko dla siebie, chyba skakałybyśmy z radości i ganiałybyśmy po nim jak wariatki. Po raz pierwszy całowałem się z dziewczyną pod mostem zwodzonym, powiedział, zwalniając, żeby spojrzeć w tamtą stronę, kiedy szliśmy żwirową ścieżką. Powiedziałeś jej, że jesteś panem tego zamku? Nie. Może powinienem? Rzuciła mnie tydzień później dla chłopaka, który pracował w sklepiku. Odwróciłam się i spojrzałam na niego wstrząśnięta. Chyba nie mówisz o Terem Rowlandsie. Brunet? Włosy zaczesane do tyłu? Tatuaż aż po łokcie? Uniósł brwi. Właśnie dla niego. On wciąż pracuje w tym sklepiku. Jeśli to Cię pocieszy. Nie wiem, czy by mi zazdrościł, gdyby się dowiedział, co ja teraz robię. Odezwał się Will, a ja znowu umilkłam. Dziwnie było tak spacerować po zamku pogrążonym w ciszy. Tylko my dwoje i ogrodnik gdzieś w oddali. Zamiast gapić się na turystów, słuchać ich dziwnych akcentów i zastanawiać się nad ich, jakże innym od mojego, życiem. Chyba po raz pierwszy zaczęłam się przyglądać samemu zamkowi. I myśleć o jego historii. Te obłożone krzemieniem mury stały tu od ponad 800 lat. Ludzie się tu rodzili i umierali, kochali i rozpaczali. Teraz w ciszy można było niemal usłyszeć ich głosy, ich kroki na ścieżce. Okej, okay, czas na zwierzania, powiedziałam. Czy kiedykolwiek, kiedy chodziłeś po zamku, udawałeś, że jesteś jakimś rycerzem albo księciem? Will zerknął na mnie kątem oka. Szczerze? Oczywiście. No jasne. Kiedyś nawet pożyczyłem sobie jeden z mieczy wiszących na ścianach wielkiej sali. Ważył chyba tona. Pamiętam, jak oblał mnie zimny pot, bo nie wiedziałem, czy dam radę go odstawić z powrotem. Weszliśmy na wzgórze zamkowe i stamtąd, za fosą, widzieliśmy długie, trawiaste zbocze sięgające aż do zrujnowanego muru. Które wyznaczał granicę zamku. Dalej rozciągało się miasto z jego neonami i sznurami samochodów, z giełkiem godziny szczytu. Tu na górze było cicho. Słychać było tylko ptaki i niegłośny szum wuskały. Zatrzymał go na chwilę i obrócił się, żeby popatrzeć na teren zamku. To dziwne, że nigdy się nie spotkaliśmy, powiedział. To znaczy, kiedy byłem chłopcem. Musieliśmy bywać w tych samych miejscach. Niekoniecznie. Nie obracaliśmy się w tych samych kręgach, a ja byłam wtedy niemowlakiem w wózku, który mijałeś, wymachując mieczem, Ach, zapomniałem. W porównaniu z tobą jestem właściwie starcem. Jesteś starszy o osiem lat. To wystarczy, żeby uznać cię za starszego pana, powiedziałam. Kiedy byłam nastolatką. Mój ojciec nigdy w życiu nie pozwoliłby mi wyjść za starszym mężczyzną. Nawet gdyby miał własny zamek? Cóż. To by pewnie zmieniło postać rzeczy. Szliśmy w słodkim zapachu trawy. Kółka wózka łyla z sykiem przejeżdżały przez czyste kałuże na ścieżce. Czułam ulgę. Nie rozmawialiśmy tak jak wcześniej, ale może nie powinnam liczyć na nic więcej. Pani traynor miała rację. Willowi zawsze będzie ciężko patrzeć, jak w życiu innych ludzi dokonują się zmiany. Postanowiłam sobie pamiętać, żeby zwracać uwagę, jak to, co robię, wpływa na jego życie. Nie chciałam już więcej się złościć. Chodźmy do labiryntu. Nie byłem tam całe wieki. Wyrwał mnie z zamyślenia. O, nie. Dzięki. Rozejrzałam się i dopiero teraz zauważyłam, gdzie jesteśmy. No co? Boisz się, że się zgubisz? Daj spokój, Clark. To będzie dla ciebie wyzwanie. Zobaczymy, czy zdołasz zapamiętać, jaką drogą weszłaś, a potem wrócić po własnych śladach. Będę ci mierzył czas. Kiedyś tak ciągle robiłem. Zerknęłam w kierunku domu. Naprawdę wolałabym mnie. Już na samą myśl o tym czułam, jak mnie ściska w żołądku. Ha. Znowu unikasz ryzyka. Nie! Nie ma problemu. W takim razie skończmy nasz nudny spacerek i wróćmy do nudnej przybudówki. Wiedziałam, że żartuje. Ale coś w jego tonie naprawdę dotknęło mnie do żywego. Przypomniała mi się Dajdri w autobusie i jej uwaga o tym, jak to dobrze, że jedna z nas została w domu. Czyli mnie pisane było małe życie, z małymi ambicjami. Popatrzyłam na labirynt. Na tworzący go ciemny, gęsty, strzyżony żywopłot. Jestem śmieszna. Być może przez wiele lat zachowywałam się bezsensownie, ale przecież to wszystko już za mną. Moje życie toczy się dalej. Pamiętaj tylko, w którą stronę skręciłaś, a w drodze powrotnej skręcaj w przeciwną. To nie takie trudne, jak wygląda. Naprawdę! Nie namyślając się długo, zostawiłam go na ścieżce. Wzięłam głęboki oddech i weszłam do labiryntu, mijając znak zakaz wstępu dla dzieci bez opieki. I ruszyłam szybkim krokiem między ciemnymi, wilgotnymi ścianami. Na listkach żywopłotu wciąż lśniły krople deszczu. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, mruczałam pod nosem. To tylko kupa starych krzaków. Skręciłam w prawo, potem w lewo przez przerwę w żywopłocie. Potem. Znów w prawo, w lewo, powtarzając sobie w myśli w odwrotnym porządku swoją trasę. Prawo, lewo, przerwa. Prawo, lewo. Serce zaczęło mi bić trochę szybciej. Prawie słyszałam szum krwi w uszach. Zmusiłam się, żeby myśleć o Willu po drugiej stronie żywopłotu, zerkającym na zegarek. To tylko głupia próba. Już nie jestem tamtą naiwną, głupią dziewczyną. Mam 27 lat. Mieszkam z moim chłopakiem. Mam odpowiedzialną pracę. Jestem zupełnie inną osobą. Skręciłam, poszłam prosto i znów skręciłam. A potem, nie wiadomo skąd, panika wezbrała we mnie niczym żółć. Wydawało mi się, że na końcu korytarza widzę przebiegającego mężczyznę. Powtarzałam sobie, że to tylko moja wyobraźnia, ale próbując się uspokoić, zapomniałam swoją trasę. Prawa lewa przerwa prawa prawa? Czyżbym wszystko pokręciła? Zaparło mi dech, zmusiłam się, żeby iść dalej, ale zdałam sobie sprawę, że kompletnie straciłam orientację. Zatrzymałam się i rozejrzałam, próbując na podstawie cienia zorientować się, gdzie jest zachód. Kiedy tam stałam? dotarło do mnie, że nie dam rady. Nie mogę zostać tu ani chwili dłużej. Zawróciłam gwałtownie i zaczęłam iść, jak mi się wydawało, na południe. Wydostanę się stąd. Mam dwadzieścia siedem lat. Wszystko jest w porządku. Ale wtedy usłyszałam ich głosy, gwizdy i drwiący śmiech. Zobaczyłam ich, jak wybiegają przez wyrwy w żywopłocie. Nogi chwiały im się na wysokich obcasach, krzewy kłuły nieprzyjaźnie, kiedy próbowałam się o nie oprzeć. Chcę już stąd wyjść, powiedziałam do nich bełkotliwie. Chłopaki, mam już dosyć! A wtedy wszyscy zniknęli. W labiryncie było cicho. Słychać było tylko coś, jakby odległy szept. Może chłopców po drugiej stronie żywopłotu? A może tylko wiatru w liściach? Chcę już wyjść powiedziałam, a mój głos brzmiał niepewnie nawet dla mnie. Spojrzałam w niebo, i przez chwilę, aż się zachwiałam na widok ogromnej, usianej gwiazdami, odchłani nad głową. Potem aż podskoczyłam, kiedy ktoś złapał mnie w pasie. To był ten brunet ten, który był w Afryce. Nie możesz sobie iść stwierdził. Zepsujesz całą zabawę. Już wtedy wiedziałam. Poznałam to po dotyku jego dłoni na mojej talii. Zdałam sobie sprawę, że atmosfera się zmieniła, że zaczęły puszczać hamulce. Roześmiałam się, odepchnęłam jego ręce, jakby to był żart, nie dając niczego po sobie poznać. Słyszałam, jak woła swoich kumpli. Wyrwałam mu się, nagle rzuciłam się biegiem, starając się znaleźć drogę do wyjścia stopy zapadały mi się w wilgotnej trawie. Słyszałam ich wokół siebie, ich podniesione głosy, chociaż nie widziałam ich samych i czułam, jak gardło zaciska mi się w panice. Byłam zbyt oszołomiona, żeby zorientować się, gdzie jestem. Wysokie ściany z żywopłotu chwiały się, pochylając się w moją stronę. Szłam wciąż, skręcając, potykając się, przemykając przez przejścia w ścianach, starając się uciec od ich głosów. Ale wyjścia nigdzie nie było. Wszędzie, gdzie skręciłam, były tylko nowe korytarze wśród żywopłotu i drwiące głosy. Wpadłam w przejście, przez chwilę szczęśliwa, że jestem już prawie na zewnątrz, ale wtedy zobaczyłam, że jestem znów w środku, w punkcie wyjścia. Nogi ugięły się pode mną, kiedy zobaczyłam, że są tam wszyscy. Tak, jakby na mnie czekali. O, jesteś! Powiedział i chwycił mnie za ramię. Mówiłem wam, że ona nie jest od tego. Chodź tu. Lu-lu. Daj mi causa, a ja ci pokażę, jak stąd wyjść, mówił łagodnym tonem, przeciągając głoski. Daj każdemu causa, to wszyscy pokażemy ci drogę do wyjścia. Ich twarze zamazywały mi się przed oczami. Ja tylko. Chciałam, żebyście. Daj spokój, lu. Przecież mnie lubisz, prawda? Przez cały wieczór siedziałaś mi na kolanach. Tylko jednego całusa. Czy to takie trudne? Usłyszałam chichot. A ty mi pokażesz, jak stąd wyjść? Mój głos brzmiał żałośnie nawet dla mnie. Tylko jednego. Przysunął się bliżej. Poczułam jego usta na wargach, jego rękę ściskającą moje udo. Odsunął się. Słyszałam jego przyspieszony oddech. Teraz kolejna Jayka. Nie wiem, co wtedy powiedziałam. Ktoś trzymał mnie za ramię. Usłyszałam śmiech. Poczułam rękę na swoich włosach. Czyjeś usta na moich wargach. Natarczywe, nachalne, a potem... Well... Szlochałam, siedząc w kucki. Well. Powtarzałam jego imię raz po raz, drżącym głosem, wydobywającym się gdzieś z głębi piersi. Usłyszałam go gdzieś daleko za żywopłotem. Luisa? Luisa, gdzie jesteś? Co się stało? Byłam w załomie żywopłotu. Tak daleko pod krzakami, jak tylko zdołałam się wcisnąć. Prawie nic nie widziałam przez łzy. Obejmowałam się ciasno ramionami. Już stąd nie wyjdę. Zostanę tu na zawsze. Nikt mnie nie znajdzie. Will! Gdzie jesteś? I nagle pojawił się tuż obok mnie. Przepraszam. Spojrzałam na niego z twarzą ściągniętą od płaczu. Przepraszam. Nie mogę. Podniósł rękę o kilka centymetrów, najwyżej jak mógł. Jezu, co się. Chodź tu, Clark! Zbliżył się jeszcze bardziej, po czym sfrustrowany spojrzał na swoją rękę. Cholerny, bezużyteczny patek. Już w porządku. Oddychaj. Chodź tutaj. Oddychaj. Powoli. Otarłam oczy. Kiedy go zobaczyłam. Panika zaczęła ustępować. Wstałam chwiejnie i próbowałam wyglądać normalnie. Przepraszam, ja. nie wiem, co mi się stało. Masz klaustrofobię? Twarz miał ściągniętą w wyrazie zatroskania. Nie wiedziałem, dlaczego nie chcesz wejść. Myślałem, że tylko. Zamknęłam oczy. Chcę już pójść do domu. Trzymaj mnie za rękę. Wyjdziemy. Wyprowadził mnie w ciągu kilku minut. Znał drogę powrotną i kiedy szliśmy powtarzał kolejne zakręty spokojnym, kojącym głosem. Kiedy był mały, to było wyzwanie nauczyć się drogi do wyjścia. Splotłam palce z jego palcami, czując uspokajające ciepło jego dłoni. Poczułam się jak idiotka, kiedy zdałam sobie sprawę, jak blisko wyjścia byłam przez cały czas. Zatrzymaliśmy się przy ławce przed wejściem, a ja zaczęłam grzebać w torbie zawieszonej z tyłu wózka w poszukiwaniu chusteczek. Siedzieliśmy w milczeniu, ja na końcu ławki obok niego, czekając, aż przejdzie mi czkawka. Siedział zerkając na mnie ukradkiem. No więc? zapytał, kiedy wyglądało na to, że mogę już mówić i nie rozpłaczę się na nowo. Powiesz mi, co się dzieje? Ścisnęłam w ręku chusteczkę. Nie mogę. zamknął usta. Przełknęłam ślinę. Nie chodzi o ciebie powiedziałam pośpiesznie. Nie mówiłam o tym nikomu. To. To było po prostu głupie i dawno temu. Nie myślałam. Inaczej bym. Czułam na sobie jego wzrok. Wolałabym, żeby na mnie nie patrzył. Ręce wciąż mi się trzęsły, a w brzuchu miałam jakby milion supełków. Potrząsnęłam głową, żeby dać mu do zrozumienia, że są takie rzeczy, o których nie mogę mówić. Chciałam znów wziąć go za rękę, ale czułam, że nie mogę. Czułam jego spojrzenie prawie, słyszałam niewypowiedziane pytania. Poniżej przed bramą zaparkowały dwa samochody. Wysiadły z nich jakieś dwie postacie. Stąd nie można było ich rozpoznać? Po czym się objęły? Stały tak przez kilka minut, może rozmawiając, a potem wsiadły, każda do swojego samochodu, i odjechały w przeciwnych kierunkach. Przyglądałam im się bezmyślnie. Mózg jakby mi zamarzł. Nie przychodziło mi do głowy nic, co mogłabym powiedzieć. Okej, okay, mam propozycję odezwał się wreszcie odwróciłam się, ale nie patrzył na mnie. Powiem ci coś, czego nikomu jeszcze nie mówiłem. Dobrze? Dobrze Zwinęłam chusteczkę w kulkę i czekałam. wziął głęboki oddech. Zaczynam się naprawdę. Naprawdę bać tego, jak to będzie. Pozwolił, żeby te słowa wybrzmiały w powietrzu. A potem cichym, spokojnym głosem ciągnął. Wiem, że większość ludzi uważa, że życie takie jak moje to prawie najgorsze, co może się zdarzyć. Ale mogłoby się skończyć jeszcze gorzej. Mogłoby być tak, że nie mógłbym sam oddychać ani mówić. Mógłbym mieć problemy z krążeniem, co by znaczyło, że trzeba mi amputować kończyny. Mógłbym w nieskończoność leżeć w szpitalu. To nie jest życie, Clark. Ale kiedy myślę o tym. O ile mogłoby być gorzej? Czasem w nocy leżę w łóżku i prawie nie mogę oddychać. I wiesz co? Nikt nie chce o tym słuchać. Nikt nie chce, żebym mu opowiadać, że się boisz, że cię boli, albo że się boisz, że umrzesz z powodu jakiejś głupiej, przypadkowej infekcji. Nikt nie chce wiedzieć, jak to jest mieć świadomość, że nigdy więcej nie pójdziesz z nikim do łóżka. Nie będziesz jeść tego, co sam ugotowałeś, nigdy nie będziesz trzymać w ramionach swojego dziecka. Nikt nie chce wiedzieć, że czasem, siedząc na tym wózku, czuję taką klaustrofobię, że mam ochotę wrzeszczać jak wariat na samą myśl o tym, że spędzę w nim kolejny dzień. Moja matka jest o włos od załamania, i nie może mi wybaczyć, że wciąż kocham ojca. Siostra nie może mi wybaczyć, że znów jestem ważniejszy niż ona. A ponieważ jestem kaleką, nie może mnie nienawidzić tak, jak wtedy, kiedy byliśmy dziećmi. Ojciec najbardziej chciałby, żeby to wszystko było tylko złym snem. Ostatecznie wszyscy chcą szukać w tym wszystkim jasnych stron, i chcą, żebym ja też miał takie podejście. Urwał. Chcą wierzyć, że jest jakaś jasna strona. Zamrugałam w ciemności. I ja mam być tą jasną stroną? Zapytałam cicho. Ty, Clark. Spojrzał na swoje dłonie. Jesteś jedyną osobą, z którą jestem w stanie rozmawiać, odkąd wylądowałem na tym cholernym czymś. Więc mu powiedziałam. Wzięłam go za rękę tak samo jak wtedy, kiedy wyprowadził mnie z labiryntu. Popatrzyłam na swoje stopy, nabrałam powietrza i opowiedziałam mu o tamtym wieczorze. O tym, jak się ze mnie śmiali i żartowali z tego, jaka jestem pijana i upalona, I jak straciłam przytomność, a moja siostra powiedziała później, że to nawet lepiej, bo nie pamiętam tego, co zrobili, ale że te pół godziny, kiedy nie wiedziałam, co się ze mną działo, prześladuje mnie od tamtej pory aż do teraz. Uzupełniłam je sobie. Uzupełniłam ich śmiechem, ich ciałami i słowami. Wypełniłam swoim upokorzeniem. Powiedziałam mu, że widziałam ich twarze za każdym razem, kiedy wyjeżdżałam z miasta, i że zupełnie wystarczali mi Patryk, mama i tato, i całe moje życie ze wszystkimi jego problemami i ograniczeniami. Dzięki temu wszystkiemu czułam się bezpieczna. Kiedy skończyliśmy rozmawiać, niebo już zupełnie pociemniało, a w komórce miałam czternaście wiadomości z pytaniami, gdzie się podziewamy. Nie muszę ci mówić, że to nie była twoja wina powiedział cicho. Nad naszymi głowami była nieskończona otchłań nieba. Zacisnęłam w ręku chusteczkę. Tak, niby tak, ale ja wciąż czuję się winna. Wypiłam za dużo, żeby się popisać. Byłam straszną flirciarą. Byłam. Nie, to oni są winni. Nikt nigdy nie powiedział mi tego głośno. Nawet w pełnym współczucia spojrzeniu Triny było milczące oskarżenie. Jeśli upijasz się i wygłupiasz z mężczyznami, których nie znasz, nigdy nie wiesz. Zacisnął palce na moich. Słaby ruch, ale jednak. Luisa, to nie była Twoja wina. Rozpłakałam się. Ale tym razem nie szlochałam głośno. Łzy płynęły cicho, jakby oczyszczając mnie z czegoś. Winę, strachu, kilku innych rzeczy, których nie umiałam nazwać. Delikatnie oparłam mu głowę na ramieniu. On także pochylił głowę tak, że dotknęła mojej. Dobrze. Słuchasz mnie? Mruknęłam, że tak. W takim razie powiem ci coś dobrego. Zaczął a potem odczekał chwilę, jakby chciał być pewien, że go słucham. Niektóre błędy mają większe konsekwencje niż inne, ale tamta noc nie może decydować o twoim życiu. Czułam, że wciąż opiera głowę o moją. Możesz nie pozwolić, żeby tak się stało. Wyrwało mi się długie, drżące westchnienie. Siedzieliśmy w milczeniu, pozwalając, by jego słowa wybrzmiały do końca. Mogłabym tak siedzieć tu całą noc, czując ciepło dłoni Łyla i czując jak to, co we mnie najgorsze, powoli odpływa. Lepiej wracajmy, powiedział w końcu, zanim zaczną nas szukać z psami. Puściłam jego dłoń i wstałam nieco niechętnie, czując na skórze chłodny wiatr. A potem, niemal z lubością, wyciągnęłam ręce wysoko nad głowę. Rozprostowałam palce w wieczornym powietrzu, czując, jak napięcie ostatnich tygodni, miesięcy, może lat, ustępuje nieco i odetchnęłam głęboko. Poniżej mrugały światła miasteczka, jasny krąg wśród ciemnych pól. Odwróciłam się do niego. Well? Tak. Ledwo widziałam go w półmroku, ale wiedziałam, że na mnie patrzy. Dziękuję. Dziękuję, że po mnie przyszedłeś. Potrząsnął głową i skierował wózek na ścieżkę. Rozdział osiemnasty: Disneyland to dobry pomysł. Już panu mówiłam: żadnych parków rozrywki. Wiem, że pani mówiła. Ale tam są nie tylko kolejki górskie i karuzele z kręcącymi się filiżankami. Na Florydzie są też studia filmowe i centrum naukowe. To bardzo kształcące. Nie sądzę, żeby 35-letni były szef firmy potrzebował do kształcania. Na każdym rogu są toalety dla niepełnosprawnych, a personel jest niesłychanie troskliwy. Nic nie stanowi dla nich problemu. Czy chce mi pan powiedzieć, że są tam specjalne ścieżki dla niepełnosprawnych? Przyjmują wszystkich. Dlaczego nie Floryda, panno Clark? Jeśli to pani nie odpowiada, moglibyście pojechać do Oceanarium. I pogoda jest tam piękna. Ciekawe, kto byłby górą w konfrontacji Will kontra rekin Ludoyat. Jakby mnie nie słyszał. To jedna z najwyżej ocenianych firm, jeśli chodzi o uwzględnianie potrzeb niepełnosprawnych. Wie pani, że oni realizują wiele projektów w ramach fundacji Mam Życzenie dla Umierających? Ale on nie umiera. Skończyłam rozmawiać z agentem akurat, kiedy zjawił się Will. Przez chwilę nie mogłam trafić słuchawką na widełki. Zamknęłam gwałtownie notes. Wszystko w porządku, Clark? Jak najbardziej. Uśmiechnęłam się promiennie. To dobrze. Masz jakąś ładną kieckę? Co takiego? Co robisz w sobotę? Patrzył na mnie wyczekująco. Ja tymczasem nie mogłam się pozbyć wizji rekina Ludojada w zwarciu z agentem biura podróży. Mm, chyba nic takiego? Patryk ma trening przez cały dzień. A co? Odczekał kilka sekund, zanim mi powiedział, tak jakby chciał zrobić mi niespodziankę, i czekał na efekt. Idziemy na wesele. Potem nie byłam zupełnie pewna. Dlaczego Will zmienił zdanie w sprawie ślubu Alicia i Ruperta? Podejrzewałam, że w jego decyzji było sporo typowej dla niego przekory. Nikt nie spodziewał się, że tam pójdzie, a chyba najmniej sami nowożeńcy. Być może chodziło o to, żeby wreszcie domknąć jakiś rozdział. Ale myślę, że już od kilku miesięcy Alicia nie była osobą, która mogłaby go zranić. Uznaliśmy, że damy sobie radę bez pomocy Neitana. Zadzwoniłam do lokalu, gdzie miało się odbyć wesele, żeby się upewnić, że posadzka pod namiotem weselnym nadaje się dla wózków. Zdenerwowanie Aliszy, kiedy dotarło do niej, że jednak przyjdziemy, było najlepszym dowodem na to, że jej wypasione zaproszenie było naprawdę tylko dla pozorów. — Hmm, -mm. przy wejściu do namiotu jest mały schodek, ale ludzie z firmy, która go stawia, mówili, że mogą zrobić podjazd. Umilkła. To wspaniale. Dziękuję, powiedziałam. Zobaczymy się na miejscu. Weszliśmy do internetu i wybraliśmy prezent ślubny. Will wydał 120 funtów na srebrną ramę do obrazów oraz kolejne 60 funtów na jego zdaniem absolutnie potworny wazon. Byłam wstrząśnięta tym, że wydaje pieniądze na kogoś, kogo właściwie nie lubi, ale już w ciągu kilku pierwszych tygodni pracy u trenerów, Zrozumiałam, że oni mają inne podejście do pieniędzy. Bez mrugnięcia okiem wypisywali czterocyfrowe czeki. Raz kiedyś widziałam wyciąg z konta łyla, który ktoś zostawił na kuchennym stole, żebym mógł go sobie obejrzeć. Było na nim tyle pieniędzy, że można by za nie kupić co najmniej dwa takie domy jak nasz, a to było tylko jego bieżące konto. Postanowiłam, że włożę swoją czerwoną sukienkę bo wiedziałam, że Willowi się podoba. A zdawałam sobie sprawę, że będzie mu potrzebne tyle nawet drobnych pozytywnych bodźców, ile tylko się da. Poza tym nie miałam żadnej innej kreacji, którą ośmieliłabym się włożyć na taką imprezę. Will nie zdawał sobie sprawy, ile obaw budzi we mnie wizja, że znajdę się na weselu ludzi z wyższych klas, nawet tylko jako opiekunka. Za każdym razem, kiedy wyobrażałam sobie hałaśliwe głosy, Taksujące spojrzenia w naszym kierunku, miałam ochotę zamiast tego spędzić cały dzień, oglądając Patryka na bieżni. Może to głupie, że tak się przejmowałam, ale nic nie mogłam na to poradzić. Wizja tych wszystkich gości, patrzących na nas z wyższością, sprawiała, że żołądek skręcał mi się na supeł. Nie powiedziałam nic Willowi, ale bałam się o niego. Pójście na ślub swojej eks już samo w sobie wydawało się aktem masochizmu. Ale pójście na imprezę, gdzie będzie pełno jego dawnych znajomych i kolegów z pracy, żeby patrzeć, jak jego była wychodzi za mąż za jego dawnego kumpla, wydawało mi się pewnym sposobem na doła. Próbowałam mu to powiedzieć na dzień przed, ale mnie zlekceważył. Jeśli ja się o to nie martwię, to chyba ty też nie powinnaś, Clark, stwierdził. Zadzwoniłam do Triny i powiedziałam jej o tym. Sprawdź, czy nie ma w wózku wąglika albo dynamitu. Poradziła tylko. Po raz pierwszy wyjdziemy trochę dalej od domu i to na pewno będzie cholerna katastrofa. Może tylko chcę przypomnieć samemu sobie, że są gorsze rzeczy niż umieranie? Bardzo śmieszne. Wyraźnie słuchała mnie jednym uchem. Przygotowywała się do tygodniowego kursu dla potencjalnych przyszłych liderów biznesu i chciała, żebyśmy razem z mamą zajęły się Tomasem. Będzie fantastycznie, powiedziała. Będą tam jedni z najważniejszych ludzi w biznesie. Jej opiekun naukowy ją zarekomendował i była jedyną osobą z całej grupy, która nie musiała płacić za ten kurs. Podczas rozmowy ze mną, najwyraźniej jednocześnie robiła coś na komputerze, bo dochodziło do mnie stukanie klawiszy. To fajnie, powiedziałam. To będzie w jednym z koleżów w Oksfordzie, nawet nie w jednym z dawnych budynków politechniki. Ale na samym starym kampusie. To super urwała na chwilę. Ale nie ma myśli samobójczych, co? Nie bardziej niż zwykle. To już coś usłyszałam sygnał e-maila. Muszę kończyć, Trin. Okej, okay, baw się dobrze tylko nie wkładaj tej czerwonej sukienki ma za duży dekolt. Tak jak przeczuwałam, poranek w dniu ślubu był pogodny i cudowny. Laskom takim jak Alicia zawsze wszystko udaje się tak, jak chcą. Ktoś pewnie wstawił się za nią u bóstw pogody. Clark? Przemawia przez ciebie okropna gorycz, stwierdził Will, kiedy mu o tym powiedziałam. Tak, cóż, uczę się od najlepszych. Nathan przyszedł wcześniej, żeby przygotować Willa, tak żebyśmy mogli wyjechać o dziewiątej. Jazda miała nam zająć dwie godziny, łącznie z przerwami na odpoczynek. Zaplanowałam trasę tak, żeby zatrzymywać się w możliwie dogodnych miejscach. Przygotowałam się w łazience, naciągnęłam pończochy na świeżo wydepilowane nogi, nałożyłam makijaż, po czym go starłam, żeby w oczach eleganckich gości nie wyglądać jak dziewczyna na telefon. Nie odważyłam się owinąć szyi szalikiem, ale zabrałam etolę, którą mogłam zasłonić dekolt, jakby co. Nieźle, prawda? Nathan odsunął się i oto zobaczyła Muela w ciemnym garniturze i błękitnej koszuli z krawatem. Był gładko ogolony, twarz miał lekko opaloną. Kolor koszuli sprawiał, że jego oczy miały szczególnie żywą barwę. Nagle wydawało się, jakby był w nich okruch słońca. Nieźle. Uznałam, bo z jakiegoś dziwnego powodu nie chciałam powiedzieć, jak dobrze wygląda. Na pewno będzie żałowała, że nie wychodzi za te beczkę smalcu. Will wzniósł oczy do nieba. — Nathan, czy mamy w torbie wszystko, co potrzeba? — Tak, wszystko gotowe do drogi. Odwrócił się do Willa. — Tylko nie podszczypuj druhen, tak jakby miał zamiar — powiedziałam. — Na pewno wszystkie będą miały bluzki z falbankami i będą zalatywać stajnią. Przyszli rodzice Willa, żeby się z nim pożegnać. Wyglądało na to, że przed chwilą się kłócili, bo pani trejnor trzymała się od swojego męża tak daleko, jak tylko mogła. Ręce miała skrzyżowane na piersi, nawet kiedy cofałam samochód, żeby Will mógł wjechać na rampę. Nie spojrzała na mnie ani razu. Nie pozwól, żeby się upił Luisa. Powiedziała strzepując nieistniejący pyłek z ramienia syna. Dlaczego? zapytał Will. Przecież nie prowadzę. Masz zupełną rację, Will. stwierdził jego ojciec. Ja zawsze potrzebowałem dwóch głębszych, żeby jakoś przetrwać wesele. Nawet swoje własne, mruknęła pani trejnor, a głośniej pochwaliła. Wyglądasz bardzo elegancko, kochanie. Przyklękła, poprawiając mu mankiety spodni. Naprawdę. Bardzo elegancko. Ty także. Pan trejnor spojrzał na mnie z aprobatą, kiedy wysiadłam z samochodu. Bardzo efektownie. Okręć się, Luisa. Will odwrócił wózek. Ona nie ma czasu, tato. Jedźmy, Clark. Myślę, że to chyba nie uprzejmie przyjechać na ślub później niż panna młoda. Z ulgą wsiadłam do samochodu. Zabezpieczyłam wózek Willa, jego elegancką marynarkę powiesiliśmy nad siedzeniem dla pasażera, żeby się nie pogniotła, i ruszyliśmy w drogę. Wiedziałam, jak będzie wyglądał dom rodziców Alicji. jeszcze zanim tam dotarliśmy. Trafiłam w dziesiątkę. Także łyl pytał mnie, dlaczego się śmieje, kiedy zwalniałam przed podjazdem. Wielkie probostwo w stylu gregoriańskim, z wysokimi oknami częściowo przesłoniętymi lawiną kwitnącej jasnoglicyni, podjazd wysypany kamykami karmelowego koloru. Był to doskonały dom pułkownika. Wyobraziłam sobie dzieciństwo Alisi, jak z włosami zaplecionymi schludnie w dwa blond warkoczyki siada na grzbiecie swojego pierwszego tłustego kucyka. Dwaj faceci w kamizelkach odblaskowych kierowali samochody na teren między domem a kościołem. Opuściłam szybę. Czy obok kościoła jest parking? Goście parkują tutaj, proszę pani. Tak, ale my mamy wózek inwalidzki, który ugrzęźnie na trawie wyjaśniłam. Musimy podjechać tuż obok kościoła. Podjadę tam, dobrze? Spojrzeli na siebie i chwilę coś mamrotali między sobą. Zanim zdążyli się odezwać. Podjechałam i zaparkowałam na osobnym miejscu przy kościele. To dopiero początek, pomyślałam sobie w duchu, łapiąc spojrzenie łyla w tylnym lusterku, kiedy zgasiłam silnik. Wyluzuj, Clark, wszystko będzie dobrze. Zapewnił. Jestem absolutnie spokojna. Dlaczego myślisz, że nie? Wszystko widać u ciebie, jak na dłoni. Poza tym prowadząc, obgryzłaś sobie prawie wszystkie paznokcie. Zaparkowałam, wysiadłam, poprawiłam etole i wcisnęłam przyciski do opuszczania rampy. Okej, okay, powiedziałam, kiedy wózek zjechał na ziemię. Po drugiej stronie drogi ludzie wysiadali z wielkich niemieckich samochodów. Kobiety w sukniach koloru fuksji mamrotały coś do mężów, kiedy obcasy zapadały im się w trawie. Wszystkie były długonogie i szczupłe, wystrojone w pastelowe kolory. Nawijałam na palec kosmyk włosów, Zastanawiając się, czy nie nałożyłam za dużo szminki, podejrzewałam, że wyglądam jak jeden z tych plastikowych pojemników z keczupem w kształcie pomidora. Więc? W co się dziś bawimy? Will spojrzał tam, gdzie ja. Szczerze? Tak, muszę wiedzieć. Tylko nie mów, proszę, skandal i zgroza. Czy planujesz coś strasznego? Will spojrzał na mnie. Jego oczy były błękitne i nieprzeniknione. Poczułam, jakby w brzuchu biegały mi jakieś małe zwierzątka. Będziemy niesłychanie dobrze wychowani, Clark. Dygot w brzuchu się nasilał. Chciałam coś powiedzieć, ale mi przerwał. Zrobimy wszystko, co się da, żeby się dobrze bawić, zapewnił. Bawić się. Tak jakby ślub byłej mógł być w jakiś sposób mniej bolesny niż leczenie kanałowe. Ale Will sam tego chciał. Ten dzień należy do niego. Wzięłam głęboki oddech, starając się pozbierać. Z jednym zastrzeżeniem, oświadczyłam po raz czternasty poprawiając etole. Co? Nie zrobisz Christiego Brauna. Jeśli zrobisz Christiego Brauna, pojadę do domu i zostawię cię tu z tym całym towarzystwem. Kiedy łel zakręcił i ruszył w kierunku kościoła, wydawało mi się, że mruczy pod nosem. Co za maruda! Cała ceremonia przebiegała bez żadnego incydentu. Alicia wyglądała tak niewiarygodnie pięknie, jak przewidywałam. Jej cera była niczym gładki karmel. Cięty ze skosu jedwab w kolorze złamanej bieli opływał jej szczupłą figurę, tak jakby nie ośmielił się na niej zatrzymać bez pozwolenia. Gapiłam się na nią, kiedy płynęła przez główną nawę, zastanawiając się, jak to jest być kimś tak wysokim, długonogim i wyglądającym jak z plakatu. Zastanawiałam się, czy ma cały sztab makijażystek i fryzjerek. I czy nosi bieliznę obciskającą. Oczywiście, że nie. Pewnie miała na sobie jakiś strzęp jasnej koronki. Bieliznę dla kobiet, które nie muszą niczego podtrzymywać. Kosztującą więcej niż ja zarabiam w tydzień. Podczas gdy pastor ględził, a małe ubrane jak baletnice druchny z szelestem wierciły się w ławkach, ja oglądałam sobie innych gości. Chyba nie było tu kobiety, która nie wyglądałaby jak z magazynu dla pani. Ich buty, idealnie pasujące odcieniem do reszty stroju, wyglądały nakupione specjalnie na tę okazję. Młodsze kobiety stały elegancko na bardzo wysokich obcasach z idealnym pedikiurem. Starsze, w czułękach na słupku, ubrane były w szykowne żakiety z jedwabną podszewką w kontrastującym kolorze. I miały na sobie kapelusze, przeczące prawom grawitacji. Mężczyźni byli mniej interesujący, ale niemal wszyscy promieniowali tą aurą, którą czasem wyczuwałam u łyla: zamożności i uprzywilejowania, poczucie, że życie ułoży się tak, żeby było ci wygodnie. Zastanawiałam się, jakimi firmami kierują, w jakich światach żyją i czy w ogóle zauważają ludzi takich jak ja. Którzy opiekują się ich dziećmi albo obsługują ich w restauracjach, albo tańczą na róże dla ich kolegów, z którymi robią interesy. Pomyślałam, przypominając sobie rozmowy w pośredniaku. Na weselach, na których bywałam, zwykle oddzielano rodziny panny młodej i pana młodego, z obawy, że ktoś naruszy warunki zwolnienia warunkowego. My ustawiliśmy się z tyłu kościoła. Wózek łyla tuż przy prawym krańcu ławki, na której siedziałam. Na chwilę podniósł wzrok, kiedy Alicia szła główną nawą, ale potem patrzył na wprost, z nieprzeniknioną miną. 48-osobowy chór, policzyłam, odśpiewał coś po łacinie. Rupert w swoim smokingu wyglądał jak tłusty pingwin i unosił brwi, jakby był zadowolony i jednocześnie zdumiony całą sytuacją. Nikt nie klaskał ani nie wznosił okrzyków, kiedy pastor ogłosił ich mężem i żoną. Rupert wyglądał na trochę oszołomionego. Rzucił się w kierunku panny młodej, jakby była jabłkiem na sznurku, i omal nie trafił w jej usta. Zastanawiałam się, czy wyższe klasy serio uważają, że to niestosowne całować się przed ołtarzem. A potem było już po wszystkim. Will ruszył w kierunku wyjścia. Patrzyłam na jego tył głowy, wyprostowanej z godnością, i chciałam go zapytać, czy to był błąd, że tu przyszliśmy. Chciałam zapytać, czy wciąż coś do niej czuje. Chciałam mu powiedzieć, że jest za dobry dla tej głupiutkiej karmelowej kobietki, nieważne co sugerują pozory, i że. nie wiedziałam co jeszcze powiedzieć. Chciałam tylko, żeby było lepiej. W porządku? zapytałam, kiedy go dogoniłam. Ostatecznie to on powinien stać przed ołtarzem. Zamrugał kilka razy. W porządku. Westchnął tak, jak gdyby wstrzymywał oddech. Potem spojrzał na mnie. Chodź, napijmy się czegoś. Namiot weselny postawiono w otoczonym murem ogrodzie. Kutą żelazną bramę opleciono girlandami z bladoróżowych kwiatów. Przy barze, znajdującym się na samym końcu, było dość tłoczno, więc zaproponowałam Willowi, żeby poczekał, a ja pójdę po drinka dla niego. Przecisnęłam się między stołami, zasłanymi białym lnianym obrusem, na których leżało więcej sztućców i szkła, niż kiedykolwiek widziałam. Krzesła miały pozłotane oparcia, jak czasem na pokazach mody, a nad każdą ozdobą z frezji i lili wisiały białe lampiony. Było aż duszno od zapachu kwiatów. Kruszon? zapytał barman, kiedy dotarłam do baru. Hm. Rozejrzałam się i zorientowałam, że to właściwie jedyne, co tu dają. Och, okej, okay. dwa poproszę. Uśmiechnął się. Inne napoje będą później. Ale pani Dior chciała, żeby wszyscy zaczęli od kruszonu. Powiedział mi to lekko konspiracyjnym tonem, minimalnym uniesieniem brwi, dając do zrozumienia, co o tym myśli. Spojrzałam na różowy napój podobny do lemoniady. Mój tato mówił, że to bogaci ludzie są najbardziej skąpi, ale ja byłam naprawdę zdumiona, że nawet nie zaczną wesela od alkoholu. W takim razie będziemy musieli się zadowolić kruszonem, powiedziałam i wzięłam od niego szklanki. Kiedy wróciłam do łyla, okazało się, że rozmawia z nim jakiś facet, młody w okularach, prawie kłócał, opierając ramię o podłokietnik wózka. Słońce było wysoko, więc musiałam mrużyć oczy, żeby zobaczyć ich wyraźnie. Nagle zrozumiałam, że te kapelusze o szerokich rondach wcale nie są bez sensu. Cholernie dobrze cię znów widzieć, Will powiedział tamten. Firma bez ciebie już nie jest taka sama. Nie powinienem tego mówić, ale. Nie jest taka sama. Po prostu tak jest. Wyglądał jak młody księgowy. Ktoś, kto czuje się dobrze tylko w garniturze. To miłe, że tak mówisz. To było takie dziwne. Jakbyś spadł z urwiska. Jednego dnia byłeś na miejscu i kierowałeś wszystkim, a drugiego. Zauważył, że przyszłam i spojrzał na mnie. Och powiedział i wzrok zjechał mu na mój dekolt. Cześć. Louisa Clark Poznaj Frediego Derwenta. Włożyłam szklankę łyla w uchwyt i uścisnęłam rękę młodszego mężczyzny. Przeniósł wzrok na moją twarz. Och powiedział znów. No i jestem przyjaciółką Willa. Wyjaśniłam, a potem, niezupełnie wiedząc dlaczego, lekko położyłam mu rękę na ramieniu. Życie nie jest w końcu takie złe, stwierdził Freddy Derwent ze śmiechem, który brzmiał trochę jak kaszel. Zarumienił się nieco. W każdym razie muszę iść pogadać z innymi gośćmi. Wiecie, jak to jest. To też okazja do nawiązywania kontaktów. Ale dobrze Cię widzieć, Will. Naprawdę. I panią, panno Clark. Wydawał się miły. Powiedziałam, kiedy odjechaliśmy kawałek dalej. Zdjęłam rękę z ramienia Willa i upiłam duży łyk kruszonu. Był smaczniejszy niż wyglądał. Tylko trochę mnie przeraziło, że dodali do niego ogórka. Tak. Tak, to miły chłopak. Wcale nie taki sztywny. Nie. Will spojrzał na mnie z błyskiem wokół. — Nie, ani trochę. Tak jakby Freddy Derwent usunął jakąś barierę. W ciągu następnej godziny wielu ludzi podchodziło, żeby przywitać się z Willem. Niektórzy stawali w pewnej odległości, jakby chcąc uniknąć problemu ze ściskaniem ręki. Podczas gdy inni podciągali spodnie i niemal kucali. Stałam obok wózka i niewiele się odzywałam. Zauważyłam jednak, że sztywnieje lekko, kiedy zbliżyło się kolejnych dwóch gości. Jeden, wielki, no szalanski, z cygarem, jakby nie wiedział, co ma powiedzieć, kiedy znalazł się przed Willem, rzucił więc tylko. Cholernie fajna imprezka, nie? Panna młoda wygląda super. Chyba nie znał historii uczuć Alicji. Drugi, który wyglądał na jakiegoś biznesowego rywala Willa, wybrał bardziej dyplomatyczny ton. Ale coś w jego bardzo bezpośrednim spojrzeniu i zadawanych wprost pytaniach o stan Willa, Sprawiało, że Will wyraźnie się spiął. Byli jak krążące wokół siebie dwa psy, które zastanawiają się, czy pokazać zęby. Nowy dyrektor mojej dawnej firmy, wyjaśnił Will, kiedy facet wreszcie sobie poszedł, machnąwszy nam na pożegnanie. Chyba chciał się upewnić, że nie będę próbował wysiudać go z posady. Był coraz większy skwar. Ogród zmieniał się w pachnącą pułapkę. Ludzie chowali się pod drzewami. Martwiąc się o temperaturę łyla, zawiozłam go do wejścia do namiotu. W środku włączono wielkie wiatraki, które kręciły się o spale nad naszymi głowami. Gdzieś dalej, w letnim domu grał kwartet smyczkowy. Czułam się jak w jakimś filmie. Alisia, która sunęła przez ogród niczym zwiewna wizja, rozdzielając niby pocałunki i wydając radosne okrzyki, trzymała się z dala. Patrzyłam, jak Will wlewa w siebie dwie szklanki kruszonu i cieszyłam się w duchu. Lunch podano o 16. Moim zdaniem była to dość dziwna pora, ale jak stwierdził Will, tak to bywa na weselach. Czas i tak wydawał się jakby rozciągać, pozbawiony znaczenia, zamazany przez kolejne drinki i meandrujące konwersacje. Nie wiedziałam, czy to sprawił upał, czy atmosfera. Ale zanim dotarliśmy do stołu, czułam się prawie pijana. Kiedy stwierdziłam, że bełkocze coś niespójnie do starszego faceta po lewej, uznałam, że chyba faktycznie za dużo wypiłam. Czy w tym różowym czymś jest alkohol? zapytała Muela, wysypawszy sobie na kolana zawartość solniczki. Mniej więcej tyle, ile w kieliszku wina spojrzałam na niego ze zgrozą. Na nich obu Chyba żartujesz w tym były owoce. Myślałam, że to jest bezalkoholowe. Jak ja cię teraz odwiozę do domu? Ale z ciebie opiekunka? powiedział, uniósł brwi. Co mi dasz za to, że nie powiem o tym matce? Byłam zdumiona zachowaniem Willa tego dnia. Myślałam, że będzie Willem milczącym albo Willem sarkastycznym. A przynajmniej Willem małomównym. Tymczasem on był dla wszystkich wręcz czarujący. Nawet to, że na lunch podano zupę, nie zepsuło mu humoru. Zapytał tylko grzecznie, czy ktoś nie zamieniłby się z nim na chleb. A wtedy dwie dziewczyny, na drugim końcu stołu, które twierdziły, że nie tolerują pszenicy, niemal rzuciły w niego swoimi bułkami. Im bardziej ja niepokoiłam się o to, jak zdołam wytrzeźwieć, tym bardziej ożywiony i niefrasobliwy stawał się Will. Starsza pani po jego prawej stronie okazała się byłą parlamentarzystką, która niegdyś walczyła o prawa niepełnosprawnych i była jedną z nielicznych osób, które rozmawiały z Willem bez odrobiny skrępowania. W jakiejś chwili zobaczyłam, że podaje mu do ust kawałek rolady. Kiedy na chwilę wstała od stołu, mruknął do mnie, że kiedyś weszła na Kilimandżaro. Lubię takie starsze babki, powiedział. Wyobrażam ją sobie, jak jedzie na mule z paczką kanapek. Twarda jak stare buty. Ja miałam mniej szczęścia z panem po mojej lewej. W ciągu czterech minut, gdy już wypytał mnie błyskawicznie o to, kim jestem, gdzie mieszkam, kogo z obecnych znam, uznał, że nie będę miała do powiedzenia nic, co by go interesowało. Odwrócił się do kobiety po swojej lewej, więc mnie nie pozostało nic innego, jak tylko dojeść resztę lunchu. W pewnym momencie, kiedy zaczęłam się czuć naprawdę nieswojo, ręka Willa zsunęła się z krzesła obok mnie, i jego dłoń wylądowała na moim ramieniu. Zerknęłam na niego, a on do mnie mrugnął. Uścisnęłam jego dłoń, wdzięczna, że dostrzegł, jak się czuję. Wtedy on przesunął wózek o kilkanaście centymetrów i wciągnął mnie w rozmowę z Mary Rawlinson. Will mówi, że jesteś jego opiekunką? Miała przenikliwe niebieskie oczy. I zmarszczki świadczące o tym, że pielęgnacja Cery nie była w jej życiu najważniejszą sprawą. Próbuję odpowiedziałam, zerkając na niego. Zawsze pracowałaś w tej branży? Nie. Kiedyś pracowałam w kawiarni. Nie sądzę, żebym mogła zdradzić ten fakt komukolwiek innemu spośród gości, ale Mary Rowlinson z aprobatą skinęła głową. Zawsze myślałam, że to może być ciekawa praca. Jeśli ktoś lubi ludzi i jest dość wścibski, tak jak ja, rozpromieniła się. Will z powrotem położył rękę na swoim wózku. Próbuję zachęcić Luisę, żeby spróbowała czegoś innego, żeby poszerzyć nieco jej horyzonty. Ona nie wie, odpowiedział Will. Luisa to jedna z najinteligentniejszych osób, jakie znam, ale nie mogę sprawić, żeby dostrzegła własne możliwości. Mary Rawlinson rzuciła mu ostre spojrzenie. Mój drogi, nie traktuj jej protekcjonalnie. Chyba sama może mi odpowiedzieć. Zamrugałam. Myślę, że kto jak kto, ale akurat ty powinieneś zdawać sobie z tego sprawę. Will wyglądał, jakby miał zamiar coś powiedzieć, ale zamknął usta. Spojrzał na stół i potrząsnął lekko głową. Ale się uśmiechał. Cóż, Luiso, Wyobrażam sobie, że twoja aktualna praca pochłania bardzo dużo umysłowej energii. I nie sądzę, by ten młody człowiek był najłatwiejszym z klientów. Jakby pani zgadła. Ale Will ma rację, jeśli chodzi o dostrzeganie własnego potencjału. Proszę, to moja wizytówka. Jestem w zarządzie organizacji charytatywnej, która pomaga ludziom się przekwalifikować. Może kiedyś będziesz chciała pomyśleć o czymś innym? ale zajmowanie się łylem bardzo mi odpowiada. Dziękuję. Mimo wszystko wzięłam wizytówkę, którą mi wręczyła. Nieco zdumiona, że ta kobieta mogłaby się w ogóle interesować, co robię ze swoim życiem. Ale chociaż ją wzięłam, czułam się jako szóstka. W żaden sposób nie będę mogła rzucić pracy, nawet gdybym wiedziała, czego chciałabym się nauczyć. Nie byłam pewna, czy nadawałabym się do przekwalifikowania. A poza tym... Teraz najważniejszą dla mnie sprawą był Will i to, żeby chciał żyć. Byłam tak zatopiona w myślach, że na chwilę przestałam słuchać, o czym rozmawia tamtych dwoje. To bardzo dobrze, że najgorsze masz już za sobą. Wiem, że kiedy trzeba tak gwałtownie przestawić życie na nowe tory, to bywa przygnębiające. Gapiłam się w resztki łososia na talerzu. Jeszcze nigdy nie słyszałam, żeby ktoś rozmawiał z Willem w ten sposób. Zmarszczył brwi, po czym odwrócił się do niej. Nie jestem pewien, czy faktycznie mam już z górki, powiedział cicho. Przyglądała mu się przez chwilę, po czym zerknęła na mnie. Zastanawiałam się, ile wyczytała z mojej twarzy. Na wszystko trzeba czas, Uel, powiedziała na chwilę, kładąc mu rękę na ramieniu. A to jest coś, z czym twojemu pokoleniu dużo trudniej się pogodzić. Dorastaliście z nastawieniem, że dostaniecie wszystko niemal natychmiast. Wszyscy oczekujecie, że przeżyjecie życie tak jak chcecie, zwłaszcza energiczni młodzi mężczyźni tacy jak ty. Ale to wymaga czasu. Ale wie pani, wiesz Mary. Ja nie mam nadziei na to, że wyzdrowieje. Nie mówię o stronie fizycznej, odparła. Mam na myśli to, że trzeba się nauczyć jak żyć tym nowym życiem. Czekałam na to, co odpowie jej Will, ale wtedy rozległo się głośne stukanie łyżeczką w kieliszek i cała sala uciszyła się w oczekiwaniu na mowy weselne. Ledwo słyszałam, co mówili. Patrzyłam na mówców jak na kolejne nadęte pingwiny, robiące aluzje do ludzi i miejsc, o których nie miałam pojęcia, wzbudzające uprzejmy śmiech. Siedziałam, pochłaniając pralinki z ciemnej czekolady, które pojawiły się na stole w srebrnych koszyczkach. I wypiłam jedna za drugą trzy filiżanki kawy, Także czułam się nie tylko pijana, ale też rozdygotana i nakręcona. Will natomiast był uosobieniem spokoju. Siedział, patrząc, jak goście wiwatują na cześć jego byłej dziewczyny i słuchał, jak Rupert ględzi o tym, jaka to absolutnie doskonała z niej kobieta. Nikt nie wspomniał o Willu. Nie wiem, czy dlatego, że nie chcieli ranić jego uczuć, czy też jego obecność była jednak czymś kłopotliwym. Pani Rowlinson co jakiś czas nachylała się ku niemu, mamrotała mu coś do ucha, a on lekko kiwał głową, jakby się z nią zgadzając. Kiedy przemowy wreszcie się skończyły, pojawiła się cała armia ludzi z obsługi, którzy zaczęli uprzątać środek pomieszczenia, żeby zrobić miejsce do tańca. Will nachylił się do mnie. Mary powiedziała mi, że kawałek dalej jest bardzo dobry hotel. Zadzwoń do nich i zapytaj, czy możemy przenocować. Co? Mary wręczyła mi serwetkę z nabazgraną nazwą i numerem telefonu. W porządku, Clark powiedział cicho, tak żeby nie słyszała. Ja zapłacę, a ty nie będziesz musiała martwić się tym, ile wypiłaś. Weź z torby moją kartę kredytową. Pewnie zapytają cię o numer. Wzięłam kartę i komórkę i odeszłam nieco dalej w głąb Powiedzieli, że mają dwa pokoje jedynkę i dwójkę na parterze. Tak, jest dostępna dla niepełnosprawnych. Doskonale. Powiedziałam, po czym musiałam powstrzymać skowyt, jaki mi się wyrwał, kiedy usłyszałam cenę. Podałam im numer karty kredytowej Willa, czując, że jest mi trochę niedobrze. I jak? zapytał, kiedy wróciłam. Zarezerwowałam, ale powiedziałam mu, ile kosztowały dwa pokoje. Nie ma problemu, odparł. To teraz zadzwoń do tego swojego faceta. I powiedz mu, że zostajesz na noc. I napij się jeszcze. Nic nie sprawi mi większej przyjemności, niż widzieć, jak upijasz się w trupa na koszt ojca Aliszy. Tak zrobiłam. Tego wieczoru coś się zmieniło. Przygaszono światła, więc nasz stolik mniej rzucał się w oczy. Wieczorny wietrzyk złagodził trochę wszechobecny ciężki zapach kwiatów. A muzyka, wino i tańce sprawiły, że w tych mało sprzyjających okolicznościach. Zaczęliśmy się naprawdę dobrze bawić. Will nigdy nie był tak swobodny i rozluźniony. Wciśnięty między mnie i Mary, rozmawiał z nią uśmiechnięty, a jego widok chyba powstrzymywał ludzi, którzy inaczej może zerkaliby na niego nieufnie albo z litością. Skłonił mnie, żebym zdjęła szal i usiadła prosto. Zdjęłam mu marnarkę i rozluźniłam krawat. Oboje staraliśmy się nie śmiać na widok tańczących. Nie macie pojęcia, o ile lepiej się poczułam, kiedy zobaczyłam, jak tańczy to wyelegantowane towarzystwo. Pateci wyglądali, jakby ich poddano elektrowstrząsom, panie unosiły paluszki i wyglądały potwornie sztywno, nawet kiedy się okręcały. Mary Rowlinson co jakiś czas mruczała pod nosem. Dobry Boże! Zerkała na mnie. Z każdym kolejnym drinkiem mówiła coraz barwniejszym językiem. Nie masz ochoty pokazać, co potrafisz? Boże nie. Mądra dziewczynka. Już lepiej tańczą na wiejskiej dyskotece. O dziewiątej dostałam smsa od Neitana. Ok? Tak. Nie uwierzysz, ale Will świetnie się bawi. I tak było. Patrzyłam, jak śmieje się do rozpuku z czegoś, co powiedziała Mary, i wtedy coś do mnie dotarło. Zrozumiałam, że to może się udać. On może być szczęśliwy, jeśli będzie miał wokół siebie odpowiednich ludzi. Jeśli będzie mógł być Willem, a nie człowiekiem na wózku, listą chorób, obiektem litości. A potem o dziesiątej zaczęły się wolne tańce. Patrzyliśmy na Alisie i Ruperta na parkiecie, oklaskiwanych uprzejmie przez oglądających. Fryzura jej obwisła i trzymała Ruperta za szyję, jakby potrzebowała podparcia. Rupert obejmował ją w talii. Chociaż była piękna i bogata, było mi jej trochę żal. Pewnie zrozumie, co straciła dopiero, gdy będzie za późno. W połowie piosenki na parkiet wyszły inne pary, więc trochę nam ich zasłoniły. A mnie rozproszyła Mary rozprawiająca o zasiłkach dla opiekunów. Aż nagle podniosłam wzrok i okazało się, że stoi przed nami Alicia. Niczym supermodelka w białej jedwabnej sukni. Serce uwięzło mi w gardle. Alicia skinęła Mary na powitanie i nachyliła się nieco, żeby Will dosłyszał jej głos przez muzykę. Twarz miała lekko spiętą, tak, jakby musiała zebrać się w sobie, żeby tu przyjść. Dziękuję, że przyszedłeś, Will. Naprawdę. Zerknęła na mnie kątem oka, ale nic nie powiedziała. Cała przyjemność po mojej stronie, odparł gładko Will. Wyglądasz prześlicznie, Alicia. To piękne wesele. Przez jej twarz przemknęło zaskoczenie, a potem jakby smutek. Naprawdę? Naprawdę tak myślisz? Uważam. Tyle chciałabym ci powiedzieć. Naprawdę, odrzekł Will. Nie trzeba. Pamiętasz, Luizę? Tak. Na chwilę zapadła cisza. Widziałam, jak Rupert krąży nieco dalej. Przyglądając nam się niespokojnie. Zerknęła na niego, po czym mu pomachała. W każdym razie dziękuję ci, Will. Jesteś wspaniały, że przyszedłeś, i dziękuję za lustro. Oczywiście. Przepiękne. Wyprostowała się i odeszła do męża, który złapał ją za ramię, odwracając się od nas. Patrzyliśmy, jak idą przez parkiet. Nie kupiłeś jej lustra? Wiem? Wciąż rozmawiali. Rupert zerkał na nas. Wyglądało na to, że nie może uwierzyć, że Will po prostu był miły. Ale mnie też trudno było uwierzyć. Czy to. Czy to ci przeszkadza? Odwrócił od nich wzrok. Nie. powiedział i uśmiechnął się do mnie. Uśmiech miał trochę krzywy, bo też trochę wypił, a oczy smutne i zamyślone jednocześnie. A potem, kiedy na parkiecie przez chwilę zrobiło się pusto, przed kolejnym tańcem, powiedziałam nagle. Co ty na to, Will? Zakręcisz się ze mną? Co? No chodź. Niech te dupki mają o czym gadać. Cholernie dobry pomysł, stwierdziła Mary unosząc kieliszek. Cholernie fantastyczny. No chodź. Teraz dają wolne, bo chyba nie dasz rady pogować na tym wózku. Nie dałam mu wyboru. Usiadłam mu ostrożnie na kolanach i chwyciłam go za szyję, żeby nie spaść. Dłuższą chwilę patrzył mi w oczy, jakby zastanawiał się, czy może mi odmówić. A potem, ku mojemu zdumieniu, wyjechał na parkiet i zaczął zataczać kółeczka w migoczącym świetle lustrzanych kul. Czułam się jednocześnie skrępowana i nieco spanikowana. Siedziałam pod takim kątem, że sukienka podjechała mi do połowy łód. Zostaw. Mruknął mi Will do ucha, ale. Przestań, Clark. Nie psuj mi tego. Zamknęłam więc oczy i obejmowałam go za szyję, przytulając policzek do jego policzka i wdychając cytrusowy zapach wody kolońskiej. Czułam, jak nuci razem z muzyką. Czy już wszyscy się przerazili? Zapytał. Otworzyłam jedno oko i zerknęłam w półmrok. Kilka osób uśmiechało się zachęcająco, ale większość jakby nie wiedziała, co ma o tym myśleć. Mary pozdrowiła mnie, unosząc kieliszek. A potem zobaczyłam wpatrzoną w nas nagle pobladłą Alisję. Kiedy złapała mój wzrok, odwróciła się i szepnęła coś do Ruperta. Potrząsnął głową, jakbyśmy wyprawiali coś skandalicznego. Poczułam, jak na twarzy pojawia mi się złośliwy uśmieszek. O tak! Powiedziałam. Hm. Przesuń się. Pięknie pachniesz. Ty też. Ale jeśli będziesz ciągle kręcił się w lewo, mogę puścić pawia. Will zmienił kierunek. Wciąż obejmując go za szyję, odsunęłam się nieco, żeby na niego spojrzeć już zupełnie nieskrępowana. Zerknął na mój biust. Szczerze mówiąc, w tej pozycji nie bardzo mógł spojrzeć na cokolwiek innego. Podniósł wzrok z nad mojego dekoltu i uniósł brwi. Wiesz, nigdy nie pozwoliłabyś, żeby twój biust znalazł się tak blisko mnie. Gdybym nie był na wózku. Mruknął. Spojrzałam na niego bacznie. Gdybyś nie był na wózku, nigdy nawet nie spojrzałbyś na mój biust. Co? Oczywiście, żebym spojrzał. Nie. Byłbyś zbyt zajęty gapieniem się na wysokie blondynki z nogami do sufitu i bujnymi fryzurami, które na odległość pachną czymś drogim. A poza tym, mnie by tu nie było. Podawałabym drinki jako jedna z niewidzialnych ludzi. Zamrugał. Co? Nie mam racji? Zerknął w stronę baru, a potem na mnie. Tak, ale na swoją obronę mogę powiedzieć, że byłem dupkiem. Wybuchnęłam takim śmiechem, że teraz gapiło się na nas jeszcze więcej ludzi. Starałam się uspokoić. Przepraszam, mruknęłam. Chyba zaczynam dostawać głupawki. Wiesz co, mogłabym przez całą noc patrzeć na jego twarz. Na zmarszczki w kącikach oczu, na miejsce, gdzie szyja przechodziła w bark. Co? Czasami Clark właściwie tylko dla ciebie chce mi się wstawać rano. W takim razie pojedziemy gdzieś. Powiedziałam to, zanim zdążyłam pomyśleć, co mówię. Co? Wybierzmy się dokądś. Zabawmy się gdzieś przez tydzień. Tylko ty i ja bez tych. czekał. Dubków? Dubków. się, ły, proszę. Wciąż patrzył mi w oczy. Nie wiem, co mu powiedziałam. Nie wiem, skąd mi się to wzięło ale wiedziałam, że jeśli nie namówię go tej nocy z gwiazdami, frezjami, śmiechem i mery, to nigdy mi się nie uda. Proszę. W ciągu kilku sekund, kiedy nie odpowiadał, dla mnie minęła cała wieczność. Ok, powiedział w końcu. Rozdział dziewiętnasty. Nathan. Myśleli, że nic nie zauważymy. Kiedy wreszcie wrócili z tego wesela mniej więcej w porze lunchu następnego dnia, Pani Trajnor była tak wściekła, że ledwo mogła mówić. Mogliście zadzwonić, powiedziała. Czekała w domu, żeby mieć pewność, że wrócili bezpiecznie. Od chwili, gdy przyszedłem o ósmej, słyszałem jej kroki, kiedy krążyła w tej z powrotem po korytarzu. Dzwoniłam albo pisałam do ciebie chyba z osiemnaście razy. Dopiero kiedy dodzwoniłam się do domu Diorów i ktoś mi powiedział, że facet na wózku pojechał do hotelu, mogłam być pewna, że nie mieliście jakiegoś koszmarnego wypadku na autostradzie. Facet na wózku? Jak miło, zauważył Will. Ale widać było, że nic, a nic się nie przejął. Był wyluzowany i zrelaksowany. Żartował ze swojego kaca, chociaż byłem prawie pewien, że cierpi. Dopiero kiedy jego mamuśka najechała na Louise, przestał się uśmiechać. Wszedł jej w słowo i powiedział, że jeśli ma coś do powiedzenia, to proszę bardzo. On słucha, bo to była jego decyzja, żeby zostać na noc, a Luisa nie miała wyboru. Poza tym, wydaje mi się mamo, że ponieważ mam 35 lat, nie muszę się nikomu spowiadać, jeśli mam ochotę przenocować w hotelu, nawet swoim rodzicom. Gapiła się na nich dwoje, potem wymamrotała coś na temat zwykłej uprzejmości i wyszła z pokoju. Luisa wyglądała na trochę roztrzęsioną, ale on podjechał do niej i coś jej szepnął. I wtedy właśnie to zobaczyłem. Zarumieniła się jakby i roześmiała. To był taki rodzaj śmiechu, kiedy wiesz, że nie powinieneś się śmiać. Taki śmiech, który mówi o wzajemnym porozumieniu. A potem Will odwrócił się do niej i powiedział, żeby wzięła sobie wolne na resztę dnia, żeby poszła do domu, przebrała się, może przespała. Nie mogę spacerować wokół zamku z kimś, kto najwyraźniej właśnie wraca z imprezy, gdzie nieźle poszedł w tango, powiedział. Poszedł w tango? Nie mogłem ukryć zaskoczenia. Bez przesady. Odparła, udając, że mnie bije szalikiem, i wzięła płaszcz, żeby wyjść. Weź samochód, zawołał. Będzie ci łatwiej dostać się do domu. Patrzyłem, jak Will śledzi ją wzrokiem, dopóki nie znikła za drzwiami. Mógłbym się założyć o wszystko tylko na podstawie tego spojrzenia. Kiedy wyszła nieco oklapu, tak, jakby trzymał się tylko do chwili. Kiedy jego mama i Luisa nie wyszły z przybudówki. Przyglądałem mu się uważnie, a kiedy przestał się uśmiechać, stwierdziłem, że nie podoba mi się jego wygląd. Jego skóre pokrywały ledwie widoczne plamy, skrzywił się dwa razy, kiedy myślał, że nikt nie patrzy, i nawet z daleka widać było, że ma gęsią skórkę. W głowie rozdzwonił mi się sygnał alarmowy, cichy, ale przenikliwy. Dobrze się czujesz, Will? W porządku, nie marudź. Powiesz mi, gdzie cię boli? Chyba się poddał, jakby wiedział, że widzę go na wskroś. Już długo ze sobą pracowaliśmy. Okej. Okay. Trochę boli mnie głowa i. Chyba trzeba zmienić cewnik. Raczej szybko. Przeniosłem go z wózka do łóżka i zacząłem zbierać sprzęt. O której ludzi go zmieniła dziś rano? Wcale nie zmieniła. Skrzywił się. Wyglądał na lekko skruszonego. Zeszłego wieczoru też nie. Co takiego? Zbadałem mu puls, po czym wziąłem sprzęt do mierzenia ciśnienia. Oczywiście strasznie mu podskoczyło. Dotknąłem jego czoła, było lekko spocone. Poszedłem do szafki z lekami i rozkruszyłem kilka pastylek na rozszerzanie naczyń. Podałem mu je z wodą, pilnując, żeby wszystko połknął. Potem posadziłem go tak, że nogi zwieszały mu się z łóżka i szybko zmieniłem cewnik. Cały czas mu się przyglądając. AD. Tak. To nie było najrozsądniejsze z twojej strony, Will. Autonomiczna dysrefleksja była jednym z naszych najgorszych koszmarów. Polegało to na nadmiernej reakcji organizmu Wella na ból, dyskomfort albo nieopróżniony kateter. Jego uszkodzony system nerwowy próbował w ten sposób, błędnie i na próżno, zapanować nad sytuacją. Objawy pojawiały się z znienacka. I mogły spowodować poważny kryzys. Był blady. Oddychał z wysiłkiem. A jak skóra? Trochę swędzi. Wzrok? W porządku. Cholera, stary. Myślisz, że potrzebujemy pomocy? Daj mi dziesięć minut, Nathan. Jestem pewien, że zrobiłeś wszystko, co potrzeba. Daj mi dziesięć minut. Zamknął oczy. Znów zmierzyłem mu ciśnienie, zastanawiając się, jak długo mogę czekać, zanim wezwę karetkę. Bałem się refleksji jak cholera, bo człowiek nigdy nie wiedział, jak to się rozwinie. Już raz mu się to przytrafiło, odkąd się nim zajmowałem i wylądował w szpitalu na dwa dni. Nathan, no naprawdę, powiem ci, jeśli będziemy mieli problem. Westchnął, a ja pomogłem mu ułożyć się tak, żeby miał głowę na podgłówku. Powiedział mi, że Luisa była tak pijana, że wolał, żeby nic przy nim nie robiła. Bóg wie, gdzie by mogła wetknąć te cholerne rurki. Prawie się roześmiał, gdy to mówił. Już samo wydostanie go z wózka i przeniesienie do łóżka zajęło jej pół godziny. Oboje dwa razy wylądowali na podłodze. Na szczęście byliśmy oboje tak pijani, że chyba żadne z nas nic nie poczuło. Była na tyle przytomna, że zadzwoniła do recepcji, żeby ktoś przyszedł i pomógł go dźwignąć. Przysłali bagażowego. Miły gość! Mętnie przypominam sobie, że namawiałem Louise żeby dała mu pięćdziesiąt funtów na piwku. Wiem, że była piana w trupa, bo się zgodziła. Kiedy wyszła z pokoju, Will bał się, że nie trafi do swojego. Oczami wyobraźni widział, jak zwinięta w czerwony kłębek śpi na schodach. Ja byłem dla niej nieco mniej wyrozumiały. Will, stary, myślę, że następnym razem powinieneś się raczej bardziej martwić o siebie, co? Ale nic się nie stało, Nathan. Już mi lepiej. Czułem na sobie jego wzrok, gdy mierzyłem mu puls. Naprawdę, to nie była jej wina. Ciśnienie mu spadło. Skóra w oczach odzyskiwała normalną barwę. Odetchnąłem głęboko. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że wstrzymuje oddech. Czekając, aż jego stan się ustabilizuje, gawędziliśmy o tym, co działo się ostatnio. Chyba zupełnie nie przejmował się swoją eks. Nie mówił za dużo, ale, choć był wyraźnie wyczerpany. Wyglądało na to, że wszystko z nim w porządku. Puściłem jego nadgarstek. Tak przy okazji. Fajny tatuaż rzucił mi kpiące spojrzenie. Tylko uważaj, żebyś nie przeszedł do termin ważności upłynął. Pomimo potów, bólu i infekcji, po raz pierwszy wyglądał, jakby myślał o czymś innym niż jedyna sprawa, która pochłaniała go dotychczas. Nie mogłem powstrzymać myśli, że gdyby pani trainer o tym wiedziała, może nie rzucałaby się tak bardzo o tę imprezę. Nie powiedzieliśmy jej nic o tym, co się działo w Pożelanczu. lunchu. Will kazał mi obiecać, że tego nie zrobię. Ale kiedy luznów przyszła po południu, niewiele się odzywała. Była blada, umyte włosy związała z tyłu, jakby chciała wyglądać poważnie i rozsądnie. Domyślałem się, jak się czuje. Czasem, kiedy człowiek się nawali, rano czuje się nieźle. Ale tylko dlatego, że wciąż jest trochę pijany. Stary, dobry kac dopiero się z tobą bawi, patrząc tylko, kiedy ugryźć. Ją chyba dopadł koło popołudnia. Ale szybko stało się jasne, że to nie tylko przez kaca. Will dopytywał się, dlaczego się nie odzywa. Aż w końcu powiedziała. No cóż, okazało się, że to mało rozsądne zostawać gdzieś na noc niedługo po przeprowadzce do chłopaka. Powiedziała to z uśmiechem, ale to był raczej wymuszony uśmiech. I obaj wiedzieliśmy, że musiało dojść do jakiejś poważnej rozmowy. Trudno było się dziwić temu gościowi. Ja tam bym nie chciał, żeby moja panna spędziła noc z jakimś facetem. Nawet na wózku. Poza tym nie widział, jak Will na nią patrzy. Tego popołudnia nie robiliśmy nic szczególnego. Luisa rozpakowała plecak Willa, pokazując nam po kolei miniaturowe buteleczki z darmowym szamponem, odżywką, przybornik do szycia oraz czepek kąpielowy. Nie śmiej się, powiedziała. Za taką cenę można by kupić całą fabrykę szamponu. Obejrzeliśmy jakiś japoński film animowany, który, jak powiedział Will, świetnie się ogląda na kacu, a ja zwlekałem z wyjściem. Po części dlatego, że chciałem pilnować tego jego cholernego ciśnienia. Ale uczciwie mówiąc, korciło mnie, żeby zobaczyć jego reakcję na zapowiedź, że dotrzymam im towarzystwa. Naprawdę zapytał. Lubisz mi Zakiego? Natychmiast się połapał. Powiedział, że jasne, na pewno mi się spodoba. To świetny film i tak dalej. Ale to mi wystarczyło. Z jednej strony właściwie się cieszyłem. Ten facet za długo myślał tylko o jednym. No to oglądaliśmy film. Zaciągnęliśmy zasłony, wyłączyliśmy telefon i obejrzeliśmy dziwaczną kreskówkę o dziewczynce, która trafia do równoległej rzeczywistości świata pełnego odjechanych stworów co do których zwykle nie wiadomo nawet, czy są dobre, czy złe. Lucy działa blisko Willa, podawała mu picie, a w jednym momencie wyjęła mu coś z oka. Było to naprawdę słodkie, chociaż zastanawiałem się też, czym to się u diabła skończy. A potem, kiedy Luisa rozsunęła zasłony i zrobiła nam herbaty, spojrzeli na siebie jak para spiskowców, którzy zastanawiają się, czy cię wtajemniczyć. I powiedzieli, że mają zamiar wyjechać. Na dziesięć dni. Jeszcze nie są pewni dokąd, ale pewnie gdzieś daleko i na pewno będzie fajnie. Czy chciałbym pojechać z nimi, żeby im pomóc? Pytanie. Musiałem przyznać, że zrobiła na mnie wrażenie. Gdyby ktoś powiedział mi przed czterema miesiącami, że uda nam się wyciągnąć łyla na jakieś dalsze wakacje, że w ogóle uda się go wyciągnąć z domu, stwierdziłbym, że brakuje mu piątej klepki ale przed wyjazdem na pewno pogadałbym z nią o pielęgnacji Willa. Nie moglibyśmy sobie pozwolić na coś takiego jak teraz, gdybyśmy utknęli na jakimś pustkowiu. Powiedzieli nawet pani T, kiedy zajrzała na chwilę akurat kiedy Louisa wychodziła. Will powiedział to tak, jakby wybierali się na spacer do zamku. Naprawdę się ucieszyłem. Całą kasę utopiłem w pokera w sieci i w tym roku nawet nie planowałem wakacji. Wybaczyłem Louisie nawet to, że posłuchała Willa, kiedy nie chciał, żeby zmieniła mu cewnik. A wierzcie mi, byłem naprawdę wkurzony z tego powodu. Wszystko więc wyglądało fajnie, kiedy wkładałem kurtkę, pogwizdywałem pod nosem, już prawie widząc biały piasek i niebieskie morze. Zastanawiałem się nawet, czy nie dałoby rady wpaść na chwilę do domu w Oakland. A wtedy je zobaczyłem. Pani Trejno stała przy tylnych drzwiach, kiedy Lu czekała, żeby wyjechać na drogę. Nie wiedziałam, co sobie zdążyły powiedzieć, ale obie miały ponure miny. Udało mi się usłyszeć tylko ostatnie zdanie, ale szczerze mówiąc, to mi wystarczyło. Mam nadzieję, Luisa, że wiesz, co robisz. Rozdział dwudziesty. Co takiego? Byliśmy na wzgórzach tuż za miastem, kiedy mu powiedziałam. Patrick był w połowie biegu na 16 mil i chciał, żebym mierzyła mu czas, jadąc za nim na rowerze. Ponieważ z jazdą na rowerze radziłam sobie tylko nieco gorzej niż z fizyką kwantową, przeklinałam chwiejąc się i jadąc wężykiem, podczas gdy on wydawał z siebie pełne desperacji okrzyki. Właściwie to chciał pobiec na 24 mile, ale powiedziałam mu, że mój tyłek chyba tego nie wytrzyma. A poza tym, kiedy wrócimy do domu, jedno z nas musi zrobić zakupy na cały tydzień. Skończyła nam się pasta do zębów i kawa. Ale to tylko mnie zależało na kawie. Patrick pił wyłącznie herbatki ziołowe. Kiedy dotarliśmy na szczyt Shipcote Hill, ja z Ziejana, z nogami jak z ołowiu, postanowiłam, że wyrzucę to z siebie. Uznałam, że przez dziesięć mil, które zostały mu do domu, zdąży odzyskać dobry humor. Nie pojadę na Extreme Viking. Nie zatrzymał się, ale podbiegł do mnie. Truchtając w miejscu, odwrócił się, żeby być przodem i wyglądał na tak wstrząśniętego, że prawie wpadłam na drzewo. Co? Dlaczego? Bo pracuję. Odwrócił się z powrotem w stronę drogi i przyspieszył. Teraz było z górki i musiałam zaciskać palce na hamulcach, żeby go nie wyprzedzić. Kiedy podjęłaś decyzję? Na czole miał kropelki potu. Widać było wyraźnie napięte ścięgna łydek. Nie mogłam patrzeć na nie za długo, bo aż się wzdrygałam. W weekend. Chciałam być pewna. Ale zarezerwowaliśmy dla ciebie bilety i w ogóle? To tylko tanie linie. Oddam ci te 35 funtów, jeśli to dla ciebie problem. Nie chodzi o koszty. Myślałam, że jedziesz, żeby mnie wspierać. Mówiłaś, że będziesz mi kibicować. Patryk potrafił robić obrażoną minę. Kiedy zaczęliśmy być razem, drażniłam się z nim nazywając go panem Fochem. Mnie to bawiło, a jego złościło do tego stopnia, że zwykle przestawał marudzić tylko po to, żebym się zamknęła. Och, daj spokój! No przecież cię wspieram. Nienawidzę jeździć na rowerze. A mimo to, jestem tu. Odezwał się po prawie dwóch kilometrach. Może tylko mi się wydawało, ale nawet jego kroki zaczęły brzmieć jakoś ponuro i stanowczo. Byliśmy teraz wysoko nad miasteczkiem. Ja dysząc podjeżdżałam na kolejne wzniesienia, starając się nie panikować za każdym razem, kiedy mijał nas samochód. Jechałam na starym rowerze mamy, który nie miał przerzutek, więc często zostawałam w tyle. Patryk nie pozwoliłby mi nawet dotknąć swojego wyścigowego demona. Obejrzał się, po czym minimalnie zwolnił, żebym się z nim zrównała. Nie mogą wynająć kogoś do opieki? Zapytał. Wynająć? No, żeby ktoś przychodził do nich do domu. Chyba po pół roku pracy należy ci się jakiś urlop. To nie takie proste. Nie rozumiem. Dlaczego? W końcu, kiedy zaczęłaś tam pracować, też musiałaś się wdrożyć. Wstrzymałam oddech. Było to dość trudne, zwłaszcza, że od pedałowania i tak brakowało mi tchu. Bo on musi pojechać na wycieczkę. Co? On musi gdzieś wyjechać, więc ja i Nathan musimy jechać razem z nim. — Nathan? A kto to jest Nathan? — Jego pielęgniarz poznałeś go, kiedy Will przyszedł na moje urodziny. Widziałam, że się zastanawia. Otarł sobie podspływający do oczu. Zanim zdążysz zapytać dodałam Nie, nie mam romansu z Nathanem. Zwolnił, patrząc na asfalt, aż w końcu niemal biegł w miejscu. O co chodzi, Lu? Bo. bo wydaje mi się, jakby zacierała się granica między tym, co jest pracą, a tym, co jest. wzruszył ramionami. Normalne. To nie jest normalna praca. Wiedziałeś o tym? Ale ostatnio Will Traynor robi się ważniejszy niż cokolwiek innego. Czyżby? A to nie? Zdyłam rękę z kierownicy i wskazałam jego wciąż poruszające się nogi. To co innego. Wystarczy, że zadzwoni, a ty już do niego biegniesz. A kiedy ty idziesz biegać, ja przybiegam w te pędy. Próbowałam się uśmiechnąć. Bardzo zabawne odwrócił się. To sześć miesięcy, Pat. Sześć miesięcy. Sam uważałeś, że powinnam wziąć tę pracę. Nie możesz teraz na mnie najeżdżać za to, że traktuję ją poważnie. Nie sądzę. Nie sądzę, żeby chodziło o pracę. Myślę, że jest coś, o czym mi nie mówisz. Zawahałam się. Chwilę za długo to nieprawda ale nie jedziesz na Wajkinga. Mówiłam ci, że... Potrząsnął głową, jakby słabo mnie słyszał. Potem zaczął biec w dół, oddalając się ode mnie. Po jego plecach widziałam, jak jest zły. Daj spokój, Patryk. Może zatrzymamy się na minutkę i pogadamy o tym. Nie. Odezwał się zawziętym tonem. To mi zepsuje wynik. W takim razie zatrzymajmy stoper. Tylko na pięć minut. Nie. Muszę to zrobić w idealnych warunkach. Zaczął biec szybciej, jakby nagle nabrał rozpędu. — Patrick! — zapytałam, starając się za nim nadążyć. Stopy ześlizgiwały mi się z pedałów. Przeklinając, starałam się obrócić pedał, żeby znów ruszyć. — Patrick! Patrick! — patrzyłam na tył jego głowy i słowa wyfrunęły z moich ust, zanim zdążyłam pomyśleć, co właściwie mówię. — Okej. Okay. Will chce umrzeć. Planuje popełnić samobójstwo. A ten wyjazd to ostatnia szansa, żeby zmienił zdanie. Patryk zwolnił. Zatrzymał się przede mną na drodze, wyprostowany wciąż tyłem do mnie. Odwrócił się powoli. Wreszcie przestał truchtać w miejscu. Powtórz, co powiedziałaś? On chce pojechać do dignitas. W sierpniu. Próbuję sprawić, żeby zmienił zdanie. To jest moja ostatnia szansa. Patrzył na mnie, jakby nie wiedział, czy mam mi wierzyć. Wiem, że to brzmi jak jakieś wariactwo, ale muszę sprawić, żeby zmienił zdanie. Więc. Nie mogę pojechać na Wajkinga. Dlaczego nie powiedziałaś mi wcześniej? Musiałam obiecać jego rodzinie, że nikomu nie powiem. To byłoby dla nich straszne, gdyby to się rozeszło. Straszne? Słuchaj, on nawet nie wie, że ja wiem. To wszystko jest pokręcone. Przepraszam. Wyciągnęłam do niego rękę. Powiedziałabym ci, gdybym tylko mogła. Nie odpowiadał. Wyglądał na zdruzgotanego. Tak jakbym zrobiła coś strasznego. Zmarszczył czoło i dwa razy przełknął głośno ślinę. Pat. Nie. Muszę teraz biec dalej lu. Sam. Przesunął ręką po włosach. Okej? Okay? Przełknęłam ślinę. Okej. Okay. Przez chwilę wyglądał, jakby nie pamiętał, po co tu w ogóle jesteśmy. Potem znów ruszył biegiem, a ja patrzyłam, jak znika na drodze, jak jego nogi pokonują kolejne metry. Napisałam tę prośbę dzień po naszym powrocie z wesela. Czy ktoś mógłby mi podsunąć jakieś miejsce, gdzie ludzie na wózkach mogą mieć przygody? Szukam rzeczy, dzięki którym mój przygnębiony przyjaciel zapomniałby na chwilę, że jego życie jest trochę ograniczone. Naprawdę nie wiem, czy mogę na coś takiego liczyć, ale będę wdzięczna za wszelkie sugestie. To dość pilne. Pracowita pszczółka. Kiedy się zalogowałam, patrzyłam na ekran z niedowierzaniem. Było aż 89 odpowiedzi. Przewinęłam w górę i w dół ekranu, bo z początku nie chciało mi się wierzyć, że to wszystko odpowiedzi na moje pytanie. Potem rozejrzałam się po innych ludziach siedzących przy komputerach w bibliotece, bo bardzo chciałam, żeby znalazł się ktoś. Komu mogłabym powiedzieć? 89 odpowiedzi na jedno pytanie. Ludzie opisywali skoki na banji dla sparaliżowanych, pływanie, kajakarstwo, a nawet jazdę konną z pomocą specjalnej podpórki. Kiedy obejrzałam podlinkowany filmik, żałowałam, że Will nie znosi koni. Wyglądało to super. Było też pływanie z delfinami i nurkowanie z asystą. Były pływające wózki, dzięki którym można wędkować, i przystosowane motocykle, dzięki którym można jeździć po bezdrożach. Niektórzy ludzie zamieścili swoje zdjęcie albo filmiki, pokazujące ich podczas tych rozrywek. Kilku, w tym Richie, pamiętało moje poprzednie posty i dopytywali się, jak tam sytuacja. Wygląda na to, że jest nie najgorzej. Czy on się lepiej czuje? Odpowiedziałam szybko. Może. Ale wciąż mam nadzieję, że ta wycieczka naprawdę zmieni mu podejście do życia. Richie odpowiedział. Zuch, dziewczyna. Jeśli masz kasę na to wszystko, możesz zrobić co tylko zechcesz. Skuta Girl napisała. Tylko pamiętaj wrzucić tu jego zdjęcia, jak skacze na bungee. Ludzie mają niezłe miny, jak są do góry nogami. Uwielbiałam ich. Tych wszystkich ludzi na wózkach i ich opiekunów. Za ich odwagę, wielkoduszność i wyobraźnię. Tego wieczoru przez dwie godziny spisywałam ich sugestie, zaglądając na strony firm, które wypróbowali, a nawet rozmawiałam z kilkorgiem na czacie. Zanim skończyłam, już miałam cel naszej podróży. Pojedziemy do Kalifornii, do The Four Winds, specjalistycznego ośrodka, który oferował fachową pomoc w taki sposób, że zapomnisz, że w ogóle potrzebujesz pomocy, jak głosiła ich strona internetowa. Samo rancho, niski drewniany budynek Stojący na polanie w lesie, niedaleko Josemiti, założył pewien były kaskader, który nie chciał, żeby uraz kręgosłupa ograniczał go w czymkolwiek. A księga gości pełna była zachwytów i wyrazów wdzięczności ludzi, którzy przysięgali, że zmienił ich nastawienie do własnej niepełnosprawności i do samych siebie. Co najmniej cztery osoby z mojego forum tam były i wszystkie twierdziły, że to odmieniło ich życie. Ośrodek był dostosowany do wózków, ale miał też wielkie udogodnienia, jakich można by oczekiwać w luksusowym hotelu. Były tam małe odkryte baseny z dyskretnymi poręczami i wyszkoleni masażyści. Na miejscu był wykwalifikowany personel medyczny, a także kino, gdzie oprócz zwykłych foteli było miejsce dla wózków. Było jacuzzi, w którym można było siedzieć i patrzeć na gwiazdy. Spędzilibyśmy tam tydzień, a potem kilka dni na wybrzeżu w kompleksie hotelowym, gdzie Will mógłby pływać i obejrzelibyśmy sobie skaliste wybrzeże. A ukoronowaniem tej wycieczki miało być coś, czego Will nigdy by nie zapomniał: skok ze spadochronem. Wasyście instruktorów przeszkolonych w skokach z niepełnosprawnymi. Mieli specjalny sprzęt, za którego pomocą przyczepiliby Willa do siebie. Najwyraźniej najważniejsze było zabezpieczenie nóg tak żeby nie uniosły mu się kolana, waląc ich w twarz. Pokażę mu katalog hotelu, ale nie powiem mu o tym. Miałam zamiar pojechać z nim tam, a potem patrzeć, jak będzie to robił. Przez kilka cennych minut Will będzie nieważki i wolny. Wyrwie się ze znienawidzonego wózka. Umknie grawitacji. Wydrukowałam wszystkie informacje i trzymałam tę kartkę na wierzchu. Kiedy tylko na nią spoglądałam, Czułam, jak kiełkuje we mnie podniecenie. I dlatego, że to miała być moja pierwsza dalsza podróż. I dlatego, że może to było właśnie to. A może właśnie ten wyjazd sprawi, że Will zmieni zdanie. Następnego ranka pokazałam Nathanowi wszystkie materiały. Oglądaliśmy je ukradkiem w kuchni, pochyleni nad kawą jak dwoje spiskowców. Przejrzał to, co wydrukowałam. Rozmawiałam z innymi sparaliżowanymi o tym skakaniu ze spadochronem. Nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych. I o skokach na bungee. Mają specjalne uprzęże, które łagodzą wszelki potencjalny ucisk na kręgosłup. Patrzyłam na niego niespokojnie. Wiedziałam, że Nathan nie ceni moich możliwości, jeśli chodzi o pielęgnację Willa. Dla mnie było ważne, żeby ucieszył się tym, co zaplanowałam. Mają tam wszystko, czego możemy potrzebować. Mówią, że jeśli zadzwonię wcześniej i przywiozę recepty, mogą nawet zdobyć wszelkie leki, jakich potrzebujemy, więc nie ma ryzyka, że czegoś zabraknie. Zmarszczył brwi. Wygląda to nieźle, stwierdził w końcu. Świetna robota. Myślisz, że mu się spodoba? Wzruszył ramionami. Nie mam pojęcia, ale oddał mi papiery. Już raz nas zaskoczyła, ślu, uśmiechnął się chytrze kątem ust. Nie ma powodu, żeby nie udało ci się po raz kolejny. Tego wieczoru, zanim wyszłam, pokazałam wszystko pani trainor. Właśnie zaparkowała na podjeździe, a ja zawahałam się chwilę, zanim do niej podeszłam, choć wiedziałam, że Will nie może mnie widzieć z okna. Wiem, że to dużo kosztuje powiedziałam ale myślę, że wygląda fantastycznie. Naprawdę myślę, że Will mógłby tam przeżyć najlepsze chwile w swoim życiu, jeśli. Jeśli rozumie pani, co mam na myśli przejrzała wydruki w milczeniu po czym wpatrzyła się w zestawienie kosztów, które przygotowałam Jeśli pani woli, zapłacę za siebie za podróż i nocleg nie chcę, żeby ktokolwiek pomyślał w porządku ucięła rób to, co uważasz za konieczne. Jeśli myślisz, że uda ci się nakłonić go do wyjazdu to po prostu zarezerwuj ten wyjazd. Zrozumiałam, co ma na myśli. Nie było już czasu na nic innego. – Myślisz, że uda ci się go przekonać? – zapytała. – Cóż, jeśli przedstawię to tak – przełknęłam ślinę – że to po części dla mojego dobra. On uważa, że marnuje życie. Wciąż mi powtarza, że powinnam podróżować, że powinnam robić różne rzeczy. Przyjrzała mi się uważnie, po czym skinęła głową. – Tak, to podobna do Willa. Oddała mi papiery. Ja nabrałam powietrza, a potem, ku własnemu zaskoczeniu, stwierdziłam, że głos uwiązł mi w gardle. Przełknęłam dwa razy. Tak jak powiedziała pani wcześniej. Ja. Chyba nie miała ochoty czekać na to, co powiem. Pochyliła głowę. Jej smukłe palce powędrowały do łańcuszka na szyi. Tak, lepiej już pójdę do domu. Zobaczymy się jutro. Daj mi znać, co powiedział. Tego wieczoru nie wróciłam do mieszkania Patryka. Nawet zamierzałam, ale coś sprawiło, że zamiast pojechać w stronę strefy przemysłowej, wsiadłam w autobus do domu. Przeszłam 180 kroków do naszego szeregowca i weszłam do środka. Był ciepły wieczór. Wszystkie okna były otwarte dla przewiewu. Mama gotowała podśpiewując w kuchni. Tato siedział na kanapie z kubkiem herbaty. A dziadek drzemał w fotelu z głową odchyloną na bok. Tomas w kapciach rysował coś starannie. Powiedziałam cześć, i minęłam ich, zastanawiając się, jak to możliwe, że wystarczyło tak niewiele czasu, żebym przestała się tu czuć jak u siebie. Trina pracowała w moim pokoju. Zapukałam do drzwi i okazało się, że siedzi zgarbiona nad stosem podręczników, w okularach na nosie, w których nie widziałam jej nigdy wcześniej. Dziwnie było zobaczyć ją wśród rzeczy, które wybrałam dla siebie. Wśród rysunków Tomasa przesłaniających ściany, które pomalowałam tak starannie. Ruk rolety nadal pokrywały jego pazgroły. Musiałam zebrać myśli, żeby nie poddać się odruchowej niechęci. Zerknęła na mnie przez ramię. Czy mama chce coś ode mnie? zapytała. Spojrzała na zegar. Myślałam, że da Tomasowi podwieczorek. Właśnie mu dała. Dostał paluszki rybne. Spojrzała na mnie, a potem zdjęła okulary. Dobrze się czujesz? Wyglądasz okropnie. Ty też. Wiem. Jestem na tej głupiej diecie odtruwającej. Mam od niej pokrzywkę. Dotknęła ręką policzka. Nie musisz się odchudzać. Tak, ale jest taki jeden facet na kursie księgowości, więc... Pomyślałam, że się postaram. Pryszcze na całej twarzy zawsze robią wrażenie, nie? Usiadłam na łóżku. To była moja narzuta. Wiem, że Patrykowi nie spodobałby się ten wariacki geometryczny wzór. Byłam zdziwiona, że Katrina jej nie wyrzuciła. Zamknęła książkę i odchyliła się na krześle. Co się dzieje? Przygryzłam wargę, aż zapytała mnie po raz drugi. Trina, myślisz, że mogłabym się przekwalifikować? Przekwalifikować? Na kogo? Nie wiem. Na coś związanego z modą. Projektowanie. A może po prostu krawiectwo. Hmm. Na pewno są jakieś kursy. Nawet na mojej uczelni. Mogę poszukać, jeśli chcesz. Ale przyjmą kogoś takiego jak ja? Bez żadnych kwalifikacji? Podrzuciła długopis i złapała go. Oni uwielbiają dojrzałych studentów. Zwłaszcza dojrzałych studentów z doświadczeniem w jakiejś pracy. Może musiałabyś pójść na kurs adaptacyjny, ale czemu nie? A co? Co się dzieje? Nie wiem. Will powiedział kiedyś coś takiego, że. że powinnam coś zrobić ze swoim życiem. I? No i myślę, że może już pora, żebym zrobiła to samo co ty. Teraz, kiedy tato znów zarabia, może nie jesteś jedyną osobą w tym domu, która potrafi coś zrobić ze swoim życiem. Ale będziesz musiała zapłacić. Wiem. Odkładam kasę. To pewnie kosztuje trochę więcej, niż udało ci się zaoszczędzić. Mogę się starać o stypendium albo pożyczkę i mam dość pieniędzy, żeby nie martwić się przez jakiś czas. Rozmawiałam z jedną panią, która była kiedyś członkiem parlamentu. Pracuję teraz w takiej agencji, która mogłaby mi pomóc. Dała mi wizytówkę. Zaraz, powiedziała Katrina, odwracając się na krześle. Czegoś tu nie łapię. Myślałam, że chcesz zostać z Willem. Myślałam, że chodzi ci tylko o to, żeby żył dalej i żebyś mogła się nim zajmować. Tak, ale. spojrzałam w sufit. Ale co? To skomplikowane. Tak samo jak luzowanie ilościowe, ale moim zdaniem to oznacza po prostu drukowanie pieniędzy. Wstała i podeszła do drzwi, żeby je zamknąć. Ściszyła głos, tak żeby nikt na zewnątrz nas nie usłyszał. Myślisz, że przegrasz? Myślisz, że on ma zamiar. Nie! Odparłam pośpiesznie. Cóż mam nadzieję, że nie? Mam plany, wielkie plany. Opowiem ci za chwilę. Ale. Wyciągnęłam ręce nad głowę, splatając palce. Ale lubię Willa. Bardzo. Przyglądała mi się uważnie, robiąc swoją minę pełną namysłu. Nie ma nic bardziej przerażającego niż ta jej mina, kiedy trenuję ją właśnie na tobie. O cholera. Tylko nie. Robi się ciekawie? Powiedziała. Wiem. Opuściłam ręce. Chcesz mieć pracę? Żeby. Tak mówią wszyscy ludzie na wózkach ci, z którymi rozmawiam na forach. Nie można być jednym i drugim. Nie można być opiekunem i. Podniosłam ręce, żeby zakryć twarz. Czułam na sobie jej wzrok. Czy on wie? Nie, ale jestem pewna, że ja wiem. Tylko. Rzuciłam się na łóżko twarzą w dół. Pachniało to masem, znikłą nutą pasty marmite. Już sama nie wiem, co się ze mną dzieje. Wiem tylko, że przez większość czasu wolałabym być z nim niż z kimkolwiek innym. Łącznie z Patrickiem. I to było to. Coś, do czego sama ledwo chciałam się przyznać. Czułam, że się rumienie. Tak, powiedziałam w narzutę. Czasem tak. Cholera, stwierdziła po dłuższej chwili. A już myślałam, że to ja lubię komplikować sobie życie. Położyła się obok mnie i gapiłyśmy się w sufit. Na dole słyszałam, jak dziadek pogwizduje, ale bez żadnej melodii, czemu towarzyszyło wycie i klekotanie jakiegoś zdalnie sterowanego pojazdu Tomasa, walącego w listwę przypodłogową. Z niewyjaśnionego powodu oczy napełniły mi się łzami. Po chwili poczułam, jak moja siostra obejmuje mnie ramieniem. Ty cholerna, wariatko odezwała się i obie zaczęłyśmy się śmiać. Nie martw się powiedziałam, ocierając twarz nie zrobię niczego głupiego to dobrze, bo im więcej o tym myślę tym bardziej sądzę, że to przez intensywność tej sytuacji to nie jest realne to jest jak film co? No bo w końcu to jest kwestia życia i śmierci. A ty tkwisz w życiu tego człowieka codziennie, uwikłana w jego dziwną tajemnicę. To musiało doprowadzić do jakiejś fałszywej bliskości między wami. No chyba, że zaczynasz mieć jakiś dziwaczny syndrom Florence Nightingale. Wierz mi, to na pewno nie to. Leżałyśmy gapiąc się w sufit. Ale to jest trochę szalone, jak się pomyśli, że można kochać kogoś, kto nie może. No wiesz. Odwzajemnic. Ci A może to tylko twoja histeryczna reakcja na przeprowadzkę do Patryka? Wiem. Masz rację. A jesteście już razem bardzo długo. Po takim czasie skoki w bok są całkiem prawdopodobne. Zwłaszcza, że Patryk ma obsesję na punkcie tego swojego maratonu. A ty być może znów znielubisz Willa? To znaczy pamiętam, jak uważałaś go za dupka. Czasem wciąż tak myślę. Moja siostra sięgnęła po chusteczkę i otarła mi oczy. A potem kciukiem zdjęła mi coś z policzka. Ale abstrahując od tego wszystkiego, uczelnia to dobry pomysł. Bo, brutalnie mówiąc, niezależnie od tego, czy Will wykorkuje czy nie, powinnaś mieć przyzwoity zawód. Nie będziesz przecież w nieskończoność opiekunką. Will nie wykorkuje, jak to nazwałaś. Wszystko będzie dobrze. Na pewno. Mama wołała Tomasa. Słyszałyśmy, jak podśpiewuje pod nami w kuchni. Tomas! Tom, 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 Tomas! Trina westchnęła i przetarła oczy. Bratasz dziś do Patryka? Tak. Może wejdziemy na szybkiego drinka do Despot Dog i pokażesz mi te swoje plany. Zobaczę. Może mama zgodzi się położyć Tomasa do łóżka. Chodź. Postawisz mi drinka, skoro masz tyle kasy, że stać cię na studia. Kiedy wróciłam do mieszkania Patryka, była za piętnaście dziesiąta. Co zdumiewające, Katrina przyjęła moje plany wakacyjne z pełną aprobatą. Nawet nie wtrącała jak zwykle. Tak, ale byłoby lepiej, gdybyś. W jakimś momencie zaczęłam się zastanawiać, czy nie mówi tak tylko z grzeczności, bo to wszystko było naprawdę trochę szalone. Ale wciąż powtarzała. Nie mogę uwierzyć, że znalazłaś coś takiego. Musisz mu zrobić mnóstwo zdjęć, kiedy będzie skakał na bungee. I tylko pomyśl, jaką będzie miał minę, kiedy mu powiesz o skoku ze spadochronem. To będzie fantastyczne. Gdyby ktoś nas widział w tym pubie, uznałby nas pewnie za przyjaciółki, które naprawdę się lubią. Wciąż nad tym rozmyślając, cicho weszłam do mieszkania. Widziałam, że wszystkie okna są ciemne i zastanawiałam się, czy Patryk w ramach swojego intensywnego treningu położył się wcześniej. Rzuciłam torbę na podłogę w korytarzu i pchnęłam drzwi do dużego pokoju, myśląc, że to miło z jego strony, że zostawił dla mnie zapalone światło. I wtedy go zobaczyłam. Siedział przy stole, na którym stały dwa talerze, a między nimi migotała świeca. Kiedy zamknęłam za sobą drzwi, wstał. Świeca była wypalona do połowy. Przepraszam, powiedział. Gapiłam się na niego. Byłem idiotą. Masz rację. Ta twoja praca to przecież tylko na pół roku, a ja zachowuję się jak smarkacz. Powinienem być dumny, że robisz coś tak wartościowego i że traktujesz to tak poważnie. Trochę mnie to tylko zaskoczyło, więc. Przepraszam. Naprawdę. Wyciągnął rękę. Ujęłam jego dłoń. To dobrze, że próbujesz mu pomóc. To godne podziwu. Dziękuję. Uścisnęłam mocno jego rękę. Odezwał się dopiero po chwili, jakby właśnie udało mu się wygłosić długo ćwiczoną mowę. Zrobiłem kolację, przykro mi, znów sałatka. Sięgnął do lodówki i wyjął dwa talerze. Obiecuję, że pójdziemy gdzieś na wspaniałą kolację, kiedy już będzie po Wajkingu, albo kiedy przejdę na węglowodany. Ja tylko. wydał policzki. Chyba ostatnio nie byłem w stanie myśleć o niczym innym. Pewnie na tym po części polega problem. I masz rację. Nie ma powodu, żebyś ze mną jechała. To jest moja sprawa. Masz wszelkie prawo, żeby zamiast tego zostać i pracować. Patryk zaczęłam Nie chcę się z tobą kłócić. Wybaczysz mi? Oczy mu latały i pachniał wodą kolońską. Świadomość tych dwóch faktów spadła na mnie niczym brzemię. Siadaj w każdym razie powiedział Zjedzmy a potem nie wiem zabawmy się zróbmy coś miłego porozmawiajmy o czymś innym nie o bieganiu Roześmiał się jakby z przymusem Usiadłam i spojrzałam na stół a potem uśmiechnęłam się To naprawdę miłe stwierdziłam Patryk rzeczywiście potrafił zrobić filet z indyka na 101 sposobów Jedliśmy sałatkę warzywną sałatkę z makaronem i sałatkę z owocami morza, a na deser sałatkę z owoców egzotycznych. Ja piłam wino, on wodę mineralną. Po jakimś czasie zaczęliśmy się rozluźniać. Siedział przede mną Patrick, jakiego nie widziałam od pewnego czasu. Był zabawny. Słuchał tego, co mówię. Pilnował się bardzo, żeby nie mówić nic o maratonach ani bieganiu. I śmiał się, kiedy widział, że rozmowa zjeżdża w tym kierunku. Czułam, jak jego stopy dotykają moich pod stołem, jak splatają się nasze nogi, i powoli czułam, że w mojej piersi jakiś ściśnięty węzeł zaczyna się rozluźniać. Trina miała rację. Moje życie zrobiło się dziwne i oderwane od ludzi, których znałam. Pochłonęła mnie sytuacja Willa i jego tajemnice. Musiałam zadbać o to, żeby nie stracić z oczu własnego życia. Zaczęłam mieć wyrzuty sumienia z powodu wcześniejszej rozmowy z Katriną. Patryk nie pozwolił mi wstać. Nie pozwolił nawet, żebym pomogła mu zmywać naczynia. Kwadrans po jedenastej podniósł się, zaniósł naczynia do aneksu kuchennego i włożył do zmywarki. Siedziałam, słuchając, jak mówi do mnie z kuchni. Pocierałam bark, żeby rozluźnić od dawna nagromadzone napięcie. Zamknęłam oczy, próbując się zrelaksować i dopiero po kilku minutach zdałam sobie sprawę, że rozmowa nam się urwała. Otworzyłam oczy. Patrick stał w wejściu do pokoju, trzymając teczkę z materiałami dotyczącymi wyjazdu. Wyjął kilka kartek. Co to jest? To. nasz wyjazd. Ten, o którym ci mówiłam. Patrzyłam, jak przegląda papiery, które pokazałam wcześniej siostrze, patrząc na trasę, zdjęcia, kalifornijską plażę. Myślałem. Mówił dziwnie, zdławionym głosem. Myślałem, że masz na myśli Lourdes. Co? Albo. Nie wiem. Stoke Mendeville? Albo. Jakieś takie miejsce? Kiedy powiedziałaś, że nie możesz jechać, bo musisz mu pomóc, myślałem, że chodzi o prawdziwą pracę fizjoterapię, albo jakiegoś uzdrowiciela, albo coś takiego a to wygląda jak Potrząsnął głową z niedowierzaniem. To wygląda jak wakacje życia. No, bo właściwie to ma być coś w tym rodzaju. Ale nie dla mnie, dla niego. Patryk skrzywił się. Nie, powiedział, potrząsając głową. Tobie się tam wcale nie będzie podobało, ani trochę. Gorące baseny pod gwiazdami. Pływanie z delfinami, popatrz tylko, pięciogwiazdkowy luksus i całodobowa obsługa. Spojrzał na mnie. To nie jest wyjazd służbowy. To jest jakiś cholerny, miodowy miesiąc. To nie fer. Ale czy to jest fer? Ty naprawdę myślisz, że będę tu siedział, podczas gdy ty wyfruniesz sobie z innym facetem na takie wakacje? Jedzie z nami jego pielęgniarz. A, o, tak, Nathan. No to wszystko w porządku. Patryk, daj spokój. To skomplikowane. Więc mi to wyjaśnij. Cisnął we mnie papierami. Wyjaśnij mi to, Lu. Wytłumacz tak, żebym zrozumiał. To ważne dla mnie, żeby Will chciał żyć. Żeby wiedział, że czeka go jeszcze coś dobrego. A jedną z tych dobrych rzeczy masz być ty. To nie fair. Słuchaj, czy ja cię kiedyś prosiłam? Żebyś zrezygnował z pracy, którą kochasz? Moja praca nie polega na siedzeniu w wannie z obcymi facetami. Nie miałabym nic przeciwko temu. Możesz sobie siedzieć w wannie z obcymi ludźmi, ile tylko chcesz. Proszę bardzo. Próbowałam się uśmiechnąć, mając nadzieję, że on też się uśmiechnie. Ale nie wyglądało na to. Jakbyś się czuła, lu? Jakbyś się czuła, gdybym ci powiedział, że jadę na jakiś obóz kondycyjny z, no nie wiem. Lien z pogromców, bo potrzebuje, żeby ktoś poprawił jej humor. Poprawić humor? Pomyślałam o Lien z jej fruwającymi blond włosami i idealnymi nogami i zastanowiło mnie, dlaczego akurat jej imię przyszło mu do głowy jako pierwsze. I jakbyś się czuła, gdybym powiedział, że będziemy chodzić razem na kolację, siedzieć w basenie albo jeździć na wycieczki. A wszystko, jakieś 25 tysięcy kilometrów stąd, tylko dlatego, że ma doła? Naprawdę? To by cię nie obchodziło? On nie ma doła, pat. On chce się zabić. Chce pojechać do Dignitas, żeby. do cholery, odebrać sobie życie. Krew szumiała mi w uszach. Nie możesz tak tego porównywać. To ty nazwałeś łyla kaleką. Sam uznałeś, że nie jest dla ciebie żadnym zagrożeniem. Idealny szef, to twoje własne słowa. Ktoś, kim wcale nie należy się przejmować. Odłożył folder na biurko. Lu, ale teraz się martwię. Schowałam twarz w dłoniach. Słyszałam, jak na korytarzu otwierają się drzwi przeciwpożarowe i głosy ludzi, które ucichły, gdy drzwi się znów za nimi zamknęły. Patrick przesuwał ręką w tej z powrotem po krawędzi kuchennych szafek. Widziałam, jak na szczęce zaciska mu się drobny mięsień. Wiesz, jak ja się czuję, Lu? Tak, jakbym biegł, ale był stale trochę z tyłu. Czuję się, jak. Wziął głęboki oddech, tak, jakby próbował zebrać się w sobie. Czuję się, jakby za zakrętem czekało na mnie coś złego, o czym wiedzą wszyscy poza mną. Spojrzał mi w oczy. Nie sądzę, żebym zachowywał się niemądrze. Ale nie chcę żebyś tam jechała. Jeśli nie chcesz jechać na Wajkinga, trudno, ale nie chcę, żebyś jechała na te wakacje. Z nim. Ale ja... Jesteśmy razem już prawie 7 lat, a u tego faceta, w tej pracy, jesteś raptem od pięciu miesięcy. Jeśli teraz z nim pojedziesz, to będzie wiele mówiło na temat naszego związku i tego, jak ty nas traktujesz. To nie fair. To nie ma żadnego związku z nami. Chyba ma, jeśli po tym, co powiedziałem, nadal masz zamiar jechać. Niewielkie mieszkanie jakby znieruchomiało wokół nas. Patrzył na mnie z taką miną, jakiej nigdy wcześniej u niego nie widziałam. Kiedy wreszcie wydobyłam z siebie głos, był to prawie szept, ale on mnie potrzebuje. Uświadomiłam to sobie niemal natychmiast, gdy to powiedziałam. Usłyszałam, jak te słowa rozbrzmiewają w powietrzu i już wiedziałam, jakbym się czuła, gdyby to on Powiedział mi to samo. Przełknął ślinę, potrząsnął lekko głową, jakby nie dosłyszał, co powiedziałam. Oparł rękę na blacie, a potem spojrzał na mnie. Cokolwiek powiem, nic się i tak nie zmieni, prawda? Taki właśnie był Patryk. Zawsze był inteligentniejszy, niż przypuszczałam. Patryk zamknął oczy tylko na chwilę, a potem odwrócił się i wyszedł z salonu, zostawiając na szafce puste talerze. Rozdział dwudziesty Steven Dziewczyna wprowadziła się w weekend. Will nie uprzedził o tym ani Kamili, ani mnie. Ale kiedy w sobotni poranek poszedłem w piżamie do przybudówki, żeby zobaczyć, czy czegoś mu nie trzeba, bo Nathan się spóźniał, zobaczyłem ją na korytarzu z miską płatków w jednej ręce i gazetą w drugiej. Zarumieniła się na mój widok. Nie wiem dlaczego. Miałem na sobie szlafrok, Wyglądałem zupełnie przyzwoicie. Pamiętam, że potem pomyślałem sobie, że były takie czasy, kiedy ładne młode dziewczyny, wymykające się rano z sypialni Willa, były czymś zupełnie normalnym. Przyniosłem Willowi listy, powiedziałem wymachując papierami. Jeszcze nie wstał. Czy mam mu powiedzieć, że pan przyszedł? Uniosła rękę, zasłaniając się gazetą. Miała na sobie koszulkę z myszką mini i haftowane spodnie, jakie noszą kobiety w Hongkongu. Nie, nie, niech odpoczywa. Myślałem, że Kamila ucieszy się, kiedy jej o tym powiem. W końcu była taka wściekła na tę dziewczynę, że przeprowadziła się do swojego chłopaka. Ale ona wyglądała tylko na lekko zaskoczoną, po czym jej twarz przybrała ten napięty wyraz, który oznaczał, że już wyobraża sobie wszelkiego rodzaju możliwe i niepożądane konsekwencje tego faktu. Nie mówiła za dużo, ale byłem całkiem pewien, że nie darzy Luisy specjalną sympatią. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że nie wiem, czy Kamila w ogóle ostatnio kogoś lubi. Jej ustawienia domyślne zacięły się na pozycji desaprobata. Nigdy nie doszliśmy, co tak naprawdę skłoniło Luise, żeby się u nas zatrzymać. Will powiedział tylko coś o sprawach rodzinnych, ale pracowita z niej była osóbka. Kiedy nie zajmowała się, Willem, Nieustannie się krzątała, sprzątając, piorąc, jeżdżąc w te i z powrotem do biura podróży i do biblioteki. Gdybym zobaczył ją w mieście, zaraz bym ją rozpoznał tak się rzucała w oczy. Nosiła takie jaskrawe stroje, jakby właśnie przyjechała z tropików, sukienki w papuzich kolorach i dziwaczne buty. Mógłbym powiedzieć Kamili, że Luisa wniosła do naszego domu trochę życia, ale już wtedy nie mówiłem jej takich rzeczy. Will najwyraźniej powiedział jej, że może używać jego komputera, ale ona odmówiła. Wolała chodzić do biblioteki. Nie wiem, czy nie chciała sprawiać wrażenia, że go wykorzystuje, czy też nie chciała, żeby zobaczył, co robi. Niezależnie od tego, Will wydawał się trochę weselszy, kiedy była u nas. Kilka razy słyszałem ich rozmowę przez otwarte okno i jestem pewien, że dobiegł mnie jego śmiech. Rozmawiałem z Bernardem Clarkiem żeby się upewnić, czy nie ma nic przeciwko temu układowi. A on powiedział, że to trochę dziwne, bo rozstała się z chłopakiem, z którym była bardzo długo i że w ich domu wiele rzeczy stoi pod znakiem zapytania. Wspomniał także, że złożyła podanie o przyjęcie na jakiś kurs przygotowawczy, żeby dalej się uczyć. Postanowiłam nie mówić o tym Kamili. Nie chciałam, żeby się zastanawiała, co to mogło oznaczać. Will powiedział, że interesuje ją moda, tego typu sprawy. Na pewno była ładniutka i miała świetną figurę, ale uczciwie mówiąc, nie byłem pewien, kto na miły Bóg kupowałby takie rzeczy, jakie na siebie wkładała. W poniedziałek wieczorem zapytała, czy Kamila i ja moglibyśmy przyjść razem z Nejtanem do przebudówki. Całe stół zarzuciła katalogami, wydrukowanymi rozkładami lotów, polisami i innymi rzeczami, które wydrukowała z internetu. Każde z nas dostało swój egzemplarz w plastikowej koszulce. Wszystko to było znakomicie przygotowane. Powiedziała, że chce nam przedstawić swoje plany na wakacje. Uprzedziła Kamile, że to może zabrzmieć tak, jakby tylko ona miała na tym skorzystać, ale i tak widziałem, jak spojrzenie Kamili robi się coraz bardziej lodowate, kiedy Luisa wyliczała, co dla nich zarezerwowała. To miała być niesamowita wyprawa, która najwyraźniej obejmowała wszelkiego rodzaju niezwykłe zajęcia. Aż trudno było sobie wyobrazić, żeby Will mógł robić takie rzeczy nawet przed wypadkiem. Ale za każdym razem, kiedy mówiła o czymś, jak spływ górską rzeką, czy skoki na bandzi, czy coś w tym stylu, pokazywała mu dokument, z którego wynikało, że robią to także inni niepełnosprawni. I mówiła: Jeśli mam spróbować wszystkich tych rzeczy, o których mówisz, że powinnam, w takim razie musisz spróbować ich ze mną. Muszę przyznać, że zrobiła na mnie wrażenie. Energiczna z niej dziewczyna. Will słuchał jej i widziałem, że czyta materiały, które przed nim położyła. Skąd zdobyłaś te wszystkie informacje? Zapytał wreszcie. Uniosła tylko brwi. Wiedza to potęga, Will, odparła. A mój syn uśmiechnął się, jakby powiedziała coś szczególnie inteligentnego. A więc? Oznajmiła, kiedy już wszystkie pytania zostały zadane. Wyjeżdżamy za osiem dni. Czy jest pani zadowolona, pani, trener? Zapytała lekko prowokującym tonem. Jeśli taki plan wam odpowiada, to nie mam nic przeciwko temu, odpowiedziała Kamila. Nathan? Nadal masz na to ochotę? Pytanie. A Will? Spojrzeliśmy wszyscy na niego. Nie tak dawno temu, którakolwiek z tych rozrywek byłaby nie do pomyślenia. Jakiś czas temu Will odmawiał dla samej satysfakcji, Jaką czerpał z denerwowania swojej matki. Ten nasz syn zawsze taki był. Robił coś wręcz przeciwnego niż należało. Tylko po to, żeby pokazać, że nie jest tak łatwo go podporządkować. Nie wiem skąd mu się to wzięło. Te buntownicze skłonności. Ale może to dzięki nim tak znakomicie radził sobie w negocjacjach. Spojrzał na mnie nieprzeniknionym wzrokiem, a ja poczułem, że zaciskam szczęki. A potem popatrzył na tę dziewczynę, i uśmiechnął się. Dlaczego nie? Powiedział. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak Clark rzuca się w jakąś kipiel. Dziewczyna oklapła nieco z ulgi, tak jakby mimo wszystko spodziewała się, że w końcu odmówi. To zabawne. Muszę przyznać, że z początku, kiedy pojawiła się w naszym domu, byłem wobec niej trochę podejrzliwy. Uel mimo arogancji był bardzo bezbronny. Bałem się trochę, że łatwo go zmanipulować. Przy całej swojej sytuacji jest zamożnym młodym człowiekiem, a przez tę paskudną Alisję, która zwiała z jego kumplem, czuł się tak mało wart, jak czułby się każdy w podobnym położeniu. Widziałem jednak, jak Luisa na niego patrzy, z dziwną mieszaniną dumy i wdzięczności, i nagle poczułem, że bardzo się cieszę, że jest z nami. Sytuacja mojego syna, choć żadne z nas nigdy nie powiedziałoby tego otwarcie. Była niemal nie do zniesienia. Cokolwiek robiła ta dziewczyna, dawała mu przynajmniej odrobinę wytchnienia. Przez kilka dni w domu panował lekki, ale wyraźny odświętny nastrój. Kamila miała minę, jakby nieco odzyskała nadzieję. Choć nie chciała się do tego przyznać. Wiedziałem, co sobie myśli. Ostatecznie z czego tu się cieszyć? Słyszałem, jak późnym wieczorem rozmawia z Georginą. Tłumacząc jej, dlaczego tak postanowiła, Georgina, nieodrodna córka swojej matki, już węszyła, w jaki sposób Luisa mogłaby wykorzystać sytuację Willa. Georgina, ona zaproponowała, że za siebie zapłaci, powiedziała Kamila. I dodała, nie kochanie, myślę, że tak naprawdę nie mamy wyboru. Zostało bardzo mało czasu, a Will się na to zgodził, więc mogę mieć tylko nadzieję, że wszystko się uda. Ty też powinnaś mieć nadzieję. Wiedziałem, że bronienie Louisy musi ją dużo kosztować, a nawet sama uprzejmość wobec niej, ale tolerowała tę dziewczynę, bo wiedziała tak samo jak ja, że jej obecność to jedyny sposób, żeby nasz syn był choć trochę szczęśliwy. Choć żadne z nas tego nie powiedziało, Louisa Clark stała się jedyną szansą, żeby utrzymać go przy życiu. Wczoraj wieczorem poszedłem na drinka z Dellą. Kamila wybrała się z wizytą do siostry, więc wróciliśmy spacerem nad rzeką. Will wybiera się na wakacje, powiedziałem. To cudowne, odparła. Biedna Della. Widziałem, jak walczy z odruchowym pragnieniem, żeby zapytać o naszą przyszłość i o to, jak może wpłynąć na nią ten niespodziewany obrót spraw. Ale przypuszczałem, że tego nie zrobi. Przynajmniej dopóki sytuacja nie będzie jasna. Szliśmy więc. Przyglądając się łabędziom, uśmiechając się do turystów, którzy chlapali się w łódkach w świetle zmierzchu. A ona paplała o tym, jakie to cudowne, że Will wyjeżdża i że może to dowód, że powoli zaczyna akceptować swoją sytuację. To miło z jej strony, że tak mówiła. Bo wiedziałem, że pod pewnymi względami mogła mieć uzasadnione nadzieje na zakończenie tego. W końcu to wypadek Willa pokrzyżował nasze plany na wspólne życie. Na pewno skrycie żywiła nadzieję, że moje zobowiązania wobec Willa pewnego dnia ustaną i będę wolny. Szedłem obok niej, czując jej dłoń na ramieniu, słuchając jej melodyjnego głosu. Nie mogłem powiedzieć jej prawdy, którą znało tylko kilka osób, że jeśli tej dziewczynie nie uda się cały ten pomysł z ośrodkiem, skokami na bungee i kąpielami pod gwiazdami, paradoksalnie mnie uwolni bo mógłbym opuścić swoją rodzinę tylko wtedy, gdyby Will był wciąż zdecydowany jechać do tej piekielnej instytucji w Szwajcarii. Wiedziałem o tym i wiedziała o tym Kamila, choć żadne z nas by się do tego nie przyznało. Tylko po śmierci syna mógłbym żyć takim życiem, jakie sam wybrałem. Nie myśl o tym, powiedziała, widząc moją minę. Kochana Della, znała moje myśli, chociaż czasem ja sam nie zdawałem sobie z nich sprawy. To dobra wiadomość, Steven. Naprawdę. Nigdy nie wiadomo. Może dla Willa to będzie początek zupełnie nowego, niezależnego życia. Położyłem rękę na jej dłoni. Gdybym był odważniejszy, może powiedziałbym to naprawdę myślę. Ktoś odważniejszy już dawno temu pozwoliłby jej odejść. Jej. i może nawet mojej żonie. Masz rację. Zgodziłem się z wymuszonym uśmiechem. Miejmy nadzieję, że wróci i będzie opowiadał o skokach na bungee i innych ekstremalnych rozrywkach, które uwielbiają młodzi ludzie. Szturchnęła mnie. Może cię namówi, żebyś urządził coś takiego na zamku. Ekstremalne spływy fosą? zapytałem. Zanotuję to sobie jako jedną z atrakcji na przyszły sezon. Rozbawieni tą wizją, chichocząc doszliśmy aż do wypożyczalni łódek. A potem Will dostał zapalenia płuc. Rozdział dwudziesty Wbiegłam na oddział pomocy doraźnej. Szpital był rozrzucony na dużej przestrzeni. A ponieważ jestem z natury pozbawiona jakiegokolwiek zmysłu orientacji, minęły całe wieki zanim znalazłam Willa. Musiałam trzy razy pytać o kierunek. Wreszcie zdyszana i bez tchu pchnęłam drzwi na oddział C-12, a tam na korytarzu siedział Nathan, czytając gazetę. Kiedy podeszłam, spojrzał na mnie. Jak on się czuje? Podłączyli mu tlen. Stan stabilny. Nie rozumiem. Jeszcze w piątek wieczorem wszystko było w porządku. W sobotę rano trochę kaszlał. Ale to? Co się stało? Serce mi waliło. Usiadłam na chwilę, próbując złapać oddech. Sporo się nabiegałam, odkąd przed godziną dostałam sms od Neitana. Wyprostował się i złożył gazetę. Lu, to nie jest pierwszy raz. Wystarczy, że dostanie mu się do płuc trochę bakterii. Jego mechanizm odkasływania nie działa, jak należy. I stan szybko się pogarsza. W sobotę po południu próbowałem oczyścić mu drogi oddechowe, ale za bardzo go bolało. Nagle dostał gorączki, a potem zaczęło go boleć w klatce piersiowej. Wieczorem musieliśmy wezwać karetkę. Cholera, powiedziałam, schylając się. Cholera jasna, mogę tam wejść? Jest mało przytomny. Dużo z niego nie wydobędziesz. Jest przy nim pani T. Zostawiłam Najtanowi torebkę, umyłam ręce płynem antybakteryjnym, po czym pchnęłam drzwi i weszłam do środka. Will leżał po środku szpitalnego łóżka, przykryty niebieskim kocem, podpięty do kroplówki i otoczony rozmaitymi, pikającymi nieustannie urządzeniami. Twarz przesłaniała mu częściowo maska tlenowa, oczy miał zamknięte. Na widok jego skóry szarawej, miejscami sinej, coś aż mi się skurczyło w środku. Pani trejnor usiadła obok niego. Jedną rękę trzymała na jego przykrytym ramieniu. Nieobecnym wzrokiem wpatrywała się w ścianę naprzeciwko. Dzień dobry, pani, powiedziałam. Spojrzała na mnie zaskoczona. O, Luisa. Jak... jak on się czuje? Chciałam podejść i wziąć łyla za drugą rękę. Ale czułam, że chyba nie powinnam siadać. Przystanęłam więc przy drzwiach. Miała tak zgnębioną minę, że sama moja obecność wydawała się wtargnięciem. Trochę lepiej. Podali mu jakiś bardzo silny antybiotyk. Czy, czy mogłabym jakoś pomóc? Nie sądzę, raczej nie. Musimy, musimy czekać. Za godzinę będzie obchód. Pewnie wtedy lekarz powie nam coś więcej. Świat jakby się zatrzymał. Stałam tam jeszcze chwilę, wsłuchując się w miarowy rytm popiskujących maszyn. Może mogłabym panią zastąpić na chwilę? Żeby mogła pani odpocząć. Nie. Zostanę tutaj. Miałam cichą nadzieję, że Will usłyszy mój głos. Miałam nadzieję, że otworzy oczy nad tą plastikową maską i mruknie Clark! Chodź tu i usiądź na miłość boską. Tylko robisz bałagan. Ale on leżał nieruchomo. Otarłam twarz ręką. Może przyniosę pani coś do picia. Pani traynor podniosła głowę. Która godzina? Za kwadrans dziesiąta. Naprawdę? Potrząsnęła głową, jakby trudno jej było w to uwierzyć. Dziękuję, Luisa. To bardzo miłe z twojej strony. Spędziłam tu już chyba dużo czasu. W piątek miałam wolne. Po części dlatego, że trenerowie upierali się, że należy mi się urlop, a głównie dlatego, że jedynym sposobem, żebym zdobyła paszport, było pojechać pociągiem do Londynu i stanąć w kolejce w Pity France. Wpadłam do nich w piątek wieczorem, żeby pokazać Willowi swoje łupy i sprawdzić, czy jego paszport jest nadal ważny. Wydawało mi się, że jest jakiś milczący, ale nie było w tym niczego niezwykłego. W niektóre dni czuł się gorzej. I myślałam, że to właśnie jeden z takich dni. Szczerze mówiąc, byłam tak zajęta przygotowaniami do podróży, że nie miałam głowy do czegokolwiek innego. W sobotę rano, z pomocą taty, zabrałam z mieszkania Patryka swoje rzeczy, a po południu poszłam z mamą kupić sobie kostium kąpielowy i inne drobiazgi potrzebne na wakacje. I przez weekend nocowałam u rodziców. Było dość ciasno, bo akurat przyjechała Trina z Tomasem. W poniedziałek rano wstałam o siódmej, żeby o ósmej być u trainorów. Kiedy przyjechałam, dom był zamknięty, od frontu i od tyłu. Nie było żadnej kartki. Stanęłam na ganku i trzy razy zadzwoniłam do Neitana, ale nie odpowiadał. W komórce pani Trajnor włączyła się poczta. Wreszcie po 45 pięciu minutach siedzenia na schodkach dostałam sms od Neitana. Jesteśmy w szpitalu. Will ma zapalenie płuc, oddział C12 tam sobie poszedł, a ja przez godzinę siedziałam pod salą Willa. Przejrzałam czasopisma, które ktoś zostawił na stoliku najwyraźniej w 1982 roku, po czym wyjęłam z torebki książkę, ale nie byłam w stanie się skupić. Zjawił się lekarz, ale czułam, że nie powinnam wchodzić do sali, kiedy w środku jest matka Willa. Kiedy wyszedł kwadrans później, pani traynor wyszła razem z nim. Nie jestem pewna, czy powiedziała mi dlatego, że musiała z kimś porozmawiać, a tylko ja byłam pod ręką, ale powiedziała mi głosem zdławionym z ulgi, że lekarz jest pewien, że udało im się opanować infekcję. To była jakaś szczególnie złośliwa bakteria. Całe szczęście, że Will trafił na czas do szpitala. Inaczej to słowo zawisło w ciszy między nami. I co teraz? zapytałam. Czekamy. Wzruszyła ramionami. Może przyniosę pani coś do jedzenia. Albo ja posiedzę przy łylu, a pani pójdzie coś zjeść. Od czasu do czasu, między mną a panią traynor, pojawiało się coś w rodzaju porozumienia. Jej twarz na chwilę straciła swój surowy wyraz i wtedy zobaczyłam, jak rozpaczliwie jest zmęczona. Wyglądała, jakby postarzała się o dziesięć lat. Dziękuję, Luisa, powiedziała. Chętnie skoczyłabym do domu, żeby się przebrać, jeśli ty mogłabyś z nim zostać. Naprawdę nie chciałabym, żeby Will był teraz sam. Kiedy poszła? Weszłam do sali, zamknęłam za sobą drzwi i usiadłam obok niego. Wydawał się dziwnie nieobecny, tak jakby Will, którego znałam, wyjechał gdzieś i zostawił tylko powłokę. Pomyślałam przez chwilę, czy tak samo jest, kiedy ktoś umiera. A potem powiedziałam sobie, że nie będę myśleć o śmierci. Siedziałam słuchając tykania zegara, przytłumionych głosów na zewnątrz i pisku podeszew na linoleum korytarza. Dwa razy weszła pielęgniarka i sprawdziła jakieś wskaźniki. Wcisnęła kilka przycisków, zmierzyła Billowi temperaturę, ale on wciąż się nie ruszał. Wszystko z nim w porządku, prawda? Zapytałam. Śpi. – odparła uspokajająco. – To chyba najlepsze teraz dla niego. – Proszę się nie martwić. – Łatwo powiedzieć. Ale miałam dużo czasu na myślenie w tej szpitalnej sali. Myślałam o Willu i o tym, z jak przerażającą szybkością tak ciężko się rozchorował. Myślałam o Patryku i o tym, że choć zabrałam rzeczy z jego mieszkania, odczepiłam ze ściany swój kalendarz. Zapakowałam ubrania, które tak starannie ułożyłam w jego komodzie. Mój smutek wcale nie był tak obezwładniający, jak się spodziewałam. Nie czułam się zrozpaczona ani zdruzgotana, jak powinien się czuć ktoś, kto rozstał się z długoletnią miłością. Byłam zupełnie spokojna, nieco smutna. Miałam też trochę wyrzuty sumienia, dlatego, że to przeze mnie się rozstaliśmy, i dlatego, że nie czułam tego, co powinnam. Wysłałam mu dwa sms żeby mu powiedzieć, że jest mi bardzo, bardzo przykro i że życzę mu jak najlepszych wyników w Extreme Viking. Ale nie odpowiedział. Po godzinie nachyliłam się, odsunęłam kot z ramienia Willa i zobaczyłam jego lekko opaloną dłoń na białym prześcieradle. Medyczną taśmą przyklejono do niej jakąś rurkę. Kiedy odwróciłam ją do góry, Zobaczyłam wciąż jaskrawe blizny na jego nadgarstku. Pomyślałam przez chwilę, czy kiedykolwiek zbledną, czy też już zawsze będą przypominać mu o tym, co próbował zrobić. Ujęłam delikatnie jego palce. Były ciepłe, jak palce kogoś, kto ma w sobie całkiem sporo życia. Patrząc na nie, trudno było uwierzyć, że nie ma w nich siły, że nigdy więcej nie podniosą niczego, nie pogłaszczą ani nie zacisną się w pięść. Przesunęłam palcem po jego kostkach. Sama nie wiedziałam, czy się zawstydzę, jeśli Will akurat teraz otworzy oczy. Ale chyba nie. Miałam mocne poczucie, że taki dotyk jest dla niego dobry. Miałam nadzieję, że w jakiś sposób, za zasłoną sztucznie wywołanego snu on także o tym wie. Zamknęłam oczy i czekałam. Will obudził się niedługo po czwartej. Byłam na korytarzu. Leżałam na krzesłach, czytając porzuconą przez kogoś gazetę i aż podskoczyłam, kiedy pani trejnor wyszła, żeby mi o tym zakomunikować. Wyglądała na nieco mniej przygnębioną, kiedy powiedziała, że się odezwał i że chce mnie zobaczyć. Stwierdziła, że sama zajdzie na dół i zadzwoni do męża. Po czym, jakby nie mogła się powstrzymać, dodała. Tylko proszę, nie zmęcz go. Oczywiście. Odparłam z czarującym uśmiechem. Hej, powiedziałam, wtykając głowę przez drzwi. Powoli odwrócił twarz w moją stronę. Hej, ty! głos miał zachrypnięty, tak jakby przez ostatnie półtorej doby nie spał, tylko wrzeszczał. Usiadłam i popatrzyłam na niego. Spojrzał w dół na swoją twarz. Chcesz, żebym na chwilę uniosła maskę? skinął głową. Zdjęłam ją ostrożnie. Tam, gdzie dotykała jego skóry, zebrała się warstewka potu, więc wzięłam chusteczkę i delikatnie otarłam mu twarz. Jak się czujesz? Bywało lepiej. Nieoczekiwanie w moim gardle pojawiła się wielka gula. Próbowałam ją przełknąć. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Zrobisz wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę. Założę się, że to był tylko... Zamknął oczy, a ja przerwałam w pół zdania. Kiedy znów je otworzył, spojrzał przepraszająco. Przepraszam Clark. Chyba nie nadaje się dziś do przekomarzanek. Siedziałam na jego łóżku i paplałam. Mój głos niósł się echem po niewielkiej salce o seledynowych ścianach. Opowiedziałam mu, jak zabrałam swoje rzeczy z mieszkania Patryka. O ile łatwiej było wyłowić moje CV z jego kolekcji dzięki temu. Że upierał się, żeby je ułożyć według jego systemu. Wszystko w porządku? zapytał, kiedy skończyłam. Patrzył ze współczuciem, jakby spodziewał się, że przeżyłam to wszystko boleśniej niż w rzeczywistości. Tak, jasne. Wzruszyłam ramionami. To wszystko nie było takie straszne. Poza tym mam inne rzeczy na głowie. Will milczał. Problem w tym, Odezwał się w końcu. Że chyba przez długi czas nie będę nadawał się do skoków na Bungee. Wiedziałam o tym. Podejrzewałam to już, gdy dostałam sms od Neytana. Ale kiedy usłyszałam te słowa od niego, były niczym cios. Nie martw się. Powiedziałam. Starając się, żeby głos mi nie drżał. Nic się nie stało. Pojedziemy innym razem. Przykro mi. Wiem, że już nie mogłaś się doczekać. Położyłam mu rękę na czole i odgarnęłam włosy. Cź, naprawdę to nie jest ważne. Ważne, żebyś wyzdrowiał. Zamknął oczy, lekko się krzywiąc. Wiedziałam, co to oznacza. Bruzdy wokół oczu ta zrezygnowana mina. Oznaczały, że być może nie będzie już innego razu, że Will sądzi że być może już nigdy nie wyzdrowieje. Po drodze ze szpitala zatrzymałam się w Granta House. Wpuścił mnie ojciec Willa, który wyglądał na niemal tak samo zmęczonego, jak jego matka. Miał na sobie znoszoną kurtkę przeciwdeszczową, tak jakby zamierzał wyjść. Powiedziałam mu, że pani Trajnor jest przy Willu i że antybiotyki działają całkiem nieźle, ale że prosiła, żeby mu przekazać, że zostanie na noc w szpitalu. Dlaczego nie mogła mu sama tego powiedzieć? Tego nie wiem. Może miała za dużo spraw na głowie? Jak on wygląda? Trochę lepiej niż dziś rano, powiedziałam. Nawet coś wypił, kiedy tam byłam. I rzucił jakąś nieprzyzwoitą uwagę na temat jednej z pielęgniarek. Wciąż tak samo niemożliwe. Tak. Wciąż tak samo niemożliwe. Przez chwilę zobaczyłam, że pan trener zaciska usta i że zaszkliły mu się oczy. Wyjrzał przez okno, a potem znów spojrzał na mnie. Nie wiedziałam, czy nie wolałby, żebym patrzyła gdzie indziej. To już trzeci raz w ciągu dwóch lat. Dopiero po minucie załapałam, o co chodzi. Po raz trzeci ma zapalenie płuc? Skinął głową. Paskudna sprawa. On jest bardzo dzielny, wiesz, mimo tych wszystkich popisów. Przełknął ślinę i dodał, jakby do siebie. Dobrze, że to dostrzegasz, Luisa. Nie wiedziałam, co mam zrobić. Wyciągnęłam rękę i dotknęłam jego ramienia. Naprawdę to dostrzegam. Skinął lekko głową, po czym wziął kapelusz z wieszaka w holu. Wymamrotawszy coś, co mogło być podziękowaniem albo pożegnaniem, pan trejnor minął mnie i wyszedł. W przybudówce było dziwnie cicho, gdy nie było łyla. Zdałam sobie sprawę, jak bardzo przyzwyczaiłam się do stałego szumu jego elektrycznego wózka, jeżącego tam i z powrotem. Cichych rozmów z Neitanem w pokoju obok, brzęczenia radia. Teraz w przybudówce panował bezruch. Powietrze wokół mnie było nieruchome, niczym kosmiczna próżnia. Zapakowałam niewielką torbę rzeczy, których mógłby potrzebować następnego dnia. W tym czyste ubrania, szczoteczka do zębów, szczotkę do włosów i leki, plus słuchawki. Na wypadek, gdyby czuł się na tyle dobrze, żeby słuchać muzyki. W trakcie tego pakowania. Musiałam walczyć z narastającym we mnie dziwnym uczuciem paniki. W mojej głowie coraz głośniej odzywał się prowokujący głosik, który mówił: "Tak będzie, kiedy on umrze". Żeby go zagłuszyć, włączyłam radio, starając się, żeby do przebudówki powróciło trochę życia. Posprzątałam, zmieniłam łnowi pościel i zerwałam w ogrodzie kilka kwiatów, które ustawiłam w salonie. A potem, kiedy już wszystko było gotowe, Kątem oka dostrzegłam na stole broszurę biura podróży. Przez cały następny dzień siedziałam w papierach, odwołując wszystkie przeloty i wycieczki, które zarezerwowałam. Nie wiadomo było, kiedy Will poczuje się na tyle dobrze, żeby skorzystać z którejkolwiek z nich. Lekarz podkreślał, że musi odpoczywać, skończyć brać antybiotyk, dbać o to, żeby było mu ciepło i sucho. Spływ górską rzeką i nurkowanie z akwalungiem, Raczej nie nadawały się jako zajęcia dla rekonwalescenta. Wpatrywałam się w te broszury i katalogi, myśląc o całej ciężkiej pracy i wyobraźni, jaką włożyłam w zorganizowanie tego wszystkiego. Gapiłam się na paszport, po którym musiałam stać w kolejce, przypominając sobie podniecenie, które narastało we mnie już w pociągu do Londynu. I po raz pierwszy od czasu, kiedy zabrałam się do realizacji tego planu, ogarnęło mnie totalne przygnębienie. Zostałem mi tylko trzy tygodnie i poniosłam porażkę. Moja umowa o pracę zaraz się skończy, a ja nie zrobiłam nic, co zmieniłoby zauważalnie nastawienie Willa. Bałam się nawet pytać panią trejnor, co teraz zrobimy. Nagle poczułam się obezwładniona sytuacją. Oparłam głowę na rękach i siedziałam tak w otaczającej mnie ciszy. Dobry wieczór. Gwałtownie uniosłam głowę. Nathan stał obok mnie, niemal wypełniając sobą maleńką kuchnię. Na ramieniu miał plecak. Przyszedłem zostawić trochę leków, których będzie potrzebował, jak wróci. Wszystko gra? Szybko otarłam oczy. Jasne. Przepraszam. Trochę mnie tylko przytłoczyło to, że muszę odwołać tyle rzeczy. Nathan zsunął plecak z ramienia i usiadł naprzeciw mnie. Główniana sprawa. Wziął katalog i zaczął go przeglądać. Może ci pomóc. Nie muszę być w szpitalu, więc mogę wpaść rano na godzinę. Mogę ci pomóc obdzwonić te wszystkie firmy. To miło z twojej strony, ale nie. Dam sobie radę. Chyba będzie prościej, jeśli sama to zrobię. Nathan zrobił herbatę i piliśmy ją razem. Chyba po raz pierwszy naprawdę ze sobą rozmawialiśmy. W każdym razie bez łyla między nami. Powiedział mi o swoim poprzednim kliencie z uszkodzeniem C3-4 i respiratorem. Chorował co najmniej raz w miesiącu. Opowiedział mi też o poprzednich przypadkach, kiedy Uel miał zapalenie płuc. Za pierwszym razem o mało nie umarł i dochodził do siebie przez wiele tygodni. Ma wtedy takie spojrzenie, dodał, kiedy jest naprawdę chory, aż dreszcz przebiega po krzyżu. Tak jakby się wycofywał tak jakby go prawie tu nie było wiem nienawidzę tego spojrzenia on jest zaczął a potem nagle odwrócił wzrok i zamknął usta siedzieliśmy z kubkami w ręku kątem oka obserwowałam neitana jego przyjazną twarz która na chwilę jakby się zamknęła i zdałam sobie sprawę że już znam odpowiedź na pytanie które mam zamiar mu zadać ty wiesz, prawda? Co wiem. O tym, co on zamierzał zrobić. Nagle w kuchni zapadło ciężkie milczenie. Nathan spojrzał na mnie uważnie, jakby zastanawiając się, co odpowiedzieć. Ja wiem, powiedziałam. Nie powinnam o tym wiedzieć, ale wiem. Oto, to. O to chodziło w tych całych wyjazdach. W wyjazdach o to żebym zmieniła jego nastawienie. Nathan odstawił kubek. Zastanawiałem się nad tym. Odparł. Wydawało mi się, jakbyś miała jakąś misję. Bo miałam. Mam. Potrząsnął głową, ale nie wiem, czy chciał przez to powiedzieć, że mam się nie poddawać, czy też, że już nic nie da się zrobić. Co teraz zrobimy, Nathan? Odpowiedział dopiero po dłuższej chwili. Wiesz co, Lu? Naprawdę lubię Willa. Nie obchodzi mnie, co sobie pomyślisz. Uwielbiam tego gościa. Jestem z nim od dwóch lat. Widziałem go, kiedy było ciężko i w dobre dni. I mogę ci tylko powiedzieć, że za żadne skarby świata nie chciałbym się znaleźć na jego miejscu. Upił łyk herbaty. Czasem zostawałem na noc, a on budził się z krzykiem, bo we śnie wciąż mógł chodzić, jeździć na nartach i tak dalej. I przez kilka minut, kiedy jeszcze nie w pełni panował nad sobą, dosłownie nie mógł znieść myśli, że już nigdy nie będzie tego robił. Po prostu nie mógł tego znieść. Siedziałem z nim i nie wiedziałam, co mam mu powiedzieć. Takiego, co by go choć trochę pocieszyło. Przypadł mu w udziale najbardziej gówniany los, jaki można sobie wyobrazić. I wiesz co? Patrzyłam na niego wczoraj wieczorem i myślałam o jego życiu: o tym, jak pewnie będzie wyglądać. I chociaż niczego nie pragnę bardziej, niż żeby był szczęśliwy, nie mogę osądzać go za to, co chcę zrobić. To jego wybór. To powinien być jego wybór. Zaczęło mi brakować powietrza. Ale to było wcześniej. Sam powiedziałeś, że tak było zanim przyszłam. On się teraz zmienił. Zmienił się przy mnie, prawda? Tak, ale ale jeśli nie będziemy wierzyć, że będzie z nim lepiej, że może się lepiej poczuć, to jak on ma uwierzyć, że jeszcze może mu się przydarzyć coś dobrego? Nathan odstawił kubek i spojrzał mi prosto w oczy. Lu. Z nim nie będzie lepiej. Nie wiesz tego. Wiem. Dopóki nie nastąpi jakiś zasadniczy przełom w badaniach nad komórkami rdzenia kręgowego, Willa czeka kolejne dziesięć lat na wózku. Co najmniej. On o tym wie. Nawet jeśli jego rodzice nie chcą tego przyznać. A to tylko połowa problemu. Ona chce utrzymać go przy życiu za wszelką cenę. Pan T uważa za to, że w pewnym momencie Decyzję należy pozostawić jemu. Oczywiście, że to on zdecyduje, Nathan, ale musi zobaczyć, jaki ma wybór. To bystry facet. Doskonale wie, co ma do wyboru. Uniosłam głos. Nie, mylisz się. Mówisz, że jest w tym samym położeniu, w którym był, zanim się pojawiłam. Twierdzisz, że jego nastawienie nie zmieniło się ani trochę. Nie wiem, co się dzieje w jego głowie. Lu. Wiesz, że udało mi się zmienić jego sposób myślenia. Nie. Wiem, że on zrobiłby wszystko, żeby tylko sprawić ci przyjemność. Patrzyłam na niego. Myślisz, że. On tylko udaje, żeby mnie zadowolić? Byłam wściekła na Najtana. Na nich wszystkich. Więc, jeśli nie uwierzysz, że to wszystko może mu cokolwiek pomóc, dlaczego miałeś zamiar jechać? To tylko fajne wakacje? Nie. Chcę, żeby żył. Ale... Ale chcę, żeby żył tylko jeśli on tego chce. Jeśli nie chce, to zmuszając go, żeby dalej to ciągnął, ty, ja, niezależnie od tego, jak bardzo go kochamy, stajemy się tylko kolejnymi gnojkami, którzy pozbawiają go wyboru. Słowa najtana rozbrzmiały w ciszy. Otarłam pojedynczą łzę z policzka, i starałam się uspokoić łomotanie serca. Nathan najwyraźniej zakłopotany moimi łzami. Podrapał się w kark, po czym po chwili w milczeniu podał mi rolkę ręcznika kuchennego. Nie mogę pozwolić, żeby to się stało, Nathan. Nie odezwał się. Po prostu nie mogę. Siedząc przy kuchennym stole, wpatrywałam się w swój paszport. Na zdjęciu wyglądałam jak ktoś zupełnie inny. Ktoś, czyje życie, sposób bycia, zupełnie nie przypominał mojego. Wpatrywałam się w nie z namysłem. Nathan, co? Gdyby udało mi się zorganizować jakiś inny wyjazd. Coś, na co zgodzą się lekarze. Czy nadal chciałbyś pojechać? Pomógłbyś mi? No jasne. Wstał, opłukał kubek i zarzucił sobie plecak na ramię. Zanim wyszedł z kuchni, odwrócił się do mnie. Ale będę szczerylu. Nie jestem pewien, czy uda ci się tego dokonać. Rozdział 23 Dokładnie 10 dni później ojciec Willa wysadził nas z samochodu na lotnisku Gatwick. Nathan ładował nasze bagaże na wózek, a ja upewniałam się w nieskończoność, czy Willowi jest wygodnie aż w końcu nawet on się wkurzył. Uważajcie na siebie i bawcie się dobrze, powiedział pan Trajnor, kładąc rękę na ramieniu Willa. Tylko nie rozrabiajcie za nadto. Nawet mrugnął do mnie, gdy to mówił. Pani Trajnor nie mogła zwolnić się z pracy, żeby nas odprowadzić. Podejrzewałam jednak, że chodziło raczej o to, że nie chce spędzać dwóch godzin w samochodzie ze swoim mężem. Will skinął głową, ale się nie odezwał. W samochodzie był rozbrajająco cichy. Z nieprzeniknioną miną wyglądał przez okno, nie zwracając uwagi, gdy papraliśmy z Nathanem o ruchu na drodze i o tym, czego na pewno zapomnieliśmy. Nawet gdy już szliśmy przez hale odlotów, nie byłam pewna, czy dobrze robimy. Pani trajnor w ogóle nie chciała, żeby jechał. Ale od dnia, kiedy zgodził się na mój zmodyfikowany plan, wiedziałam, że boi się powiedzieć mu, że nie powinien jechać. Przez ostatni tydzień. Sprawiała wrażenie, jakby w ogóle bała się z nami rozmawiać. Siedziała przy łelu w milczeniu. Rozmawiała tylko z lekarzami. Albo pracowała w ogrodzie, z przerażającą skutecznością przycinając różne rzeczy. Miał po nas przyjść ktoś z linii lotniczych. Miał nas odebrać, powiedziałam, przeglądając nerwowo dokumenty, gdy podeszliśmy do odprawy. Uspokój się. Przecież nie postawią kogoś w drzwiach. Odparł Nathan. Ale wózek ma lecieć jako delikatny sprzęt medyczny. Trzy razy to potwierdzałam przez telefon. I musimy się upewnić, że nie wykręcą jakiegoś numeru ze sprzętem, którego Will potrzebuje na pokładzie. Dzięki internetowej społeczności wózkowiczów uzyskałam całe mnóstwo informacji, przestróg, przepisów i list niezbędnych rzeczy. Trzy razy sprawdzałam w biurze linii lotniczych, czy na pewno dostaniemy wzmocnione fotele. Upewniałam się, że Will zostanie odprawiony jako pierwszy i że nikt nie będzie go ruszał z wózka, zanim nie będziemy przy wejściu do samolotu. Nathan miał zostać na ziemi, zdjąć joystick i przestawić na ręczne sterowanie, a potem starannie przypiąć i zabezpieczyć wózek. Miał osobiście nadzorować jego załadowanie, by uchronić go przed uszkodzeniem. Wózek miał zostać oznaczony na różowo, jako sygnał dla obsługi bagażowej, że mają się z nim obchodzić niesłychanie ostrożnie. Dostaliśmy trzy miejsca w jednym rzędzie, tak, żeby Nathan mógł wykonać niezbędne zabiegi medyczne przy Willu, nie ściągając ciekawskich spojrzeń. Linia lotnicza zapewniła nas, że podłokietniki zostaną uniesione, tak, żeby Will nie obtarł sobie łód, kiedy będziemy go przenosić z wózka na fotel. Cały czas miał siedzieć między nami i mieliśmy wyjść z samolotu jako pierwsi. Wszystko to, Miałam na swojej liście lotniskowej. Dalej miałam podobną listę hotelową, a wcześniej listę rzeczy do sprawdzenia na dzień przed wyjazdem oraz trasę podróży. Ale nawet przy tych wszystkich środkach ostrożności byłam chora ze strachu. Za każdym razem, kiedy patrzyłam na Willa, zastanawiałam się, czy dobrze zrobiłam. Dopiero zeszłego wieczoru jego lekarz uznał, że może lecieć. Will niewiele jadł i przez większość dnia spał. Wydawał się nie tyle znużony chorobą, ile wyczerpany życiem, zmęczony naszym wtrącaniem się, próbami ożywionej konwersacji, niezmożoną determinacją, żeby poprawić mu humor. Tolerował mnie, ale często miałam poczucie, że chciałby, żeby dać mu spokój. Nie wiedział, że właśnie tej jednej rzeczy nie mogę zrobić. Jest już pani z linii lotniczych. Powiedziałam, gdy podeszła do nas żwawym krokiem uśmiechnięta dziewczyna w uniformie i z podkładką do pisania. Wygląda na to, że nie będzie z niej wiele pożytku przy wchodzeniu na pokład, mruknął Nejtan. Nie udźwignęłaby nawet mrożonej krewetki. Damy sobie radę. Razem damy sobie radę. To zdanie było moją dewizą, odkąd wymyśliłam, co chcę zrobić. Od czasu rozmowy z Nathanem w przybudówce na nowo ogarnął mnie zapał. Żeby udowodnić, że wszyscy się mylili. To, że nie udało nam się pojechać na zaplanowane wakacje, nie oznacza, że Will w ogóle nie może nic zrobić. Rzuciłam się do grup dyskusyjnych, zasypując je pytaniami: Gdzie może być dobre miejsce, w którym dużo słabszy Will mógłby wrócić do zdrowia? Czy ktoś ma pomysł, dokąd moglibyśmy pojechać? Mój główny problem stanowiła temperatura. Angielski klimat był zbyt zmienny. Nie ma niczego bardziej przygnębiającego niż angielski kurort nad morzem w deszczu. W większej części Europy było za gorąco pod koniec lipca. Co wykluczało Włochy, Grecję, południe Francji i inne nadmorskie rejony. Ale ja miałam wizję. Oczami wyobraźni widziałam Willa wypoczywającego nad morzem. Problem w tym, że ponieważ miałam tylko kilka dni, żeby zaplanować wyjazd, coraz mniejsze były szanse, że to się może udać. Wiele osób wyrażało współczucie. Wiele też opowiadało o własnych przejściach z zapaleniem płuc. To najwyraźniej było widmo prześladujące wszystkich. Pojawiły się nieliczne propozycje, dokąd moglibyśmy pojechać, ale żadna nie wydawała mi się ciekawa. A co ważniejsze, nie czułam, żeby którakolwiek z nich zainteresowała Willa. Nie chodziło mi o kurorty ani o miejsca, gdzie mógłby spotkać ludzi w takiej samej sytuacji jak on. Tak naprawdę nie wiedziałam, czego chce. Ale kiedy przewinęłam jeszcze raz listę ich propozycji, wiedziałam, że żadna się nie nadaje. Ostatecznie pomógł mi Ricci, bywalec forum, tego popołudnia, kiedy Willa wypuszczono ze szpitala, napisał: Podaj mi maila: Mam kuzyna w biurze podróży. Napisałem mu, jaka jest sprawa. Zadzwoniłam pod numer, który mi podał, i porozmawiałam z mężczyzną w średnim wieku z silnym jorkszerskim akcentem. Kiedy powiedział mi, co ma na myśli. Poczułam, że to jest właśnie to. W ciągu dwóch godzin wszystko mieliśmy załatwione. Byłam mu taka wdzięczna, że chciało mi się płakać. To nic wielkiego, słonko. Stwierdził: Postaraj się tylko, żeby ten twój facet dobrze się bawił. Ale mimo to, zanim wyjechaliśmy, byłam niemal tak zmęczona jak Well. Całymi dniami zmagałam się ze szczególnymi wymaganiami, związanymi z podróżą kogoś na wózku i aż do tego ranka, kiedy wyruszyliśmy, nie miałam pewności, że Will będzie się czuł na tyle dobrze, żeby pojechać. Teraz, kiedy siedzieliśmy przy bagażach, patrzyłam na niego, milczącego i bladego wśród gwaru lotniska. I znów pomyślałam, czy nie popełniam błędu. Nagle ogarnęła mnie panika. A jeśli znów zachoruje? A jeśli nienawidzi każdej minuty tego wyjazdu, tak samo jak wyścigów konnych? A jeśli mam fałszywy obraz całej sytuacji? A Willowi nie potrzeba wcale podróży jego życia tylko dwóch tygodni w łóżku ale nie mieliśmy dwóch tygodni w tym był cały problem to była moja jedyna szansa już zapowiedzieli nasz lot powiedział Nathan kiedy wrócił ze sklepu wolnocłowego spojrzał na mnie unosząc brwi a ja wzięłam głęboki oddech okej okay, odrzekłam ruszajmy sam lot mimo długich dwunastu godzin w powietrzu nie był taką udręką, jakiej się spodziewałam. Nathan niezauważalnie wymieniał pod kocem Willowi wszystko, co potrzeba. Personel pokładowy był troskliwy i dyskretny. I ostrożnie obchodził się z wózkiem. Will, zgodnie z obietnicą, został zawieziony na pokład jako pierwszy. Udało się bez szwanku przenieść go na jego miejsce i posadzić między nami. Po godzinie lotu zdałam sobie sprawę, że, co dziwne, tu, nad chmurami... Na wysokości prawie dziesięciu tysięcy metrów nad ziemią, pod warunkiem, że fotel łyla był odchylony, a on przypięty na tyle, żeby siedzieć na nim stabilnie, był właściwie w takim samym położeniu jak każdy inny pasażer. Tak jak wszyscy tkwił przed ekranem, nie mogąc się ruszyć i nie mając nic innego do roboty. Zjadł obiad, obejrzał film i głównie spał. Uśmiechaliśmy się ostrożnie do siebie z Neitanem. I staraliśmy się zachowywać, jakby wszystko było w najlepszym porządku. Wyglądałam przez okno. Myśli kłębiły mi się w głowie jak chmury w dole, lecz jeszcze nie docierało do mnie, że to nie tylko wyzwanie logistyczne, ale przygoda dla mnie samej. Że ja, Luke Clark, jadę na drugi koniec świata. Nie dostrzegałam tego. Nie widziałam wtedy niczego poza Willem. Czułam się jak moja siostra zaraz po urodzeniu Tomasa. To tak, jakbym patrzyła przez rurę, powiedziała, wpatrując się w swojego nowonarodzonego synka. Teraz świat to tylko on i ja. Kiedy byliśmy na lotnisku, dostałam od niej smsa. Dasz radę. Jestem z ciebie cholernie dumna. Buziaki. Wyświetliłam go sobie teraz. Tylko, żeby na niego popatrzeć. I nagle zachciało mi się płakać. Może przez to, jakich słów użyła? A może po prostu byłam zmęczona, przestraszona i wciąż nie mogłam uwierzyć, że udało mi się zrealizować chociaż tyle. Wreszcie, żeby przestać myśleć, włączyłam mały telewizorek i gapiłam się niewidzącym wzrokiem na amerykańskie seriale komediowe, aż niebo wokół nas pociemniało. A potem, kiedy się obudziłam, okazało się, że Stewardesa przyniosła nam śniadanie, że Will rozmawia z Nathanem o filmie, który właśnie razem obejrzeli i że co zdumiewające, mimo wszystkich przeszkód, cała nasza trójka za mniej niż godzinę wyląduje na Mauritiusie. Chyba nie wierzyłam, że to się stanie, dopóki samolot nie wylądował na międzynarodowym lotnisku imienia Sir Siusa Gura Ramgulama. Wletliśmy się półprzytomni przez hale przylotów. Wciąż tywni po tylu godzinach bez ruchu, a ja o mało się nie rozpłakałam na widok specjalnie przystosowanej taksówki, podstawionej przez biuro podróży. Tego pierwszego ranka, kiedy kierowca wiózł nas do hotelu, niewiele zapamiętałam zmijanych widoków. To prawda, kolory wydawały się jaskrawsze niż w Anglii. Niebo miało barwę błękitu, którego głębia wydawała się nieskończona. Widziałam, że wyspa jest porośnięta bujną roślinnością i uprawami trzciny cukrowej, a może przebłyskuje niczym pasek rtęci z pomiędzy wulkanicznych wzgórz. Powietrze miało lekki zapach czegoś dymnego i korzennego. Słońce stało tak wysoko na niebie, że musiałam mrużyć oczy w jasnym świetle. Wyczerpana. Czułam się tak, jakbym się obudziła na stronach błyszczącego magazynu o podróżach. Ale choć moje zmysły musiały się uporać z lawiną nowych bodźców, moje spojrzenie wciąż wracało do łyla, jego bladej, znużonej twarzy, tego jak głowa dziwnie zapadła mu się w ramiona. A potem wjechaliśmy na podjazd między szpalerem palm, zatrzymaliśmy się przed niewysokim budynkiem o drewnianej konstrukcji, a kierowca od razu wysiadł i zaczął wypakowywać nasze bagaże. Nie chcieliśmy mrożonej herbaty ani oprowadzania po hotelu. Znaleźliśmy pokój Willa, zrzuciliśmy tam jego torby, położyliśmy go do łóżka i niemal jeszcze zanim zaciągnęliśmy zasłony, znów spał. A więc dotarliśmy na miejsce. Udało mi się. Wyszłam z jego pokoju, nareszcie oddychając z ulgą, podczas gdy Natan spoglądał przez okno na białą pianę fal rozbijających się na rafie koralowej. Nie wiem czy to przez zmęczenie po podróży, czy dlatego, że to było najpiękniejsze miejsce, w jakim w życiu byłam, ale poczułam, że zaraz się rozpłaczę. Już dobrze, powiedział Natan, widząc moją minę a potem zupełnie niespodziewanie podszedł do mnie. I zamknął mnie w potężnym niedźwiedzim uścisku. — Wyluzuj, Lu. Wszystko będzie dobrze, naprawdę. Świetnie sobie poradziłaś. Zaczęłam w to wierzyć dopiero po niemal trzech tygodniach. Po pierwsze, dwie doby l głównie spał. A potem, co zdumiewające, zaczął lepiej wyglądać. Jego skóra odzyskała normalny kolor. Zniknęły sine cienie pod oczami. Skurcze osłabły i znów zaczął jeść. Jechał powoli wzdłuż niekończącego się ekstrawaganckiego szwedzkiego stołu i mówił mi, co mam mu nałożyć na talerz. Wiedziałam, że czuję się lepiej, bo zmuszał mnie, żebym spróbowała rzeczy, których nigdy w życiu bym nie zjadła: pikantnych kreolskich kary albo owoców morza, których nawet nie umiałam nazwać. I nic dziwnego. Musiałam pamiętać, że przez większość życia Willa to właśnie było jego królestwo. Cała planeta te dalekie lądy, a nie mała przybudówka w cieniu zamku. Hotel, zgodnie z obietnicą, zapewnił nam specjalny wózek o szerokich kołach. Niemal każdego ranka Nathan przenosił na niego łyla i szliśmy we trójkę na plażę, ja z parasolem na wypadek gdyby słońce za nadto przypiekało. Ale nigdy tak nie było. Południowa część wyspy słynęła z morskiej bryzy, a poza sezonem temperatura rzadko wynosiła więcej niż dwadzieścia kilka stopni. Zatrzymywaliśmy się na małej plaży w pobliżu skalistego cypla, skąd nie było widać hotelu. Rozkładałam sobie leżak. Siadałam obok Łyla pod palmą i obserwowaliśmy z naszego stanowiska, jak Nathan próbuje surfować albo jeździć na nartach wodnych. Czasem dodając mu odwagi okrzykami albo obelgami. Z początku personel hotelowy otaczał Łyla wręcz nadmierną troską. Chcieli pchać jego wózek. Nieustannie podtykali mu zimne napoje, ale kiedy wyjaśniliśmy, że nie potrzebujemy ich pomocy, z uśmiechem się wycofali. Mimo to dobrze było widzieć, jak w chwilach, kiedy mnie nie było obok, portier albo recepcjonista zatrzymuje się, żeby z nim pogawędzić, albo mówi mu o jakimś miejscu, w które moglibyśmy pojechać. Był tam jeden tyczkowaty chłopak, Nadil, który uznał się za nieoficjalnego opiekuna Willa, kiedy najtana nie było w pobliżu. Gdy wyszłam pewnego dnia, zobaczyłam, jak razem z kolegą ostrożnie wyjmują Willa z wózka i układają go na miękkim leżaku, który Nadil ustawił pod naszym drzewem. Tak lepiej zwrócił się do mnie, pokazując uniesione kciuki, kiedy podeszłam do nich przez piasek. Proszę mnie zawołać, jeśli pan Will będzie chciał wrócić na wózek. Już miałam protestować i powiedzieć, że nie powinni byli go przenosić. Ale Will miał zamknięte oczy i wyraz tak nieoczekiwanej błogości na twarzy, że zamknęłam buzię i tylko skinęłam głową. Jeśli chodzi o mnie, kiedy niepokój o zdrowie łyla nieco ustąpił, zaczęłam sądzić, że chyba jestem w raju. Nigdy w życiu nie pomyślałabym, że znajdę się w takim miejscu jak to. Co rano budził mnie szum fal łagodnie rozbijających się o brzeg, głosy nieznanych ptaków nawołujących się w gałęziach. Patrzyłam na sufit, na tańczące plamy słońca przefiltrowanego przez liście, a za drzwiami słyszałam przytłumioną rozmowę świadczącą o tym, że Will i Nathan już dawno wstali. Nosiłam sarongi i kostiumy kąpielowe, ciesząc się ciepłym dotykiem słońca na ramionach i plecach. Miałam teraz mnóstwo piegów, moje paznokcie zbielały i zaczęłam cieszyć się prostymi przyjemnościami, z jakich składało się moje życie tutaj. Spacerami po plaży, Jedzeniem nieznanych mi wcześniej potraw, pływaniem w ciepłej, czystej wodzie, gdzie czarne ryby wyglądały nieśmiało spod wulkanicznych skał, albo przyglądaniem się, jak szkarłatne słońce zapada się za horyzont. Ostatnie kilka miesięcy zaczęło powoli odsuwać się w niepamięć. Aż wstyd, ale prawie zupełnie nie myślałam o patryku. Mieliśmy stały rytm dnia. Jedliśmy razem śniadanie, przy ocienionych stolikach nad basenem. Will jadł zwykle sałatkę owocową, którą podawałam mu do ust palcami, a potem czasami naleśnika z bananami, kiedy wzrósł mu apetyt. Potem szliśmy na plażę, gdzie ja czytałam. Will słuchał muzyki, a Nathan uprawiał różne sporty wodne. Will wciąż mnie namawiał, żebym też czegoś spróbowała, ale na początku odmawiałam. Chciałam po prostu być przy nim. Ponieważ nalegał, przez jedno przedpołudnie próbowałam windsurfingu i pływania kajakiem, ale najszczęśliwsza byłam po prostu siedząc obok niego. Czasem, jeśli nadil był w pobliżu, a w hotelu panował spokój, razem z Nathanem wnosili Willa do ciepłej wody mniejszego basenu. Nathan podtrzymywał mu głowę, tak żeby mógł unosić się na wodzie. Will nie mówił wtedy zbyt wiele, ale wydawał się promieniować cichym zadowoleniem, jakby jego ciało przypominało sobie dawno zapomniane wrażenia. Jego tors, zwykle blady, przybrał złotawy odcień. Blizny zrobiły się srebrne i zaczęły blednąć. Zaczął czuć się swobodnie bez koszuli. W porze lunchu ruszaliśmy do jednej z trzech restauracji hotelu. Alejki w całym kompleksie były wyłożone płytkami. Czasem tylko zdarzały się schodki albo niewielki zjazd, co oznaczało, że Will mógł zupełnie swobodnie poruszać się na swoim wózku. To był niby drobiazg, ale fakt, że mógł pojechać napić się czegoś bez asysty jednego z nas, oznaczał nie tyle odpoczynek dla mnie czy Neitana, ile dla Willa choć chwilę wolności od codziennych frustracji. Tego, że jest całkowicie zależny od innych. Ale żadne z nas nie musiało chodzić zbyt daleko. Gdziekolwiek się było, na plaży czy przy basenie, czy nawet w spa, ktoś z uśmiechniętej obsługi pojawiał się z z napojem, zwykle ozdobionym pachnącym różowym kwiatem. Nawet kiedy leżeliśmy na plaży, mijał nas mały wózek pchany przez uśmiechniętego kelnera, który proponował wodę, sok albo coś mocniejszego. Po Popołudniami, kiedy temperatura była najwyższa, Will wracał do pokoju i spał przez kilka godzin. Ja pływałam w basenie albo czytałam książkę. A potem spotykaliśmy się wieczorem, żeby zjeść kolację w restauracji przy plaży. Szybko zasmakowałam w koktajlach. Nadil wymyślił. Że jeśli da Willowi odpowiednio długą słomkę i wstawi do jego uchwytu wysoką szklankę, pomoc moja czy Neitana w ogóle nie będzie potrzebna. Kiedy zapadał zmierzch, gawędziliśmy we trójkę o naszym dzieciństwie: pierwszych chłopakach i dziewczynach, pierwszej pracy, naszych rodzinach i innych wakacjach, na jakich byliśmy. I widziałam, jak Will powoli zaczyna wracać do życia. Tylko, że to był inny Will. Tak, jakby to miejsce dało mu spokój, którego mu brakowało przez cały czas. Od kiedy go znałam. Chyba jest z nim nieźle, prawda? powiedział Nathan, kiedy spotkaliśmy się któregoś razu przy bufecie. Chyba tak. Wiesz? Nathan pochylił się ku mnie, żeby Will nie zobaczył, że o nim rozmawiamy. Myślę, że tamten ośrodek i wszystkie sporty ekstremalne byłyby super. Ale kiedy teraz na niego patrzę, wydaje mi się, że to miejsce Zadziałało na niego dużo lepiej. Nie powiedziałam mu, co postanowiłam pierwszego dnia, kiedy tu przyjechaliśmy, a mnie ściskało w brzuchu ze strachu i już liczyłam, ile dni zostało do powrotu do domu. Muszę spróbować zapomnieć na te dziesięć dni? Dlaczego właściwie tu jesteśmy? Zapomnieć o umowie na pół roku, o moim starannie układanym harmonogramie, o wszystkim, co było wcześniej. Powinnam po prostu cieszyć się chwilą i zachęcać Willa, żeby zrobił to samo. Powinnam być szczęśliwa i mieć nadzieję, że Will także będzie szczęśliwy. Wzięłam sobie kolejny kawałek melona i uśmiechnęłam się. Co robimy później? Może karaoke? Czy wciąż jesteś ogłuszony po wczorajszym wieczorze? Czwartego wieczoru Nathan z lekkim tylko zawstydzeniem oznajmił, że idzie na randkę. Karen była Australijką, która zatrzymała się w sąsiednim hotelu, i mieli się wybrać razem do miasta. Po prostu muszę dopilnować, żeby nic jej się nie stało. No wiesz, chyba nie powinna iść tam sama. Jasne, powiedział Will, kiwając głową z miną mędrca. To bardzo rycersko z twojej strony, Nathan. Myślę, że to bardzo odpowiedzialne. Niesłychanie obywatelska postawa. Zgodziłam się. Zawsze podziwiałem Nathana za jego altruizm. Zwłaszcza jeśli chodzi o płeć piękną. Odkrzańcie się oboje uśmiechnął się Nathan i zniknął. Karen szybko stała się stałym elementem dnia. Nathan znikał z nią zazwyczaj po kolacji, i chociaż wracał, żeby spełnić swoje wieczorne obowiązki, pozwalaliśmy mu na jak najdłuższą nieobecność. Poza tym cieszyłam się w duchu. Lubiłam Nathana i byłam zadowolona, że z nami pojechał. Ale wolałam być sama z Willem. Lubiłam półsłówka, którymi się porozumiewaliśmy, kiedy nikogo nie było w pobliżu swobodą bliskość, która pojawiła się między nami. Lubiłam to, jak odwracał głowę, żeby spojrzeć na mnie z rozbawieniem. Tak, jakbym okazała się nagle kimś więcej niż się spodziewał. Przed ostatniego wieczoru, powiedziałam Neitanowi, że nie mam nic przeciwko temu, żeby przyprowadził Karen do nas. Nocę spędzał w jej hotelu i wiedziałam, że to dla niego kłopot, bo musiał iść dwadzieścia minut w jedną stronę, żeby wykonać przyłyłu ostatnie wieczorne zabiegi. Nie przeszkadza mi to, jeśli, no wiesz, będziecie mieli dzięki temu trochę prywatności. Ucieszył się już z wizją wieczoru przed oczami i, nie zostawiając mi czasu do namysłu, rzucił tylko entuzjastycznie. Dzięki, Stara. To miło z Twojej strony, zauważył Will, kiedy mu o tym powiedziałam. Raczej z Twojej, odparłam. To Twój pokój oddałam dla sprawy. Tego wieczoru położyliśmy go spać w moim pokoju. Nathan pomógł mu się ułożyć i podał mu leki, podczas gdy Karen czekała w barze. W łazience przebrałam się w koszulkę i szorty, po czym z poduszką pod pachą podreptałam w kierunku kanapy. Wiedziałam, że Will na mnie patrzy i czułam się dziwnie nieswojo, biorąc pod uwagę, że większość minionego tygodnia paradowałam mu przed nosem w bikini. Ułożyłam poduszkę na oparciu kanapy. Clark. Co? Naprawdę nie musisz tam spać. W tym łóżku zmieściłaby się drużyna piłkarska. Tak naprawdę, nawet się nie zastanawiałam. Tak już się wtedy poukładało między nami. Może te dni spędzone półnago na plaży sprawiły, że czuliśmy się bardziej swobodnie. A może myśl o najtaniej karen za ścianą, otulonych sobą w ich własnym kokonie. A może po prostu chciałam być obok niego. Ruszyłam w stronę łóżka i podskoczyłam na nagły odgłos pioruna. Światła zamigotały, ktoś krzyknął na zewnątrz. Nathan i Karen w pokoju obok wybuchnęli śmiechem. Podeszłam do okna i odsłoniłam zasłonę. Poczułam, jak nagle zerwał się wiatr. Zrobiło się dużo chłodniej. Na morzu rozszalał się sztorm. Rozbłyski rozszczepionych błyskawic na krótko rozświetlały niebo, a potem, jakby po namyśle, w dach naszego małego bungalowu zabębniły ciężkie krople ulewy. Tak gwałtownie, że z początku zagłuszyły wszelkie inne dźwięki. Może lepiej zamknę okiennice? Powiedziałam. Nie, nie rób tego. Odwróciłam się. Otwórz szeroko drzwi. Will skinął głową w stronę okna. Chciałbym popatrzeć. Zawahałam się, po czym powoli otworzyłam szklane drzwi na taras. Deszcz bębnił o budynki kompleksu hotelowego. Woda lała się z dachu i płynęła strumieniami z naszego tarasu do morza. Poczułam wilgoć na twarzy. Elektryczność powietrzu. Włoski na ramionach stanęły mi dęba. Czujesz? Zapytał z za moich pleców: To jak koniec świata. Stałam w wejściu na taras, czując na skórze naelektryzowane powietrze. A białe błyskawice zostawiły mi odcisk pod powiekami. Widok aż zapierał dech. Potem odwróciłam się. Podeszłam do łóżka i usiadłam na skraju. Patrzył na mnie. A ja pochyliłam się i łagodnie pociągnęłam jego opaloną szyję ku sobie. Teraz już wiedziałam, jak go przesuwać, jak sprawić, żeby ciężar jego ciała pomógł mi, a nie przeszkadzał. Trzymając go blisko siebie, nachyliłam się i podłożyłam mu pod plecy dużą białą poduszkę, po czym ułożyłam go w jej objęciach. Pachniał słońcem, tak jakby nasiąkła nim jego skóra. W milczeniu wdychałam ten zapach, jakby był czymś smakowitym. Potem wciąż trochę mokra od deszczu, ułożyłam się obok niego. Tak blisko, że nogami dotykałam jego nóg. I razem spoglądaliśmy na błyskawice uderzające w niebiesko-białe fale, na srebrzyste pręty deszczu i na łagodnie poruszającą się masę turkusowej wody. Zaledwie kilkadziesiąt metrów od nas. Świat wokół nas się skurczył, aż został tylko odgłos sztormu. Fioletowo-różowe niebo i łagodnie powiewające tiulowe zasłony. Czułam zapach kwiatów lotosu. Słyszałam odległe dzwonienie szklanek i szuranie szybko odsuwanych krzeseł. Muzykę z jakiejś odbywającej się daleko imprezy. Czułam wyzwolone przez burzę moc natury. Sięgnęłam po dłoń Willa. Pomyślałam, że nigdy nie będę miała poczucia tak mocnego kontaktu ze światem, z drugim człowiekiem, jak w tej chwili. Nieźle, co Clark? Powiedział w ciszy. Przyglądał się burzy z całkowitym spokojem. Odwrócił się na chwilę i uśmiechnął do mnie. A jego oczy miały jakby triumfujący wyraz. Tak, zgodziłam się. Faktycznie nieźle. Leżałam spokojnie, słuchając jego coraz głębszego oddechu. Stukania deszczu o dach czułam jego ciepłe palce splecione z moimi. Nie chciałam wracać do domu. Pomyślałam, że moglibyśmy zostać tu na stałe. Tutaj bylibyśmy bezpieczni, zamknięci w naszym małym raju. Za każdym razem, kiedy myślałam o powrocie do Anglii, czułam gdzieś w środku zaciskające się szpony strachu. Wszystko będzie dobrze, powtarzałam sobie słowa Najtana. „ Wszystko będzie dobrze. Wreszcie odwróciłam się na bok i zamiast patrzeć na morze, spojrzałam na Willa. W półmroku on także odwrócił głowę i czułam, że jego spojrzenie. Mówi mi to samo. Wszystko będzie dobrze. Po raz pierwszy w życiu próbowałam nie myśleć o przyszłości. Próbowałam po prostu być. Pozwolić, by doznania tego wieczoru przepływały przeze mnie. Nie potrafię powiedzieć, jak długo tak patrzyliśmy na siebie nawzajem. Ale powieki Willa stopniowo opadły, a on wymamrotał przepraszająco, że chyba zaraz. Jego oddech zrobił się głębszy, gdy przekroczył próg snu. I teraz już tylko ja patrzyłam na jego twarz, na punkciki rzęs w kącikach oczu, na świeże piegi na nosie. Pomyślałam sobie, że chyba jednak miałam rację. Burza wyszalała się wreszcie około pierwszej w nocy i zniknęła gdzieś na morzu. Błyski jej gniewu stały się coraz słabsze, a potem ustały zupełnie. Ruszyła wyżywać się meteorologicznie gdzie indziej. Wiatr powoli ucichł, zasłony przestały powiewać. Ostatnie strumyczki wody spłynęły z bulgotem. W środku nocy wstałam, delikatnie uwalniając swoją dłoń z dłoni Willa i zamknęłam drzwi balkonowe, odcinając spokój od odgłosów z zewnątrz. Will spał głębokim, spokojnym snem, jaki rzadko zdarzał mu się w domu. Ale ja nie mogłam spać. Leżałam patrząc na niego i starając się nie myśleć zupełnie o niczym. Ostatniego dnia zdarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, za namową Willa zgodziłam się spróbować nurkowania. Nękał mnie od wielu dni, twierdząc, że nie mogę przyjechać aż tutaj i ani razu nie zanurzyć się pod wodę. surferką byłam beznadziejną. Ledwie umiałam podnieść żagiel, a moje próby jazdy na nartach polegały głównie na szorowaniu twarzą o wodę. Ale on był uparty i poprzedniego dnia podczas lunchu oznajmił, że... Zarezerwował dla mnie półdniowy kurs dla początkujących. Na początku szło mi marnie. Will i Nathan siedzieli na brzegu basenu, przyglądając się, jak instruktor próbuje mnie przekonać, że pod wodą nadal będę mogła oddychać. Ale świadomość, że na mnie patrzą, sprawiała, że radziłam sobie beznadziejnie. Nie jestem kretynką. Rozumiałam, że dzięki butlom tlenowym na plecach moje płuca nadal będą działać i że się nie utopię. Ale za każdym razem, kiedy wkładałam głowę pod wodę, panikowałam i wyskakiwałam na powierzchnię. Tak, jakby moje ciało nie chciało uwierzyć, że nadal będzie mogło oddychać, mimo setek litrów czystej, chlorowanej wody nad sobą. Chyba nie potrafię, stwierdziłam, kiedy wynurzyłam się po raz siódmy, plując i parskając. James, mój instruktor nurkowania, spojrzał na Willa i Neitana. Nie umiem, powtórzyłam ze złością. Nie nadaję się do tego. James odwrócił się tyłem do nich, poklepał mnie po plecach i wskazał otwarte morze. Niektórym łatwiej zacząć tam, powiedział cicho. W morzu? Czasem lepiej zostać wyrzuconym na głęboką wodę. Chodźmy. Weźmiemy łódkę. Trzy kwadranse później gapiłam się pod wodą na jaskrawo kolorowy krajobraz, dotąd ukryty przed moimi oczami, zupełnie zapominając o strachu że butla może przestać działać, że wbrew wszystkiemu opadnę na dno i się utopię. W ogóle zapomniałam, że się kiedykolwiek bałam. Tajemnice tego nowego podwodnego świata całkowicie mnie pochłonęły. Przyglądałam mu się w ciszy, przerywanej tylko odgłosem własnego oddechu. Patrzyłam na ławice maleńkich tęczowych rybek, na większe czarne i białe ryby, które wpatrywały się we mnie badawczo. Na łagodnie kołyszące się anemony filtrujące delikatnie prądy, niosące ich niewidoczny pokarm. Widziałam odległe krajobrazy, dwa razy bardziej jaskrawe i różnorodne niż te na lądzie. Widziałam pieczary, gdzie czaiły się nieznane stworzenia, kształty migoczące w oddali w promieniach słońca. Wcale nie chciałam wracać na powierzchnię. Mogłabym zostać tam na zawsze, w tym milczącym świecie. Dopiero kiedy James zaczął pokazywać swój wskaźnik tlenu, zrozumiałam, że nie mam wyboru. Aż nie wiedziałam, co powiedzieć, kiedy wreszcie rozpromieniona, wyszłam na plażę, gdzie czekali Nathan i Will. W głowie wciąż kłębiły mi się kolorowe obrazy. Czułam się, jakbym nadal pływała pod wodą. Fajnie, co? stwierdził Nathan. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Krzyknęłam, rzucając płetwy obok Willa. Dlaczego nie zmusiłeś mnie wcześniej? I pomyśleć, że to wszystko cały czas tam było, tuż pod moim nosem. Will patrzył na mnie spokojnie. Nie odzywał się, tylko uśmiechał szeroko. Nie wiem, Clark. Niektórzy ludzie nie lubią, żeby im mówić, co mają robić. Ostatniego wieczoru się upiłam. Nie chodziło tylko o to, że następnego dnia mieliśmy wyjechać. Po raz pierwszy naprawdę miałam poczucie, że łyr czuję się dobrze i że mogę wyluzować. Ubrałam się w białą bawełnianą sukienkę. Byłam teraz opalona, więc już nie wyglądałam w białym, jak trup w całunie i srebrne sandałki. A kiedy Nadil dał mi szkarłatny kwiat i powiedział, że mam wpiąć go sobie we włosy, nie zbyłam go żartem, tak jak tydzień wcześniej. Witaj, Carmen Miranda. Powiedział Will, kiedy przyszłam do nich do baru. Wyglądasz olśniewająco. Już miałam rzucić jakąś sarkastyczną uwagę, kiedy zdałam sobie sprawę, że patrzy na mnie z prawdziwą przyjemnością. Dziękuję, odparłam. Ty też wyglądasz całkiem nieźle. W głównym budynku hotelu odbywała się dyskoteka. Więc niedługo przed dziesiątą, kiedy Nathan poszedł sobie do karen. Poszliśmy na plażę z muzyką wciąż dźwięczącą w uszach. Trzy koktajle przyjemnie szumiały mi w głowie. Nad morzem było tak pięknie. Wieczór był ciepły. Wiatr niósł zapachy pieczonego mięsa, ciepłego olejku na skórze, morskiej soli. Zatrzymaliśmy się pod naszym ulubionym drzewem. Ktoś zrobił sobie na plaży ognisko, może żeby coś upiec, a teraz została z niego tylko kubka żaru. Nie chcę wracać do domu. powiedziałam w ciemność. Trudno stąd wyjechać. Myślałam, że takie miejsca są tylko w filmach. dodałam odwracając się do niego. A teraz zaczynam podejrzewać, że może wszystko co mi opowiadałeś było prawdą. Uśmiechał się. Wydawał się rozluźniony i szczęśliwy. Spoglądał na mnie zmrużonymi oczami. Patrzyłam na niego, po raz pierwszy nie czując strachu ściskającego gdzieś w środku. Cieszysz się, że tu przyjechaliśmy? zapytałam z wahaniem. Skinął głową. O tak. Ha! Wyrzuciłam ręce w powietrze. A potem, kiedy ktoś w barze podkręcił głośniej muzykę, zrzuciłam sandałki i zaczęłam tańczyć. Głupio to brzmi. To coś takiego, czego człowiek następnego dnia się wstydzi. Ale tutaj, w granatowym mroku na wpół pijana z niewyspania, z ogniem, nieskończonym morzem i niebem, dźwiękami muzyki, z uśmiechniętym łylem, czując, że serce przepełnia mi coś, czego nie umiem nawet nazwać po prostu musiałam zatańczyć. Tańczyłam więc, śmiejąc się, nie przejmując się tym, jak to wygląda, ani że ktoś może nas zobaczyć. Czułam, że łyl na mnie patrzy, i wiedziałam, że on wie. Że to jedyna możliwa odpowiedź na ostatnie dziesięć dni, do diabła, ostatnie pół roku. Piosenka się skończyła, a ja bez tchu opadłam u jego stóp. Ty, powiedział. Co? Uśmiechnęłam się przekornie. Czułam, jak przepełnia mnie nieznana energia. Ledwo panowałam nad sobą. Potrząsnął głową. Powoli wstałam. Podeszłam do jego wózka i nachyliłam się tak, że moja twarz znalazła się kilka centymetrów od jego twarzy. Po poprzednim wieczorze nie wydawało mi się to jakimś wielkim przełomem. Ty. wpatrywał się we mnie niebieskimi oczami, w których migotały odbłyski ognia. Pachniał słońcem, ogniem i czymś ostrym i cytrusowym. Czułam, jak coś we mnie mięknie. Gdzieś głęboko. Ty jesteś kimś innym, Clark. Zrobiłam jedną rzecz, jaka przyszła mi do głowy. Pochyliłam się i pocałowałam go. Zawahał się, tylko przez moment, po czym oddał mi pocałunek. Na chwilę zapomniałam o wszystkim o milionie powodów, dla których nie powinnam tego robić o swoich obawach o tym, dlaczego tu jesteśmy. Całowałam go, wdychając zapach jego skóry, czując pod palcami jego miękkie włosy. A kiedy on także mnie pocałował? Wszystko to zniknęło i byliśmy tylko my dwoje na wyspie pośrodku nicości, pod tysiącem migoczących gwiazd. A potem on się odsunął. Ja przepraszam, nie otworzyłam oczy. Uniosłam rękę do jego twarzy i przesunęłam palcami po jego pięknych rysach. Pod opuszkami czułam delikatną warstewkę soli. "Well." zaczęłam. "Ty możesz. Możesz. Nie." W jego głosie zabrzmiała metaliczna nuta. "Nie mogę. Nie rozumiem. Nie chcę w to wchodzić." Hmm. "Myślę, że nie masz wyjścia." Nie mogę tego zrobić, bo nie mogę przełknął. Nigdy nie będę facetem, jakiego powinnaś mieć. A to znaczy, że spojrzał na mnie. To tylko kolejna rzecz, która mi przypomina o tym, kim nie jestem. Nie spuszczałam wzroku z jego twarzy. Dotknęłam czołem jego czoła tak, że nasze oddechy się zmieszały. I powiedziałam bardzo cicho: Nie obchodzi mnie to, co Twoim zdaniem możesz, a czego nie możesz. To nie jest czarno-białe. Prawdę mówiąc, rozmawiałam z innymi ludźmi w tej samej sytuacji i. różne rzeczy są możliwe. Tak, żebyśmy oboje byli szczęśliwi? Zająknęłam się. Już sama ta rozmowa była dziwna. Spojrzałam mu w oczy. Łu trajnoże powiedziałam łagodnie. Chodzi o to, że. Myślę, że moglibyśmy. Nie, Clark zaczął. Myślę, że możemy robić razem bardzo różne rzeczy. Wiem, że to nie jest typowy romans. Wiem, że jest bardzo wiele powodów, dla których w ogóle nie powinnam o tym mówić, biorąc pod uwagę to, kim jestem. Ale Cię kocham. Naprawdę. Uświadomiłam to sobie, kiedy odeszłam od Patryka i myślę, że. może ty też mnie troszkę kochasz. Nie odzywał się. Patrzył na mnie badawczo, a w jego oczach widać było wielki smutek. Odgarnęłam mu włosy ze skroni, tak, jakbym mogła tym sposobem odegnać od niego przygnębienie. A on pochylił głowę i oparł ją na mojej dłoni. Przełknął. Muszę ci coś powiedzieć. Wiem, wyszeptałam. Wiem wszystko. Will chciał coś dodać, ale zamknął usta. Powietrze wokół nas nagle jakby znieruchomiało. Wiem o Szwajcarii. Wiem, dlaczego zostałam zatrudniona na pół roku. Podniósł głowę. Spojrzał na mnie, a potem na niebo. Opuścił ramiona. Wiem o tym wszystkim, Will. Wiem od dawna i. „Ol, well, proszę posłuchaj mnie. Ujęłam jego prawą dłoń i przycisnęłam do piersi. Wiem, że może nam się udać. Wiem, że to nie wygląda tak, jakbyś chciał, ale. Jestem pewna, że mogę sprawić, żebyś był szczęśliwy. Mogę Ci tylko powiedzieć, że dzięki Tobie staję się. Staję się kimś, kogo sobie nawet nie wyobrażałam. Przy Tobie jestem szczęśliwa. Nawet kiedy zachowujesz się okropnie. Wolę być z tobą, nawet z tobą, twoim zdaniem, jakoś umniejszonym, niż kimkolwiek innym na świecie. Czułam, jak jego palce lekko zaciskają się na moich, i to dodało mi odwagi. Jeśli twoim zdaniem to byłaby dziwna sytuacja, gdybyś nadal był moim pracodawcą, mogę znaleźć sobie pracę gdzie indziej. Chciałam ci o tym powiedzieć. Zapisałam się na kurs do koleczu. Bardzo dużo czytałam w internecie, rozmawiałam z innymi ludźmi na wózkach i ich opiekunami, i bardzo dużo się dowiedziałam o tym, co zrobić, żeby się udało. Ja mogę to zrobić i mogę po prostu być z tobą. Widzisz? Pomyślałam o wszystkim. Wszystko sprawdziłam. Taka teraz jestem. To jest twoja wina. To ty mnie zmieniłeś. Prawie się śmiałam. Przez ciebie zmieniłam się w moją siostrę. Tylko z lepszym gustem, jeśli chodzi o ciuchy. Zamknął oczy. Objęłam dłońmi jego dłonie. Uniosłam palce do ust i ucałowałam je. Czułam dotyk jego skóry i wiedziałam, że ponad wszystko na świecie nie pozwolę mu odejść. Co ty na to? Zapytałam szeptem. Mogłabym w nieskończoność patrzeć mu w oczy. Powiedział to tak cicho, że przez chwilę nie byłam pewna, czy dobrze usłyszałam. Co? Nie, Clark. Nie? Przykro mi. To nie wystarczy. Opuściłam jego ręce. Nie rozumiem. Odezwał się dopiero po chwili, jakby musiał znaleźć odpowiednie słowa. Dla mnie to nie wystarczy. Ten. Ten mój świat. Nawet jeśli ty w nim jesteś. Wierz mi, Clark. Całe moje życie zmieniło się na lepsze, odkąd ty się w nim pojawiłaś. Ale mnie to nie wystarczy. To nie jest takie życie, jakiego pragnę. Teraz była kolej na mnie, żeby się odsunąć. Chodzi o to, że rozumiem, że to mogłoby być dobre życie. Rozumiem, że przy tobie. Może nawet mogło to by być bardzo dobre życie, ale to nie jest moje życie. Nie jestem taki sam jak ludzie, z którymi rozmawiałaś. To absolutnie nie jest takie życie, jakiego bym chciał. Ani trochę, mówił głuchym, urywanym głosem. Wyraz jego twarzy przeraził mnie. Przełknęłam, potrząsając głową. Kiedyś, kiedyś powiedziałeś mi, że. Tamta noc w labiryncie nie musi decydować o całym moim życiu. Powiedziałeś, że sama mogę wybrać, co nada mu kształt, więc ty nie możesz pozwolić, żeby o twoim życiu decydował ten wózek, ale decyduje Clark. Nie znasz mnie tak naprawdę. Nie widziałaś mnie, zanim nie wylądowałem na tym czymś. Kochałem swoje życie. Naprawdę je kochałem. Uwielbiałem swoją pracę, podróże, różne rzeczy, którymi się zajmowałem. Uwielbiałem to, że mam ciało. Lubiłem jeździć na motocyklu, skakać na bungee. Lubiłem wygrywać w negocjacjach. Lubiłem seks, dużo seksu. Prowadziłam życie z rozmachem, mówił teraz trochę głośniej. Nie jestem stworzony, żeby żyć w tym czymś. A właśnie ta rzecz decyduje teraz o moim życiu. Ta jedna rzecz. Ale ty nawet nie chcesz spróbować, wyszeptałam. Wydawało mi się, że zamiast mnie mówi ktoś inny. Nie dajesz mi szansy. To nie jest kwestia tego, czy daję ci szansę. Obserwowałem, jak w ciągu tych sześciu miesięcy stajesz się zupełnie kimś innym, kimś, kto dopiero zaczyna postrzegać swoje możliwości. Nie masz pojęcia, ile radości mi to sprawiło. Nie chcę, żebyś była uwiązana przy mnie, moich wizytach w szpitalu, ograniczeniach mojego życia. Nie chcę, żeby ominęło cię to wszystko, co mógłby ci dać ktoś inny. I samolubnie nie chcę, żebyś spojrzała na mnie pewnego dnia i poczuła choćby cień żalu, że nigdy bym tak nie pomyślała. Nie wiesz tego, Clark. Nie masz pojęcia, jakby się to potoczyło. Nie możesz przewidzieć, co będziesz czuła za pół roku. A ja nie chcę patrzeć na ciebie codziennie, widzieć cię nagą albo jak przechadzasz się po przybudówce w jednej z tych twoich odjazdowych sukienek i nie móc zrobić tego, co bym chciał z tobą robić. O Clark, gdybyś tylko wiedziała, na co miałbym teraz ochotę. A ja nie mogę żyć z tą świadomością. Nie mogę. Nie jestem kimś takim. Nie mogę być człowiekiem, który po prostu się na to zgadza. Spojrzał na wózek. Głos mu się załamał. Nigdy się z tym nie pogodzę. Zaczęłam płakać. Proszę, Will, proszę, nie mów tak. Po prostu daj mi szansę. Daj nam szansę. Ciii. Posłuchaj. Przynajmniej ty. Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć. To. Ten wieczór to najcudowniejsza rzecz, jaką mogłaś dla mnie zrobić. To, co mi powiedziałaś, to że mnie tu przywiozłaś. To, że w jakiś sposób, z kompletnego dubka, jakim byłem na początku, udało ci się zrobić kogoś, kogo można pokochać, jest zdumiewające. Ale czułam jego palce tuż przy swoich. Ale to się musi tutaj skończyć. Koniec z wózkiem. Koniec z zapalaniem płuc, koniec z pieczeniem w nogach i rękach, koniec bólu, znużenia i budzenia się co rano z pragnieniem, żeby to się już skończyło. Kiedy wrócimy, nadal mam zamiar pojechać do Szwajcarii. A jeśli naprawdę mnie kochasz, Clark, jak mówisz, nic nie uszczęśliwiłoby mnie bardziej, gdybyś pojechała tam ze mną. Poderwałam głowę, jakby uderzył mnie w twarz. Co? Nie będzie lepiej niż teraz. Całkiem prawdopodobne, że. będę się czuł coraz gorzej. A moje życie i tak ograniczone będzie jeszcze mniejsze. Tyle powiedzieli mi lekarze. Czyha na mnie całe mnóstwo chorób. A ja nie chcę już cierpieć, ani być uwięzionym w tym czymś, ani być zależnym od wszystkich i nie chcę się już bać. Dlatego cię proszę. A jeśli czujesz to, co powiedziałaś. Spełnij moją prośbę bądź przy mnie, żebym mógł zakończyć życie tak, jak mam nadzieję je zakończyć. Patrzyłam na niego ze zgrozą. Krew szumiała mi w uszach. Ledwo rozumiałam, co do mnie mówi. Jak możesz mnie prosić o coś takiego? Wiem, że to. Ja ci mówię, że cię kocham, i że chcę z tobą być. A ty mnie prosisz, żebym pojechała z Tobą patrzeć, jak popełniasz samobójstwo. Przykro mi nie chciałem, żeby zabrzmiało to tak brutalnie, ale... Ja nie mam tego luksusu, jakim jest czas. Co? Czyżbyś już się umówił? Masz jakieś spotkanie, którego nie chcesz przegapić? Widziałam, jak inni goście hotelowi przystają. Być może słysząc nasze podniesione głosy. Ale miałam to w nosie. Tak, odparł Will po chwili. To prawda. Odbyłem już konsultację. Klinika uznała, że mogą mnie przyjąć, a moi rodzice zgodzili się na datę 13 sierpnia. Polecimy tam dzień wcześniej, aż zakręciło mi się w głowie. To za niecały tydzień. Nie mogę w to uwierzyć. Luisa myślałam myślałam, że udało mi się sprawić, żebyś zmienił zdanie. Pochylił głowę na bok i patrzył na mnie łagodnie. Odezwał się cicho. Luisa, nic nie mogłoby sprawić, żebym zmienił zdanie. Obiecałem rodzicom pół roku i dotrzymałam słowa. Ty sprawiłaś, że ten czas był wspanialszy, niż mogłem sobie wyobrazić. Dzięki tobie to już nie był test na wytrzymałość. Przestań. Co? Ani słowa więcej. Czułam, że zaraz się uduszę. Jesteś taki samolubny, Will. Taki głupi. Nawet gdyby był choć cień możliwości, że pojadę z tobą do Szwajcarii. Nawet jeśli myślisz, że po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłam, mogłabym się na to zdecydować? To jest wszystko, co masz mi do powiedzenia? Ja przed tobą otwieram serce. A ty na to mówisz, to nie wystarczy. A teraz chcę, żebyś pojechała i zobaczyła najgorszą rzecz, jaką możesz sobie wyobrazić. Coś, czego się bałam od kiedy tylko się o tym dowiedziałam. Masz pojęcie, o co w ogóle mnie prosisz? Dostałam furii. Stojąc przed nim, wrzeszczałam jak wariatka. Pieprz się, Will. Pieprz się. Żałuję, że w ogóle wzięłam tę cholerną pracę. Żałuję, że cię spotkałam. Wybuchnęłam płaczem i pobiegłam plażą. Z powrotem do swojego pokoju. Jak najdalej od niego. Jego głos wołający moje imię dźwięczał mi w uszach jeszcze długo po tym, jak zamknęłam za sobą drzwi. Rozdział 24. Trudno o bardziej zbijający stropu widok niż gdy człowiek na wózku błaga o coś kobietę, która najwyraźniej jest jego opiekunką. Nikt przecież nie powinien się złościć na swojego niepełnosprawnego podopiecznego. Zwłaszcza kiedy on właściwie nie może się ruszać, i mówi tylko łagodnie. Clark, proszę. Podejdź tu. Proszę. Ale ja nie byłam w stanie. Nie mogłam na niego patrzeć. Nathan spakował wszystkie jego rzeczy, a ja spotkałam się z nimi w lobby następnego ranka. Nathan był wciąż skacowany i półprzytomny i od momentu, kiedy znów zobaczyłam Willa, nie chciałam mieć z nim do czynienia. Byłam wściekła i nieszczęśliwa. Uparty, wkurzony głos w mojej głowie żądał, żebym znalazła się jak najdalej od niego. Pojechała do domu. Nigdy więcej nie oglądała go na oczy. Dobrze się czujesz? zapytał Nathan stojąc obok mnie. Kiedy tylko dotarliśmy na lotnisko, zostawiłam ich i poszłam do stanowiska odprawy. Nie, powiedziałam. I nie chcę o tym rozmawiać. Kac? Nie. Milczeliśmy przez chwilę. Czy to znaczy to, co myślę? Nagle spoważniał. Nie byłam w stanie wykrztusić słowa. Skinęłam głową i zobaczyłam, jak twarz Neytana tężeje na chwilę. Ale on był silniejszy ode mnie. Był w końcu fachowcem. Po chwili już był z powrotem przy Łelu. Pokazywał mu coś, co zobaczył w czasopiśmie, i zastanawiał się głośno, jak poradzi sobie jakaś znana im obu drużyna piłkarska. Patrząc na niego, człowiek nigdy by się nie domyślił, czego się przed chwilą dowiedział. Kiedy czekaliśmy na samolot, starałam się być nieustannie czymś zajęta. Wyszukiwałam sobie tysiące rzeczy do roboty. Sprawdzałam etykietki na bagażach, kupowałam kawę, studiowałam czasopisma. Szłam do toalety, tylko po to, żeby na niego nie patrzeć i nie musieć z nim rozmawiać. Ale co jakiś czas Nathan znikał i zostawaliśmy sami, siedząc obok siebie. A niewielka przestrzeń między nami aż buzowała od wzajemnych oskarżeń. Clark próbował zacząć. Nic nie mów, ucinałam. Nie chcę z tobą rozmawiać. Sama byłam zdziwiona, jak bardzo potrafię być chłodna. Zadziwiłam nawet stewardesy. Widziałam, jak podczas lotu rozmawiają cicho o tym, że odwróciłam się sztywno od łyla. Założyłam na uszy słuchawki i uparcie wyglądam przez okno. Przede wszystkim się nie złościł. To chyba było najgorsze ze wszystkiego. Nie złościł się? Nie był sarkastyczny, tylko mówił coraz ciszej. Aż w końcu prawie przestał się odzywać. Biedny Nathan został sam na placu boju i pytał, czy chcemy kawy albo herbaty, albo czy została paczuszka orzeszków, albo czy moglibyśmy go wypuścić, bo musi iść do toalety. Można by uznać, że zachowywałam się dziecinnie, ale nie chodziło tylko o dumę. Nie mogłam tego znieść. Nie mogłam znieść myśli, że stracę go, że jest taki uparty, że nie chce dostrzec tego, co było dobre. Co mogłoby być dobre? Że nie zmieni zdania. Nie mogłam uwierzyć, że trzyma się tej daty, jakby była wyrta w kamieniu. W głowie huczał mi milion argumentów. Dlaczego to ci nie wystarczy? Dlaczego ja ci nie wystarczę? Dlaczego nie możesz mi zaufać? Czy gdybyśmy mieli więcej czasu, wszystko byłoby inaczej? Co jakiś czas patrzyłam na jego opalone dłonie, równo ułożone palce kilka centymetrów od moich, i wspominałam chwilę, kiedy te palce splotły się z moimi. To, jakie były ciepłe. Jakie wydawały się silne, choć nieruchome. A wtedy w gardle rosła mi gula. Aż w końcu ledwo mogłam oddychać i musiałam uciekać do łazienki, gdzie pochylona nad umywalką płakałam cicho w zimnym świetle jarzeniówki. Kilka razy, kiedy myślałam o tym, co Will nadal ma zamiar zrobić, musiałam się powstrzymywać, żeby nie zacząć krzyczeć. Czułam, że ogarnia mnie jakieś szaleństwo. Że zaraz usiądę w przejściu i zacznę wyć. I będę wyła tak długo, aż ktoś mu nie przeszkodzi, aż sprawi, że nie będzie mógł tego zrobić. Więc chociaż wyglądało to dziecinnie, i chociaż dla obsługi samolotu, ponieważ nie chciałam rozmawiać z łylem ani na niego patrzeć, ani go karmić, byłam najbardziej bezduszną kobietą na świecie. Wiedziałam, że tylko udając, że go tu nie ma, jakoś zniosę długie godziny wymuszonej bliskości. Gdybym wierzyła, że Nathan da sobie radę sam, naprawdę poleciałabym innym samolotem, ukrywałabym się, dopóki nie miałabym pewności, że między nami jest cały kontynent, a nie tylko kilka trudnych do zniesienia centymetrów. Will i Nathan spali, co było dla mnie ulgą, krótkim wytchnieniem od napięcia. Gapiłam się w ekran telewizora, i w miarę jak zbliżaliśmy się do domu, serce ciążyło mi coraz bardziej. Niepokój narastał. Uświadomiłam sobie, że to nie jest tylko moja porażka. Rodzice Łyla będą zdruzgotani. Pewnie uznają, że to moja wina. Siostra Łyla pewnie poda mnie do sądu i że to też porażka wobec Łyla. Nie udało mi się go przekonać. Dałam mu wszystko, co tylko mogłam nawet samą siebie ale nic z tego nie zdołało go przekonać, że ma po co żyć. W końcu. Przyszła mi do głowy myśl, że może on potrzebuje kogoś lepszego niż ja. Kogoś mądrzejszego. Ktoś taki jak Trina wymyśliłby może mu ciekawsze zajęcia. Może wyszukałby jakieś wyjątkowe wyniki badań albo coś innego, co mogłoby mu pomóc. Może zmieniłby jego nastawienie. Fakt, że będę musiała żyć z tą świadomością, sprawiał, że aż kręciło mi się w głowie. Clark, chcesz się czegoś napić? Moje myśli przerwał głos Willa. Nie. Dziękuję. Czy nie przeszkadza ci mój łokieć? Nie, wszystko jest okej. Okay. Dopiero w ciągu kilku ostatnich godzin lotu, w ciemności, pozwoliłam sobie na niego spojrzeć. Mój wzrok powoli zjechał z ekranu telewizora i popatrzyłam na niego ukradkiem, w przytłumionym świetle kabiny. Kiedy zobaczyłam jego twarz, opaloną i przystojną, tak spokojną przez sen, po policzku spłynęła mi pojedyncza łza. Uel być może w jakiś sposób wyczuł, że mu się przyglądam, bo poruszył się lekko. Nie obudził się jednak. Nikt z obsługi, ani też Nathan, nie widział, jak powoli naciągam na niego koc i okrywam go troskliwie, żeby nie zmarzł przy chłodem klimatyzacji. Czekali na nas w hali przylotów. Właściwie spodziewałam się tego. Zaczęło narastać we mnie lekkie uczucie mdłości. Kiedy prowadząc wózek Willa, przeszliśmy przez kontrolę paszportową, puszczeni jako pierwsi przez jakiegoś życzliwego funkcjonariusza, chociaż modliłam się, żebyśmy musieli czekać, żebyśmy utknęli w kolejce na całe godzinę, a najlepiej kilka dni. Ale nie. Przeszliśmy przez wielką halę. Ja pchałam wózek z bagażami, Nathan prowadził wózek Willa. Kiedy rozsunęły się szklane drzwi, czekali na nas. Stali ramię w ramię przy barierce. Wyjątkowo razem. Zobaczyłam jak twarz pani trener rozjaśnia się na chwilę na widok syna i pomyślałam: Oczywiście. Wygląda świetnie. A ja, choć się tego wstydziłam, założyłam okulary przeciwsłoneczne, nie żeby ukryć wyczerpanie, ale żeby po mojej minie nie domyśliła się od razu tego, co musiałam jej powiedzieć. Patrzcie tylko, zawołała. Well, wyglądasz wspaniale. Naprawdę wspaniale. Ojciec Willa pochylił się nad nim. Poklepał go po głowie, potem po kolanie, z twarzą zmarszczoną w uśmiechu. Nie mogliśmy uwierzyć, kiedy Nathan nam powiedział, że codziennie chodzisz na plażę. I że pływasz. Woda była tam pewnie ciepła i cudowna. Tutaj lało nieustannie. Jak to w sierpniu? Oczywiście. Nathan smsował do nich albo dzwonił. Przecież nie mogli pozwolić nam wyjechać bez żadnego kontaktu. Tam, tam było niesamowicie, powiedział Nathan. On też przycichł, ale teraz próbował się uśmiechać. Wyglądać jak zwykle. Stałam jak sparaliżowana, ściskając kurczowo paszport, tak jakbym miała zamiar polecieć gdzieś indziej. Musiałam przypomnieć sobie, że powinnam oddychać. Pomyśleliśmy, że może miałbyś ochotę na uroczysty obiad powitalny, powiedział ojciec Willa. Tu w Interkontynentalu jest przyjemna knajpka. Stawiamy szampana. Co myślisz? Pomyśleliśmy, że to byłoby miłe. Jasne, odparł Will. Uśmiechał się do matki, a ona patrzyła na niego tak, jakby chciała zamknąć ten uśmiech w słoiku. Jak możesz? Miałam ochotę wrzasnąć na niego. Jak możesz tak na nią patrzeć, skoro już wiesz, co masz zamiar jej zrobić? Chodźmy w takim razie. Postawiłam samochód na parkingu dla niepełnosprawnych. To niedaleko stąd. Byłem pewien, że będziecie trochę skołowani po podróży. Najdan, no czy chcesz, żebym wziął część toreb? Właściwie zaczęłam już wyciągać swoje bagaże z wózka. Ja chyba do państwa nie dołączę. Ale dziękuję w każdym razie. Skupiłam się na walizce, starając się na nich nie patrzeć. Lecz mimo gwaru lotniska słyszałam, że po moich słowach zapadło krótkie milczenie. Przerwał je pan trener. Chodź z nami, Luisa. Niech to będzie taka mała uroczystość. Chcemy, żebyście opowiedzieli nam o waszych przygodach, o wyspie i obiecuję, że nie musicie opowiadać nam o wszystkim. Prawie zachichotał. Tak. W głosie pani trejnor słychać było lekkie napięcie. Proszę, chodź z nami, Luisa. Nie. Przełknęłam ślinę, uśmiechając się słabo. Okulary przeciwsłoneczne były jak tarcza. Dziękuję, ale wolałabym wrócić do domu. Ale dokąd? Zapytał Will. Dotarł do mnie sens jego pytania. Właściwie to nie miałam dokąd pójść. Pójdę do moich rodziców. Nie ma problemu. Chodź z nami, poprosił łagodnie. Nie odchodź, Clark. Proszę. Miałam ochotę się rozpłakać, ale miałam też pewność, że chcę być jak najdalej od niego. Nie. Dziękuję. Mam nadzieję, że to będzie udany obiad. Zarzuciłam torbę na ramię i zanim ktokolwiek zdążył coś powiedzieć, odeszłam, znikając w tłumie wypełniającym lotnisko. Już prawie dotarłam na przystanek, kiedy usłyszałam głos pani trener. Stukając obcasami, prawie biegła w moją stronę. Luisa, poczekaj. Proszę, zatrzymaj się. Odwróciłam się i zobaczyłam, jak przepycha się przez grupę która wysiadła z autobusu, rozgarniając nastolatki z bagażami niczym Mojżesz Morze Czerwone, w świetle lampie jej włosy miały miedziany połysk. Miała na sobie piękny, szary, kaszmirowy szal, udrapowany artystycznie na ramieniu. Pomyślałam, jaka musiała być piękna jeszcze kilka lat temu. Poczekaj, proszę, zatrzymałam się, zerkając na ulicę. Z nadzieją, że zjawi się autobus, który mnie stąd zabierze. Że coś się zdarzy, cokolwiek. Może małe trzęsienie ziemi. Luisa! Miał udane wakacje. Mówiłam urywanym głosem. Trochę tak jak ona. Bardzo dobrze wygląda. Naprawdę świetnie. Stała na chodniku, wpatrując się we mnie. Nagle zastygła w bezruchu. Mimo kłębiącego się wokół niej morza ludzi. Milczałyśmy obie. A potem powiedziałam: Pani Trajnor. Chciałabym złożyć wymówienie. Ja. Ja nie wytrzymam tych kilku ostatnich dni. Nie muszą mi państwo płacić. Właściwie to nie chcę pieniędzy za ten miesiąc. Niczego nie chcę, tylko. zbladła. Patrzyłam, jak krew odpływa jej z twarzy, jak zachwiała się lekko w porannym słońcu. Widziałam, jak podchodzi do niej szybkim krokiem pan trejnor, przytrzymując jedną ręką kapelusz na głowie. Mamrocząc przeprosiny, przepchnął się przez tłum. Wpatrując się wciąż w nas dwie, stojące sztywno naprzeciw siebie, powiedziałaś, że wydaje ci się, że jest szczęśliwy. Mówiłaś, że ten wyjazd może sprawić, że zmieni zdanie. W jej głosie brzmiała rozpacz, tak jakby błagała mnie, żebym powiedziała jej coś innego, jakieś inne zakończenie. Nie mogłam wykrztusić słowa. Wpatrywałam się w nią, ale stać mnie było tylko na to, żeby lekko potrząsnąć głową. Przykro mi. Wyszeptałam tak cicho, że pewnie mnie nie usłyszała. Był już prawie przy niej, kiedy upadła. Nagle ugięły się pod nią nogi, ale pan trejnor błyskawicznie wyciągnął rękę i złapał ją. Bezwładną, z ustami otwartymi w wyrazie zdumienia. Kapelusz spadł mu na chodnik. Spojrzał na mnie oszołomiony, jakby jeszcze do niego nie dotarło, co tu się stało. A ja nie mogłam na nich patrzeć. Odwróciłam się, kompletnie odrętwiała, i zaczęłam iść. Noga za nogą, moje stopy poruszały się jakby mimowolnie, żeby odejść jak najdalej z tego lotniska, jeszcze nie wiedząc, co dalej zrobię. Rozdział 25. Katrina. Po powrocie z wakacji, Luiza nie wychodziła z pokoju przez półtorej doby. Przyjechała z lotniska w niedzielę późno wieczorem, blada jak widmo pod opalenizną. I na początku nie wiedzieliśmy o co chodzi, bo oznajmiła, że zobaczy się z nami w poniedziałek rano. Muszę się przespać, powiedziała, po czym zamknęła się w pokoju i poszła do łóżka. Uznaliśmy, że to trochę dziwne, ale przecież ona od dzieciństwa była trochę dziwna. Mama zaniosła jej rano kubek herbaty, ale Lu nadal spała. W porze kolacji, mama zaczęła się martwić i potrząsnęła nią, żeby sprawdzić, czy żyje. Mama trochę przesadzała. Ale zrobiła zapiekankę rybną i nie chciała, żeby luto ominęło. Ale lu odmówiła jedzenia. Nie chciała rozmawiać ani zejść na dół. Ja tu sobie posiedzę przez jakiś czas, mamusiu, powiedziała w poduszkę. Wreszcie mama dała jej spokój. Dziwnie się zachowuje, stwierdziła mama. Myślisz, że to jakaś opóźniona reakcja na zerwanie z patrykiem? Ona ma w nosie patryka, odparł tato. Mówiłem jej, że dzwonił do nas, żeby powiedzieć, że zajął 157 miejsce w tym całym wikingu, i spłynęło to po niej jak po kaczce. Siorbnął herbaty. Szczerze mówiąc, faktycznie trudno się podniecać 157 miejscem. A może jest chora? Jest strasznie blada pod tą opalenizną. Nigdy nie zdarzało jej się tak długo spać. Może złapała jakąś okropną chorobę tropikalną. To po prostu zmiana stref czasowych. Powiedziałam pewnym siebie tonem, wiedząc, że rodzice traktują mnie jako kogoś w rodzaju eksperta od rozmaitych spraw, o których tak naprawdę nikt z nas nie miał pojęcia. Zmiana stref czasowych. Jeśli tak działają na człowieka długie podróże samolotem, to ja wolę nie wychylać nosa z Tenby. Co o tym myślisz, kochanie? Sam nie wiem. Kto by pomyślał, że człowiek może wrócić z wakacji i wyglądać jak siedem nieszczęść? Mama potrząsnęła głową. Po kolacji poszłam na górę. Weszłam bez pukania. W końcu, formalnie rzecz biorąc, to był nadal mój pokój. W środku było duszno, więc podciągnęłam roletę i otworzyłam okno. Lu chyba mało przytomna wygrzebała się wreszcie spod koca, osłaniając oczy od światła, w którym wirowały drobinki kurzu. Powiesz mi wreszcie, co się stało? Postawiłam kubek herbaty na stoliku nocnym. Zamrugała. Mama myśli, że zaraziłaś się bolą. Właśnie ostrzega wszystkich sąsiadów z Bingo Club, którzy kupili bilety na wycieczkę do Porta Ventura w Hiszpanii. Nie odzywała się. Lu? Złożyłam wymówienie, powiedziała cicho. Dlaczego? A jak myślisz? Usiadła prosto. Sięgnęła niezgrabnie po kubek i upiła duży łyk herbaty. Jak na kogoś, kto spędził właśnie prawie dwa tygodnie na Mauritiusie. Wyglądała dość okropnie. Oczy miała spuchnięte, w czerwonych obwódkach, plamy na skórze. Włosy sterczały jej z jednej strony. Wyglądała, jakby nie spała kilka lat. Ale przede wszystkim była bardzo smutna. Jeszcze nigdy nie widziałam jej tak przygnębionej. Myślisz, że on naprawdę to zrobi? Skinęła głową, przełykając ślinę. Cholera. Lu, tak strasznie mi przykro. Wlazłam do łóżka obok niej. Znów łyknęła herbaty, a potem położyła mi głowę na ramieniu. Miała na sobie mój t-shirt, ale nic nie powiedziałam na ten temat, co świadczy o tym, jak bardzo było mi jej żal. Co ja robię, Trin? Głosik miała cichutki. Jak Tomas, kiedy się skaleczy, a on stara się być naprawdę dzielny. Słyszałyśmy, jak na zewnątrz pies sąsiadów biega wzdłuż ogrodzenia w pościgu za kotami. Co jakiś czas zaczynał szczekać jak wariat, wystawiając łeb nad ogrodzeniem i wybałuszając oczy z bezsilnej wściekłości. Chyba nie możesz nic zrobić? Boże drogi i to wszystko, co dla niego zorganizowałaś Cały ten wysiłek powiedziałam mu, że go kocham wyznała mi szeptem. A on odparł, że to nie wystarczy oczy miało wielkie i puste Jak mam teraz z tym żyć? To ja w naszej rodzinie wiem wszystko. Ja czytam więcej niż ktokolwiek ja poszłam na uniwersytet to ja powinnam znać odpowiedź na każde pytanie. Ale teraz spojrzałam na moją starszą siostrę i potrząsnęłam głową Nie wiem powiedziałam. Wreszcie wyszła następnego dnia wykąpana i w czystych ubraniach a ja poprosiłam rodziców, żeby o nic nie pytali. Zasugerowałam, że ma jakiś problem z chłopakiem, na co tato uniósł brwi i zrobił minę, jakby to wszystko wyjaśniało. I na miłość boską, po co robić z tego taką aferę? Mama natychmiast zadzwoniła do Bingo Club, żeby ich poinformować, że zmieniła zdanie w sprawie zagrożeń związanych z podróżami samolotem. Lu zjadła kawałek tosta. Lanczu nie chciała. Włożyła wielki, obwisły kapelusz od słońca i poszłyśmy z Tomasem do zamku żeby pokarmić kaczki. Tak naprawdę wcale nie miała ochoty wychodzić, ale mama upierała się, że wszyscy powinniśmy się przewietrzyć. W jej języku znaczyło to, że już nie może się doczekać, żeby wreszcie wywietrzyć pokój lu i zmienić pościel. Tomas biegł w podskokach przed nami, ściskając torebkę z suchym chlebem, a my omijałyśmy przechadzających się turystów ze swobodą wynikającą z lat praktyki, uchylając się przed Zarzucanymi na plecy plecakami, rozdzielając się, by ominąć pary robiące sobie zdjęcie, by spotkać się znów za nimi. Zamek prażył się w letnim upale. Ziemia była popękana, a trawa rzadka i postrzępiona, niczym ostatnie kosmyki na łysiejącej głowie. Kwiaty w donicach przywiędły jakby szykując się już do jesieni. Nie mówiłyśmy zbyt wiele, bo co można było powiedzieć? Kiedy przechodziłyśmy obok parkingu dla turystów, zobaczyłam jak luzerka spodrąda kapelusza na dom trejnorów. Był to elegancki budynek z czerwonej cegły, którego wysokie okna skrywały wszelkie dramaty, jakie mogły się w nim rozgrywać, być może nawet w tej chwili. Wiesz, mogłabyś pójść i z nim pogadać, zaproponowałam. Poczekam tu na ciebie. Spojrzała w ziemię. Skrzyżowała ramiona na piersi i poszłyśmy dalej. Nie ma sensu, odparła. Wiedziałam, jaki jest dalszy ciąg. To czego nie powiedziała. Pewnie nawet nie ma go w domu. Powoli obeszłyśmy zamek, patrząc, jak Tomas turla się ze stromego zbocza, a potem rzucałyśmy chlebkaczkom, które teraz pod koniec lata były już tak utłuczone, że ledwo im się chciało do nas podpływać. Patrzyłam na opalone plecy mojej siostry pod bluzką wiązaną na szyi, jej pochylone ramiona i pomyślałam, że nawet jeśli ona jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy, dla niej wszystko się zmieniło. Niezależnie od tego, co dalej będzie z Willem Trainorem, ona tu nie zostanie. Wyglądała, jakby wiedziała teraz dużo więcej. Dużo więcej widziała. Przed moją siostrą wreszcie otworzyły się nowe horyzonty. O, powiedziałam, kiedy zawróciłyśmy w stronę wyjścia. Przyszedł do ciebie list. Z koleżu, kiedy cię nie było. Przepraszam, ale go otworzyłam. Myślałam, że to do mnie. Otworzyłaś go? Miałam nadzieję, że przyznali mi dodatkowe stypendium. Masz rozmowę kwalifikacyjną. Zamrugała, jakby dotarła do niej wiadomość z jakiejś bardzo odległej przeszłości. Tak, a co najważniejsze. To już jutro. Dodałam. Więc myślę, że może, powinnyśmy zastanowić się nad możliwymi pytaniami. Potrząsnęła głową. Nie mogę iść jutro na rozmowę. A co masz innego do roboty? Nie mogę, Trina, odparła ze smutkiem. Jak mam myśleć o czymkolwiek, kiedy dzieje się coś takiego? Słuchaj, Lu. Oni nie rozrzucają zaproszeń na rozmowy tak sobie, jak chleb dla kaczek. To poważna sprawa. Wiedzą, ile masz lat. Na dodatek składasz podanie w niewłaściwej porze roku. A jednak nadal chcą z Tobą rozmawiać. Nie możesz ich olać. Mam to w nosie. Nie mam siły o tym myśleć. Ale Ty, Trina, daj mi spokój, okej? Okay? Nie dam rady. Hej! Zastąpiłam jej drogę. Tomas rozmawiał z Gołębiem kilka kroków dalej. Właśnie teraz musisz o tym pomyśleć. Bo czy ci się to podoba, czy nie? To jest właśnie moment, kiedy musisz wreszcie postanowić, co chcesz zrobić ze swoim życiem. Blokowałyśmy ścieżkę. Teraz to turyści musieli nas omijać i przechodzili obok nas ze spuszczonymi głowami, albo też przyglądali się z łagodną ciekawością kłócącym się siostrom. Nie dam rady. No dobra. Tylko pamiętaj, że już nie masz pracy. Patryk też nie przybiegnie na ratunek. A jeśli nie pójdziesz na tę rozmowę, za dwa dni lądujesz z powrotem w pośredniaku, gdzie będziesz musiała zdecydować, czy wolisz być oprawcą drobiu, stryptizerką, czy też podcierać tyłek komuś innemu, żeby zarobić na życie. Wiesz albo nie, ale ponieważ masz już prawie trzydziestkę, tak właśnie będzie wyglądać twoje życie. A to wszystko, to, czego się nauczyłaś przez ostatnie sześć miesięcy, będzie stratą czasu. Wszystko! Patrzyła na mnie z wyrazem milczącej furi w oczach. Jak zawsze, kiedy wie, że mam rację i że nie ma żadnych argumentów. Tomas podszedł do nas i pociągnął mnie za rękę. Mamo, powiedziałaś tyłek. Lu wciąż się na mnie gapiła. Ale widziałam, że się zastanawia. Odwróciłam się do synka. Nie, kochanie, powiedziałam motylek. A teraz pójdziemy do domu, prawda, Lu? I zobaczymy, co dobrego jest na podwieczorek, a potem, kiedy babcia będzie cię kąpać, pomogę cioci Lu odrobić lekcję. Następnego dnia szłam do biblioteki. Mama zajmowała się Tomasem, więc odprowadziłam lu do autobusu, wiedząc, że zobaczymy się dopiero po południu. Nie spodziewałam się zbyt wiele po tej rozmowie, ale od chwili, kiedy się pożegnałyśmy, nie myślałam o niej więcej. Może to zabrzmi samolubnie ale nie lubię mieć zaległości w nauce i to była ulga odpocząć przez chwilę od lu i jej nieszczęśliwej miny. Ktoś w takim dole jest jak czarna dziura wysysająca energię. Nawet jeśli się go żałuje, to człowiek ma ochotę mu powiedzieć, żeby wreszcie wziął się do kupy. Ale odłożyłam moją rodzinę, siostrę i nieziemskie bagno, w jakie się wpakowała, do osobnej szufladki w mózgu, zamknęłam ją, po czym skupiłam się na zwolnieniach od batu. Byłam druga na roku z księgowości i nie mam mowy, żebym została w tyle tylko z powodu niuansów stawek zryczałtowanych. Wróciłam do domu za kwadrans szósta. Położyłam papiery na krześle w korytarzu. Wszyscy już czychali przy stole, czekając, aż mama poda kolację. Tomas wskoczył na mnie, oplatając mnie nogami wokół talii. A ja go pocałowałam, wdychając cudowny, trochę drożdżowy zapach małego chłopca. Siadajcie, siadajcie! Powiedziała mama. Tato zaraz będzie. Jak tam twoje książki? Zapytał tato, wieszając marynarkę na oparciu krzesła. Zawsze mówił o moich studiach, moje książki. Tak, jakby miały swoje własne życie i trzeba je było przywoływać do porządku. Dobrze, dzięki. Mam za sobą trzy czwarte kursu księgowości, moduł drugi, a jutro zaczynam prawo przedsiębiorstw. Odkleiłam Tomasa od siebie i posadziłam na krześle obok. Wciąż trzymając rękę na jego miękkich włoskach. Słyszałaś, Josie? Prawo przedsiębiorstw! Tato podkradł z półmiska ziemniaka i wepchnął go sobie do ust, zanim mama zdążyła zauważyć. Wypowiedział te słowa tak, jakby delektował się ich smakiem. Pewnie naprawdę tak było. Opowiadałam im przez chwilę o moich przedmiotach na studiach. Potem zaczęliśmy rozmawiać o pracy taty. Głównie o tym, jak turyści wszystko psują. Aż nie chciało się wierzyć. Nawet drewniane słupki przy wjeździe na parking trzeba było wymieniać co kilka tygodni przez idiotów, co nie trafiają samochodem w bramę szerokości czterech metrów. Osobiście chyba podniosłabym cenę biletów, żeby pokryć koszty, ale to tylko moje zdanie. Mama skończyła podawać do stołu i wreszcie usiadła. Toma zjadł palcami, kiedy myślał, że nikt nie widzi, i z konspiracyjnym uśmieszkiem powtarzał pod nosem, tyłek. Dziadek natomiast jadł, spoglądając w sufit, jakby myślał o czymś zupełnie innym. Zerknęłam na Lu. Wpatrywała się w talerz i popychała widelcem kawałki kurczaka, jakby chciała je ukryć. Ojej, pomyślałam. Nie jesteś głodna, kochanie? Zapytała mama, która też na nią spojrzała. Nie bardzo. Powiedziała. W taki upał nie chce się jeść kurczaka. Ustąpiła mama. Pomyślałam tylko, że może poprawić i humor. Powiesz nam, jak ci poszło na tej rozmowie? Widelec taty zatrzymał się w pół drogi do ust. A na rozmowie Lumiała roztargnione spojrzenie. Jakby nagle wyciągnął coś, co robiła pięć lat temu. Tak, na rozmowie. Nadziała na widelec kawalątko kurczaka. W porządku. Tato spojrzał na mnie. Lekko wzruszyłam ramionami. Tylko w porządku? Chyba ci powiedzieli, jak ci poszło? Dostałam się. Co? Wciąż wpatrywała się w swój talerz. Przestałam jeść. Powiedzieli, że jestem dokładnie takim kandydatem, jakiego szukają. Muszę zrobić jakiś kurs przygotowawczy, który trwa rok, a potem się przenieść. Tato odchylił się na krześle. To fantastyczna wiadomość! Mama poklepała ją po ramieniu. Kochanie, świetnie sobie poradziłaś? To cudownie. Niekoniecznie. Chyba nie stać mnie na cztery lata studiów. Ale nie martw się teraz o to, naprawdę. Zobacz, jak świetnie radzi sobie Trina. Hej, szturchnął ją. Znajdziemy jakiś sposób. Przecież zawsze jakoś sobie radziliśmy, prawda? Tato patrzył na nas rozpromieniony. Myślę, że teraz wszystko się dla Was zmieni, dziewczyny. Myślę, że to będzie dobry czas dla naszej rodziny. A potem ni stąd ni zowąd Lu wybuchnęła płaczem. Płakała tak jak Tomas, szlochając, zasmarkana, zalana łzami, nie dbając o nic. Jej łkanie przeszywało ciszę niewielkiego pokoju niczym nóż. Tomas gapił się na nią z otwartą buzią, więc musiałam wziąć go na kolana i odwrócić jego uwagę żeby też się nie rozpłakał. A kiedy ja bawiłam się z nim kawałkami ziemniaków i udawałam gadający groszek, ona powiedziała im o wszystkim. Powiedziała wszystko. O Willu i półrocznej umowie i o tym, co się stało, kiedy pojechali na Mauritius. Mama słuchając uniosła dłonie do ust. Dziadek miał poważną minę. Kurczak zrobił się zupełnie zimny. Sos zastygł w brytwance. Tato z niedowierzaniem potrząsnął głową. A potem, kiedy Lu opowiedziała o locie nad Oceanem Indyjskim i już szeptem powtórzyła nam swoje ostatnie słowa do pani trejnor, odsunął krzesło i wstał. Oprzedł powoli stół i wziął ją w ramiona. Tak jak wtedy, kiedy byłyśmy dziećmi. Stał tak, przytulając ją mocno do siebie. Jezu Chryste, co za biedny facet. I biedna ty. O Jezu chyba jeszcze nie widziałam taty tak wstrząśniętego co za cholerna sprawa i ty brnęłaś przez to wszystko? Nie mówiąc ani słowa i napisałaś nam tylko pocztówkę o nurkowaniu mojej mamie nie mieściło się to w głowie. Myśleliśmy, że to najlepsze wakacje twojego życia nie byłam sama Trina wiedziała o wszystkim powiedziała, patrząc na mnie. Trina była wspaniała. Ja nic nie zrobiłam, odparłam, przytulając Tomasa, który stracił zainteresowanie rozmową, kiedy mama postawiła przed nim otwarte pudełko cukierków. Ja tylko słuchałam. To ty wszystko zrobiłaś. Ty zebrałaś te wszystkie pomysły. I to jakie pomysły? Oparła się o tatę. Tato uniósł jej podbródek, tak, żeby spojrzała na niego. Ale zrobiłaś wszystko, co mogłaś. I poniosłam porażkę. Kto tak powiedział? Tato odgarnął jej włosy z twarzy, patrząc na nią z czułością. Właśnie się zastanawiam nad tym, co wiem o Willu norze i o ludziach, takich jak on. I powiem ci jedno, nie jestem pewien, czy komukolwiek na świecie udałoby się odwieść go od raz powziętego zamiaru. On wie, kim jest. Nie możesz sprawić, żeby człowiek stał się kimś innym. Ale jego rodzice? Nie mogą mu pozwolić się zabić, powiedziała mama. Co z nich za ludzie? To normalni ludzie, mamo. Pani Trajnor po prostu nie wie, co innego mogłaby zrobić. Na początek mogłaby nie zawozić go do tej cholernej kliniki. Mama była zła. Aż nawet zaczerwieniła się nieco. Ja walczyłabym o was dwie. O to masa aż do ostatniego tchu. Mimo, że on już raz próbował się zabić? zapytałam. W naprawdę okropny sposób. On jest chory, Katrina. Jest w depresji. Ludziom w tak delikatnym stanie nie powinno się dawać szans, żeby zrobili coś, co. Z gniewu aż nie mogła mówić. Tylko otarła oczy chusteczką. Ta kobieta chyba nie ma serca. Ani odrobiny. I pomyśleć, że wciągnęli Luise w to wszystko. Na miłość Boską! Ta pani jest przecież sędzią pokoju. Można by pomyśleć, że ktoś taki będzie wiedział, co jest dobre, a co złe. Kto jak kto, ale ona? Chętnie bym tam poszła i przyprowadziła go tutaj. To skomplikowane, mamo. Nie, wcale nie. On jest bezbronny, a ja nie rozumiem, jak ona mogła choćby pomyśleć o czymś takim. Jestem wstrząśnięta. Biedny człowiek. Biedny człowiek. Wstała od stołu, zebrała resztki kurczaka i pomaszerowała do kuchni. Luisa patrzyła na nią mocno zdumiona. Mama nigdy się nie złościła. Ostatni raz słyszeliśmy jej podniesiony głos w jakimś 1993. Tato potrzosnął głową, jakby myślami był gdzie indziej. Właśnie myślałem... Nic dziwnego, że nie widywałem pana trejnora. Zastanawiałem się, gdzie się podziewa. Sądziłem, że wyjechali razem na wakacje. Oni? Wyjechali. Nie było go w pracy przez ostatnie dwa dni. Lu opadła na krzesło jak szmatka. O cholera powiedziałam, po czym zatkałam Tomasowi uszy To jutro Lu spojrzała na mnie, a ja popatrzyłam na kalendarz na ścianie 13 sierpnia to jutro. Lu nic nie robiła tego ostatniego dnia. Wstała przede mną i wyglądała przez okno w kuchni. Padało. Potem się przejaśniło. A potem znów zaczęło padać. Leżała na kanapie obok dziadka, piła herbatę, którą robiła jej mama, ale widziałam, że co jakieś pół godziny jej wzrok wędruje w kierunku zegara na kominku. Aż mnie coś bolało, gdy to widziałam. Zabrałam Tomasa na basen i próbowałam ją namówić, żeby poszła z nami. Powiedziałam, że mama się nim zajmie, gdyby miała ochotę pochodzić potem ze mną po sklepach. Zaproponowałam, że pójdziemy razem do papu, tylko we dwie. Ale ona nie chciała nigdzie iść. A jeśli popełniłam błąd, Trina? Zapytała tak cicho, że tylko ja ją usłyszałam. Zerknęłam na dziadka, ale on skupił się na wyścigach w telewizji. Myślę, że tato nadal cichcem obstawiał za niego gonitwy, chociaż przed mamą udawał, że nie. Co masz na myśli? A jeśli powinnam była z nimi pojechać? Ale. Powiedziałaś, że nie możesz. Niebo na zewnątrz było szare. Luz poglądała przez nasze nieskazitelne okna na smutny pejzaż na dworze. Wiem, co mówiłam, ale po prostu nie mogę znieść tego, że nie wiem, co się dzieje. Skrzywiła się lekko. To nie do wytrzymania, że nie wiem, jak on się czuje i że nawet się z nim nie pożegnałam. A może mogłabyś pojechać teraz? Może spróbuj złapać jakiś samolot? Już za późno, powiedziała. A potem zamknęła oczy. Nie zdążyłabym na czas. Zostały tylko dwie godziny do. do zamknięcia. Sprawdziłam to. W internecie. Czekałam. Oni nie. nie robią tego po 5.30. W zdumieniu potrząsnęła głową. Chodzi o szwajcarskich urzędników, którzy muszą być na miejscu. Nie lubią wystawiać zaświadczeń poza godzinami pracy. Niemal się roześmiałam. Ale nie wiedziałam, co mam jej powiedzieć. Nie mogłam sobie wyobrazić, że miałabym czekać tak, jak ona czekała, mając świadomość tego, co być może dzieje się w tej chwili w jakimś odległym miejscu. Nigdy chyba nie kochałam żadnego mężczyzny tak, jak ona najwyraźniej kochała Willa. Jasne, lubiłam facetów i lubiłam z nimi sypiać. Ale czasem zastanawiałam się, czy nie brakuje mi jakiegoś układu odpowiedzialnego za wrażliwość. Nie mogłam sobie wyobrazić, że miałabym płakać z powodu kogoś, z kim jestem. Tylko gdy wyobraziłam sobie to Tomasa, czekającego na śmierć w jakimś odległym kraju. Coś aż się we mnie przewracało. Takie to było potworne. Więc wsadziłam to także gdzieś na tył swojej mentalnej kartoteki. Do szufladki opatrzonej etykietką nie do wyobrażenia. Usiadłam obok Lu na kanapie i gapiłyśmy się w milczeniu na wyścig Maiden Steaks. O wpół do czwartej, potem na gonitwę z handicapem o czwartej, a potem kolejne gonitwy tak skupione, jakbyśmy postawiły na zwycięzce całe oszczędności swojego życia. A potem zadzwonił dzwonek u drzwi. Luisa w ciągu sekundy zerwała się z kanapy i pobiegła otworzyć. Jednym szarpnięciem otworzyła je na oścież. Na ten widok nawet mnie ścisnęło serce. Ale to nie Will stał na progu. Była to jakaś młoda kobieta, w mocnym, doskonale nałożonym makijażu, ostrzyżona na schludnego pazia. Złożyła parasol i uśmiechnęła się, sięgając do dużej torby, którą miała na ramieniu. Pomyślałam przez chwilę, że może to siostra Willa. — Louisa Clark? — Tak. — Jestem z The Globe. Czy mogłybyśmy chwilę porozmawiać? — The Globe? — Słyszałam zmieszanie w głosie Lu. Z gazety? Stanęłam za plecami mojej siostry i zobaczyłam notatnik w ręku tamtej kobiety. Czy mogę wejść? Chciałabym tylko porozmawiać z panią chwilę o Willu Trejnorze. Pracuje pani u niego, prawda? Nie mamy nic do powiedzenia na ten temat. I zanim kobieta zdążyła cokolwiek odpowiedzieć, zatrzasnęłam jej drzwi przed nosem. Lu stała oszołomiona w korytarzu. Wzdrygnęła się, gdy dzwonek znów zadzwonił. Nie otwieraj! Syknęłam. Ale skąd? Popchnęłam ją na górę po schodach. Boże, jak ona się wlokła! Szła jak lunatyczka. Dziadku, nie otwieraj drzwi! krzyknęłam. Komu powiedziałaś? zapytałam, kiedy dotarłyśmy na piętro. Ktoś musiał im powiedzieć. Kto jeszcze wie? Panno Clark. Dziennikarka mówiła przez szparę na listy. Gdyby tylko zechciała pani poświęcić mi dziesięć minut. Rozumiemy, że to bardzo delikatna sprawa. Chcielibyśmy, żeby opowiedziała pani, jak to wygląda z pani perspektywy. Czy to znaczy, że on nie żyje? Jej oczy napełniły się łzami. Nie, to tylko znaczy, że jakiś gnojek próbuje na tym zarobić. Zastanowiłam się przez chwilę. Kto to był? Usłyszałyśmy głos mamy na schodach. Nikt, mamo, tylko nie otwieraj, wyjrzałam przez poręcz. Mama z ręcznikiem kuchennym w ręku patrzyła na sylwetkę widoczną za mętną szybą drzwi frontowych. Mam nie otwierać? Wzięłam ją za łokieć. Lu, nie powiedziałaś niczego Patrikowi, prawda? Nie musiała odpowiadać. Jej znękana mina powiedziała mi wszystko. Okej. Okay. Bez paniki. Tylko nie podchodź do drzwi. Nie odbieraj telefonu. Nie odzywaj się do nich ani słowem. Mamy wcale nie bawiła ta sytuacja. Zaczęła ją bawić jeszcze mniej, kiedy rozdzwonił się telefon. Za piątym razem włączyłyśmy automatyczną sekretarkę, ale wciąż musiałyśmy słuchać głosów tych ludzi, które wtargnęły do naszego niewielkiego korytarza. Natrętów było czterech, może pięciu. Wszyscy proponowali, żeby Lu opowiedziała całą historię ze swojej perspektywy. Tak jakby Will Traynor był teraz jakimś towarem, który sobie wyrywali. Dzwonił telefon i dzwonił dzwonek do drzwi. Siedzieliśmy z zasuniętymi zasłonami, słuchając jak reporterzy na chodniku przed furtką rozmawiają ze sobą i gadają przez komórki. Czuliśmy się jak pod oblężeniem. Mama załamywała ręce i krzyczała przez szparę na listy, żeby się do cholery wynosili z naszego ogródka, kiedy tylko któryś z dziennikarzy odważył się wejść przez furtkę. Tomas wyglądał przez okno Łazienki na piętrze i pytał: Dlaczego w naszym ogródku są jacyś obcy ludzie? Zadzwoniło czworo naszych sąsiadów, którzy chcieli się dowiedzieć, co się dzieje. Tato zaparkował na ulicy obok i wszedł do domu przez ogródek od tyłu, po czym odbyliśmy całkiem poważną rozmowę na temat zamków i wrzącej oliwy. Pomyślałam jeszcze chwilę, a potem zadzwoniłam do Patryka. Zapytałam go: Ile dostał za ten cynk? Sekunda opóźnienia, zanim odpowiedział, wyjaśniła mi wszystko, co chciałam wiedzieć. Ty gnoju, wrzasnęłam. Tak ci skopię te twoje wrażliwe golenie maratończyka, że uznasz, że 157 miejsce to właściwie całkiem niezły wynik. Lu tylko siedziała w kuchni i płakała. Nie ukała, Tylko po policzkach cicho spływały jej łzy, które ocierała dłonią. Nie wiedziałam, co mam jej powiedzieć. Ale nic nie szkodzi. Miałam sporo do powiedzenia wszystkim innym ludziom. O wpół do ósmej został już tylko jeden reporter. Nie wiedziałam, czy zrezygnowali, czy też to, że Tomas wyrzucał przez szparę na listy klocek Lego za każdym razem, kiedy oni wrzucali kolejny liścik, zrobiło się nudne. Poprosiłam Luisa, żeby go wykąpała, głównie dlatego, żeby wyciągnąć ją z kuchni, ale też dzięki temu mogłam odsłuchać wszystkie wiadomości na automatycznej sekretarce. I skasować te od gazet. Dwadzieścia sześć. Dwudziestu sześciu drani. Wszyscy tacy mili, tacy pełni zrozumienia. Niektórzy nawet proponowali jej kasę. Skasowałam te wiadomości jedna po drugiej. Nawet te, w których proponowali, że zapłacą, chociaż trochę mnie kusiło, żeby dowiedzieć się, ile oferują. Tymczasem słyszałam, jak Lou rozmawia w łazience z Tomasem który z pluskiem bombardował grubą na 20 centymetrów pianę swoim Batmobilem. Tego właśnie nie wie się o dzieciach, dopóki ich się nie ma. Kąpiel, klocki Lego i paluszki rybne nie pozwolą ci zbyt długo skupiać się na żadnej tragedii. A potem odsłuchałam ostatnią wiadomość. Luisa, tu Kamila Trainer. Czy możesz do mnie oddzwonić? Jak najszybciej? Wpatrzyłam się w sekretarkę. Przewinęłam taśmę i odsłuchałam wiadomość jeszcze raz. Potem pobiegłam na górę i wyciągnęłam mojego synka z kąpieli tak szybko, że nawet nie zdążył się zorientować, co się stało. Stał owinięty ręcznikiem ciasno jak bandażem, a ja popchnęłam Lunadę, tak że aż potykała się na schodach. A jeśli ona mnie nienawidzi? Nie wyglądało mi na to. A co jeśli dziennikarze też ich otoczyli? A jeśli trejnorowie uważają, że to wszystko moja wina? Oczy miała wielkie i przerażone. A jeśli dzwoniła, żeby mi powiedzieć, że to zrobił? Luna, miłość boską! Choć raz w życiu zbierz się do kupy. Nie dowiesz się niczego, dopóki nie zadzwonisz. Zadzwoń do niej. Po prostu zadzwoń. Do cholery nie masz wyboru. Pobiegłam do łazienki, żeby uwolnić Tomasa. Zapakowałam go w piżamę i powiedziałam, że babcia da mu ciastko, jeśli pobiegnie do kuchni tak szybko, jak struś pędzi wiatr. A potem wyjrzałam za drzwi łazienki, żeby podejrzeć moją siostrę stojącą na dole w korytarzu. Stała odwrócona ode mnie, jedną ręką przygładzając włosy z tyłu głowy. Wyciągnęła rękę, jakby chciała złapać równowagę. Tak, powiedziała. Rozumiem, a potem okej. Okay. I po chwili. Tak. Odłożyła słuchawkę i przez jakąś minutę patrzyła w podłogę. No i? zapytałam. Spojrzała na mnie, jakby widziała mnie po raz pierwszy w życiu i potrząsnęła głową. Nie chodziło o dziennikarzy powiedziała głosem wciąż otępiałym od wstrząsu. Prosiła mnie błagała żebym przyjechała do Szwajcarii. Zarezerwowała mi bilet na ostatni lot dziś wieczorem. Rozdział 26 W innych okolicznościach pewnie wydawałoby się dziwne, że ja, Lou Clark, dziewczyna, która w ciągu ostatnich dwudziestu lat rzadko jeździła czymkolwiek innym niż komunikacją miejską, teraz w ciągu mniej niż tygodnia trzeci raz leci samolotem. Ale zapakowałam wielką torbę podręczną, szybko i sprawnie niczym stewardesa, wrzucając tylko najniezbędniejsze rzeczy. Trina krzątała się w milczeniu, zbierając drobiazgi, które jej zdaniem mogły mi się przydać. Po czym zeszłyśmy na dół. Rodzice czekali na korytarzu, stojąc ramię w ramię ze złowróżbnymi minami, tak jak kiedy byłyśmy młodsze i chciałyśmy się ukradkiem wemknąć do domu. Gdy późno wieczorem wracałyśmy z imprezy. Co się dzieje? Mama patrzyła na moją walizkę. Trina wysunęła się przede mnie. Lu jedzie do Szwajcarii, powiedziała, i musi zaraz wyjść. Dziś wieczorem został już tylko jeden lot. Już miałyśmy ruszyć do drzwi, kiedy mama zastąpiła nam drogę. Nie! Zacisnęła usta, czego nigdy nie robiła. Ramiona skrzyżowała sztywno na piersi. Naprawdę! Nie chcę, żebyś się w to mieszała. Jeśli to jest to, o czym myślę, to się nie zgadzam. Ale. Zaczęła Trina zerkając na mnie. Nie! Powtórzyła mama z wyjątkową jak na nią stanowczością w głosie. Żadnych ale. Zastanawiałam się nad tym wszystkim, co nam powiedziałaś. To jest złe. To jest moralnie złe. A jeśli będziesz w to wplątana i ktoś uzna, że pomagasz temu człowiekowi się zabić, czekają cię bardzo poważne problemy. Mama ma rację. Stwierdził tato. Słyszeliśmy o takich historiach w wiadomościach. To może wpłynąć na całe twoje życielu, na przyjęcie do koledżu, w ogóle na wszystko. Jeśli będziesz miała w dokumentach, że byłaś karana, nigdy nie zrobisz dyplomu, ani nie dostaniesz dobrej pracy, ani żadnego... Ale on ją poprosił, żeby przyjechała. Nie może tak po prostu tego zignorować. Wtrąciła się Trina. Owszem, może. Poświęciła tamtej rodzinie pół roku swojego życia. I chyba niewiele dobrego jej z tego przyszło, sądząc po tym, jak się rzeczy mają. A naszej rodzinie też nie przyniosło to nic dobrego. Obcy ludzie dobijają się nam do drzwi, a sąsiedzi podejrzewają, że wyłudziliśmy zasiłek albo coś takiego. Nie. Teraz nareszcie Lu ma szansę zrobić coś dla siebie. A oni chcą, żeby jechała do tego okropnego miejsca w Szwajcarii i brała udział Bóg wie w czym. Ja się na to nie zgadzam. Nie Luisa. Ale ona musi jechać. Zaprotestowała Trina. Nie, nie musi. Dość już zrobiła. Sama powiedziała wczoraj wieczorem, że zrobiła wszystko, co tylko mogła. Mama potrząsnęła głową. W cokolwiek chcą cię wpakować trenerowie, jadąc do cokolwiek zamierzają zrobić swojemu synowi. Nie chcę, żeby Luisa brała w tym udział. Nie chcę, żeby zrujnowała sobie życie. Myślę, że potrafię sama zdecydować. Powiedziałam. Chyba nie. To jest twój przyjaciel Luisa. To młody człowiek, który ma całe życie przed sobą. Nie możesz przyłożyć do tego ręki. Jestem wstrząśnięta, że w ogóle bierzesz to pod uwagę. Głos mamy brzmiał dziwnie ostro. Nie wychowywałam cię po to, żebyś pomagała komuś zakończyć życie. Czy to samo zrobiłabyś dziadkowi? Może jego też powinniśmy odstawić do Dignitas? Z dziadkiem to co innego. Wcale nie. Nie może robić tego, co kiedyś, ale jego życie nadal ma wartość, tak samo jak życie Willa. Ale to nie moja decyzja, mamo. To decyzja Willa. Chodzi tylko o to, żeby go wspierać. Wspierać? W życiu nie słyszałam takiej bzdury. Jesteś jeszcze dzieckiem, Luisa. Niewiele widziałaś, niewiele doświadczyłaś i nie masz pojęcia, jak to na ciebie wpłynie. Jak na miłość boską będziesz mogła potem spać spokojnie? Jeśli pomożesz mu w tym wszystkim, będziesz pomagała człowiekowi umrzeć. Czy ty rozumiesz, co to znaczy? Będziesz pomagała Willowi, temu uroczemu, inteligentnemu, młodemu człowiekowi umrzeć. Będę spać spokojnie, bo wierzę, że Will wie, co jest dla niego najlepsze. I dlatego, że najgorszą dla niego rzeczą było to, że nie może już podjąć żadnej decyzji, niczego sam zrobić w swoim życiu. Popatrzyłam na rodziców, bardzo pragnąc, żeby mnie zrozumieli. Nie jestem dzieckiem. Kocham go i nie powinnam zostawić go samego. I nie mogę znieść tego, że jestem tutaj i nie wiem co. co on przełknęłam ślinę. Więc tak, jadę. Nie musicie mnie pilnować ani mnie rozumieć? Poradzę sobie. Ale pojadę do Szwajcarii. Niezależnie od tego, co myślicie na ten temat. W niewielkim korytarzu zapadła cisza. Mama patrzyła na mnie tak, jakby widziała mnie po raz pierwszy w życiu. Zrobiłam krok w jej stronę, chcąc ją przekonać. Ale ona się odsunęła. Mamo, jestem to winna Willowi. Powinnam tam pojechać. Jak myślicie? Dzięki komu złożyłam podanie do koleczu? Jak myślicie, kto mnie zachęcał, żebym zrobiła coś ze sobą? Żebym podróżowała, miała jakieś ambicje? Kto zmienił mój sposób myślenia o wszystkim, nawet o sobie samej? To wszystko zawdzięczam Willowi. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zrobiłam więcej, żyłam bardziej intensywnie niż przez ostatnie dwadzieścia lat mojego życia. Więc jeśli on chce, żebym pojechała do Szwajcarii, to tak, pojadę. Niezależnie od konsekwencji. Na chwilę zapadła cisza. Ona jest jak Ciocia Lili, powiedział tato cicho. Staliśmy w korytarzu patrząc na siebie. Tato i Trina rzucali sobie spojrzenia, tak jakby każde z nich chciało nakłonić to drugie, żeby coś powiedziało. Ale to mama przerwała milczenie. Luisa, jeśli pojedziesz, to możesz nie wracać. Słowa wypadły z jej ust niczym kamienie. Spojrzałam na nią wstrząśnięta. Wzrok miała nieugięty. W napięciu czekała, co powiem. Poczułam się tak, jakby nagle wyrosła między nami ściana. Mamo, mówię poważnie, to jest nie lepsze od morderstwa. Josie, to prawda Bernardzie, nie mogę przykładać do tego ręki. Pamiętam, że pomyślałam, jakby w oderwaniu od wszystkiego, że nigdy jeszcze nie widziałam Katriny tak niepewnej. Zobaczyłam, jak tato dotyka ramienia mamy. Trudno powiedzieć, żeby ją powstrzymać czy pocieszyć. Przez chwilę miałam pustkę w głowie. Potem, jakby we śnie, zeszłam po schodach, minęłam rodziców i podeszłam do drzwi. Po chwili moja siostra poszła za mną. Kąciki ust taty opadły. Tak, jakby starał się pohamować bardzo różne uczucia. Potem odwrócił się do mamy i położył jej rękę na ramieniu. Spojrzała mu w oczy tak, jakby już wiedziała, co tato ma zamiar powiedzieć. A potem rzucił trynie kluczyki. Złapała je jedną ręką. Proszę, powiedział. Wyjdźcie tylnymi drzwiami przez ogródek pani Doherty i weźcie furgonetkę. W furgonetce was nie zobaczą. Jeśli ruszycie teraz i nie będzie korków, to powinnyście zdążyć. Masz pojęcie, czym to wszystko się skończy? zapytała Katrina. Zerkała na mnie kątem oka, gdy pędziłyśmy autostradą. Nie, nie mogłam długo na nią patrzeć. Grzebałam w torbie, próbując ustalić, czego zapomniałam. W uszach wciąż miałam głos pani trajnor po drugiej stronie linii. Luisa, przyjedziesz? Wiem, że nie zawsze się zgadzałyśmy, ale proszę cię. To bardzo ważne, żebyś tu była. Cholera! Jeszcze nigdy nie widziałam mamy w takim stanie! ciągnęła Trina. Paszport, portfel. Klucze do domu. Klucze! Po co? Już przecież nie mam domu. Katrina znów zerknęła na mnie kątem oka. Chodzi mi o to, że jest wściekła, ale to dlatego, że jest w szoku. Wiesz, że w końcu wszystko będzie dobrze? Kiedy przyszłam do domu i powiedziałam, że wpadłam, myślałam, że już nigdy się do mnie nie odezwie. Ale już po czekaj jakichś dwóch tygodniach doszła do siebie. Słyszałam obok siebie gadanie Katryny. Ale nie słuchałam jej tak naprawdę. W ogóle nie mogłam się skupić. Moje zakończenia nerwowe, jakby ożyły, niemal bzyczały w niecierpliwym oczekiwaniu. Zobaczę Ela. Cokolwiek się stanie, zobaczę się z nim. Niemal czułam, jak odległość między nami się zmniejsza. Tak jakbyśmy byli na dwóch końcach jakiejś elastycznej liny. Trin, tak, przełknęłam ślinę. Zrób coś, żebym zdążyła na ten samolot. Determinacja. To drugie imię mojej siostry. Wepchnęłyśmy się przed sznur samochodów, popędziłyśmy skrajnym pasem, przekraczając dozwoloną prędkość, i wreszcie pojawiło się przed nami lotnisko. Zahamowała spiskiem opon, a ja już prawie wyskoczyłam z samochodu, kiedy ją usłyszałam. Hej, Lu! Przepraszam. Odwróciłam się i podbiegłam do niej. Przytuliła mnie naprawdę mocno. Dobrze robisz powiedziała. Wyglądała, jakby miała się rozpłakać. A teraz spadaj. Jeśli po tym, jak ryzykowałam utratę prawa jazdy, spóźnisz się na samolot, nigdy się do ciebie nie odezwę. Nie obejrzałam się. Biegłam całą drogę, aż do stanowiska Swiss Air i byłam tak zdyszana, że musiałam trzy razy powtarzać swoje nazwisko, żeby wreszcie dostać bilety. Do Zurichu dotarłam tuż przed północą. Ze względu na późną godzinę pani Traynor zarezerwowała dla mnie pokój w hotelu przy lotnisku i powiedziała, że następnego dnia o dziewiątej przyśle po mnie samochód. Myślałam, że nie zasnę, ale jednak zasnęłam. Dziwacznym, ciężkim, urywanym snem. I obudziłam się o siódmej następnego ranka, nie mając pojęcia, gdzie jestem. Rozglądałam się nieprzytomnie po nieznajomym pokoju. Patrzyłam na ciężkie wiśniowe zasłony, które miały zapewniać ciemność. Wielki, płaski telewizor, swoją torbę, której nawet nie rozpakowałam. Sprawdziłam godzinę. Było trochę po siódmej według szwajcarskiego czasu. A kiedy wreszcie zdałam sobie sprawę, gdzie jestem, poczułam nagle, jak żołądek ściska mi się ze strachu. Wylazłam z łóżka akurat, żeby zdążyć zwymiotować w łazience. Osunęłam się na kafelkowaną podłogę z włosami przyczepionymi do czoła, opierając się policzkiem o chłodną porcelanę. Znów rozbrzmiewał mi w głowie głos mamy, jej protesty i poczułam, jak ogarnia mnie mroczny lęk. Nie dam rady. Nie chcę znów zawieść. Nie muszę patrzeć, jak Uel umiera. Podniosłam się z jękiem, żeby znów zwymiotować. Nie mogłam jeść. Udało mi się przełknąć filiżankę kawy. Wzięłam prysznic i ubrałam się. Zrobiła się ósma. Patrzyłam na seledynową sukienkę, którą wrzuciłam wczoraj do walizki i zastanawiałam się, czy jest stosowna na tę okazję. Czy wszyscy będą ubrani na czarno? A może powinnam włożyć coś bardziej jaskrawego i pełnego życia? Na przykład tę czerwoną suknię, która tak podobała się Willowi. Dlaczego pani trejnor mnie tu wezwała? Sprawdziłam komórkę, zastanawiając się, czy mogę stąd zadzwonić do Katryny. W Anglii jest teraz siódma. Ale ona pewnie ubiera Tomasa, a nie dałabym rady rozmawiać z mamą. Umalowałam się trochę, a potem siedziałam przy oknie. Minuty mijały powoli. Chyba nigdy w życiu nie czułam się bardziej samotna. Kiedy już nie mogłam znieść siedzenia w niewielkim pokoju, wrzuciłam rzeczy do torby i wyszłam. Kupię sobie gazetę i poczekam w lobby. To chyba nie będzie gorsze, niż siedzieć w pokoju w ciszy, albo przy włączonym kanale informacyjnym, z dławiącymi zasłonami dookoła. Mijając recepcję, zauważyłam komputer ustawiony dyskretnie w kącie z tabliczką Do użytku gości prosimy pytać w recepcji. Czy mogę skorzystać? zapytałam recepcjonistkę. Skinęła głową, a ja kupiłam żeton na godzinę. Nagle wiedziałam dokładnie, z kim chcę porozmawiać. Czułam, że to jedna z nielicznych osób, która pewnie o tej porze siedzi w internecie. Zalogowałam się do czatu i napisałam. Richie, jesteś tu? Siemasz pszczółko. Wcześniej dziś wstałaś. Zawahałam się na chwilę, po czym napisałam. To będzie najdziwniejszy dzień mojego życia. Jestem w Szwajcarii. Wiedział, co to znaczy. Oni wszyscy wiedzieli. Klinika była tematem wielu burzliwych dyskusji. Napisałam: Boję się. To dlaczego tu jesteś? Bo nie mogłabym tu nie być. On mnie poprosił. Czekam w hotelu, żeby z nim pojechać. Po chwili wahania napisałam: Nie mam pojęcia, jak się skończy ten dzień o pszczółko. Co ja mam mu powiedzieć? Jak mam zmienić jego decyzję? Odpowiedział dopiero po dłuższej chwili. Tekst pojawiał się na ekranie wolniej niż zazwyczaj. Tak jakby ważył każde słowo. Jeśli on jest w Szwajcarii, pszczółko, nie sądzę, żeby chciał zmienić zdanie. Poczułam gulę w gardle i przełknęłam ślinę. Richie wciąż pisał. Ja bym nie podjął takiej decyzji, ani większość nas tutaj. Kocham swoje życie, chociaż wolałbym, żeby wyglądało inaczej, ale rozumiem, dlaczego twój przyjaciel ma już dosyć. Takie życie jest strasznie męczące. Sprawni nigdy tego nie zrozumieją, jeśli jest zdeterminowany, jeśli naprawdę nie widzi możliwości, żeby jego sytuacja miała się poprawić. Moim zdaniem, Chyba najlepsze, co możesz zrobić, to być przy nim. Nie musisz uważać, że postępuje słusznie, ale powinnaś tam być. Wstrzymałam oddech. Powodzenia pszczółko. I zajrzyj tu potem. Po tym wszystkim pewnie czeka cię trudny okres. W każdym razie cieszę się, że mam przyjaciółkę taką jak ty. Palce zastygły mi na klawiaturze. Zajrzę. A potem recepcjonistka powiedziała, że przyjechał po mnie samochód. Nie wiem czego się spodziewałam. Może jakiegoś białego domku nad jeziorem, albo z pokrytymi śniegiem górami w tle, a może budynku z marmurowym frontem, wyglądającego jak szpital, ze złotą tabliczką na ścianie. Nie spodziewałam się za to, że pojedziemy przez dzielnicę przemysłową do jakiegoś zwyczajnego domu, obok którego były fabryki i co dziwne. Stadion piłkarski. Minęłam sadzawkę ze złotymi rybkami. Przeszłam przez taras i podeszłam do drzwi. Kobieta, która mi otworzyła, wiedziała od razu, do kogo przyjechałam. On jest tutaj. Czy mam panią do niego zaprowadzić? Zastygłam na chwilę. Patrzyłam na zamknięte drzwi. Dziwnie podobne do tych w przybudówce Willa, przed którymi stałam kilka miesięcy temu. A potem nabrałam powietrza i przytaknęłam. Najpierw zobaczyłam łóżko. Potężny, machoniowy mebel dominował w pokoju. Staroświecka kwiecista kołdra, i poduszki dziwnie nie pasowały do tego miejsca. Po jednej stronie siedział pan trejnor, pani trajnor po drugiej. Pani trajnor była blada jak ściana. Na mój widok wstała. Luisa. Georgina siedziała na krześle w kącie, pochylona, przyciskając dłonie do siebie, jakby się modliła. Gdy weszłam, podniosła głowę, a wtedy zobaczyłam cienie pod oczami czerwonymi od płaczu. I przez chwilę ogarnęło mnie współczucie dla niej. Co bym zrobiła, gdyby to Katrina upierała się, że ma prawo zrobić to samo? Sam pokój był jasny i przestronny. Jak w jakimś ekskluzywnym letnim domu. Na pokrytej płytkami podłodze leżały drogie dywany, koło okna wychodzącego na ogród stała kanapa. Nie wiedziałam, co powiedzieć. To był taki dziwacznie zwyczajny widok, jak gdyby byli rodziną, która próbuje wymyślić, dokąd by tu dziś pojechać na wycieczkę. Odwróciłam się do łóżka. Więc Powiedziałam wciąż z torbą na ramieniu. Obsługa chyba coś się nie stara. Will spojrzał mi w oczy i mimo wszystko, mimo całego lęku, tego, że dwa razy wymiotowałam, i czułam się, jakbym przez rok nie spała. Nagle ucieszyłam się, że tu jestem. Może nie tyle ucieszyłam, ile poczułam ulgę tak, jakbym odcięła sobie jakąś bolącą, dokuczliwą część i komuś ją oddała. A potem się uśmiechnął. To był piękny, powolny uśmiech zrozumienia. Co dziwne, ja też się uśmiechnęłam. Ładny pokój, zauważyłam, i natychmiast zdałam sobie sprawę z idiotyzmu tej uwagi. Zobaczyłam, że Georgina Traynor zamyka oczy, i poczułam, że się rumienie. Will odwrócił się w stronę matki chciałbym porozmawiać z lu. Dobrze? Próbowała się uśmiechnąć. W jej spojrzeniu widziałam milion różnych rzeczy: Ulgę, wdzięczność. Żal, że zostanie odsunięta na te ostatnie minuty? Może nawet nieśmiałą nadzieję, że moja obecność coś znaczy, że los jeszcze może zboczyć ze swoich kolej. Oczywiście. Wstała, żeby wyjść na korytarz? a kiedy się odsunęłam, żeby mogła przejść, mijając mnie, uścisnęła lekko moje przedramię. Spojrzałyśmy na siebie. Jej wzrok złagodniał na chwilę tak, że przez sekundę wyglądała jak ktoś zupełnie inny, a potem odwróciła się ode mnie. — Chodź, Georgina — powiedziała, ponieważ jej córka nie ruszała się z miejsca. Georgina wstała powoli i wyszła w milczeniu. Nawet jej napięte plecy promieniowały niechęcią. A potem zostaliśmy sami. Will na wpół siedział w łóżku, tak, że mógł wyglądać przez okno po lewej, gdzie w małym ogrodzie wesoło ciurkał strumyk czystej wody, przepływający pod tarasem. Na ścianie wisiał źle oprawiony, drukowany obrazek, przedstawiający Dalię. Pamiętam, że pomyślałam sobie, że to okropne patrzeć na taki landschaft w ostatnich godzinach swojego życia. Więc. Chyba nie zamierzasz. Nie zamierzam cię przekonywać, żebyś zmienił zdanie. Skoro tu jesteś, to znaczy, że akceptujesz mój wybór. To pierwsza rzecz, o jakiej mogłem zdecydować od czasu wypadku. Wiem. To było jasne. On to wiedział. I ja to wiedziałam. Nie zostało już nic, co mogłabym zrobić. Czy wiecie, jak to trudno nic nie mówić? Kiedy każdą swoją cząsteczką chciałoby się zrobić coś wręcz przeciwnego? Ćwiczyłam to przez całą drogę z lotniska, ale i tak myślałam, że się uduszę. Skinęłam głową. Kiedy wreszcie się odezwałam, mówiłam cichym, łamiącym się głosem. Tęskniłam za tobą. Tylko to mogłam mu powiedzieć. Odprężył się. Chodź tu. Ponieważ się zawahałam, dodał. Proszę, chodź. Tutaj na łóżko. Obok mnie. Zdałam sobie sprawę, że Will czuje prawdziwą ulgę. Że cieszy się, że mnie widzi. Tak, że nie będzie w stanie mi tego powiedzieć. I zdałam sobie sprawę, że to będzie musiało wystarczyć. Zrobię to, o co prosi. To będzie musiało wystarczyć. Ułożyłam się na łóżku obok niego i objęłam go ramieniem. Położyłam mu głowę na piersi, czując, jak łagodnie unosi się i opada. Czułam słaby dotyk palców łyla na swoich plecach, jego ciepły oddech we włosach. Zamknęłam oczy. Wdychając jego zapach, wciąż tę samą kosztowną cedrową nutę, wyraźną mimo nijakiej świeżości pokoju i lekko niepokojącego zapaszku środków dezynfekcyjnych. Starałam się w ogóle o niczym nie myśleć. Próbowałam po prostu być wchłaniać obecność mężczyzny, którego kochałam zapisać ją w sobie na zawsze. Nie odzywałam się. A potem usłyszałam jego głos. Byłam tak blisko, że kiedy się odezwał, czułam wibrację jego głosu. Hej, Clark powiedział powiedz mi coś dobrego. Spojrzałam przez okno na błękitne szwajcarskie niebo i opowiedziałam mu historię dwojga ludzi dwojga ludzi, którzy nie powinni byli się spotkać a kiedy już się spotkali wcale się nie lubili. Ale potem odkryli, że tylko oni dwoje na świecie rozumieją się nawzajem. Opowiedziałam mu o przygodach, jakie razem przeżyli, miejscach, które odwiedzili i rzeczach, których nigdy nie spodziewałam się zobaczyć. Wyczarowałam dla niego lazurowe niebo, tęczowe morza i wieczory pełne śmiechu i głupich żartów. Namalowałam przed nim świat, bardzo daleki od dzielnicy przemysłowej w szwajcarskim mieście. Świat, w którym nadal w jakiś sposób był tym, kim chciałby być. Stworzyłam świat taki, jaki on stworzył dla mnie, pełen cudów i możliwości. Dałam mu do zrozumienia, że rana, jaką mi kiedyś zadano, zabliźniła się, tak, że nie zostało po niej śladu. I że choćby za to, będę mu wdzięczna na zawsze. I kiedy mówiłam? Wiedziałam, że to będą najważniejsze słowa, jakie kiedykolwiek powiem. I że muszą to być właściwe słowa. Żeby to nie była propaganda, próba skłonienia go, żeby zmienił zdanie, ale żeby były pełne szacunku dla tego, co mówił Will. Powiedziałam mu coś dobrego. Czas zwolnił, a potem się zatrzymał. Byliśmy tylko my dwoje. W pustym, rozświetlonym słońcem pokoju. Słychać było tylko moje słowa, które mruczałam mu do ucha. Will nie mówił za dużo. Nie odpowiadał ani nie wtrącał sarkastycznych uwag czy kpin. Czasem kiwał głową, wciąż przytuloną do mojej. I coś mruczał albo wzdychał. Być może z zadowolenia, gdy przypominał sobie jakieś inne wspomnienie. To było. Powiedziałam mu. Najlepsze pół roku w moim życiu. Milczeliśmy długo. To zabawne, Clark, ale w moim też. A potem zupełnie nagle pękło mi serce. Twarz mi się ściągnęła w grymasie, straciłam całe panowanie nad sobą. Przytuliłam go mocno, nie dbając o to, czy czuję, jak trzęsę się od szlochu, bo ogarnęła mnie straszliwa rozpacz. Owładnęła mną całkowicie, rozdzierając serce, brzuch i głowę, przytłaczając ciężarem nie do wytrzymania naprawdę nie do wytrzymania Nie płacz, Clark mruknął. Czułam jego usta na swoich włosach Proszę, nie płacz. Spójrz na mnie. Zacisnęłam oczy i potrząsnęłam głową Popatrz na mnie proszę. Nie mogłam. Jesteś zła. Proszę. Nie chcę cię skrzywdzić ani sprawić. Nie. Znów potrząsnęłam głową. Nie o to chodzi. Nie chcę. Przycisnęłam policzek do jego piersi. Nie chcę, żeby ostatnią rzeczą, jaką zobaczysz, była moja zaryczana, zasmarkana twarz. Wciąż nie rozumiesz, prawda? Słychać było uśmiech w jego głosie. To nie ty, tu decydujesz. Długo nie mogłam się pozbierać. Wydmuchałam nos, odetchnęłam głęboko. Wreszcie podniosłam się na łokciu i spojrzałam na niego. Jego spojrzenie, tak długo pełne napięcia i bólu, teraz było dziwnie jasne i spokojne. Wyglądasz pięknie bardzo śmieszne chodź tu powiedział. Przesun się do mnie. Znów się położyłam, patrząc na niego. Zobaczyłam zegar nad drzwiami i nagle poczułam, że czas ucieka. Wzięłam jego ramię i ułożyłam je wokół siebie. Przytuliłam się do niego tak, że leżeliśmy ciasno spleceni. Ujęłam jego dłoń. Te sprawną i całowałam kostki palców, czując jak lekko zaciskają się na mojej ręce. Jego ciało było teraz tak bardzo znajome. Znałam je tak, jak nigdy nie znałam ciała Patryka: jego mocne punkty i słabości, blizny i zapachy. Przesunęłam się tak blisko twarzy Willa, że jego rysy zamazały mi się przed oczami. I zatraciłam się w nich. Głaskałam jego włosy, skórę, czoło z nosem tuż przy jego nosie, czując jak łzy spływają mi po policzkach. A on przez cały ten czas przyglądał mi się w milczeniu, uważnie, tak jakby chciał zapamiętać każdą moją cząstkę. Już wtedy się chował. Wycofywał w jakieś niedostępne dla mnie miejsce. Pocałowałam go, próbując przywołać go z powrotem. Przez chwilę zatrzymałam wargi na jego ustach, tak, że nasze oddechy się zmieszały. Moje łzy zostawiły słony ślad na jego skórze. A ja powiedziałam sobie, że jakieś jego cząsteczki na zawsze będą częścią mnie. Wciąż żywe. Wieczne. Chciałam przytulić się do Niego całą sobą, stopić się z Nim. Chciałam dać Mu całą swoją energię i zmusić Go, żeby żył. Zdałam sobie sprawę, że. boję się, jak będę żyła bez Niego. Chciałam go zapytać: Jak to jest, że Ty masz prawo zniszczyć moje życie, a ja nie mam nic do powiedzenia w Twoim? Ale obiecałam. Przytuliłam go więc. Willa trainora Byłego rekina biznesu. Wielbiciela sportów ekstremalnych, sportowca, podróżnika. Kochanka. Tuliłam go mocno w milczeniu, powtarzając mu bez słów, że był kochany. Jakże kochany. Nie potrafię powiedzieć, jak długo tak leżeliśmy. Niejasno zdawałam sobie sprawę, że za drzwiami toczy się cicha rozmowa. Szurają czyjeś kroki, gdzieś daleko bije kościelny dzwon. Wreszcie poczułam, jak odetchnął głęboko. Z lekkim wzdrygnięciem. Odchylił głowę tak, żebyśmy mogli się lepiej widzieć. Zamrugałam do niego. Uśmiechnął się niemal przepraszająco. Clark. Odezwał się cicho. Możesz poprosić moich rodziców. Rozdział 27. Koronna służba prokuratorska do wiadomości naczelnik do spraw oskarżeń publicznych, doradztwo poufne w sprawie William John Traynor. 4. września 2009. Wydział dochodzeniowo śledczy zakończył przesłuchania wszystkich osób związanych ze sprawą. Wszelkie stosowne dokumenty w załączeniu. Głównym przedmiotem śledztwa jest pan William Traynor, 35-letni były wspólnik w firmie Maddingley Lewins z siedzibą w Londynie. Pan Traynor doznał urazu rdzenia kręgowego w wypadku drogowym w 2007 roku i zdiagnozowano u niego uszkodzenie kręgów C5-6 skutkujące paraliżem, z bardzo ograniczoną możliwością poruszania tylko jednym ramieniem, co wiązało się z koniecznością całodobowej opieki. Dokumentacja medyczna w załączeniu. Jak wynika z dokumentów, pan Trainer dołożył starań, by uporządkować swoje sprawy prawne na jakiś czas przed wyjazdem do Szwajcarii. Przekazano nam poświadczone notarialnie oświadczenie woli sporządzone przez jego prawnika, pana Michaela Loera. Oraz kopię wszystkich dokumentów związanych z konsultacjami w klinice. Rodzina i przyjaciele pana trejnora wyrazili swój sprzeciw wobec jego pragnienia, by przedwcześnie zakończyć życie, ale biorąc pod uwagę historię jego przypadku oraz poprzednią próbę samobójczą, opisane w załączonej dokumentacji szpitalnej, jego intelekt i siłę charakteru najwyraźniej nie udało im się go przekonać. Nawet podczas półrocznego okresu odroczenia, wynegocjowanego z nim właśnie w tym celu. Należy zauważyć, że jedną z beneficjentek testamentu pana Trainora jest jego opiekunka, panna Louisa Clark. Ze względu na jej stosunkowo krótką znajomość z panem Trainorem, skala jego hojności wobec niej może budzić wątpliwości. Jednak żadna ze stron nie chce podważać udokumentowanych prawnie życzeń pana Trainora. Panna Clark. Została kilkakrotnie przesłuchana przez policję. Uznano, że dołożyła ona wszelkich starań, żeby odwieść pana trejnora od jego zamiaru. W załączeniu jej kalendarz przygód. Należy też podkreślić, że pani Kamila Trejnor, matka zmarłego, która od wielu lat jest szanowanym sędzią pokoju, ze względu na rozgłos towarzyszący całej sprawie, złożyła rezygnację ze stanowiska. Państwo Traynorowie rozstali się zaraz po śmierci syna. Chociaż korzystanie z metod wspomaganego samobójstwa w zagranicznych klinikach nie jest postępowaniem popieranym przez KSP, biorąc pod uwagę zgromadzone dowody, jest oczywiste, że działania rodziny i opiekunów pana trajnora są zgodne z obecnymi wskazówkami dotyczącymi postępowania w przypadku wspomaganego samobójstwa oraz możliwych zarzutów wobec osób bliskich zmarłego. Po pierwsze, Pan trajnor został uznany za zdolnego do podjęcia takiej decyzji i wyraził dobrowolne, jednoznaczne, trwałe i przemyślane życzenie, by ją podjąć. Po drugie, nic nie wskazuje na choroby umysłowe, ani też na stosowanie przymusu przez którąkolwiek ze stron. Po trzecie, pan trajnor stwierdził jednoznacznie, że chce popełnić samobójstwo. Po czwarte, choroba pana trejnora była poważna i nieuleczalna. Po piąte. Działania osób towarzyszących panu traynorowi można opisać jako niechętne asystowanie wobec stanowczego życzenia ofiary. Po szóste. Wszystkie osoby mające związek ze sprawą okazały wszelką pomoc służbom prowadzącym dochodzenie. Biorąc pod uwagę wszystkie te fakty, uprzednią nieposzlakowaną opinię wszystkich osób oraz dołączone dowody, uznaje, że wnoszenie oskarżenia w tej sprawie nie leży w interesie publicznym. Sugeruję, że jeśli Naczelnik do Spraw Oskarżeń Publicznych zechce wydać oświadczenie w tej sprawie, należałoby podkreślić w nim jasno, że przypadek Treynora nie stanowi żadnego precedensu i że KSP nadal będzie osądzać każdy przypadek indywidualnie, biorąc pod uwagę jego szczególne cechy i okoliczności. Z wyrazami szacunku. Shilama Kinon. Koronna Służba Prokuratorska. Epilog. Postępowałam po prostu zgodnie z instrukcją. Usiadłam pod ciemnozieloną markizą kawiarni, wpatrując się w rozciągającą się przede mną ruï de franc bourgeois. Łagodne słońce paryskiej jesieni grzało mnie w policzek. Kelner z galijską zręcznością postawił przede mną talerz rogalików i dużą filiżankę kapy. Kilkadziesiąt metrów dalej, dwóch rowerzystów zatrzymało się na światłach i zaczęło gawędzić ze sobą. Jeden miał niebieski plecak, z którego pod różnymi kątami wystawały dwie duże bagietki. W powietrzu, nieruchomym i parnym, unosił się aromat kawy i ciastek, i ostry zapach czyichś papierosów. Skończyłam czytać list od Twiny. Pisała, że chętnie by zadzwoniła, ale nie stać ją na rozmowy międzynarodowe. Jest najlepsza ze swojego roku z księgowości i ma nowego chłopaka, który nazywa się Sandip. On nie może się zdecydować, czy pracować w firmie handlowej swojego ojca przy Heathrow i ma jeszcze gorszy gust muzyczny niż ona. Thomas jest bardzo przejęty przejściem do następnej klasy. Tacie nadal doskonale idzie w pracy, przesyła całusy. Trina była pewna, że mama niedługo mi wybaczy. Na pewno dostała twój list, napisała. Wiem, że go przeczytała. Daj jej trochę czasu. Upiłam łyk kawy, na chwilę przenosząc się na Renfrew Road, do domu, który wydawał się odległy o miliony mil. Siedziałam mrużąc oczy w słońcu i patrząc, jak jakaś kobieta w okularach słonecznych poprawia sobie fryzurę, przeglądając się w witrynie. Wydała usta do swojego odbicia, wyprostowała się nieco, po czym poszła dalej ulicą. Odstawiłam filiżankę. Głęboko odetchnęłam, po czym wzięłam do ręki drugi list. List, który nosiłam przy sobie od prawie sześciu tygodni. Z przodu koperty, wypisane drukowanymi literami, widniało moje nazwisko, a poniżej instrukcja: Przeczytać w Café Marquis, Ruy de Franc Bourgeois, przy rogalikach i dużej filiżance Café Creme. Śmiałam się przez łzy, kiedy przeczytałam to po raz pierwszy. Cały Will zawsze musi być tak, jak on chce. Kelner, wysoki, energiczny mężczyzna z karteluszkami wetkniętymi za fartuch, odwrócił się i spojrzał na mnie. Wszystko w porządku? pytały jego uniesione brwi. Tak. Powiedziałam, a potem trochę niepewnie, Wi, List był wydrukowany na komputerze. Rozpoznałam tę samą czcionkę, co na kartce, którą wysłał mi dawno temu. Usiadłam wygodnie na krześle i zaczęłam czytać. Clark. Minie kilka tygodni, zanim to przeczytasz. Nawet biorąc pod uwagę twoje świeżo odkryte zdolności organizacyjne, wątpię, żeby udało ci się dotrzeć do Paryża przed początkiem września. Mam nadzieję, że kawa jest mocna i dobra, a rogaliki świeże i że wciąż jest dość ciepło, żeby usiąść na jednym z tych metalowych krzesełek na chodniku, które zawsze się trochę chwieją. To całkiem niezła kawiarnia, Marki. Mają tu także dobre steki, gdybyś miała ochotę wrócić tu na lunch. A jeśli spojrzysz w ulicę po lewej, mam nadzieję, że zobaczysz L'Artisan Parfumer, dokąd, kiedy już to przeczytasz, powinnaś pójść i wypróbować zapach, który nazywa się Papillon Extrême. Nie pamiętam dokładnie. Zawsze myślałem, że doskonale by do ciebie pasował. Okej, okay. dosyć tych instrukcji. Chciałbym Ci powiedzieć kilka rzeczy, które powiedziałbym ci osobiście, ale. A. Zaraz zaczęłabyś płakać. B. Nie pozwoliłabyś mi powiedzieć tego wszystkiego głośno. Zawsze za dużo mówisz. No więc tak. Czek, który dostałaś w pierwszej kopercie od Michaela Lowera, to nie jest pełna kwota, tylko mały podarunek, żeby ci było łatwiej przez pierwsze tygodnie bez pracy i żebyś mogła pojechać do Paryża. Kiedy wrócisz do Anglii. Weź ten list i pójdź do Michaela, do jego biura w Londynie, a on da ci stosowne dokumenty, żebyś mogła korzystać z konta, które założył dla mnie na twoje nazwisko. Na tym koncie jest dość pieniędzy, żebyś mogła kupić sobie jakieś ładne mieszkanko i zapłacić za studia i utrzymanie. Moi rodzice wiedzą o tym wszystkim. Mam nadzieję, że dzięki temu i dzięki Michaelowi będzie z tym jak najmniej zamieszania. Clark. Już prawie słyszę, jak zaczynasz protestować. Tylko nie panikuj, ani nie próbuj oddawać tych pieniędzy. Nie ma tego tyle, żebyś mogła siedzieć na tyłku i nic nie robić przez resztę życia, ale powinno wystarczyć, żeby kupić ci wolność. I od tego klaustrofobicznego miasteczka, które oboje nazywamy domem, i od wyborów, do których, jak ci się wydawało, byłaś zmuszona. Nie daję ci pieniędzy, żebyś za mną tęskniła albo czuła się moją dłużniczką. Ani na jakąś cholerną pamiątkę. Daję ci je, bo już niewiele jest rzeczy, które sprawiają, że jestem szczęśliwy. Ale tobie się to udaje. Zdaję sobie sprawę, że stałem się dla ciebie powodem cierpienia i rozpaczy. Ale mam nadzieję, że któregoś dnia, kiedy będziesz mniej zła na mnie i mniej smutna, zrozumiesz, że mogłem zrobić tylko to, co zrobiłem. Ale też, że to pomoże ci mieć naprawdę dobre życie lepsze. Niż gdybyś mnie nie spotkała. Pewnie przez jakiś czas będziesz się czuła nieswojo w tym nowym świecie. Człowiek zawsze czuje się dziwnie, kiedy musi wyjść ze swojej wygodnej norki. Ale mam nadzieję, że poczujesz także radość. Twoja mina wtedy, kiedy wróciłaś po nurkowaniu, powiedziała mi wszystko. Masz w sobie głód, Clark, nieustraszoność, tylko zakopała się gdzieś głęboko. Tak jak większość ludzi. Nie mówię, że masz skakać na z zwierzowców, czy pływać z wielorybami. Chociaż ci chcę, bym się z tego cieszył. Ale żebyś żyła odważnie. Zmuszaj się do przekraczania własnych granic. Nie spoczywaj na laurach. Noś z dumą swoje pasiaste rajstopy. A jeśli upierasz się, żeby związać się na stałe z jakimś śmiesznym gościem, zachowaj to gdzieś w sobie. Świadomość, że wciąż masz przed sobą możliwości, to luksus. Świadomość, że mogłem ci je dać, to dla mnie w pewnym sensie ukojenie. To właśnie chciałem ci powiedzieć. Pozostaniesz na zawsze w moim sercu, Clark. Byłaś w nim od pierwszego dnia, kiedy weszłaś do pokoju. Ze swoimi odjazdowymi ciuchami, kiepskimi żartami i kompletną niezdolnością ukrywania uczuć. Zmieniłaś moje życie dużo bardziej, niż te pieniądze zmienią twoje. Nie myśl o mnie za często. Nie chcę, żebyś się mazała. Po prostu żyj dobrze. Po prostu żyj. Ucałowania. Well. Łza spadła mi na blad chwiejnego stolika. Otarłam dłonią policzek i odłożyłam list na stół. Dopiero po kilku minutach znów widziałam wszystko wyraźnie. Może jeszcze kawy? zapytał kelner, który pojawił się przede mną. Zamrugałam. Był młodszy niż myślałam i wydawał się mniej wyniosły niż przedtem. Może paryscy kelnerzy są uczeni, że mają być mili dla kobiet płaczących w kawiarniach. A może... koniaku? Zerknął na list i uśmiechnął się jakby ze zrozumieniem. Nie, uśmiechnęłam się do niego. Dziękuję. Muszę... muszę coś załatwić. Zapłaciłam rachunek, a list włożyłam starannie do kieszeni. Wstałam, założyłam torebkę na ramię. I poszłam ulicą w stronę perfumerii. Przede mną był cały Paryż. Epilog. Postępowałam po prostu zgodnie z instrukcją. Usiadłam pod ciemnozieloną markizą kawiarni, wpatrując się w rozciągającą się przede mną ruidę de franc bourgeois. Łagodne słońce paryskiej jesieni grzało mnie w policzek. Kelner z galijską zręcznością postawił przede mną talerz rogalików i dużą filiżankę kapy. Kilkadziesiąt metrów dalej, dwóch rowerzystów zatrzymało się na światłach i zaczęło gawędzić ze sobą. Jeden miał niebieski plecak, z którego pod różnymi kątami wystawały dwie duże bagietki. W powietrzu, nieruchomym i parnym, unosił się aromat kawy i ciastek, i ostry zapach czyichś papierosów. Skończyłam czytać list od Twiny. Pisała, że chętnie by zadzwoniła, ale nie stać ją na rozmowy międzynarodowe. Jest najlepsza ze swojego roku z księgowości i ma nowego chłopaka, który nazywa się Sandip. On nie może się zdecydować, czy pracować w firmie handlowej swojego ojca przy Heathrow i ma jeszcze gorszy gust muzyczny niż ona. Thomas jest bardzo przejęty przejściem do następnej klasy. Tacie nadal doskonale idzie w pracy, przesyła całusy. Trina była pewna, że mama niedługo mi wybaczy. Na pewno dostała twój list, napisała. Wiem, że go przeczytała. Daj jej trochę czasu. Upiłam łyk kawy, na chwilę przenosząc się na Renfrew Road, do domu, który wydawał się odległy o miliony mil. Siedziałam, mrużąc oczy w słońcu i patrząc, jak jakaś kobieta w okularach słonecznych poprawia sobie fryzurę, przeglądając się w witrynie. Wydała usta do swojego odbicia, wyprostowała się nieco, po czym poszła dalej ulicą. Odstawiłam filiżankę. Głęboko odetchnęłam, po czym wzięłam do ręki drugi list. List, który nosiłam przy sobie od prawie sześciu tygodni. Z przodu koperty, wypisane drukowanymi literami, widniało moje nazwisko, a poniżej instrukcja. Przeczytać w Café Marquis, Ruy de Franc Bourgeois, przy rogalikach i dużej filiżance café creme. Śmiałam się przez łzy, kiedy przeczytałam to po raz pierwszy. Cały Will zawsze musi być tak, jak on chce. Kelner, wysoki, energiczny mężczyzna z karteluszkami wetkniętymi za fartuch, odwrócił się i spojrzał na mnie. Wszystko w porządku? Pytały jego uniesione brwi. Tak. Powiedziałam, a potem trochę niepewnie, Wi, List był wydrukowany na komputerze. Rozpoznałam tę samą czcionkę, co na kartce, którą wysłał mi dawno temu. Usiadłam wygodnie na krześle i zaczęłam czytać. Clark. Minie kilka tygodni, zanim to przeczytasz. Nawet biorąc pod uwagę twoje świeżo odkryte zdolności organizacyjne, wątpię, żeby udało ci się dotrzeć do Paryża przed początkiem września. Mam nadzieję, że kawa jest mocna i dobra, a rogaliki świeże i że wciąż jest dość ciepło, żeby usiąść na jednym z tych metalowych krzesełek na chodniku, które zawsze się trochę chwieją. To całkiem niezła kawiarnia. Marki mają tu także dobre steki, gdybyś miała ochotę wrócić tu na lunch. A jeśli spojrzysz w ulicę po lewej, mam nadzieję, że zobaczysz l'artisan parfumer. Dokąd, kiedy już to przeczytasz, powinnaś pójść i wypróbować zapach, który nazywa się papillon extrême. Nie pamiętam dokładnie. Zawsze myślałem, że doskonale by do ciebie pasował. Okej, okay. dosyć tych instrukcji. Chciałbym Ci powiedzieć kilka rzeczy, które powiedziałbym Ci osobiście, ale. A. Zaraz zaczęłabyś płakać. B. Nie pozwoliłabyś mi powiedzieć tego wszystkiego głośno. Zawsze za dużo mówisz. No więc tak. Czek, który dostałaś w pierwszej kopercie od Michaela Lowera, to nie jest pełna kwota, tylko mały podarunek, żeby Ci było łatwiej przez pierwsze tygodnie bez pracy i żebyś mogła pojechać do Paryża. Kiedy wrócisz do Anglii, Weź ten list i pójdź do Michaela, do jego biura w Londynie, a on da Ci stosowne dokumenty, żebyś mogła korzystać z konta, które założył dla mnie na twoje nazwisko. Na tym koncie jest dość pieniędzy, żebyś mogła kupić sobie jakieś ładne mieszkanko i zapłacić za studia i utrzymanie. Moi rodzice wiedzą o tym wszystkim. Mam nadzieję, że dzięki temu i dzięki Michaelowi będzie z tym jak najmniej zamieszania. Clark. Już prawie słyszę, jak zaczynasz protestować. Tylko nie panikuj ani nie próbuj oddawać tych pieniędzy. Nie ma tego tyle, żebyś mogła siedzieć na tyłku i nic nie robić przez resztę życia. Ale powinno wystarczyć, żeby kupić ci wolność. I od tego klaustrofobicznego miasteczka, które oboje nazywamy domem, i od wyborów, do których, jak ci się wydawało, byłaś zmuszona. Nie daję ci pieniędzy, żebyś za mną tęskniła albo czuła się moją dłużniczką. Ani na jakąś cholerną pamiątkę. Daję ci je, bo już niewiele jest rzeczy, które sprawiają, że jestem szczęśliwy. Ale tobie się to udaje. Zdaję sobie sprawę, że stałem się dla ciebie powodem cierpienia i rozpaczy. Ale mam nadzieję, że któregoś dnia, kiedy będziesz mniej zła na mnie i mniej smutna, zrozumiesz, że mogłem zrobić tylko to, co zrobiłem. Ale też, że to pomoże ci mieć naprawdę dobre życie lepsze. Niż gdybyś mnie nie spotkała. Pewnie przez jakiś czas będziesz się czuła nieswojo w tym nowym świecie. Człowiek zawsze czuje się dziwnie, kiedy musi wyjść ze swojej wygodnej norki. Ale mam nadzieję, że poczujesz także radość. Twoja mina wtedy, kiedy wróciłaś po nurkowaniu, powiedziała mi wszystko. Masz w sobie głód, Clark. Nieustraszoność, tylko zakopała ją gdzieś głęboko. Tak jak większość ludzi. Nie mówię, że masz skakać na z zwierzowców, czy pływać z wielorybami. Chociaż ci chcę, bym się z tego cieszył, ale żebyś żyła odważnie: zmuszaj się do przekraczania własnych granic, nie spoczywaj na laurach, noś z dumą swoje pasiaste rajstopy, a jeśli upierasz się, żeby związać się na stałe z jakimś śmiesznym gościem, zachowaj to gdzieś w sobie. Świadomość, że wciąż masz przed sobą możliwości, to luksus. Świadomość, że mogłem ci je dać, to dla mnie w pewnym sensie ukojenie. To właśnie chciałem ci powiedzieć. Pozostaniesz na zawsze w moim sercu, Clark. Byłaś w nim od pierwszego dnia, kiedy weszłaś do pokoju. Ze swoimi odjazdowymi ciuchami, kiepskimi żartami i kompletną niezdolnością ukrywania uczuć. Zmieniłaś moje życie dużo bardziej, niż te pieniądze zmienią twoje. Nie myśl o mnie za często. Nie chcę, żebyś się mazała. Po prostu żyj dobrze. Po prostu żyj. Ucałowania. Well. Łza spadła mi na blat chwiejnego stolika. Otarłam dłonią policzek i odłożyłam list na stół. Dopiero po kilku minutach znów widziałam wszystko wyraźnie. Może jeszcze kawy? zapytał kelner, który pojawił się przede mną. Zamrugałam. Był młodszy niż myślałam i wydawał się mniej wyniosły niż przedtem. Może paryscy kalnerzy są uczeni, że mają być mili dla kobiet płaczących w kawiarniach? A może koniaku? Zerknął na list i uśmiechnął się, jakby ze zrozumieniem Nie uśmiechnęłam się do niego Dziękuję. Muszę, muszę coś załatwić. Zapłaciłam rachunek, a list włożyłam starannie do kieszeni. Wstałam? Założyłam torebkę na ramię. I poszłam ulicą w stronę perfumerii. Przede mną był cały Paryż.